Juliusz Wern Przygody trzech Rosjan i trzech Anglików w południowej Afryce Czyta Robert Fraś Rozdział pierwszy Nad brzegami rzeki Oranie W dniu 27 stycznia 1854 roku dwóch ludzi, wygodnie rozciągniętych u stóp brzozy płaczącej, prowadziło rozmowę. U stóbi toczyły się szerokie nurty rzeki Oranie. Wodozbiór ten zwany przez Holendrów Wielką Rzeką, a przez Hotentotów Gariepem, może śmiało współzawodniczyć z trzema wielkimi arteriami afrykańskiego lądu: Nilem, Zambezi i Nigrem. Nie zbywa jej równie jak tamty ani na wodospadach, ani na prądach gwałtownych i wylewach. Znakomici podróżnicy jak Thomson, Aleksander i Burchell których imiona dobrze są znane, nad brzegami tej rzeki sławią czystość jej wód i czarowny wdzięk jej wybrzeży. W miejscu, gdzie nasi wędrowcy spoczywają, Oranie zbliża się ku łańcuchowi gór księcia Jorku. Okolica tutaj prześliczna. Nieprzebyte skaliste ściany, potężne masy nastroszonych głazów, mnóstwo pni drzewnych skamieniałych, olbrzymie lasy dziewicze, nietknięte dotąd niszczącą siekierą europejskiego przybysza. Wszystko to razem, ujęte w ramę błękitniejących z dala gór garjepu wspaniały przedstawia widok. W górze rzeka na skalistymi brzegami, niedozwalającymi ciasnemu łożysku objąć ogromnej masy wód, wre, kipisz, szaleje, aż wreszcie, straciwszy nagle pod sobą grunt, rzuca się z wysokości 400 stóp z przerażającym gromem w przepaść. Powyżej wodospadu, szeroko rozlane nurty rozbijają się o podwodne głazy. A dalej opływają mnóstwo kęp zieleniu okrytych. Poniżej czarna, niezgłębiona otchłań, w którą bez przerwy spadają wody z hukiem przewyższającym turkot gromu w szalonej burzy. Z przepaści tej wypadają kłęby pary, a w kropelkach ich świetlne promienie słoneczne rozszczepiając się tworzą wieczystą tęczę. Z pomiędzy dwóch podróżnych, których tu niezawodnie zapędziła chęć zbadania tych tajemniczych krain Afryki Południowej, Jeden prawie nie zważał na roztoczone przed nim wdzięki wody. Był to myśliwiec, piękny okaz walczącego plemienia o bystrym oku i muskularnej budowie, prowadzącego koczownicze życie w lasach. Anglicy zowią je Bushmenami. Bushmen po holendersku bohjesman znaczy dosłownie człowiek zarośli. Plemiona te koczują w północno-zachodniej części kolonii przylądowej. Nie mają one stałych siedzib. Życie im spływa na ciągłym błąkaniu się w krainach leżących pomiędzy rzeką Orani a wschodnimi górami. Buszmeni prowadzą wieczną wojnę z osadnikami, którzy ich wyparli z żyznej, rodzinnej ziemi i zapędzili w te jałowe okolice, gdzie głaz zastępuje roślinność. Mszcząc się za to, plądrują i palą ich farmy, niszczą zbiory i zabierają cały tobytek. Bushman, o którym mówimy, miał lat około 40. Odznaczały go wysoki wzrost i silna muskularna budowa. Ciało jego nawet podczas spoczynku zdradzało energię. Twarz, spalona słońcem, siła i łatwość ruchów przypominały sławionych piórem Coopera myśliwców kanadyjskich. Nie posiadał jednakże zimnej krwi sokolego oka, którego powieściopisarz amerykański w ostatnim Mohikanie uwiecznił. Zmiana cery za każdym silniejszym wzruszeniem wewnętrznym dowodziła tego dobitnie. Bushman nie był dziki jak jego pobratymcy, dawni Saskwasowie. Syn Anglika i hotentotki, mieszaniec, zyskał raczej aniżeli stracił na ciągłym obcowaniu z Europejczykami. Ubiór jego półeuropejski, półhotentocki składał się ze szkarłatnej koszuli wełnianej, z kaftana i spodni ze skóry antylopy, z kamaszy, na które żbik swej odzieży dostarczył. Na szyi miał zawieszoną torbę z nożem, fajką i tytoniem. Barania czapka pokrywała mu głowę, pas skórzany surowcowy otaczał kibić. Ręce powyżej piersi zdobyły bransolety misternie wyrzezane z kości słoniowej. Na koniec z ramion zwieszał mu się płaszcz sporządzony ze skóry lampardziej i spływający aż do kolan. U jego stóp spoczywał pies rasy krajowej. Buszman co chwila pociągając dym i puszczając go kłębami dawał widoczne oznaki niecierpliwości. Uspokój się, uspokój mokumie, rzekł do niego towarzysz w języku angielskim, który buszman dobrze znał. Nie zdarzyło mi się jeszcze widzieć tak niecierpliwego człowieka jak ty, gdy nie polujesz. Zastanówże się, mój zacny towarzyszu, że naszego położenia nie jesteśmy w stanie zmienić. Ci, na których czekamy, prędzej czy później przybyć muszą, jeżeli nie dziś, to jutro. Towarzysz myśliwca był człowiekiem młodym, zaledwie 25 lat liczącym, a zupełnie odmiennym od Mokuma. Każdy jego ruch odznaczał się spokojem i flegmą. Dość było spojrzeć, żeby poznać, że to Anglik. Ubiór zbyt miejski świadczył wymownie, że włóczenie się po lasach nie było jego rzemiosłem. Miał minę mieszczucha zbłąkanego w pustyni, coś na kształt buchaltera. Także oko mimowolnie szukało pióra za uchem, które wiecznie tkwi tam u wszystkich kasjerów, buchalterów, rachmistrzów i tym podobnych okazów z licznej rodziny pracujących w bankach i kantorach. W istocie młodzian ten nie był podróżnikiem, a tym mniej kancelistą, ale za to uczonym astronomem którego wysłano na przylądek dla pracowania w Tamecznym Obserwatorium, oddającym od wielu lat, jak wiadomo, prawdziwe usługi nauce. Uczony ten, przesiedlony nagle w pustynie afrykańskie, oddalony o kilkaset mil angielskich od Cape Town, z trudnością powstrzymywał niecierpliwość swego towarzysza. – Fanie Emery – rzekł Moku czystą angielszczyzną – od ośmiu już dni na próżno oczekujemy zapowiedzianych gości na punkcie zbornym nad rzeką Ranie, przy wodospadzie Morkheda. Jeszcze się też żadnemu z mojej rodziny nie przytrafiło, żeby na jednym i tymże samym miejscu pozostawał przez tydzień. Pamiętaj, pan, że jesteśmy plemieniem koczowniczym i że nam się ziemia pali pod nogami, gdy tak bezczynnie siedzimy. Mój kochany Mokumie, pamiętaj znowu ty o tym, że ci, na których czekamy, przybywają z Anglii, a więc, że można im jakiś tydzień swolgować. Trzeba wziąć w rachubę rozległość oceanu, trudności, jakich doznają płynąc w górę ranie statkiem parowym, słowem, tysiączne przeszkody połączone z podobnym przedsięwzięciem. Polecono nam, żebyśmy przygotowali wszystko do wyprawy mającej na celu zapuszczenie się w głąb południowej Afryki, a następnie oczekiwali przy wodospadzie Morcheda mego uczonego kolegi pułkownika Everesta z Obserwatorium w Cambridge. Otóż jesteśmy w miejscu naznaczonym, przy wodospadzie. Czego chcesz więcej, mój zacny nemrodzie? Zdaje się, że myśliwiec pragnął czegoś więcej, bo jego palec raz po raz gorączkowo dotykał zamka wybornego karabinu, którego stożkowe pociski zatrzymywały w odległości dziewięciuset yardów pędzącego żbika lub antylopę. Pokazuje się, że Bushman wzgardził kołczanem i zatrutymi strzałami swych ojców, a przenosił na dnie bronię europejską. Czy nie mylisz się tylko, pani Emery? Czy w istocie naznaczono ci spotkanie w tym miejscu i w końcu stycznia? Nie inaczej, mój przyjacielu, oto list pana Eyry, dyrektora obserwatorium w Greenwich, który cię przekona, że wcale się nie mylę. Strzelec wziął list, obracał go na wszystkie strony, ale znać nieobznajmiony z wynalazkiem Fenicjan oddał go na wprost Williamowi mówiąc — że mi, pan, co na was grano na tym świstku papieru? Młody uczony, obdarzony zadziwiającą cierpliwością, powtórzył co najmniej po raz dwudziesty treść listu. W ostatnich dniach zeszłego roku otrzymał pismo zapowiadające prędkie przybycie do południowej Afryki pułkownika Everesta i Międzynarodowej Komisji Naukowej. O celu, w jakim ją wysyłano na najdalszy koniec stałego lądu afrykańskiego, list nie wspominał. Pan Ery o tym zamilczał. Stosownie do otrzymanych instrukcji. Emery udał się do Lattaku, angielskiej stacji posuniętej najdalej na północ w krainie Hotentotów. Przygotował tam wozy, zapasy żywności, słowem wszystko, czego w pustyni mogła potrzebować karawana. Później, znając z rozgłosu Mokuma, strzelca krajowca, który towarzyszył Andersonowi w wycieczkach myśliwskich przedsiębranych na zachodzie Afryki i był przewodnikiem nieustraszonego Davida Livingstona. Kiedy ten udawał się po raz pierwszy na zbadanie jeziora Nagami i obejrzenie wodospadów Zambezi, William ofiarował mu dowództwo karawany. Po zrobieniu przygotowań, Bushman, znając wybornie krainę, do której się karawana miała udać, podjął się doprowadzić remediego do miejsca, gdzie naznaczono spotkanie. Tu miała się z nim połączyć komisja naukowa. Rzeczoną komisję wyprawiono na fregacie Eagle, należącej do Marynarki Królewskiej. Miała ona zarzucić kotwice przy ujściu Oranie na wysokości przylądka Woltas i wyprawić małą szalupę parową w górę jej rzeki, aż do wodospadu Morkheda, a tam wysadzić uczonych na ląd. William i Mokum przybyli tutaj wozem, który pozostawili w głębi doliny. Wóz ten miał przywieźć oczekiwanych gości i ich rzeczy do lat Taku, w razie gdyby nie chcieli nałożyć kilku mil drogi dla ominięcia wodospadu i odbyć podróż rzeką Oranie i jej dopływami aż do narzeczonej stacji. Wysłuchawszy relacji i tym razem ulokowawszy ją sobie dobrze w głowie, Bushman posunął się aż na krawędź otchłani, w głąb której spieniona rzeka rzuca się z łoskotem. Astronom posunął się za nim. Miejsce to górujące nad biegiem wód pozwalało objąć okiem kilkumilową przestrzeń w dół wodospadu. Przez kilka minut obydwaj śledzili pilnie powierzchnię rzeki, która o ćwierć mili poniżej przybierała znowu postać gładkiego zwierciadła. Na jej osamotnionych falach nie było widać ani Łodzi Europejskiej, ani czułem krajowców. Była godzina trzecia z południa. W miesiącu styczniu, który tutaj zupełnie odpowiada naszemu lipcowi, upał był nie do zniesienia. Pod 29 dziewiątym równoleżnikiem szerokości południowej promienie słońca padające prawie pionowo palą nieznośnie. Upał dochodził w cieniu do 105 stopni Fahrenheita. Łagodził go jedynie słaby wietrzyk zachodni. Gdyby nie to, Byłby nie do wytrzymania dla każdego innego człowieka, wyjąwszy buszmena, Ale i młody uczony, budowy zawiędłej, jakby z samych nerwów i kości złożonej, wcale nie cierpiał. A zresztą gęste sklepienie gałęzistych drzew, zwieszających się aż ponad otchłań, nie dopuszczało promieniom słonecznym przypiekać naszych podróżników. Pora to najgorętsza w całym dniu. Podczas niej wszelkie stworzenie kryje się przed skwarem. Ptaki w gałęziach drzew. Zwierz w gęstych zaroślach. I gdyby nie huk wodospadu, panowałaby tutaj głucha cisza. Po dziesięciu minutach daremnego śledzenia, nic nie dostrzegłszy, Mokum gwałtownie uderzył nogą w ziemię, a zwróciwszy się do Williama z niecierpliwością zawołał: „Ma, jeżeli nie przybędą, to cóż! Ależ przybędą, mój dzielny myśliwcze. Są to astronomowie. A więc ludzie nadzwyczaj słowni i punktualni jak gwiazda przechodząca przez południk. Cóż wreszcie możesz im zarzucić? Powiedzieli, iż przybędą w końcu stycznia. Dziś dwudziesty siódmy, a zatem mają jeszcze cztery dni czasu. A jeżeli te cztery dni miną, a oni nie przybędą? W takim razie będziemy mieli wyborną sposobność nauczenia się cierpliwości. Postanowiłem bowiem na nich czekać, dopóki nie przybędą lub dokąd nie otrzymam pewnej wiadomości, że zaniechali przybycia. Na Boga. Pan gotów byś czekać cierpliwie, aż ta rzeka przestanie spadać w otchłań, krzyknął Bushman gwałtownie. Nie, mój celny strzelcze, odparł Emery z Flegmą. Trzeba się zawsze rządzić rozsądkiem. Otóż, cóż nam mówi rozsądek? Gdyby pułkownik Everest i jego towarzysze, strudzeni uciążliwą podróżą, pozbawieni najpierwszych potrzeb, zbłąkani w tej samotnej okolicy, nie zastali nas w wyznaczonym miejscu, zasłużylibyśmy na wielką naganę. Gdyby ulegli jakiemu nieszczęściu, odpowiedzialność spadłaby na nas. Musimy więc zostać na stanowisku, dopóki obowiązek nam to nakazuje. Zresztą, cóż nam tu brakuje? Nasz wóz oczekuje w głębi doliny i daje nam bardzo wygodny nocleg. Zapasów mamy pod dostatkiem. Okolica tak piękna, tak cudowna. Dla mnie jest to zupełnie nowe życie. Jakież to szczęście spędzić kilka dni z dala od teleskopów i sekstansów pośród cienia tych przepysznych lasów nad brzegami tej wspaniałej rzeki. A tobie, mój Moku, nie cóż brakuje. Nieprzebrane mnóstwo zwierzyny skrzydlatej i czworonogiej uwija się w koło. Broń twoja nie próżnuje i codziennie dostarcza nam przysmaków. Idź więc i poluj, zabijaj zwierzynę i czas, morduj daniele lub bawoły. Ja sobie tymczasem będę tutaj spoczywał i wyglądał naszych gości. A ty w pole, żebyś przypadkiem nie zapomniał chodzić. Myśliwcowi snać trafiła do przekonania rada astronoma, bo powstał z ziemi i postanowił przejść okoliczne zarośla. Dzielny strzelec, nawykły do błądzenia po lasach południowoafrykańskich, nie lękał się ani lwa, ani pantery lub lamparta gwizdnął na psa zwanego Top, podobnego z sierci do hieny, a pochodzącego z pustyni Kalahari, z rasy, z której niegdyś balasowie utworzyli swoje psy gończe i skierował się ku zaroślom. Roztropne zwierzę zdawało się podzielać niecierpliwość pana, gdyż o skok zerwało się z miejsca, z radosnym szczekaniem zdawało się potakiwać namiarom pana. Wkrótce im myśliwy i pies znikli w gąszczu, którego rozległe obszary zaległy wzgórza za wodospadem. William Emery, pozostawszy sam, rozciągnął się pod wierzbą w błogim oczekiwaniu snu, który duszące powietrze obiecywało mu sprowadzić. A tymczasem rozmyślał o swym obecnym położeniu. Oddalony od osad, znajdował się nad mało znanymi brzegami Oranie. Oczekiwał Europejczyków, współrodaków, którzy opuścili ojczyznę dla rzucenia się w wir przygód nieodłącznych od dalekiej podróży. Ale jakiż był cel tej wyprawy? Jakież zadania naukowe postanowiono rozwiązać w tych pustyniach południowej Afryki? Jakie spostrzeżenia miano zbierać pod 30 stopniem szerokości południowej? Tego wszystkiego nie wyjaśniał bynajmniej list Szanownego Aery, dyrektora obserwatorium w Greenwich, a że jego Williama Emerego, jako uczonego obeznanego z tutejszym klimatem, wezwano do współdziałania? Więc widocznie szło o jakieś, jego prace naukowe i wiadomości były niezbędne uczonej Komisji Zjednoczonego Królestwa. Podczas gdy młody astronom rozmyślał nad tymi kwestiami zadawał sobie tysiące pytań, na które nie mógł znaleźć odpowiedzi, upał przygniatał ołowiem jego powieki i na koniec, nie wiedząc, kiedy usnął głęboko. Gdy się obudził, Słońce już zapadło za wzgórza zachodnie, których łagodne, śniejące kontury wyraźnie rysowały się na szkarłatnym niebie wieczornym. Kurczenie się żołądka zapowiadało mu, że się zbliża godzina wieczerzy. W istocie była już godzina szósta, czas w którym zwykle odwiedzano wóz napełniony prowiantami. Prawie w tej chwili rozległ się wystrzał wśród zarośli okrywających stoki wzgórz i dochodzących do piętnastu stóp wysokości. Zaraz potem wybiegło z nich top a tuż za nim ukazał się myśliwiec. Mokum wlókł za rogi zwierza, którego powalił celny strzał jego strzelby. — Prędzej, prędzej, kochany szafarzu! — zawołał William Emery. — Cóż nam przynosisz na wieczerze? — Koziorożca! — odrzekł strzelec, rzucając stóp bastronoma piękne zwierzę, którego potężne rogi zakrzywiały się łukiem. Była to antylopa znana pod nazwą kozła skalnego, znajdująca się licznie w tych okolicach Afryki Południowej. To piękne zwierzę cisawej barwy ma grzbiet pokryty bujnym, jedwabistym włosem, podbrzusze śnieżnej białości upstrzone kasztanowatymi cętkami. Jego mięso wybornego smaku miało stanowić główną potrawę dzisiejszej wieczerzy. Myśliwy związał nogi kozła, założył je na drąg, a obydwaj z astronomem, wziąwszy go na ramiona i opuściwszy brzegi wodospadu, w pół godziny potem doszli do swego obozowiska – kiedy czekał na nich wóz strzeżony przez dwóch mańskich przewodników. Rozdział drugi. Przedstawienie urzędowe. Przez trzy dni następne, Mokum i Emery nie opuszczali miejsca zbornego. W czasie gdy pierwszy, ulegając instynktom myśliwskim, uganiał się po przyległych wodospodowi okolicach za płową zwierzyną i dziczyzną wszelkiego rodzaju, młody astronom wciąż zwracał uwagę na rzekę. Widok tej przecudnej krainy, tak dzikiej, a tak uroczej, wprawiał go w zachwycenie i przepełniał duszę przyjemnymi wrażeniami. Matematyk ten bez odpoczynku pochylony nad stolikiem przy robieniu zawikłanych obliczeń, przepędzający noce z okiem przykutym do szkła lunety, liczący godzinami sekundy przechodzenia gwiazd przez południk, polujący na chwilę, w której jedna chowa się za drugą, nagle znalazł się w objęciach dziewiczej przyrody pod ciemnym lazurem niebios, pod liściastymi sklepieniami pierwotnych lasów, wśród wzgórz fantastycznie zatoczonych dokoła wodospadu Morcheda. Nieznane uczucie poezji owionęło tego zapleśniałego ducha, który otrząsnął przypęta matematycznych obliczeń, lubował się wdziękiem pustych i nieznanych Europejczykom obszarów. Wrażenia te osładzały mu nudę oczekiwania, a duch i ciało rosły w siły na łonie przyrody. Właśnie położenie to całkiem dla niego nowe wytłumaczyć potrafi tę niezachwianą cierpliwość, której towarzysz nie zdołał jego zrozumieć. Stąd też, gdy myśliwiec zrzymał się i szerzył nieustanne skargi, uczony odpowiadał mu ze słodkim spokojem, który jednakże nie zdołał ułagodzić nerwowej natury Mokuma. Na koniec nadszedł 31 stycznia, ostateczny termin spotkania się naznaczonym listem pana Eiry. Gdyby uczeni nie pojawili się, Emery byłby w niemałym kłopocie. Spóźnienie bowiem mogło przedłużyć się do nieskończoności, a dopóki miał pozostawać w takim razie na swoim stanowisku? Przyszła mi pewna myśl, odezwał się w tym dniu Mokum. Jak mnie masz, panie Williamie, czy nie byłoby stosowne udać się w dół rzeki na ich spotkanie? Wszak nie mają innej drogi, jak korytoranie. Ponieważ więc płyną w górę rzeki, więc jest niemożliwe, abyśmy się z nimi rozminęli, idąc w dół. Przewyborna myśl, pogrącz koziorożców. Idźmyż więc w dół, a w najgorszym razie wrócimy tutaj doliną południową. Ale czy znasz dobrze dolny bieg rzeki? Ba, przebywałem ją dwukrotnie, aż do samego ujścia i znam jej bieg cały, jak moją kieszeń. Od przylądka Voltas, aż do połączenia się z nią Harta, na granicy Republiki Transwalu. Czy od wodospadu aż do ujścia cała jest żeglowna? Wyjąwszy, że na pięć lub sześć mil przed ujściem przy schyłku pory suchej wody ma bardzo mało, tworzy się tam w ten czas rodzaj mielizny, o którą biją wściekle od zachodu fale oceanu. Mniejsza o to, bo w czasie, kiedy ją nasi przyjaciele przebywali, wody jeszcze było pod dostatkiem, a zatem nie istnieje żaden powód, który by im nie pozwolił przybyć na czas i przybędą. Bushman nie odrzekł słowa. Zarzucił strzelbę na ramię, gwizdnął na psa i poprzedzając towarzysza ruszył wąską ścieżką, która spuszczając się z wyżyny wodospadu o 400 kroków poniżej zbiegała na brzeg rzeki. Było to około godziny dziewiątej z rana. Dwaj badacze, których tym mianem godzi się obdarzyć, szli lewym brzegiem rzeki w kierunku ujścia. Ścieżka ta nie miała najmniejszego podobieństwa ze zwykłymi nadbrzeżnymi drogami, jakie służą do holowania statków w górę. Urwiste i strome brzegi gęsta pokrywała roślinność. Girlandy, cynanchum, filiforme, wspomnianego przez Barczela, przeskakując z drzewa na drzewo, rozciągały gęstą sieć na drodze wędrowników. Nóż Bushmena wciąż szerzył zniszczenie, wycinając w tym żywym murze zieleni przejście. William Emery pełną piersią wciągał balsamiczny oddech lasów, a szczególnie przenikającą woń, którą rozsiewały w koło niezliczone kwiaty diosmów. Wędrówka więc... Jak widzimy, nie mogła odbywać się spiesznie. Szczęściem miejscami brzegi były obnażone, a tam obaj podróżni przyspieszali kroku, wynagradzając czas stracony na przebywanie gąszczów. Do godziny jedenastej przebyli zaledwie cztery mile angielskie. W tej odległości łoskot wodospadu zaledwie dawał się słyszeć, bo powiew zachodni niósł go w przeciwną stronę, tym łatwiej za to mogli uchwycić uchem szmery dochodzące z dołu rzeki. William Emery i myśliwiec, zatrzymawszy się w tym miejscu, mogli przejrzeć przynajmniej na trzy mile w dół łożysko rzeki, wrzynające się tutaj głęboko, o brzegach hurwistych, które kredowym wzgórzem wybiegały blisko na dwanaście stóp ponad zwierciadło wód. — Zaczekajmy w tym miejscu — odezwał się astronom — i odpocznijmy. — Nie mam twoich stalowych nóg, Mokumie, bo jestem bardziej przyzwyczajony do przebiegania okiem przestrzeni niebieskich aniżeli do mierzenia nogami ziemskich odległości — Stąd możemy co najmniej przejrzeć trzy mile biegu rzeki, a jeżeli tylko statek parowy ukazałby się ostatecznie na zakręcie, łatwo go będziemy mogli dostrzec. Młody astronom oparł się o pień wilczomleczu drzewnego, którego wierzchołek strzelał na czterdzieści stóp w górę. Stąd jego wzrok sięgał daleko. Strzelec, nieprzyzwyczajony do siedzenia, był w ciągłym ruchu, nie zważając wcale na topa który uwijając się dokoła płoszył chmury dzikiego ptactwa. Nie upłynęło pół godziny, gdy William dostrzegł, że Bushman, stojący w oddaleniu stu kroków, robił dziwne poruszenia, dając poznać, że coś zauważył. Czyżby dostrzegł statek, tak niecierpliwie wyglądany? Natychmiast zerwawszy się ze mchu, na którym chwilę spoczywał, pospieszył ku myśliwcowi. — Czy widzisz, co mokumie? zapytał z niepokojem. — Dotąd nic nie widzę, ale mnie mam, żebym coś usłyszał — Ucho moje, nawykłe do odgłosów przyrody, zda mi się pochwyciło jakiś niezwykły szmer w dole rzeki. Poczem zaleciwszy cichość astronomowi, położył się na ziemi, przytknął do niej ucho i słuchał z wytężoną uwagą. Po kilku minutach podniósł się, a wstrząsnąwszy głową, rzekł: To nic, pomyliłem się. Odgłos, jaki słyszałem, jest poświstem wiatru grającym z liśćmi albo też szumem wody rozbijającej się o głazy łożyska, a jednak. I znowu wytężył słuch, leczy tym razem nadaremnie. Mokumie, zauważył uczony. Jeżeli łoskot, który słyszałeś, pochodzi od maszyny parostatku, to aby go rozróżnić, należy zejść na dół i przyłożyć ucho do powierzchni wody. Woda przenosi dźwięki wyraźniej i szybciej niż powietrze. Masz pan słuszność? Kilkakrotnie już wytropiłem tym sposobem płynącego konia rzecznego. I z niezwykłą lekkością zbiegł na brzeg wody, wszedł w nią po kolana, a schyliwszy się, przyłożył ucho do jej powierzchni. Słyszę, wyraźnie słyszę. Tam, w dole rzeki, w znacznej odległości, słychać jakieś uderzenia bijące gwałtownie w wodę, pluskanie monotonne w jej głębi. To skrzydła śruby parowej, mój drogi! zawołał z radością William. A więc ci, na których tyle dni czekamy, są już niedaleko. Emery, znający dobrze bystrość słuchu syna Puszcz, nie wątpiłby najmniej o prawdziwości jego słów. Myśliwy wrócił na dawne stanowisko i obydwaj w niemym oczekiwaniu wytężali wzrok ku zachodowi, wyglądając niecierpliwie, kiedy potwierdzi się to, co im słuch zapowiadał. Pomimo cierpliwego usposobienia, młody uczony przepędził następne pół godziny w wielkim niepokoju. Czas mu się dłużył, co chwila zdawało mu się, że dostrzega kontury statku prześlizgującego się po zwierciadle rzeki, lecz zawsze się mylił. Nareszcie z dumania wyrwał go donośny głos strzelca wołającego — Dym! Dym! William, zapuściwszy wzrok w kierunku wskazanym przez buszmena, z trudnością zaledwie dostrzegł lekki biały obłoczek unoszący się nad wodą. Nie było już wątpliwości. Statek posuwał się szybko w górę rzeki. Wkrótce dostrzegli i jego komin, wyrzucający kłęby czarnego dymu pomieszanego z białymi obłoczkami pary. Widocznie załoga nie żałowała węgla, aby spotęgować siłę pary i na wyznaczony czas stawić się na miejscu. Statek znajdował się jeszcze w odległości siedmiu mil angielskich od wodospadów Morkhead. Słońce dochodziło połowy dziennego biegu, a ponieważ miejsce, w którym znajdowali się oczekujący, nie było odpowiednie do wylądowania. Przeto astronom postanowił wrócić do wodospadu. Uwiadomił o tym Mokuna, który w miejsce odpowiedzi puścił się z powrotem wyciętą przez siebie drogą. William szedł za nim, a obejrzawszy się jeszcze raz w dół rzeki, ujrzał na tylnym maszcie flagę Wielkiej Brytanii. Powrót odbył się szybko. O godzinie pierwszej astronom i strzelec wstrzymali się o ćwierć mili od wodospadu w miejscu, gdzie brzeg, zataczając się w półkole, tworzył małą zatokę – bardzo przydatną do wylądowania, w tym bowiem miejscu głębia wody dochodziła do samego brzegu. Statek płynący daleko szybciej, aniżeli idący pieszo, był już zapewne niedaleko. Dostrzec go nie można było, bo zarośla wysokie, zbiegające aż do samego krańca wody zasłaniały widok. Lecz słyszeli wyraźnie, jeżeli nie turkot śruby rozbijającej fale, to przynajmniej przeraźliwy gwist maszyny parowej, górujący nawet nad grzmotem bliskiego wodospadu. Gwist nie ustawał, zaś komendarujący dawał sygnał oczekującym przy wodospadzie o przybyciu statku. Myśliwiec na to hasło odpowiedział wystrzałem ze sztucera, którego huk powtórzyły kilkakrotnie nadbrzeżne skały. Statek ukazał się wreszcie. Obydwu oczekujących spostrzeżono. Na znak dany przez astronoma statek skierowany ku lewemu brzegowi przybił do lądu. Myśliwiec pochwycił wyrzuconą linę i przymocował do drzewa. W tej chwili człowiek wysokiego wzrostu wyskoczył lekko na brzeg, zwrócił się ku Williamowi, reszta załogi także wysiadła na ląd. William Emery poszedł naprzeciw wysiadającego i zagadnął. Pan pułkownik Everest? Pan William Emery? Młody astronom i kolega jego z obserwatorium w Greenwich powitali się, podając sobie ręce. Panowie, rzekł pułkownik, zwracając się do swych towarzyszy. Pozwólcie sobie przedstawić szanownego Williama Emerygo z obserwatorium w Cape Town, które był łaskaw oczekiwać nas przy wodospadzie Morkheada. Czterech podróżnych otaczających pułkownika powitało kolejno Emerygo, a następnie z angielską flegmą Everest oficjalnie prezentował swych towarzyszów Williamowi. Panie Emery, oto rodak twój, Sir John Murray z Devonshire. Pan Mateusz Strux, astronom spółkowa. Pan Mikołaj Palander z Obserwatorium w Helsingforzi i pan Michał Zorn z Obserwatorium w Kijowie, trzech uczonych rosyjskich reprezentujących rząd cara w naszej międzynarodowej komisji. Rozdział trzeci. Przenosiny. Po przedstawieniu wzajemnym William Emery ofiarował przybyłym swoje usługi. Jako pomocnik głównego astronoma w Cape Town uważał on uczonego Everesta za swojego zwierzchnika, delegowanego rządu królowej, który wraz z Struksem objął prezydium Komisji Naukowej. Znał on go jako bardzo wykształconego astronoma, który zjednał sobie rozgłos w uczonym świecie badaniem mogławic i obliczaniem zaćmień gwiazd stałych. Mąż ten liczący około 50 lat, zimny, systematyczny. Rozłożył sobie zajęcia godziny za godziną z matematyczną ścisłością. Wszystkie prace przedsiębrał podług chronometru, a każdą wykonywał z punktualnością gwiazdy przechodzącej przez południk. Wiedząc o tym, emery był przekonany, że komisja stawi się na miejscu przeznaczenia w umówionym czasie. William oczekiwał na wyjaśnienie ze strony pułkownika, w jakim celu komisja została wysłana do południowej Afryki, lecz Everest milczał a William nie śmiał go badać. Zapewne jeszcze nie był stosowny czas do objawienia celu misji. Emery znał także z opinii Johna Maraya, współzawodnika Jamesa Rossa i lorda Elgina. Ten bogaty uczony, chociaż nie w służbie rządowej, ale mimo to pracował użytecznie na polu astronomicznym w Anglii. Poświęcił 20 tysięcy funtów szterlingów na wybudowanie olbrzymiego reflektora, walczącego o lepsze z teleskopem Sparson Town, za pomocą którego obliczono ściśle elementy pewnej liczby gwiazd podwójnych. Był to mąż czterdziestoletni, o pańskiej minie, lecz którego powierzchowność nie zdradzała bynajmniej jego charakteru. Co do panów Straxa, Palandra i Zorna, nazwiska ich nie były obce MRM-u, ale nie znam ich osobiście. Walander i Zorn okazywali Straksowi pewne względy, odnoszące się być może nie do zasług na polu naukowym, jak raczej do zajmowanego przezeń stanowiska. Jedną tylko rzecz zauważył Emery, to jest, że liczba uczonych obojga narodów była równa. A nawet załoga statku noszącego nazwę królowa i cesarz składała się z dziesięciu ludzi, z których po pięciu należało do dwóch narodowości. Panie Emery, zagalił pułkownik zaraz po przedstawieniu. Znamy się dobrze, jak gdybyśmy wspólnie odbyli podróż z Londynu do przylądka Woltas. Poważam pana bardzo za pracę, której pomimo swojej młodości zawdzięczasz zasłużoną sławę. Na mój wniosek rząd królowej wezwał pana do wzięcia udziału w ważnych pracach, jakich komisja pragnie dokonać w Afryce Południowej. William skłonił się na znak podziękowania i mniemał, że dowie się nareszcie, w jakim celu komisja międzynarodowa została wysłana na południową półkulę, Lecz pułkownik wcale nie dotknął tej kwestii. Zapytał tylko: Czy pan ukończył przygotowania? Zupełnie, odpowiedział. Stosownie do instrukcji nadesłanej mi przez pana Ery. przed miesiącem wyjechałem z Cape Town do Lattaku. Przybywszy tam, zgromadziłem wszystkie przedmioty niezbędne do odbycia dłuższej podróży w głąb lądu: wozy, konie, żywność i przewodników. — Eskorta złożona ze stu uzbrojonych ludzi oczekuje panów w taku, a jej dowódcą jest doświadczony myśliwiec, Bushman Mokum, którego pozwoli sobie pułkownik przedstawić. — Bushman Mokum! — wykrzyknął Everest, wychodząc po raz pierwszy na chwilę z flegmatycznego osposobienia. — Bushman Mokum! — powtórzył. — Ależ to nazwisko jest mi znane. — Jest to nazwisko zręcznego i nieustraszonego myśliwca — odezwał się John Murray — zwracając się do niego, którymi Europejczycy pomimo swojej zarozumiałości nie zdołają zaimponować. — Myśliwiec mokum — rzekł Emery, przedstawiając go pułkownikowi. — Ach, ach, przypominam sobie — mówił Everest, zwróciwszy się do strzelca. — Twe imię jest doskonale znane w Zjednoczonym Królestwie. Wszak to pan byłeś przyjacielem Andersona i przewodnikiem Davida Livingstone'a, który zaszczyca mnie swą przyjaźnią. Przez moje usta Anglia składa ci podziękowanie, a ja panu Emeriemu, że cię wybrał na naczelnika naszej karawany. Strzelec taki jak pan zapewne jest miłośnikiem pięknej broni. Mamy tu z sobą cały arsenał. Zechciej z pomiędzy wszystkich wybrać tę, która ci się najlepiej podoba. Wiemy, że się dostanie w dobre ręce. Bushman zarumienił się z radości. Uznanie jakiego używał w Anglii pochlebiało mu, ale bardziej zachwycał podarek pułkownika. Podziękował dobranymi wyrazami i usunął się na bok, aby nie przeszkodzić rozmowie toczącej się pomiędzy emerym a nowo przybyłymi. Sprawozdanie co do przygotowań zrobionych przez uczonego tam zachwyciło pułkownika. Szło teraz o jak najprędsze dostanie się do miasta Lattaku, gdyż karwana ruszyć miała w pierwszych dniach lutego natychmiast po przeminięciu pory dżdżystej. Racz pułkowniku wyznaczyć sposób, w jaki pragniesz dostać się do Lattaku rzeką Ranie, a następnie uchodzącym do niej Kurumanem, nad którym leży Lat Jakkolwiek szybki i wyborny jest twój statek, nie zdoła jednak wpłynąć w górę wodospadu Morkheda. — Mami, nie go — odpowiedział spokojnie pułkownik. — Szalupa przewieziona zostanie w kilka mil w górę wodospadu, skąd, o ile mi wiadomo, Ranie znowu jest spławna dla statków biorących mało wody. — Sławna jest, lecz jakimże sposobem przewieźć tak ciężki parowiec? Zauważył Emily. To najmniejsza. Statek nasz jest arcydziełem warsztatów Learda i spółki w Liverpoolu. Rozbiera się na drobne części i składa z największą łatwością. Klucz i pewna ilość mnitów, aż nadto wystarczy ludziom, którzy się zajmą tą robotą. Czy pan masz jakiś wóz przy wodospadzie? O podal stąd w dolinie, gdzie jest nasze obozowisko, odpowiedział William. Dobrze więc, panie mokum. Każ sprowadzić ten wóz do miejsca, gdzieśmy wylądowali. Za jego pomocą przewieziemy kolejną części łodzi, a następnie i maszynę, która również się rozbiera na miejsce, odkąd rzeka zaczyna być żeglowna. Rozkazy pułkownika wykonano. Mokum przyrzekłszy sprowadzić wóz za godzinę, znikł w gęstwinie. Podczas jego nieobecności szybko opróżniono szalupę. Ładunek nie był zbyt wielki. Tworzyły go skrzynie z instrumentami fizycznymi, poważny zapas wyborowej broni z fabryki Padrej Mur z Edynburga, kilka baryłek wódki i suszonego mięsa, skrzynka amunicji, tłomoczki możliwie małej objętości, płótno na namioty i dobór utensyliów, pochodzących jakby z jakiego bazaru, urządzonego wyłącznie dla podróżnych. Wreszcie łódka kauczukowa zajmująca nie więcej miejsca jak dobrze zwinięty i skrępowany plet. Na koniec rodzaj wachlarzowatej kartaczownicy niezbyt jeszcze udoskonalonej, ale straszliwej dla tych, którzy by chcieli na przekór woli załogi dostać się do statku. Wszystko to złożono na brzegu. Maszyna parowa o sile 8 koni i wadze 210 kg składała się z trzech części. Kotła, ogrzewacza, który do niego umocowany był na gwintach, a wreszcie śruby przytwierdzonej do sztuki drzewa na spodzie statku. W miarę wynoszenia tych części statek się opróżniał. Szalupa, oprócz miejsca obejmującego maszynę parową, miała jeszcze dwie kajuty. Tylną dla oficerów, przednią dla członków załogi. W mgnieniu oka ściany przegród zniknęły, a rzeczy i posłania wyniesiono na brzeg. Pozostało jedynie jakby pudło na wodzie. Pudło statku długie na 10 do 11 metrów składało się z trzech części, podobnie jak szalupa Ma Robert, w której Livingstone odbył pierwszą przejażdżkę po Zambezi. Sporządzono je z galwanizowanej stali, nader lekkiej i wytrzymałej, z blach pojedynczych, spojonych nitami, które w razie potrzeby można było odjąć. Blachy przystawały nadzwyczaj szczelnie, a nity spajały części statku tak dokładnie, że kropla wody przesunąć się wewnątrz nie mogła. William Emery zachwycał się prostotą budowy, składu i szybkością, z jaką rozbierano łódź. Nie upłynęła jeszcze godzina, a była już w kawałkach gotowa do ładowania. Właśnie też i Mokum w towarzystwie dwóch buszmenów przyprowadził wóz. Wóz ten bardzo pierwotnej konstrukcji spoczywał na czterech ciężkich kołach. Złożony z dwóch półwozi osobnych, oddzielonych od siebie dwudziestostopową odległością, podobny zupełnie do podwód północnoamerykańskich używanych przez przebywających stepy. Tę ciężką machinę, której skrzypiące przeraźliwie osie wystawiały na stopę z piast, ciągnęło sześć oswojonych bawołów, zaprzężonych w trzy pary i nadzwyczaj czułych na popędzające ich kole z woźnicy. Takich to silnych zwierząt trzeba było użyć, ażeby uciągnąć tę machinę ciężarem naładowaną. Mimo zręczności powożącego nieraz więznął w wybojach. Załoga królowej i cesarza zajęła się wyładowaniem szalopy na wóz, przestrzegając, aby ciężar wszędzie równo był rozłożony. Znana jest cudowna zręczność marynarzy, Ładowanie było dla nich igraszką. Najcięższe sztuki umieścili ponad osiami to jest w najmocniejszych częściach wozu. Pomiędzy nimi układali inne części statku w samym zaś środku przedmioty, które należało jak najmniej narażać na wstrząśnienia. Podróżni poszli pieszo. Przebycie czterech mil angielskich było dla nich przechadzką. O godzinie trzeciej z południa ukończono załadunek, a pułkownik Everest dał znak odjazdu. Oni i jego towarzysze ruszyli przodem pod przewodnictwem Williama Emery'ego. Bushman, poganiacze wołów oraz załoga statku otaczali wóz. Pochód nie zmęczył podróżnych. Pochyłość ku górze wodospadów znosiła się lekko, a tym samym bardzo sprzyjała transportowi ciężkiego wozu. Poświęceniem nieco dłuższego czasu zdążało się do celu tym pewniej. Członkowie Komisji Naukowej wspinali się lekko na wzgórze, prowadząc rozmowę ogólną. O celu wyprawy nikt jednak nie wspominał. Europejczycy zachwycali się wspaniałością dokoła roztoczonych krajobrazów. Urocza w całej swej dzikości przyroda wprawiała ich w takież samo zachwycenie, jakiego doznawał Emery. Świeże wrażenia nie przesyciły ich jeszcze pięknością tych stron Afryki. Podziwiali cuda stworzenia, lecz z pewną wstrzemięźliwością, właściwą Anglikom, wrogom wszystkiego, co by zakrawało na jakieś żywe uniesienie. Wodospad ze swej strony otrzymał także pochwały, ale bardzo oględne. Anglicy w tym razie podobni byli jakby do owych wielkich znawców teatralnych, którzy raczą dawać autorom i aktorom oklaski końcami palców, trzymając się wreszcie maksymy nil admirarii. William Emery uważał, iż jego obowiązkiem jest pełnienie względem przybyszów obowiązków gospodarza w Afryce Południowej, co czynił to z pewną dumą, okazując im piękność swego parku Podobnie do dorobkiewiczów, którzy oprowadzając gościa po swoim domu, usiłują zwrócić jego uwagę na wszystko, co tylko się w nim znajduje. Około godziny w pół do piątej Europejczycy, ominąwszy wodospad, stanęli na wyżynie, z której widać było górne biegoranie. Rozłożyli się tu obozem, oczekując na przebycie wozu. Pół godziny potem przybyła reszta ludzi w celu wzięcia statku. Przewóz odbył się szczęśliwie. Ewerest polecił im, aby wyładowali i złożyli na powrót statek, zapowiadając, że o świcie wyruszą w dalszą podróż. Całą noc spędzono na rozmaitych pracach. Kadłub statku złożono w ciągu godziny. Po przytwierdzeniu maszyny parowej i śruby założono przegrody kajut, a następnie pownoszono rzeczy i przybory. Szybkie i dokładne wykonanie tych prac dobrze świadczyło o zręczności załogi statku. Majtkowie obu narodowości byli ludźmi karnymi i zręcznymi, w wyborze ich, widać, starano się o to, ażeby mieć załogę, na którą można liczyć w każdej okoliczności. Na zajutrz, dnia 1 lutego o świcie, statek był gotów do podniesienia kotwicy. Z komina buchały już kłęby czarnego dymu, a od czasu do czasu rozdzierały go głębokie obłoki pary. Maszyna o wysokim ciśnieniu, bez kondensatora, za każdym poruszeniem tłoku traciła część pary na wzór lokomotywy. Kocioł, zaopatrzony w genialne, skomplikowane rury, które przedstawiały ogniowi bardzo wielką powierzchnię, nie potrzebował więcej niż pół godziny dla wywiązania dostatecznej ilości pary. Załoga nagromadziła wielki zapas hebanu i gwajaku, w które okolice te bardzo obfitowały i tym drogocennym materiałem podsycano hojnie ognisko. O szóstej pułkownik dał znak odjazdu. Pasażerowie i majtkowie wsiedli na statek. Myśliwiec, obznajmiony dokładnie z rzeką, wstąpił na pokład w charakterze pilota, polecając Bushmenom doprowadzenie wozu do lat taku. W chwili, gdy podnoszono kotwicę, Everest, zwróciwszy się do Williama, zagadnął. Ale, ale, czy wiesz, panie Emery, po cośmy tu przybyli? Nie wiem, panie pułkowniku. Zadanie bardzo proste. Przyjechaliśmy wymierzyć łuk południka w Afryce Południowej. Rozdział czwarty. Kilka słów odnoszących się do metra. Od niepamiętnych można powiedzieć, czasów ludzie genialni myśleli nad wynalezieniem powszechnej, a niezmiennej miary, której podstawę wyznaczałaby sama przyroda. Szło im głównie o to, żeby miara ta, mimo jakichkolwiek przewrotów mogących zajść na kuli ziemskiej, nie zaginęła, a raczej aby mogła być odnaleziona. Przypuścić należy, że i starożytni o tym marzyli, stały im jednak na przeszkodzie brak odpowiednich instrumentów i metody do jej wyznaczenia z możliwą dokładnością. Najlepszym i najodpowiedniejszym środkiem wynalezienia takiej miary byłoby zmierzenie części obwodu kuli ziemskiej, która nie ulega zmianom, ale należało pomiar ten wykonać z matematyczną dokładnością. Już starożytni próbowali wyznaczyć ten pomiar. Aristoteles, według podania niektórych współczesnych mu uczonych, uważał stadium egipskie z czasów Sezostrysa jako 100 tysięczną część czwartej części obwodu Ziemi. Erastotenes w czasach Ptolemeuszów obliczał z dosyć przybliżoną dokładnością stopień długości Nilu pomiędzy Sieną a Aleksandrią. No ale ani Posejdonis, ani Ptolemeusz, podejmując prace geodezyjne w tym rodzaju, nie mogli im dać potrzebnej dokładności. Pierwszy Picard zaczął we Francji wydoskonalać metody używaną do zmierzenia stopnia. W roku 1669 wyznaczył on długość łuku ziemskiego i niebieskiego pomiędzy Amiens a Paryżem na 57 060 sążni francuskich. Dominik Cassini i Lachir pomiędzy latami 1683 a 1713 przedłużyli pomiary Picarda od Dunkierki do Cagliur. W roku 1739 Franciszek Cassini i Lahir zajmowali się obliczeniem tego żółku od Dunkierki aż do Perpigan. Na koniec Mechon przedłużył pomiar południka od Barcelony w Hiszpanii. Mechon umarł ze zbytniej pracy w 1802 roku, a dzieło jego podjęli Arado i Biot w 1807 roku. Ci dwaj uczeni posunęli je aż do Formentry, jednej z wysp Balearów. Wymierzono więc łuk od Dunkierki do Formentry, wynoszący 12 stopni, 22 minuty, 13 sekund. Sam jego środek przecinał równoleżnik północny 45, leżący w równej odległości od bieguna i równika, a właśnie z tego powodu nie zachodziła potrzeba brania w rachubę przybiegunowego spłaszczenia ziemi. Pomiar ten wykonany z możliwą dokładnością wskazywał jako przeciętną długość jednego stopnia południka ziemskiego 57 sążni francuskich. Jak widzimy, to po dziś dzień jedynie uczeni francuscy zajmowali się wyznaczeniem tej pracy wymagającej nadzwyczajnej ścisłości. Na wniosek Taleranda, zgromadzenie prawodawcze wydało w roku 1790 dekret polecający Akademii Francuskiej, aby dla wszelkiego rodzaju miar i wag obmyśliła wzór niebogący ulec zmianie. Akademia wywiązała się z zadania. Raport jej podpisany przez sławnych uczonych Lagranga Laplace'a, Morza i Kondorseta przedstawił zgromadzeniu prawodawczemu projekt, ażeby na podstawę miary długości przyjęto jedną dziesięcio-milionową część południka ziemskiego, a dla miar objętości sześcian, którego każda krawędź miałaby długość dziesiątej części powyższej miary. Za jednostkę zaś wagi ciężar wody destylowanej, objętej tym sześcianem. Proponowano też dla wszystkich miar przyjąć system dziesiętny. Dokonywano przedtem, a w następnych czasach przedsięwzięto nowe pomiary południka w różnych częściach Ziemi, w celu uzyskania jak najdokładniejszej przeciętnej jego długości. Wiadomo, że kula ziemska nie jest sferoidą, ale elipsoidą, więc też trzeba było licznych pomiarów, ażeby za ich pomocą wyznaczyć przybiegunowe spłaszczenie Ziemi. Z dawniejszych wyliczamy następujące. W roku 1736 Maupertius, Clarend. Camus, Lemonie, Otie, i Shvet Kelsus mierzyli łuk w Laponii i wyznaczyli jego długość na 57 419 toazów. W roku 1745 La Condamine, Boguer, Godin i dwa Hiszpanie, Juan i Antonio Uloa, obliczyli długość południka w Peru na 56 737 sążni francuskich. W roku 1752 Lakel podał, że długość południka na przylądku dobrej nadziei wynosi 5737 tychże sążni. W roku 1754 ojcowie Mer i Boskowicz, mierząc południk między Rzymem a Rymini, obliczyli jego długość na 56 973. W latach 1762 i 1763 Bekaria wyznaczył długość południka piemąckiego na 57468. W roku 1768 astronomowie Mason i Dixon w Ameryce Północnej, na granicy między Marylandem a Pensylwanią, znaleźli południk ziemski w tym miejscu długi na 56 888 toazów. Ganos w Hanowerze na 57 127. W późniejszych znowu czasach, a mianowicie w ciągu XIX stulecia, mierzono wiele innych południków, między m.in. w Bengalu, Indiach Wschodnich, Piemoncie, Finlandii i Kurlandii, Prusach Książęcych, Danii itd., ale Anglicy i Rosjanie mniej od innych narodów zajmowali się tymi mozolnymi pomiarami. Główną pracę geodezyjną na tym polu przedsięwziął w 1784 roku generał Major Roy. A to w celu uregulowania stosunku miar angielskich do francuskich. Z tych rozlicznych, powyżej przytoczonych pomiarów można było wziąć za zasadę, że średnia długość stopnia południka ziemskiego wynosi 57 tysięcy sążni francuskich, czyli 25 dawnych mil. A mnożąc te 25 mil przez 360 stopni, wyznaczyć obwód ziemski w kierunku jej osi na 9 tysięcy tychże mil. Z przytoczonej atoli powyżej liczby widzimy, że szczegółowe pomiary łuku południkowego dokonywane w rozmaitych miejscach kuli ziemskiej nie zgadzały się z sobą. Pomimo to jednak, według przyjętej średniej jego długości, obliczonej na 57 tysięcy toazów, ustanowiono miarę metra, która wynosić ma jedną dziesięcio-milionową część ćwierci południka. Przebiegającej od bieguna do równika, co stanowi 51374 milionowych sążnia, czyli 3 stopy 11 linii i 296 tysięcznych linii. Wartość ta jest w istocie za niska. Podług najnowszych obliczeń spłaszczenie Ziemi przy biegunach wynosi 1 przez 299 przez 15, a nie 1 przez 334, jak dawniej wyrachowano. Ćwierć południka nie zawiera zatem 10 milionów metrów, ale 10 milionów 856. Różnica ta w stosunku tak ogromnej długości jest nieznaczna. Niemniej biorąc rzeczy z dokładnością matematyczną, metr nie oznacza ściśle dziesięciomilionowej części południka ziemskiego. Jest to błąd skracający metr o dwie dziesięciotysięczne linii. Tak wyznaczony metr został przyjęty przez większą część państw ucywilizowanych. Belgia, Hiszpania, Włochy, Grecja, Holandia, a w ostatnich czasach Austria, dalej dawne kolonie hiszpańskie w Ameryce, mianowicie Ekwador, Nowa Grenada, Kostaryka i wiele innych używają miar metrycznych. Anglia, pomimo wyższości miar metrycznych, wierna swym zachowawczym tradycjom, aż dotąd wzbraniała się je zaprowadzić. System ten może by nie napotkał oporów w Zjednoczonym Królestwie, gdyby nie zawikłania polityczne wichrzące Europę w końcu XVIII wieku, gdyby nie zapamiętała niechęć ku wszystkiemu, co z Francji pochodzi. Zgromadzenie prawodawcze, uchwalając przytoczony dekret w dniu 8 maja 1790 roku, zaprosiło uczonych angielskich, ażeby wspólnie z francuskimi zajęli się rozstrzygnięciem kwestii. Szło mianowicie o to, co wziąć za podstawę do wyznaczenia miary zasadniczej. Czy długość wahadła sekundowego, czy jakąś cząstkę jednego z wielkich kół ziemskich. Wiadomo jednak, jaką nienawiścią tknęła wówczas Wielka Brytania ku wszystkiemu, co było francuskie. Porozumienie więc zajść nie mogło. Dopiero w roku 1854 rząd angielski, oceniający od dawna korzyści systemu metrycznego, a widząc z drugiej strony stowarzyszenie uczone i handlowe, Tworzące się w celu jego zaprowadzenia, zdecydował się go przyjąć. Ale rząd postanowił decyzję swą zachować w tajemnicy aż do chwili, gdy podjęte przez nie nowe prace geodezyjne pozwolą wyznaczyć z jak największą ścisłością długość stopnia. Do wzięcia udziału w tej pracy zaprosił trzech uczonych rosyjskich, w nadziei, że kiedyś może i rząd cesarski skłoni się do wprowadzenia u siebie miar metrycznych. W tym celu wybrano najbieglejszych uczonych. Komisja ta zgromadzona w Londynie postanowiła, że przede wszystkim nastąpi pomiar południka na południowej półkuli. Po dokonaniu tej czynności takaż sama przedsięwzięta zostanie na półkuli północnej, a po porównaniu oby tych pomiarów będzie można wyprowadzić średnią, odpowiadającą ściśle warunkom ułożonego programu. Pozostawało zrobić wybór pomiędzy koloniami angielskimi położonymi z tamtej strony równika, przylądkiem dobrej nadziei, Australią i Nową Zelandią. Dwie ostatnie, leżące na przeciwległej stronie kuli ziemskiej, zmuszały uczonych do odbycia zbyt długiej podróży. Z drugiej strony dzikie plemiona Australii i Maorysi Nowej Zelandii, wiodący nieustanną wojnę ze swymi najeźdźcami, mogli pomiarowi przeszkadzać. Kolonia przylądkowa przeciwnie, miała za sobą wiele dogodności. Najpierw położenie pod tym samym południkiem, co ziemie przymarznięte wisłą. A więc po dokonaniu pomiaru na południowej półkuli, można było tenże sam południk zmierzyć na północnej. Powtórę podróż do przylądka wymagała nierównie krótszego czasu. A wreszcie, połączeni astronomowie mieli wyborną sposobność skontrolowania pomiaru Cayla, pracując w tych samych miejscach, gdzie on przed upływem wieku zajmował się mierzeniem i sprawdzaniem czy obliczył dobrze, wyznaczając w tym miejscu długość południka na 57 037 toazów. Postanowiono więc, że pomiar odbędzie się w kraju przylądkowym. Zatwierdzonej komisji udzielono obszernego kredytu. Wszystkich narzędzi pomiarowych sprawiono po dwa komplety. William Emery otrzymał rozkaz przygotowania wyprawy w głąb kraju, a fregata wojenna marynarki angielskiej Eagle otrzymała rozkaz przewiezienia uczonych do ujść o Oprócz zebrania plonów naukowych grała tu także niemałą rolę narodowa miłość własna. Szło o przewyższenie Francji w dokładności obliczeń, o prześcignięcie uczonych francuskich w podjętych przez nich pracach, a to wszystko w krainach dzikich i prawie nieznanych. Uczonych też obu narodów przejmował zapał. Gotowi byli poświęcić wszystko, nawet jej życie, byleby tylko osiągnąć cel korzystny dla umiejętności, a zarazem zaszczytny dla ich rodzinnych krajów. Otóż teraz wiemy, dlaczego młody astronom William Emery znajdował się w ostatnich dniach stycznia 1854 roku nad brzegami Oranie przy wodospadzie Morghadu. Rozdział 5. Wieś Hotentotów. Podróż w górę rzeki odbywała się z wielką szybkością. Wprawdzie w tym czasie rozpoczynała się pora dżysta, ale podróżnym, pomieszczonym wygodnie w kajutach wcale nie dokuczały ulewy. Parowiec płynął wybornie, nie napytykając ani mielizn, ani skał podwodnych, a że nurt był słaby, więc statek mógł rącz osunąć pod prąd. Brzegi oranie wciąż zachwycały oko czarowną panoramą. Lasy drzew najrzadszych i najrozmaitszych zmieniały się wciąż, a po wierzchołkach wyniosłych leśnych olbrzymów i uwijały się stada przepysznie upierzonego ptactwa. Niektóre knieje rozciągały się kilka mil od brzegów, ocienionych wszędzie wierzbami płaczącymi. Miejscami widać było rozległe, bezleśne przestrzenie. Były to wielkie równiny, zarosłe niezliczonymi kolokwintami, z których zrywały się roje małych ptaszą to miłym głosie. Świat skrzydlaty zadziwiał swoją rozmaitością. Bushman wciąż zwracał na nią uwagę Johna Moraya, wielkiego miłośnika wszelkiej zwierzyny. Wspólność zamiłowań wnet obudziła wzajemną sympatię. Anglik, spełniając sobietnicę pułkownika Everesta ofiarował Makumowi przepyszny, dalekonośny sztucer systemu Poliego. Zbędne było opisywać radość, jaką ten dar sprawił namiętnemu myśliwcowi. Obydwaj strzelcy zrozumieli się bardzo dobrze. Jakkolwiek uczony Anglik uchodził za najlepszego myśliwca na lisy w Starej Kaledonii, to przecież z zajęciem, a nawet pewną zazdrością słuchał opowiadań swego na wpół dzikiego kolegi. Oczy jego iskrzyły się, gdy mokum wskazywał mu ukazujące się na krańcu lasu przeżuwacze. Bawoły mierzące sześć stóp od grzbietu do ziemi, uzbrojone w czarne skręcone rogi. Żyrafy pędzące niezgrabnym galopem w stadach po kilkanaście sztuk liczących. Gnu, półwołu, półkonia, gromady danieli wielkich o groźnych trójkątnych rogach. Z pomiędzy gąszczów wypadały co chwila na przerywającej łąki stada rozmaitych antylop, gazeli, kus, którymi roi się Afryka Południowa. Nie byłaż to szalona pokusa dla tak zapalonego myśliwca jak John Murray? Czyż jego nudne wyprawy na szkockie lisy mogły iść w porównanie z łowami, jakich tutaj używał, taki Cumming, Anderson lub Baldwin? Wyznać należy, że towarzysze Maraja nie doznawali takich, jak on wzruszeń na widok tego ogromu zwierzyny. William Emery studiował z wielką uwagą swoich towarzyszy i starał się zbadać, co się kryło pod ich lodowatą powłoką. Pułkownik Everest i Mateusz Strax. Obydwaj niemal równego wieku, równo też byli powściągliwi, ostrożni i przestrzegający form. Rozmawiali z sobą z powolnością i można było co rano przypuszczać, że znali się zaledwie od wczoraj. Nie należało się spodziewać, ażeby kiedykolwiek zawiązały się między nimi jakieś poufalsze stosunki. Rzecz niezawodna, że dwa kawałki lodu położone obok siebie mogą wzajemnie przylgnąć, ale nigdy dwaj uczeni zajmujący równe stanowisko w krainach nauki. Mikołaj Palander, liczący lat 55, był jednym z tych ludzi, którzy nigdy nie byli młodzi, ale też za to nigdy się nie zestarzeją. Astronom z Helsingforsu, wiecznie zajęty swoimi rachunkami, mógł być genialnie urządzoną maszyną, pewnym rodzajem abakusa, gatunkiem powszechnego rachmistrza, jednym z tych cudów, którzy w pamięci mnożą przez siebie kilkucyfrową liczbę i wyciągają pierwiastki sześcienne. Michał Zorn, tak wiekiem, jako i żywym usposobieniem, dobrym humorem, zbliżał się do Williama Emerego. Te miłe przymioty nie przeszkadzały mu wcale być znakomitym astronomem i używać zasłużonej opinii. Poczynione przez niego odkrycia w przedmiocie mgławicy konstelacji Andromedy zjednały mu rozgłos po europejskich obserwatoriach, a z rzeczywistą zasługą łączył dziwną skromność i trzymał się prawie zawsze na boku. William Emery i Michał Zorn powinni byli zostać przyjaciółmi. Łączyły ich te same upodobania, te same dążności. Najczęściej rozmawiali ze sobą. W tymże samym czasie Everest i Strux obserwowali się nawzajem w milczeniu. Balander, nie zwracając bynajmniej uwagi na czarowne okolice, wyciągał w myśli pierwiastki sześcienne, a John Murray z Bushmanem układali plany olbrzymich łowów. Podróż odbywała się bez najmniejszego wypadku. Niekiedy zbliżone ku sobie granitowe ściany łożyska zdawały się zagradzać dalszą drogę. Często lesiste ostroby sterczące w pośrodku koryta zapowiadały niebezpieczne przejście, lecz pilot nie zawahał się nigdy. Jednym skręceniem steru wyprowadzał statek na właściwy prąd. Wymijał haki i mielizny, a sternik słuchał wskazówek Mokuma z wielkim zacięciem. We czterech dniach szalupa przebyła przestrzeń 240 mil angielskich oddzielających wodospad Morgheda od wpadającego do Aranie Kurumanu, nad którym leży Lat W osadzie tej wyprawa statku miała oczekiwać aweresta. W tym miejscu rzeka skręcała, zmieniając dotychczasowy kierunek z wschodu na zachód, na południowo-zachodni. Załom ten tworzył kąt ostry, stanowiący północną granicę kolonii przylądkowej. Stąd znowu zwracała się ku północnemu zachodowi i ginęła w puszczach Republiki Transwaru. W dniu 5 lutego, o wczesnym ranku, parowiec wśród rzęsistej ulewy dosięgnął stacji Clarwater, osady hotentockiej, w pobliżu której Kuruman uchodzi do Oranie. Pułkownik Everest, nie chcąc tracić chwili czasu, przepłynął szybko obok kilku chat buszmeńskich tworzących tę wieś i zwiększywszy liczbę obrotów śruby wpłynął na Karuman, posuwając się w górę rzeki z szybkością 3 mil na godzinę. Wkrótce potem Mokom zwrócił uwagę oficerów na hipopotamy, znajdujące się w rzece w znacznej ilości. Te gruboskórne olbrzymy, które Holendrzy kolonii przylądkowej przezywali krowami morskimi, otyłe i ciężkie, a długie na dziesięć stóp nie okazywały bynajmniej wojowniczego usposobienia. Szum płynącego parowca i pluskanie śruby płoszyły je. Znać szalupa wydawała im się jakimś nowym potworem, któremu nie było co dowierzać. I w samej rzeczy wobec zgromadzonego na niej straszliwego arsenału zbliżenie się do statku było dla nich niebezpieczne. Sir John Murray miał niepospolitą chęć posłania im kilku kul, lecz Bushman zapewnił go, że w górze rzeki bynajmniej ich nie braknie, a szanowny dżentelmen zdecydował się oczekiwać na przyjaźniejszą łową porę. W pięćdziesięciu godzinach przebyto przestrzeń oddzielającą ujście kurumanu od Lattaku, a w dniu 7 lutego o godzinie 3 po południu parowiec znalazł się na wysokości tej osady. Skoro szalupa zarzuciła kotwicę, człowiek pięćdziesięcioletni, poważnego, lecz dobrotliwego oblicza wstąpił na pokład, a spostrzegłszy sir William Merego, podał mu rękę. Astronom przedstawił nowo przybyłego swoim towarzyszom, mówiąc: Wielebny Tomasz Dale, delegat Towarzystwa Misyjnego w Londynie, dyrektor stacji LAT-TACHU. Europejczycy powitali misjonarza, który pozdrowiwszy ich ofiarował swoje usługi. Miasto, a właściwie osada lat taku, jest stacją misyjną wysuniętą najdalej na północ od przylądka. Dzieli się ona na starą i nową. Stara, do której statek przybił, liczyła jeszcze na początku bieżącego stulecia przeszło 12 tysięcy ludności, która następnie wyemigrowała ku północnemu wschodowi. Miasto upadłe ustąpiło miejsca nowemu, zbudowanemu nieopodal na równinie porosłej niegdyś mimozami. To nowe lat taku, do którego udali się nasi Europejczycy, prowadzeni przez Tomasza Dale'a, składało się z 40 może gromad domów zamieszkanych przez 5 do sześciu tysięcy ludności z plemienia Beszuanów. W tym to mieście Dawid Livingstone przypędził trzy miesiące w 1840. Zanim udał się w swoją pierwszą podróż w Porzecze Zambezi, która miała go przenieść przez cały obszar środkowo-południowej Afryki. Wiadomo, że podczas tej podróży przebył nieznane ziemie, począwszy od Zatoki Loanda w Kongu aż do portu Kilman na wybrzeżach Mozambiku. Po przybyciu na miejsce pułkownik Everest wręczył misjonarzowi list doktora Livingstone'a polecający swemu przyjacielowi komisję naukową. Tomasz Dale, odczytawszy ten list z widoczną przyjemnością, zwrócił się ku naczelnikowi wyprawy, zapewniając, iż będzie się starał o wszystko, czego by mogli od niego żądać, spełnić jak najlepiej. Imię Livingstone'a, znane i szanowane we wszystkich okolicach tej części Afryki, wywierało na nań magiczny wpływ. Członków komisji pomieszczono w zakładzie misyjnym, w baraku obszernym i schludnie zabudowanym na wzgórzu. A otoczonym dokoła jakby twierdzą nieprzybytym żywopłotem. Europejczycy rozmieścili się tutaj daleko wygodniej, aniżeli by mogli w budynkach beszuanów. Nie dlatego, iżby mieszkaniami krajowców grzeszyły brakiem czystości. Przeciwnie. Podłogi ich chat stanowiła udeptana glina, na której pyłu dostrzec trudno, a zaopatrzone są w wyborne poszycie nieprzepuszczające kropli wody. Zawsze to jednak tylko chaty, do wnętrza których zamiast drzwi prowadzi okrągła dziura niewygodna do wejścia. W chatach tych mieszka się wspólnie, a bezpośrednie zetknięcie z beszłonami przyjemności sprawiać nie może. Naczelnik plemienia nazwiskiem Mulibahan Bahan uważał za swoją powinność złożyć Europejczykom uszanowanie. Człowiek ten dość przyjemny, nie mający murzyńskich warg nabrzmiałych ani spłaszczonego nosa, Twarzy pełnej, niezwężonej u dołu, jak u hotentotów, ubrany był w płaszcz misternie ze skór uszyty oraz rodzaj fartucha, zwanego w języku krajowców „pukoje”. Na głowie nosił skórzaną czapkę, a na nogach sandały. Branzolety z kości słoniowej zdobiły jego ręce. Przy uszach wisiały kolce z blachy miedzianej, będące zarazem kolczykami i amuletami. Od czapki spadał mu w tył ogon antylopy. Alaska zdobił pęk czarnych piór strusich. Naturalnej barwy ciała naczelnika beszłanów nie można było rozpoznać spod grubej warstwy ochry, którą się wysmarował od stóp do głowy. Kilka nacięć na udzie, nie dających się zatrzeć, wskazywało liczbę nieprzyjaciół położonych trupem przez muli Bachana. Wódz beszłanów, może jeszcze poważniejszy od Mateusza Struksa, zbliżał się kolejno do każdego z Europejczyków biorących za nosy. Operacja ta niezbyt przypadła do smaku Anglikom, poddawali się jej wszakże, gdy im powiedziano, że tym obrządkiem muli Bachan zapewnia ich uroczyście o swojej przychylności i gościnnym przyjęciu. Ukończywszy tę ceremonię, muli Bachan cofnął się, nie przemówiwszy słowa. A teraz, skorośmy otrzymali prawa obywatelstwa, rzekł Ewerest, nie traćmy chwili czasu i zajmijmy się naszymi czynnościami. Wzięto się najgorliwiej do pracy. A ponieważ zorganizowanie tak znakomitej wyprawy wymaga wiele zachodu i pamięci o najmniejszych szczegółach, przede komisja naukowa mogła wyruszyć w drogę dopiero z początkiem marca. Nie spóźniono się jednak wcale, bo właśnie czas ten wyznaczył pułkownik. W tej części roku kończy się pora deszczów, a nagromadzona podczas niej woda zapewniała podróżnym dostatek tego cennego artykułu w pustyni. Wyruszenie w pochód wyznaczono na dzień 2 marca. W tym dniu cała karawana oddana pod dowództwo Mokuma była w pogotowiu. Europejczycy pożegnali misjonarzy z lat taku i opuścili ich zabudowanie o siódmej z rana. Dokąd udajemy się, pułkowniku? zapytał William Emery, gdy minęli ostatnie chaty osady. Prosto przed siebie, panie emery, odparł pułkownik. Aż do chwili, gdy znajdziemy miejsce dogodne do zbudowania bazy. O godzinie ósmej karawana przybyła na szczyt płaskich wzgórz otaczających dokoła lat taku, a stąd roztaczał się przed wędrowcami nowy widok. Nieprzejrzana pustynia, kryjąca w swym głuchym i tajemniczym łonie niebezpieczeństwa, wypadki, trudy i cierpienia, jakie w przyszłości oczekiwały przybyszów. Rozdział szósty. Poznanie się bliższe. Eskorta dowodzona przez Bushmena składała się ze stu ludzi. Byli to sami bohiesmanowie. Ród pracowity, łagodny, niekłotliwy, zdolny znosić największe trudy fizyczne. Niegdyś przed przybyciem misjonarzy ciż sami bohiesmanowie byli kłamcami, niegościnnymi, szerzyli dookoła mordy i łupierze i zwykle korzystali ze snu swych nieprzyjaciół, żeby ich mordować. Misjonarze znacznie złagodzili ich dzikie obyczaje – Wszelako nie mogli w zupełności oduczyć ich pustoszenia osad i uprowadzania bydła. Dziesięć wazów podobnych do owego, o którym wyżej wspominaliśmy, tworzyło tabor ekspozycji. Dwa z pomiędzy nich, zbudowane na kształt wagonów zaopatrzonych w pewne wygody, służyć miały za mieszkania dla starszyzny. Pułkownik Everest i jego towarzysze mieli tym sposobem pomieszkanie drewniane, z suchą podłogą, dobrze zabezpieczone pokryciem z na nieprzemakalnego od deszczu, a zaopatrzone w łóżka i przybory toaletowe. Skoro miano położyć się obozem, wagon taki miał tę dogodność, że zaoszczędzał czasu potrzebnego do rozbijania zwykłych namiotów. Jeden z tych wozów przeznaczony był do pomieszczenia Everesta, sir Johna Moreya i Williama Emerygo, drugi dla Struxa. Palandra i Dwa inne wozy, urządzone na ten sam wzór, ale daleko prościej, przeznaczono dla majtków obu narodowości po pięciu w każdym. Rzecz prosta, że rozebrany na sztuki parowiec pomieszczono na dwóch wozach. W krainie tak obfitej w rzeki i jeziora, jak Południowa Afryka, wyprawa miała je często napotykać. Statek więc mógł jej oddać znakomite usługi. Na pozostałych wozach umieszczone były narzędzia pomiarowe, żywność, pakunki podróżników, broń, amunicja, stoliki triangulacyjne, rewerbery i mnóstwo najrozmaitszych instrumentów oraz rzeczy przeznaczone dla stu ludzi eskorty. Żywność Bohjesmanów głównie stanowił biltong. To jest mięso antylob, bawołów i słoni pokrajane w długie pasy i suszone na słońcu lub nad ogniem, które tym sposobem przyrządzone dawało się przechowywać miesiącami. Ten rodzaj przechowywania mięsa ma i tę korzyść za sobą, że zaoszczędza soli i jest bardzo użyteczny w krainach nieposiadających tej drogocennej przyprawy. Chleb zwykli bochiesmanowie zastępowali rozmaitymi korzeniami, jak migdały, cibory. Bulwami pewnych gatunków mesem briantów, figami krajowymi, kasztanami słodkimi, wreszcie rdzeniem pewnej odmiany zami, zwanym tu zwykle chlebem kafrów. Zapasy tej roślinnej żywności znajdowane miały być na drodze. Pożywienia mięsnego dostarczać mieli należący do wybrawy myśliwcy, którzy umieli z nieporównywalną zręcznością używać swoich łuków i olejsowych asagai, to jest dzirytów. Placy pełne wszelkiej, zwierzyny zapewniały obfitość świeżego mięsa. Do każdego wozu zaprzęgano trzy pary wołów z rasy tutejszej, krajowej. Długie nogi, wysokie łopatki i wielkie rogi cechują tę silną rasę. Uprzęż cała zrobiona była z bawoli grzemiona. Same wozy przypominały swoją arcy pierwotną budową dziecinne lata sztuki kołodziejskiej. Posuwały się bardzo wolno i ciężko na grubych kołach. Ale za to były mocne i można było przebywać na nich najgorsze drogi, spadzistości i wyboje bez najmniejszej obawy. Wierzchowce przeznaczone na użytek uczonej wyprawy pochodziły ze znanej rasy małych koników hiszpańskich, którą przed laty sprowadzono do Ameryki Południowej. Są to zwierzęta łagodne, wytrwałe, po największej części maści karej lub siwej, a dla swych przymiotów bardzo cenione. Oprócz tego zebrano sześć kwak. Zwierząt spokrewnionych z rodziną osłów, a maścią zbliżonych do zebry. Nogi ich cienkie, ciała zaokrąglone, a głos podobny do szczekania psów. Kwagi te miały przenosić instrumenty geodezyjne na miejsca, gdzie by ich dowieść nie było można. Mokum wyjątkowo dosiadał osobliwszego wierzchowca, wzbudzającego podziw w Sergionie Maraju, wielkim znawcy i miłośniku koni. Była to prześliczna zebra o białej sierści poprzeżynanej w poprzek brunatnymi pasami. Długość jej od pyska do ogona mierzyła stóp 7 od ziemi do zadniego kłębu cztery. Zwierzę to trwożliwe i niedowierzające z natury, bardzo rzadko daje się oswoić, ale Bushman, sławny myśliwiec, nie tylko dokazał tego, lecz nadto potrafił je ujeździć. Kilka psów, kształtem i długimi uszami przypominających wyżły europejskie z rasy współdzikiej, którą tu niewłaściwie nazywają hienami myśliwskimi, biegało po bokach oddziału. Taki był skład tej karawany, mającej zapuścić się w głąb Afryki, a widok jej, ciągnący się wierzchołkami wzgórz, przedstawiał zajmujący obraz. Woły kroczyły wolno, popędzane kolcem wolarzy. Dokąd mieli się skierować z lat taku? Pójdziemy wprost przed siebie, mówił pułkownik Everest, opuściwszy osadę. Możemy zapewnić, że ani on, ani Mateusz Strux, drugi naczelnik sami jeszcze nie wiedzieli, gdzie im wypadnie się udać. Do rozpoczęcia prac pomiarowych potrzeba było bowiem znaleźć obszerną równinę, o ile być może jak najrówniejszą, i należało na niej wymierzyć podstawę pierwszego z trójkątów, których siecią mieli pokryć część południowej Afryki na przestrzeni kilku stopni. Pułkownik objaścił Mokumowi o co idzie. Ale objaśnienia te na niewiele się przydały. Uczony astronom, przywykły do terminów naukowych i zwyczajny posługiwać się nimi w potocznej rozmowie, prawił o triangulacji, kątach ostrych i rozwartych, o podstawie i prostopadłej, o wysokości zenitu, a prawił tak niezrozumiale i rozwlekle, że myśliwiec zniecierpliwiony przerywając zawołał: Pułkowniku, nie rozumiem ani jednego słówka, co mi tam po waszych zenitach i tym podobnych zwierzętach! Nie wiem nawet po coście puścili się w głąb pustyni. Z wszystkiego jednak, co słyszałem, wnoszę, że tu idzie o jakąś wielką równinę, na której zamierzacie rozpocząć swoje obrządki. Bardzo dobrze, poszuka się i tego! Na skinieniem Okuma karawana, która tylko co miała minąć wzgórza otaczające lat taku, zaczęła się z nich spuszczać w kierunku południowo-zachodnim, to jest w krainę przerżniętą wodami Kurumanu. Bushman spodziewał się w okolicach zraszanych tą rzeką znaleźć równinę odpowiednią do zamiaru Everesta. Od tej chwili Mokum postępował na czele wyprawy. Sir John Murray, jadący na dobrym koniu, nie odstępował go na chwilę, a niekiedy rozlegający się wystrzał dawał znać, że szlachetny Anglik zaczynał zawierać znajomość z tutejszą zwierzyną. Pułkownik, zatopiony w myślach o przyszłych pracach komisji, zdał się na wolę konia i pozwolił się nieść, jak się zwierzęciu podobało. Mateusz Struks przesiadał się to na wóz, to na wierzchowca. Był ciągle w ruchu, ale nikogo słówkiem nie obdarzył. Palander, nadzwyczaj lichy kawalerzysta, przykrzył sobie tę jazdę i po największej części maszerował pieszo. Ale za to jego umysł wciąż pracował nad rozwiązaniem najtrudniejszych zadań matematycznych. Jeżeli noc rozdzielała Emerego i Zorna, zmuszonych przepędzać ją w osobnych sypialniach, to za to w dzień nagradzali sobie to rozłączenie. Ci dwaj młodzi ludzie z każdym dniem zawierali ściślejszą przyjaźń, którą przygody wyprawy miały jeszcze silniej zespolić. Częstokroć oddalali się od głównego oddziału, to zbaczając, to wyprzedzając go zwłaszcza w równinach, gdzie na odległą przestrzeń widzieć mogli ekspedycję. W takich chwilach czuli się niezmiernie swobodni w tych rozległych przestworach, wówczas inny świat rozwijał się przed nimi. Liczby, zagadnienia, obserwacje, rachunki, wszystko to pogubiwszy po drodze, rozmawiali o przedmiotach żywych i pięknych. Nie byli to dwaj astronomowie przykuci do lunety południowej, albo obliczający elementy jakiejś nowo odkrytej asteroidy, ale jakby dwaj studenci używający rozkosznych wakacji. Przedzieranie się przez bory, wyścigi po rozległych równinach cieszyły ich jak dzieci. Całą piersią wciągali orzeźwiający oddech przestrzeni. Śmiech serdeczny, zapomniany w obserwatoriach przy poważnej żmudnej pracy, doścignął ich tutaj i wetował sobie lata stracone na przebywaniu z kometami i gwiazdami spadającymi. Z nauki bynajmniej nie szudzili. Bo jeżeli kiedy niekiedy wymknął się któremuś dowcipny żarcik z marmurowej powagi mędrców jadących na czele karawany, to by się w nich cienia złośliwości nie dostrzegł. Dusze te młode, kochające, zdolne do uczuć, miłości, przyjaźni, poświęceń, dziwnie odbijały od zimnych naczelników Eweresta i Struxa, z których nauka i słowa porobiły automaty, poruszane sprężynami powagi i chłodu. Właśnie zajmując się rozmową o tych uczonych mężach, obydwaj udzielali sobie o nich objaśnień. — Czy wiesz, kochany Williamie? — mówił Michał Zorn. — Podczas naszej przeprawy z Europy przekonałem się, że oni sobie nawzajem zazdroszczą naczelnictwa naszej ekspedycji. — Wprawdzie pułkownik nosi tytuł naczelnika, ale w warunkach umowy zastrzeżono wyraźnie stanowisko Struxa. — Obydwaj są dumni i rozkazujący, ale rozdziela ich najgorsza ze wszystkich zazdrość. Zazdrość nauki! — Taka zazdrość, w podobnie jak nasza wyprawie, nie ma najmniejszego sensu, odparł Emery. Tu właśnie jeden drugiemu winien jak najserdeczniej pomagać, bo wszyscy korzystamy z pracy każdego. Że uwagi twe są prawdziwe, jestem aż nadto przekonany, ale to rzecz smutna dla naszych zamiarów, bo trzeba jak największego porozumienia się, chcąc, aby tak trudne przedsięwzięcie uwieńczył pomyślny skutek. Masz największą słuszność, ale lękam się by ich porozumienie było morzebne. Pomyślę sobie, co to będzie, jeżeli najmniejszy szczegół naszych prac, jak na przykład obranie podstawy, sprawdzenie obliczeń, rozmieszczenie stacji wywoła spory. Albo się mylę, albo też przeczuwam wzajemne szykany. Gdy przyjdzie do sprawdzenia prac dokonanych przez obie strony, gotowi się sprzeczać o jedną dziesiątą milimetra. Zastraszasz mnie, drogi Michale. Byłoby to fatalne, gdyby tak ważne zadanie miało się rozbić na drugim końcu świata o wzajemną zarozumiałość. Daj Boże, aby się Twoje obawy nie sprawdziły. Pragnę, aby były płonne, lecz w czasie podróży, przysłuchując się ich uczonym dysputom, niejednokrotnie miałem sposobność przekonać się, że obydwaj mają się za nieomylnych. A na dnie tego wszystkiego widzę żałosną zazdrość. Malszci dwaj panowie nie rozłączają się ani na chwilę. Jeden bez drugiego się nie ruszy i może nawet więcej od nas dwóch przebywają z sobą. Tak jest, lecz spędzając całe dnie razem nie mówią do siebie. Czuwają wciąż nad sobą, szpiegują się nawzajem, a jeżeli jeden nad drugim nie weźmie przewagi, to nasze prace bardzo niefortunnie wypadną. A ty, zagadnął z pewnym wahaniem się William, któremu z dwóch uczonych życzyłbyś ulegać? Mój drogi, odrzekł Zorn ze szczerością, uznam prawowitym naczelnikiem tego, który zdoła nad drugim wziąć przewagę. W rzeczach naukowych nie mam uprzedzeń i nie znam narodowej miłości własnej. Mateusz Stroks i pułkownik Everest są to dwaj znakomici ludzie, jeden wart drugiego, a cały świat cywilizowany ma prawo do owoców ich pracy, mniejsza o to, który z nich będzie kierować wyprawą, byle tylko nam to korzyść przyniosło. Czyż nie jesteś tego samego zdania? Najzupełniej, mój przyjacielu. Nie dajmy się więc zbić z toru niedorzecznymi przesądami, a w granicach naszych obowiązków zjednoczmy nasze siły dla dobra powszechnego. Może nam się też powiedzie odbijać razy, jakie na siebie będą wymierzali dwaj przeciwnicy. Ale, ale, a cóż w tym razie powie Palander? On? zawołał śmiejąc się Michał. On nic nie będzie wiedział, nic nie usłyszy i nic nie zrozumie. On się nie pyta, z kim i dla kogo liczy, byle tylko liczył. Jemu wszystko jedno, czy Hiszpan, czy Chińczyk. Nie ma żadnej narodowości i jest kosmopolitą. Ot i wszystko. Nie mógłbym tego powiedzieć o moim współrodaku Johnny Maraju. Jego dostojność jest na wylot aneglikiem, lecz jeszcze więcej jest zapamiętałym strzelcem, a więc chętniej puści się na pole, my pędzi żyrafa niż na sporną wycieczkę naukową. Liczmy zatem tylko na własne siły, gdy przyjdzie zapobiec starciu dwóch zapaśników uczonych. Zbytecznym byłoby zapewniać się nawzajem, że cokolwiek wypadnie, będziemy się zawsze trzymać ze sobą wiernie i szczerze. Zawsze wiernie i szczerze, cokolwiek mogłoby zajść, odrzekł Michał, ściskając silnie dłoń przyjaciela. Tymczasem wyprawa posuwała się wciąż naprzód, pod dowództwem i w kierunku wskazanym przez Mokuma. W dniu 4 marca w południe wędrowcy nasi dosięgnęli południowo-zachodniego krańca łańcucha wzgórz, wzdłuż których odbywali podróż od czasu opuszczenia lat taku. Myśliwy nie omylił się wcale. Wyprowadził karawany na równinę, ale równina ta była jeszcze zanadto falista, żeby mogła być wzięta na podstawę triangulacji. Nie przestaną więc posuwać się naprzód. Mokum stanął na czele jezdnych i taboru, zaś John Murray, William Emery i Michał Zorn znacznie go wyprzedzili. Przy schyłku dnia karawana zatrzymała się przy stacji burów, koczujących holenderskich osadników, którzy w miejscach obfitujących w pasze przebywają po parę miesięcy ze swoimi stadami. Koloniści przyjęli nader gościnnie naszych podróżnych. Naczelnik licznej rodziny, holender, nie chciał w zamian za swe usługi przyjąć najmniejszego wynagrodzenia. Gospodarz ten był jednym z owych ludzi odważnych, wstrzemięźliwych i pracowitych, którzy z małym kapitałem bogacą się z chowu Kiedy jedno pastwisko wyczerpie się, ludzie ci na pozór patriarchów biblijnych przenoszą się w inne miejsce, szukając żywności dla swego dobytku. Kolonista wskazał pułkownikowi, gdzie ma się udać. Ażeby znaleźć miejsce odpowiednie do rozpoczęcia prac geodezyjnych. równina ta leżała o 15 mil angielskich od obecnego ich stanowiska. Nazajutrz, 5 marca o świcie, ruszono w dalszy pochód. Najmniejszy wypadek nie przerwałby spokojnego pochodu, gdyby nie to, że John Murray ubił z odległości 1200 metrów osobliwsze zwierzę, mające pysk wołu, długi biały ogon, a na czole dwa spiczaste rogi. Był to gnu, gatunek dzikiego wołu. Bushman podziwiał celność strzału, od którego zwierz od razu padł trupem z tak ogromnej odległości. Zwierz ten dochodził pięciu stóp wysokości. Miał na sobie dużo wybornego mięsa i z tego powodu zalecono myśliwym karawany, aby na gnu szczególnie zwracali swe strzały. Około południa dojechano do wskazanej równiny. Był to step, Rozciągający się ku północy bez granic, równy jak stół. Mokum obejrzawszy się w koło, rzekł do Everesta. Pułkowniku, oto najpiękniejsza równina w tych stronach. Rozdział siódmy. Pierwsza podstawa triangulacji. Pracą naukową stanowiącą zadanie komisji było, jak wiadomo, zdjęcie triangulacji w celu wymierzenia jednego stopnia południka ziemskiego. Zmierzenie jednego lub kilku stopni południka za pomocą metalowych przymiarów wkładzionych jeden za drugim byłoby wadliwe, bo brakowałoby mu ścisłości matematycznej. Trudnoż i znaleźć równinę płaską zupełnie. Na mającą kilkaset mil kwadratowych powierzchni, jaka jedynie mogłaby się nadać do podobnego pomiaru. Na szczęście istnieje inny sposób mierzenia, a do tego daleko dokładniejszy. Dzielenie całego regionu, przy którym ma przechodzić linia południkowa, na pewną liczbę trójkątów, których obliczenie jest szybsze i łatwiejsze. Trójkąty te otrzymuje się celując za pomocą teodolitu. Narzędzia astronomicznego służącego do mierzenia kątów ku punktom wyniosłym, jak na przykład końce wież, tyki albo trójkąty piramidalne z drzew zwane celownikami. Trzy takie punkty stanowią trójkąt, którego kąty oblicza się wybornymi instrumentami z matematyczną ścisłością. W lunetach do patrzenia na wspomniane punkty znajdują się przed szkłami wewnątrz przeciągnięte włosy, ułożone w kratkę. Tym sposobem można wyznaczyć trójkąty mające boki na kilka mil i więcej długości. Tym sposobem Arago połączył brzegi Walencji z Wyspami Balearskimi, otrzymując ogromny trójkąt, którego bok na wspomnianej przestrzeni wynosił przeszło 822 555 sążni francuskich. Wiadomo z geometrii, że dla obliczenia powierzchni trójkąta dość jest znać długość jednego boku i miary kątów przylegających do niego. Z danych wiadomo jest wartość trzeciego kąta, a długość dwóch pozostałych boków bardzo łatwo obliczyć. Biorąc jeden z boków tego trójkąta za podstawę i pomierzywszy kąty do nieprzyległy, otrzymuje się nowy trójkąt i tak postępując wciąż dalej, prowadzi się pomiar aż do granic łuku, który postanowiono wymierzyć. Za pomocą tej metody otrzymuje się długość wszystkich linii prostych zawartych w sieci trójkątów, a przez szereg obliczeń trygonometrycznych łatwo wyznaczyć wielkość łuku południka, który przechodzi przez sieć trójkątów pomiędzy dwiema końcowymi stacjami. Powiedzieliśmy, że powierzchnię trójkąta, w którym długość jednego boku i wartość dwóch przyległych mu kątów jest znana, obliczyć łatwo. Otóż pomiar obydwóch kątów za pomocą teodolitu łatwo dokonać. Lecz wymierzenie linii, którą ma się obrać za podstawę pierwszego trójkąta, a więc całego systemu, jest najtrudniejszym zadaniem, bo potrzeba je uskutecznić na ziemi z niesłychaną ścisłością. Kiedy Delambre i Méchal wymierzali południk przecinający Francję od Dunkierki do Barcelony, mieli za podstawę pierwszego trójkąta kierunek prosty na gościńcu biegnącym z Melun do Olisson, w departamencie Sekwany i Marny. Postawa ta miała 12500 metrów, a na jej wymierzenie potrzeba było 45 dni. Jakich sposobów użyli oni dla otrzymania pomiaru ściśle matematycznego, dowiemy się z czynności pułkownika Everesta i Mateusza Struxa, którzy trzymali się metody dwóch wspomnianych astronomów francuskich. Zobaczymy, jak daleko należało zachować tę ścisłość. Pierwszą pracę geodyzyjną przedsięwzięto zaraz 6 marca ku ogromnemu zdziwieniu Mokuma, który nic a nic nie zrozumiał, o co idzie. Zdawało mu się, że uczeni robią sobie jakąś zabawkę, mierząc ziemi liniami na sześć stóp długimi, przytykając ich końce kolejno. Wiedział tylko tyle, że mu polecono wyszukać równinę jak najrówniejszą, to też ją odszukał. Miejsce w istocie było doskonale wybrane do wymierzenia prostej podstawy. Pokryta suchą i niską trawą równina rozciągała się aż do granic widnokręgu i była jakby umyślnie wyrównana. Niezawodnie Delambr i Meszo nie mieli tak gładkiej powierzchni na rzeczonym gościńcu. W tyle naszych mierniczych równina ta podnosiła się, tworząc wzgórza stanowiące od południa granicę pustyni Kalahari. Ku południu wydawała się bezgraniczna. Na wschód kończyła się łagodnym stokiem w pagórki otaczające lattaku. Ku zachodowi równina jeszcze bardziej obniżała się i tworzyła moczary. Wody stojące, którymi grunt był przesiąkły, podsycały rzekę Kuruman. Mateusz Struks, rozpatrzywszy się po całej okolicy, odezwał się do Eweresta. — Pułkowniku, mniemam, że skoro obierzemy stałą podstawę, będziemy mogli tutaj wyznaczyć końcowy punkt naszego południka. — Podzielę w zupełności szanowne pańskie zdanie — odrzekł Anglik. — Jak tylko wyznaczymy ściśle długość tego miejsca... Zanim przeniesiemy je na kartę, trzeba będzie rozpatrzyć się dobrze, czy łuk ten w dalszym przeprowadzeniu nie napotka niemożliwych do przezwyciężenia przeszkód, które by przerwały nasze prace geodezyjne. Nie przypuszczam, ażeby podobne przeszkody istniały, odparł Strux. Ha, zobaczymy, mówił Anglik. Zmierzmy już najpierw podstawę w tym miejscu tak przydatnym do tej czynności. A potem rozważmy, czy nam będzie dogodnie połączyć ją szeregiem trójkątów pomocniczych z siecią trójkątów, przez które przechodzić małk południka? Po zgodzeniu się na to rozpoczęto natychmiast mierzenie podstawy. Czynność ta miała zabrać dużo czasu, gdyż uczona komisja postanowiła wykonać pomiar z jak największą ścisłością. Członkowie jej postanowili dokładnością swojej pracy przewyższyć poprzedników, którzy wymierzali z melon podstawę swego pierwszego trójkąta. A no przecież praca tamtych astronomów była tak dokładna, że przy wyznaczeniu nowej podstawy koło Perpignan na południowym krańcu Francji, a więc na przeciwległej granicy, w zdejmowanej przez nich triangulacji na długości 330 tysięcy sążni francuskich, znaleziono zaledwie 11 cali różnicy, pomiędzy miarą otrzymaną bezpośrednio, a miarą wynikłą z obliczeń matematycznych. Przed rozpoczęciem prac należało się urządzić w nowej siedzibie. Ewerest wydał stosowne rozkazy i w krótkim czasie w tej pustynnej okolicy powstała jakby nowa wieś, niby hotentocka osada, w języku krajowców zwana Kralem. Porozstawiono wozy na sposób domów mieszkalnych, ale tak, że po jednej stronie stały wozy trzech Anglików, po drugiej struchsa palandra i zorna. Środek pomiędzy dwoma grupami zajmował wspólny plac a zaresztą wozów ustawionych w półkole pasły się koni i bydlęta pod strażą poganiaczy. Na noc wpędzano je w środek taboru dla zabezpieczenia od napaści drapieżnych zwierząt w tych okolicach południowej Afryki nader obfitych. Mokum, nie znający się na matematyce, ale za to myśliwiec znakomity, wziął na siebie zaopatrywanie karawany w świeże mięso. Sir John Murray którego obecność przy pomiarach była niepotrzebna, gorliwie za to pomagał nam rodowi. Zależało rzeczywiście na oszczędzaniu mięsa suszonego, a więc dziczyzna miała je zastąpić. Dzięki zręczności i niezmiernej wprawie w tropieniu i ściganiu zwierza, a gorliwości jego podkomendnych nie zabrakło dziczyzny. Łowcy plądrowali okolice na kilka mil w krąg zaimprowizowanej osady, a echa wystrzałów co chwila dobiegające do uszu pozostałych w obozie świadczyły, że myśliwi nie tracą czasu na próżno. Dnia 7 marca przystąpiono do pomiaru podstawy. Część przygotowawczą wykonać mieli dwaj najmłodsi astronomowie. — W drogę, koleżko! — zawołał wesoło Michał Zorn. — Oby bóstwo ścisłości matematycznej użyczyło nam swej potężnej opieki! — Prace rozpocząć należało od wytyczenia linii prostej, mającej służyć za podstawę pierwszego trójkąta. Ponieważ grunt najrówniejszy był z południowego zachodu na północny wschód, przeto postanowiono linię prowadzić w tym kierunku, żeby ją wytyczyć jak najprościej. Emery wbijał w pewnych odległościach paliki, zaopatrzone na górnych końcach w stalowy ostrza. Zorn uzbrojony w lunetę sprawdzał prostość kierunku. Do tego celu służyła mu luneta, której obiektyw był w środku przedzielony na pół prostopadle przeciągniętym włosem. Jeżeli więc włos ten był na jednej linii z cienkimi ostrzami stojących za sobą palików, to wytyczanie linii prostej było dobre. Mając te linię, jak już mówiliśmy, stanowić podstawę pierwszego trójkąta wytyczono na przestrzeni dziewięciu mil angielskich. A pracę tę cztery dni trwającą młodzieńcy wykonali jak najdokładniej. Następnie miano zmierzyć długość wytyczonej linii za pomocą sztabek metalowych układanych jak najprościej jedną za drugą. Zdaje się, że to rzecz łatwa, a jednakże jakichże ona wymaga ostrożności. Tym większych, że od niej głównie zależy dokładność triangulacji. Oto metoda, jakiej się trzymano przy tym mierzeniu. W dniu 10 marca z rana postawiono na ziemi na wytyczonej pelikami linii prostej drewniane podstawki. Było ich dwanaście, a każda spoczywała na trzech żelaznych, śrubowatych nóżkach, długich na kilka cali. Nóżki te nie pozwalały podstawce się ześlizgnąć i utrzymywały ją w położeniu nieruchomym. Na podstawkach układano następnie drewniane listwy, bardzo starannie wygładzone, a zaopatrzone z obu boków w wystające brzeszki. Na tych dopiero kładziono metalowe sztabki będące właściwą miarą na tak przygotowanych podstawkach. Po umieszczaniu na nich drewnianych listewek obaj naczelnicy komisji Everest i Strux przy pomocy emerygo i Zorna zajęli się ułożeniem pierwszych sztabek. Mikołaj Palander stał nad nimi z papierem i ołówkiem w ręku, gotowy do notowania w podwójnym rejestrze liczb, któremu tamci mieli podawać. Sześć sztabek metalowych, wyrobionych z jak największą dokładnością, miało służyć do pomiaru. Każda była długa na jeden dawny sążeń francuski, szeroka na dwanaście, a gruba na dwa milimetry. Wykonano jest z platyny, jako metalu opierającego się najsilniej i w każdej porze roku wpływom powietrza. Ale i platyna ulega wpływom temperatury i kurczy się przy oziębieniu, a przy rozgrzaniu przedłuża. Zmiany tej długości należało brać w rachubę, więc też każdą ze sztabek zaopatrzono w metalowy termometr urządzony na własności kurczenia się i rozszerzania metali przy zmianie temperatury. Każda też sztabka platynowa pokryta była drugą, zrobioną z miedzi, a nieco krótszą. Podziałka umieszczona przy końcu linii miedzianej miała wskazywać ściśle względne wydłużanie się miedzi, co znowu pozwalało obliczyć bezwzględne rozciąganie się sztabki platynowej. Nadto za pomocą tejże podziałki można było wyznaczyć rozszerzanie się, choćby nader nieznaczne, sztabki platynowej. Z jaką dokładnością brano się do pracy, dość powiedzieć, że do podziałki zastosowano mikroskop dozwalający wyznaczyć ćwierć jednej stutysięcznej części sążnia francuskiego. Sztabki platynowe tak układano na drewnianych listwach, ażeby koniec jednej nie przytykał do końca drugiej, gdyż trzeba było wystrzegać się najlżejszego nawet wstrząśnienia. Pułkownik Everest i Mateusz Struks pierwszą sztabkę sami ułożyli na listwach w kierunku wytyczonej linii prostej. Osto od niej znajdowało się na paliku ostrze niby cel, do którego miano się stosować. Każda sztabka miała na dwóch końcach cieniuchne stalowe sztyfty, wbite na samej jej osi. Otóż jeżeli dwa rzeczone sztyfty i ostrze palika zakryły się wzajem, to nie zboczono z kierunku linii prostej. Emery i Zorn położyli się na ziemi, przekonali się, że tak było w istocie. Teraz, odezwał się pułkownik, trzeba wyznaczyć punkt, od którego rozpoczniemy nasz pomiar. Ten punkt wskaże nam nitka obciążona ołowiem, a dotykająca zewnętrznego końca pierwszej sztabki. Ponieważ nie ma w pobliżu góry, przeto nic nie odciągnie ciężarka pionu od ściśle prostopadłej, a tak wyznaczymy bardzo dokładnie szukany punkt. Ścisłość zależy od tego, odezwał się Strux, a żeby wziąć także w rachubę połowę grubości nici dźwigającej pion. Ależ ma się rozumieć, odparł Everest. Wyznaczono więc omawiany punkt z jak największą ścisłością i miano zacząć dalszą robotę, ale ułożenie sztabek metalowych jedno za drugą w kierunku linii prostej nie wystarczało jeszcze do ścisłych obliczeń. Należało nadto wziąć w rachubę ich położenie względem poziomu. — Mnie mam — zauważył znowu Everest. Już nie możemy wymagać, żeby sztabki metalowe układane były w położeniu zupełnie poziomym. — Któż by się o to kusił? — odpowiedział Struks. Wystarczy wyznaczyć ich położenie względem poziomu, a tego dokażemy za pomocą libelki. Tym sposobem wyznaczymy kąt nachylenia, który nam da porównanie długości mierzonej z długością rzeczywistą. Ponieważ obydwie powagi naukowe zgodziły się na jedno, przystąpiono więc do pomierzenia kąta nachylenia. Libelka na ten cel wymyślona składała się z alidady ruchomej obracającej się około osi umieszczonej na wierzchołku węgielnicy. Podziałka znajdująca się na niej wskazywała różnicę przez porównanie linii nieruchomej, mającej na sobie łuk dziesięciostopniowy z pięciominutowymi odstępami, z linią ruchomą alidady. Libelkę ustawiono na platynowej sztabce i wyznaczono kąt nachylenia. W chwili, gdy Palander zabierał się do obliczenia wynikłych stąd liczb, Strux zażądała, żeby libelkę ustawić odwrotnie, gdyż tym sposobem da się skontrolować pierwsze obliczenie. Uwaga Struxa przyjęto bardzo dobrze i odtąd stosowano się prawie zawsze do jego doświadczonych rad. Dotąd więc dokonano dwóch ważnych prac. Wytyczono kierunek linii mającej tworzyć podstawę pierwszego trójkąta i zmierzono kąt jej nachylenia względem poziomu. Wyniki otrzymane z tych dwóch czynności palander wpisał do dwóch odrębnych rejestrów, a wszyscy członkowie komisji stwierdzili prawdziwość tych liczb swymi podpisami na marginesie rejestrów. Ale pozostało jeszcze dopełnić dwóch, nie mniej ważnych czynności. To jest najpierw odnotować zmianę, jakiej ulega sztabka platynowa pod wpływem ciepła, a następnie jak najdokładniej wyznaczyć wymierzoną przez nią długość. Pierwsza była łatwa do wykonania. Wystarczyło na to obrachowanie różnicy pomiędzy sztabką platynową i miedzianą. Struk Everest kolejno obserwowali te różnice przez mikroskop, a obserwacja ta wskazała absolutną wartość zmiany długości sztabki platynowej. Zmianę zapisano w rejestrach, a później miano ją zredukować do temperatury plus 16 stopni Celsjusza. Otrzymane cyfry także potwierdzili członkowie komisji podpisami swymi na marginesie rejestrów. Szło wreszcie o wyznaczenie długości wymierzonej przez sztabkę platynową. Aby spełnić to zadanie, Everest położył na listwie drewnianej drugą platynową sztabkę, w przedłużeniu pierwszej, ale tak, aby ich końce nie stykały się ze sobą. Następnie najmłodsi członkowie komisji sprawdzali, czy cztery sztyfty sztabek znajdują się na jednej linii i czy padają także na ostrze palika. Na koniec trzeba było wymierzyć przerwę pozostawioną pomiędzy dwoma końcami sztabek. Na końcu pierwszej sztabki w miejscu, gdzie sztabka miedziana nie pokrywała platynowej, znajdował się języczek platynowy, dający się za lekkim dotknięciem tam i na powrót posuwać między dwoma rowkami. Pułkownik posunął ten języczek, aż dotknął następnej sztabki. Znajdowała się na nim podziałka na dziesięciotysięczne części toaza, a że skala umieszczona na jednym z rowków, a opatrzona mikroskopem, pokazywała stutysięczne części tegoż sążnia można więc było przerwę zostawioną pomiędzy dwoma sztabkami wyznaczyć z matematyczną ścisłością. Liczbę stron otrzymaną wpisano w rejestr i potwierdzono. Podobnie jak otrzymanie pierwszej. Dla otrzymania wyników jak najdokładniejszych przyjęto następującą uwagę Zorna. Wiadomo, że sztabka miedziana pokrywała platynową. Otóż pierwsza leżąca na wierzchu była bardziej wystawiona na działanie promieni słonecznych, a tym samym rozgrzewała się i rozszerzała więcej. Aby zaś tego uniknąć, przykryto obie sztabki wysokim na kilka cali daszkiem, w ten sposób, iżby nie przeszkadzał obserwacjom. Wreszcie, ponieważ z rana i nad wieczorem promienie słoneczne padały ukośnie i dostawały się pod daszek, przed urządzono jeszcze zasłonę płócienną, zakrywającą sztabki z boku od strony słońca. Podobne czynności uczeni wykonywali z niezmordowaną cierpliwością i pedantyczną dokładnością przez cały miesiąc. Skoro cztery sztabki ułożone dały rezultaty liczbowe pod czterema powyżej wymienionymi okolicznościami jak najdokładniej sprawdzone i zapisane, rozpoczynała się na nowo ta sama praca z czterema następnymi sztabkami. Mierniczowie musieli przenosić podstawki i listwy, ustawiać je na przedłużeniu poprzednich, a pomimo wprawy i zręczności mierzących, robota posuwała się arcywolno, i nie wymierzano więcej dziennie jak 200 do 300 sążni. Nieraz gdy powstał silny wiatr i wstrząsał podstawkami, musiano przerywać pracę. Na trzy kwadranse przed zachodem słońca astronomowie zaprzestawali pomiaru i przygotowywali pracę na dzień następny za pomocą następujących czynności. Szapkę oznaczoną numerem pierwszym układano tymczasowo, a na gruncie oznaczono punkt, w którym miał przepaść jej koniec. W miejscu tym zrobiono w ziemi dziurę, w której umieszczono palik z przymocowaną ołowianą płytką. Następnie nadawano pierwszej sztabie stałe położenie, a po zapisaniu nachylenia zmiany długości pochodzącej ze zmiany ciepłoty i kierunku zapisywano przedłużenie linii wymierzone sztabką oznaczoną numerem czwartym. Potem za pomocą pionu przedni kraniec pierwszej sztabki oznaczono kreską na płycie ołowianej palika. Przez ten punkt starannie wytyczono dwie linie pod kątem prostym. Jedną wyznaczającą kierunek podstawy, a drugą w kierunku prostopadłym. Przy zachowywaniu przytoczonych ostrożności, gdyby nawet przez jakiś wypadek narzędzia zostały poruszone w nocy, nie potrzebowano roboty rozpoczynać od początku na nowo. Nazajutrz, odkrywszy płytkę, mierniczowie układali sztabkę w położeniu tym samym, w jakim znajdowała się poprzedniego dnia przy zamknięciu robót. A to za pomocą pionu, którego czubek musiał padać dokładnie na punkt przecięcia dwóch linii. Oto prace, jakimi nasi uczeni zajmowali się przez 33 dni na równinie tak przyjaznej rozpoczęciu pomiaru. Rzecz prosta, że wszystkie obliczenia zapisywano jak najsumienniej i stwierdzono podpisami. Pomiędzy dwoma naczelnikami wyprawy zachodziły niekiedy maleńkie spory. Najczęściej przy odczytywaniu cyfry na podziałce wszczynała się delikatna sprzeczka o cztery stutysięczne sążnia. Wymieniali wówczas pomiędzy sobą kilka słów słodko cierpkich, lecz gdy kwestia sporna poddana pod głosowanie wszystkich członków komisji przeszła większością głosów, oponent musiał ustąpić. Jedna tylko kwestia wywołała spór tak żywy, że dopiero wdanie się ser Johna Maraja położyło mu koniec. Poszło im o długość, jaką miała mieć podstawa pierwszego trójkąta. Rzecz jasna, że im podstawa będzie dłuższa, tym kąt jej przeciwległy bardziej rozwarty, a więc łatwiejszy do zmierzenia. Nie sposób jednak było przedłużać podstawy do nieskończoności. Everest proponował, żeby obrać podstawę długą na sześć tysięcy francuskich sążni, czyli aby miała tę samą długość, jak przyjęta przez Delembra i mieszana na drodze pod Melun. Mateusz Strux zażądał, aby ją przedłużyć do dziesięciu tysięcy sążni, gdyż równina na to dozwalała. W tej kwestii Ewerest był nieugięty. Strux postanowił także nie ustępować. Po wyczerpaniu obustronnych argumentów, mniej lub więcej słusznych, zaczęto robić osobiste przytyki. Nie był to już spór dwóch uczonych mężów, ale sprzeczka dwóch cudzoziemców spierających się o pierwszeństwo swoich narodowości. Na szczęście, Słota przerwała to zajęcie, umysły ochłonęły, a komisja postanowiła większością głosów, że podstawę przyjmą na 8 tysięcy sążni długą, i tym sposobem właśnie się zakończyła. Krótko mówiąc, roboty prowadzono z wielką ścisłością i pomyślnym skutkiem. A żeby ich rzetelność sprawdzić z matematyczną ścisłością, komisja postanowiła zmierzyć drugą podstawę na północnym końcu południka. Podstawa ta bezpośrednio mierzona wynosiła 8037 sążni i 75 setnych. Od niej miała się poczynać i na niej opierać sieć trójkątów, którą uczeni zamierzali pokryć Afrykę Południową na przestrzeni kilku stopni. Rozdział 8. Południk 24. Wymierzanie podstawy zabrało 45 dni. Rozpoczęto pracę dnia 6 marca, a skończono 13 kwietnia. Zaraz potem astronomowie wzięli się do rozpoczęcia triangulacji. Przede wszystkim należało wyznaczyć szerokość południowego punktu, od którego zaczynał się łuk południka, jaki miano wymierzać. Podobną czynność należało potem ponowić na punkcie kończącym tenże łuk na północy, a z różnicy obu szerokości obrachować liczbę stopni mierzonego łuku. W dniu więc 14 kwietnia rozpoczęto jak najściślejsze obserwacje w celu wyznaczenia szerokości miejsca. Już poprzednich nocy, w czasie zawieszania robót dziennych około wymierzenia podstawy, William Emery i Michał Zorny zmierzyli wysokość wielu gwiazd kołem powtarzającym fortina. Młodzi ci ludzie wykonali te prace z taką ścisłością, że odchylenia wynikające zapewne z różnego stopnia odbicia, stosownie do gęstości różnych warstw atmosfery, nie przekraczały dwóch sekund kątowych. Z tak drobiazgowo wykonanych badań okazało się, że punkt południowego końca łuku leży pod 27,951789 stopnia szerokości południowej. Mając szerokość, przystąpiono do obliczenia długości wschodniej, znaleziony punkt przeniesiono na mapę Afryki Południowej, sporządzonej na wielką skalę. Mapa ta obejmowała wszystkie najnowsze odkrycia dokonane w tej części stałego lądu. Były na niej narysowane drogi przebyte przez podróżników i naturalistów takich jak Livingstone, Anderson, Magyar, Baldwin, Bartel, Weiland, Liechtenstein. Szło o wybranie na karcie tej południka, który miano wymierzyć pomiędzy dwiema oddalonymi stacjami, tak, aby południk ten zawierał w sobie dostateczną ilość stopni. Łatwo pojąć, że im ten łuk będzie więcej zawierać stopni, czyli im będzie dłuższy, tym będzie łatwiej zmniejszać wpływ możliwych błędów popełnionych przy mierzeniu. Południk zmierzony pomiędzy Dunkierką i Formenterą wynosił stopni 12 minut 22 sekund 13 i 5 tercji. Otóż, w zamierzonej przez uczoną komisję triangulacji należało wybrać południk z jak największą przezornością. Unikać zatem przeszkód naturalnych niemożliwych do przebycia, jak na przykład niedostępnych pasm gór, szeroko rozlanych wód, które by mogły wstrzymać pochód karawany. Szczęśliwym trawem ta część Afryki wybornie nadawała się do tego rodzaju pracy. Wzgórza tam były łagodne i niewysokie, rzeki wąskie i łatwe do przebycia. Jeżeli czego należało się obawiać, to tylko niebezpieczeństwa, ale przeszkody naturalne nie istniały. Te obszary południowej Afryki zaległa w znacznej części pustynia Kalahari, ogromna przestrzeń, rozciągająca się na północ od arani aż do jeziora Nagami pomiędzy 19 a 29 stopniem szerokości południowej w kierunku zaś poprzecznym od Atlantyku na zachodzie do 20 południka, według obserwatorium w Greenwich na wschodzie. Tymto południkiem postępując w kierunku północnym, a trzymając się granic pustyni Livingstone w roku 1849 dotarł aż do jeziora Nagami i do wodospadów Zambezi. Co do pustyni, nie zasługuje ona na tę nazwę w ścisłym słowa znaczeniu. Nie są to wcale równiny Sahary, nieprzejrzane równiny piaszczyste, jałowe i pozbawione roślinności, a z tego powodu niemożliwe do przebycia. Kalahari wydaje mnóstwo roślin, jej grunt pokrywają obfite, bujne trawy, posiada obszerne zarośla i lasy o ogromnych drzewach, rojące się mnóstwem zwierzyny i drapieżnych, niebezpiecznych bestii. Mieszkają w niej stale lub prowadzą życie koczownicze liczne plemiona bohiesmanów i bakalacharisów, no ale przez znaczną część roku brakuje jej wody, a więc bardzo wiele potoków wysycha, a właśnie ten brak wody jest główną przeszkodą do zbadania jej wnętrza i osiedlenia się tutaj. W każdym jednak razie, w czasie rozpoczęcia wyprawy przez uczoną komisję tylko co skończyła się pora deszczów, a więc nie mieli powodu obawiać się braku wody. Takich to objaśnień Mokum udzielił naszym wędrowcom. Znał bardzo dobrze krainę Kalahari, bo przebywał w niej często. Już to jako myśliwy, już jako przewodnik towarzyszący jakiejś wyprawie geograficznej. Tak Madeusz Struks, jak i pułkownik Everest zgodzili się na to, że ten rozległy obszar przedstawia wszelkie korzystne warunki potrzebne do dobrej triangulacji. Pozostało obrać południk, na którym miano wymierzyć kilku stopniowy łuk. Czy południk ten miał się zaczynać od jednego z końców podstawy, przez co uniknięto by potrzeby łączenia jej za pomocą trójkątów z innym punktem pustyni Kalahari? Okoliczność tę dokładnie rozstrząśnięto, a po jej zbadaniu komisja uznała, że może przyjąć południowy koniec za punkt wyjścia. Południk ten był dwudziestym na wschód Greenwich. Zajmował obszar siedmiu stopni między dwudziestym a dwudziestym siódmym na no, w przebiegu swym nie napotkał żadnej przeszkody, a przynajmniej na mapie wcale się nie znajdowały. Po długiej naradzie uczeni zgodzili się, żeby przedsięwziąć pomiar łuku na 24 południku, który w swoim przedłużeniu przebiega przez południową Rosję. Korzyść to widoczna, gdyż można potem powtórzyć pomiar w Europie. Roboty więc rozpoczęto, a astronomowie zajęli się wyborem punktu, który miał być wzięty za wierzchołek pierwszego trójkąta. Pierwszą stację obrano na prawo od południka. Było to odosobnione drzewo leżące na małym podniesieniu ziemi w odległości mniej więcej 10 mil. Widać je było doskonale, tak z południowo-wschodniego, jak z północno-zachodniego końca podstawy, z punktów, na których pułkownik kazał wbić dwa pale. Astronomowie najpierw wymierzyli kąt, który wymienione drzewo tworzyło z punktem południowego końca podstawy. Do pomiaru użyto koła Bordy, zastosowanego do prac geodezyjnych. Dwie lunety tego przyrządu były tak wymierzone, że oś optyczna jednej padała na północno-zachodni koniec podstawy, drugiej zaś na samotne drzewo znajdujące się w stronie północno-wschodniej. Ich rozsunięcie wskazywało odległość kątową rozdzielającą te dwa punkty. Zbyteczną rzeczą byłoby dodawać, że przyrząd ten wyrobiony z osobliwszą dokładnością Pozwala obserwującemu sprowadzić omyłki do najdrobniejszych rozmiarów. W samej istocie omyłki dają się wzajemnie kontrolować i znosić przez powtarzanie kilkakrotnie pomiarów. Inne też instrumenty, jak podziałki, libelki, węgielnice, gruntwagi, przeznaczone do zapewnienia przyrządom horyzontalnego położenia, nie pozostawiały nic do życzenia. Komisja posiadała cztery koła powtarzające. Dwa z nich służyć miały do obserwacji geodezyjnych, jak zdejmowanie kątów, które miano mierzyć. Dwa pozostałe z kołami ustawionymi pionowo do obrachowywania wysokości gwiazd, a więc do wyznaczenia choćby w ciągu jednej nocy szerokości stacji z dokładnością do drobnego ułamka sekundy. Przy pracy takiej doniosłości, jak wymierzenie łuku południowego, nie dość było otrzymywać ścisłą wartość każdego kąta stworzących trójkąt geodezyjny, ale nadto w pewnych przerwach mierzyć wysokość gwiazd w Zenicie, wysokość dla każdej stacji odmienną. Prace rozpoczęto 24 kwietnia. Pułkownik Everest, Michał Zorn i Mikołaj Palander obliczyli wartość kąta, jaki koniec południowo-wschodni tworzył z drzewem, gdy tymczasem Mateusz Struks. William Emery i Sir John Murray przenieśli się na koniec północno-zachodni dla wymierzenia kąta, który on tworzył z tym samym drzewem. Podczas tych prac zwinięto obóz, zaprzężono woły, a karawana pod przewodnictwem Bushmana udała się na miejsce, gdzie znajdował się pułkownik i gdzie miano się znowu zatrzymać. Dwie kwagi niosące narzędzia zostawiono przy astronomach. Pogoda sprzyjała dotąd robotom, Naczelnicy jednak postanowili, aby w razie gdyby czas utrudniał zdejmowanie punktów, pracować w nocy przy świetle rewerberów lub też światła elektrycznego, w które komisja była zaopatrzona. Pierwszego dnia pomierzono dwa kąty. Po starannym sprawdzeniu obliczeń zapisano je w podwójny rejestr. Wieczorem zgromadzili się wszyscy około drzewa, które służyło za celownik. Był to ogromny baobab, mający w obwodzie pnia 80 stóp. Niezwykła barwa kory nadawała mu szczególny wygląd. Pod olbrzymimi konarami tego drzewa, którego rozłożyste gałęzie zamieszkiwała niezliczona ilość wywiórek, nadzwyczaj lubiących jego jajowate owoce, zmieściła się cała karawana. W ciągu dnia myśliwi splądrowali okolice i ubili kilkanaście antylop. Kucharz osady zajął się ich przyrządzaniem, a wkrótce ponętna woń pieczystego poczęła drażnić powonienie uczonych mężów, rozbudzając szalony apetyt, na którym strudzonym całodzienną pracą wcale nie zbywało. Po wieczerzy pokrzepieni astronomowie udali się do swych sypialni, gdy tymczasem Mokum rozstawił czaty naokoło obozu. Dwa wielkie ogniska, podsycane uschłymi gałęziami baobabu, utrzymywano przez całą noc a to w celu odstraszenia drapieżnych zwierząt przywabionych wonią krwawego mięsa. Po dwóch godzinach spoczynku William Emery i Michał Zorn wstali. Ich praca wymierzenia wysokości gwiazd nie była jeszcze ukończona. Chcieli znaleźć szerokość miejsca, na którym założono dzisiaj obóz. Obydwa i bez względu na wczorajsze trudy zasiedli przy lunetach. Cisza nocy przerwało wycie hien podobne do ludzkiego śmiechu i grzmiący ryk lwa rozlegający się daleko w pustyni. Nie przeszkadzało to w pracy młodzieńcom. Wyznaczyli bardzo ściśle zmianę zenitu, jaka zaszła z powodu przeniesienia stanowiska. Rozdział 9. Kral. Na drugi dzień, to jest 25 kwietnia, prowadzono bez przerwy roboty geodezyjne. Spod baobabu wymierzono lunety na dwa krańcowe punkty opuszczonej podstawy, żeby sprawdzić, czy wczorajszy pomiar był dobry. Następnie obrano dwa punkty po prawej i po lewej stronie południka. Jednym miał być wyniosły pagórek, wznoszący się wśród równiny o sześć mil angielskich od obozowiska, drugim Żerć, wbita w odległości siedmiu mil. W ten sposób prowadzono triangulację przez trzy tygodnie bez przeszkody. Do 15 maja astronomowie po ustawieniu i obliczeniu siedmiu trójkątów posunęli się o jeden stopień na północ. Pułkownik Everest i Strux podczas tych prac bardzo rzadko ze sobą rozmawiali. Widzieliśmy, że przy podejmowaniu prac na dwóch oddzielnych punktach rozdzielali się chętnie, pracowali prawie zawsze oddaleni od siebie o kilka mil, a rozdział ten chronił ich od sprzeczek, od jakich łatwo mogła ich przywieźć miłość własna. Wieczorem, po powrocie do obozu, obydwaj udali się do swych sypialni. Przy obieraniu stacji wszczynały się wprawdzie często spory, ale nie dochodziło do groźniejszych zajść. Michał Zorn i jego przyjaciel nabierali otuchy, że dzięki całemu rozdziałowi dwóch rywali prace geodezyjne będą przeprowadzone do końca, bez wywołania zajścia, które by mogło dwóch uczonych doprowadzić do zupełnego zerwania stosunków. Dnia 15 maja obserwatorowie, jak powiedziano, Przemieściwszy się o jeden stopień od południowego punktu południka, znajdowali się na równoleżniku lat taku. Wieś ta położona była o 35 mil angielskich na zachód od ich obozowiska. W miejscu tym założono świeżo obszerny kral. Było to miejsce bardzo dogodne, a na wniosek Johna Maraja postanowiono wypocząć tu przez kilka dni. Dwaj najmłodsi uczeni mieli skorzystać z tej sposobności, aby dokonać pomiaru wysokości słońca. Palander. Ze swej strony zajmował się redukcją, ażeby różnice położenia celów wybieranych na wierzchołki trójkątów, a znajdujących się na rozmaitych punktach wzniesienia, sprowadzić do poziomu morza. John Murray także odbywał obserwacje, jednak ani tak mozolne, ani tak nudne, gdyż zamiast gwiazd na niebie lub punktów trygonometrycznych obserwował zwierzyny i nie teodolitem, ale ze strzelby do niej mierząc, bez wielkiego trudu zbierał owoce swej pracy. Dzikie plemiona południowej Afryki nazywają kralem rodzaj przenośnej osady, którą w miarę spasienia bydłem okolicy przenosi się winną. Osada taka liczy zwykle około 30 mieszkań i 100 lub więcej mieszkańców. Kral, około którego zatrzymała się nasza wyprawa, utworzony był przez znaczną ilość szałasów rozłożonych w półkole po obu brzegach Kuramanu. Szałasy wykonane z nieprzemakalnych plecionek z sitowia, które uczepiono do drewnianych słupków, wyglądały jak niskie ule. Otwory drzwi zasłonięte były skórami zwierząt, a tak niskie, że wchodziło się do środka na czworakach. Przez ten jedyny otwór wydobywał się na zewnątrz dym ogniska. Przebywanie w dymnej i ciasnej, pełnej wyziewu w chacie dla Europejczyka było nieznośne. Ale manowie i hotentoci żyli tu rozkosznie. Przybycie karawany poruszyło całą osadę. Psy, poprzywiązywane u wejścia chat, z zajadłością szczekały. Wojownicy osady, zbrojni w asagaje, noże i maczugi, a chronieni przez skórzane tarcze, śmiało wystąpili naprzód. Było ich około 200, co wskazywało, że kral był niepospolicie wielki. jakoż liczba szałasów dochodziła do 80. Dodać należy, że całą osadę opasywał rodzaj żywopłotu. Na pięć stóp wysokiego, z kolczastej agawy, który utrudniał przystęp zarówno wrogom, jak i dzikim zwierzętom. Z zachowania się wojowników kralu wnieść można było ich nieprzyjazne usposobienie, lecz kilka słów, które Mokum szepnął naczelnikowi, wystarczyło do porozumienia. Naczelnik pozwolił karawanie rozłożyć się pod ogrodzeniem na lewym brzegu Kurumanu kiesmanowie nie zabronili przybyłym paszenia koni i bydląt, tym bardziej, że bujne pastwiska ciągnęły się na kilka mil wkoło. koło. Zwierzęta należące do taboru mogły się więc paść do woli, bez najmniejszego uszczerbku mieszkańców kralu. Wnet, stosownie do rozporządzeń Mukuma, rozbito obóz, Z zwykłym porządkiem ustawiono wozy w półkole i każdy udał się do swej pracy. Sir John Murray Pozostawiwszy swym towarzyszom paralaksy, aberracje i tym podobne awantury wymyślone na męczenie ludzi, postanowił nie marnować czasu i zaraz udać się na polowanie. Skinął na mokuma, wskoczył na siodło swojego ulubionego konia, a myśliwiec dosiadł zebry i obydwaj puścili się stepem. Trzy psy biegły obok łowców, szczekając radośnie. Strzelcy tym razem uzbrojeni byli w sztucery nabijane kulami eksplodującymi, co okazywało, że się wybrali na drapieżnego zwierza. O parę mil od kralu rozciągał się nieprzebyty las. Ku niemu więc skierowawszy wierzchowce prowadzili żywą rozmowę. — Przypominam ci, Mokumie — zaczął John Murray — że przy wodospadzie Mokheda obiecałeś zaprowadzić mnie w okolicę obfitującą we wszystkie rodzaje zwierza — a musisz i o tym wiedzieć, że nie dlatego puściłem się na drugi koniec świata, żeby strzelać sarny lub tropić lisy. Tego tała i u mnie w domu nie brakuje. Pragnę nim upłynie godzina zwalić... — Nim upłynie godzina? — przerwał Mokum. — Och, mój panie, to troszeczkę za prędko. Przede wszystkim dobry myśliwiec powinien być cierpliwy. Ja jestem bardzo żywy, ale na polowaniu zachowuję wszelką cierpliwość — a przez nią wynagradzam wszystkie niecierpliwości mego żywota. Przecież wielce szanowny pan, jako znakomity myśliwiec, powinien wiedzieć o tym, że polowanie na grubego zwierza jest jakby pewną gałęzią umiejętności. Trzeba przede wszystkim rozpoznać starannie miejsce, na którym ma się polować, znać dobrze obyczaje zwierza, zbadać ścieżki, którymi chodzi, obchodzić go całymi godzinami, aby mu zajść pod wiatr. Wszak musisz i o tym wiedzieć, że trzeba podchodzić zwierzę jak najciszej. Jedno stąpnięcie na zaschłą gałązkę, odezwanie się głośniejsze, spojrzenie nie w porę może ją spłoszyć. Mój panie, ja wzrosłem w lasach, przepędziłem trzy czwarte życia na polowaniach. A jednak przyznać się muszę, że jeżeli po trzydziestu sześciu godzinach tropienia bawału lub koziorostła powiodło mi się go ubić, nie uważam tego czasu za stracony. — Bardzo dobrze, mój przyjacielu — zawołał John Murray. — Oddaję i siebie i moją cierpliwość pod Twe rozkazy. Pamiętaj jednak, że w tym miejscu zabawimy najdłużej cztery dni, więc nie będziemy mogli trawić dwóch dni na tropienie jednego bawołu. — Zapewne, że warto się nad tym zastanowić — Mówił Mokum tak spokojnym tonem, że nikt by w nim nie poznał owego niecierpliwego myśliwca, który nad wodospadem Morkheda nie mógł jednej chwilki spokojnie dosiedzieć. — Zabijemy, co nam na strzał przyjdzie, ale wybierać nie będziemy mogli. Antylopa czy Daniel, Gnu lub Gazela, każda zwierzyna dobra jest dla strzelca, któremu się tak spieszy. — Antylopę lub gazele, krzyknął John — miał, żebym po to przybyć tak daleko, żeby strzelać gazele? Po chwili jednak dodał, jakby pochlebiając staremu Nemrodowi. Powiedz, no, mój dzielny strzelcze, co mi też zamyślasz wytropić na początek? Bushman spojrzał na swego towarzysza w szczególniejszy sposób, a potem odezwał się z ironią. Do chwili, gdy Wasza dostojność okaże się zadowolony, nie mam nic do dodania. Sądzę, że teraz nie przyjąłbyś pan nic innego jak partię nosorożców lub słoni. Myśliwcze, rzekł John Marek z rezygnacją. Pójdę gdzie mnie poprowadzisz. Zabiję co mi każesz, ale na miłość Boską, idźmy naprzód, ale nie marnujmy czasu na próżnych sporach. Dwaj strzelcy, rozpuściwszy koniec fałem. pędzili szybko ku lasowi. Równina, którą przebywali, podnosiła się łagodnie ku północnemu wschodowi. Porastały ją niezliczone kępy zarośli w pełnym kwitnieniu. Wydawały one obficie lepką, przezroczystą, wonną żywicę, z której krajowcy robią balsam gojący rany. Figisy komorowe, zwane w języku dzikich mwana, rosły w kształcie klombów. Pnie ich na 30 do 40 stóp wysokie, uwieńczone są w górze rozłożystymi gałęziami na podobieństwo parasoli. W gąszczu ich szczeby tały gromady krzykliwych papuk, lubiących zjadać owoce tych drzew. Nieco dalej rosły mimozy o żółtych liściach i srebro drzewa, pojawiające jedwabistymi kitami, aloesy o długich kolcach i szkarłatnym kwiecie, które można było wziąć za krzewy koralowe z przepaści morskich wydarte. Pośrodku pięknych amarylii, wdzięczących się niebieskawym liściem, szybko pędziły konie. W niespełna godzinę po opuszczeniu Kralu, Mary i Mokum dosięgli pierwszych zarośli lasu. Była to przestrzeń obejmująca kilka mil kwadratowych, zarośnięta wysokimi akacjami. Niezliczone te drzewa, chaotycznie rosnące przez liściaste sklepienie gałęzi, nie przepuszczały promieni słonecznych, knieja podszyta odrostkami akacji i wysoką trawą. Pomimo to rumak serdżona i zebra Mokuma śmiało przeżynały drogę pomiędzy wciąż się krzyżującymi pniami. Tu i ówdzie znajdowały się obszerne polany, w których myśliwcy przystając rozpatrywali się w otaczających je zaroślach. Wyznać trzeba, że pierwszy dzień polowania wcale nie sprzyjał myśliwskim zachciankom szlachetnego lorda. Na próżno przebiegli znaczną przestrzeń lasu, ani jeden zwierz nie wychylił się z gąszczów na jego spotkanie. A ser Johnowi przypominały się nieraz równiny szkockie, gdzie nie trzeba było tak długo oczekiwać sposobności celnego strzału. Być może, że sąsiedztwo kralu odstraszyło płochą zwierzynę. Mokum nie doznawał ani uczucia zadziwienia, ani zawodu. Dla niego polowanie to nie było polowaniem, ale tylko szybką przejażdżką po lesie. Około szóstej godziny wieczorem należało zawrócić ku domowi. Ser John był wielce rozdrażniony, choć się do tego nie przyznawał. Miał, żeby tak znakomity myśliwiec powracać do domu z próżnymi rękami? Nigdy. Postanowił więc położyć trupem pierwszego lepszego zwierza, który mu się nasunie na strzał. Znać los, ulitował się nad biednym dżentelmenem, bo nagle z pomiędzy zarośli wysunął się gryzoń z rodzaju zwanego w Afryce lepus rupertis, jednym słowem zając, i przebiegł drogę myśliwcom w odległości pięćdziesięciu kroków. Sir John posłał eksplodującą kulę biednemu zwierzątku. Mokum wydał okrzyk zgrozy. Strzelać kulą do lichego zajączka, któremu wystarcza średni śród to coś okropnego. Ale Anglik wcale nie zważał na to zgorszenie, lecz pędził co sił ku miejscu, gdzie spodziewał się znaleźć swą ofiarę. Na daremno z zająca ani śladu, parę kropelek krwi na trawie, ale ani kosmyka sierści. Ser John starannie przeglądał krzaki, trawy, psy węszyły wśród gąszczów wszystko na próżno. A przecież go trafiłem. Mruknął Sir John. W sam środek, odpowiedział spokojnie Bushman. Lecz że go tu nie ma, nic w tym dziwnego. Kiedy się strzela eksplodującą kulą do zająca, można się tego spodziewać. Rozerwała go w szmaty i ani śladu nie zostało. Anglik, zupełnie zawiedziony, dosiadł konia w milczeniu i ruszył ku obozowi, do którego przybył w najgorszym humorze. Na drugi dzień Bushman oczekiwał nowych propozycji myśliwskich od Sir Johna, ale Anglik, zrodze zadraśnięty w miłości własnej, starannie unikał jego spotkania. Zdawało się, iż zapomniał, że na świecie znajdują się strzelby i zwierzyna i zajął się sporządzaniem cyfr i robieniem obserwacji wraz z innymi członkami komisji. Później poszedł do kralu i przypatrywał się to strzelaniu z łuku, to bohismanom grającym na gorach. Rodzaju lutni, której struny rozciągają się na drzewcu łuku, na których nie gra się palcami, ale dmuchaniem przez pióro strusie. Dalej szedł pomiędzy kobiety i przyglądał się ich robotom gospodarskim, albo śledził wpływ odurzającego dymu palących się matukułanów. To jest pewnego rodzaju tutejszych odurzających konopi, nad którymi dzicy, siedząc, upajają się. Niektórzy podróżni twierdzą, że dym tych roślin podnieca chwilowo siły fizyczne. Ale za to osłabiał umysłowe. I w samej rzeczy ser John zaledwie powstrzymywał się od śmiechu, patrząc na głupiałe fizjonomie krajowców zwieszone nad oduszającym dymem matakuany. Dopiero na dzień trzeci wcześniej rano Bushman obudził Maraja, mówiąc do niego: Sądzę, że nam dzisiaj szczęście posłuży, no ale nie będziemy strzelać rozsadzającymi kulami do zająców. Ser John udał, że nie rozumie tej ironii, lecz zerwał się z posłania, ubrał szybko i oświadczył, że jest gotów. Dwaj myśliwi już ujechali kilka mil lasu, gdy ich towarzysze spoczywali jeszcze w objęciach snu. Sergeon był uzbrojony tym razem w pojedynkę wyborną broń wyrobu Godwina. Daleko stosowniejszą do polowania na Daniele lub antylopy, aniżeli straszliwy sztucer. Wprawdzie na równi nie można było spotkać się z grubo lub mięsożernymi zwierzętami, ale pamięć niefortunnego strzału kulą eksplodującą do zająca gryzła biednego myśliwca, a więc wolałby strzelać do lwa śrutem, a nieżeli drugi raz w życiu popełnić czyn tak bezprzykładny w dziejach łowiectwa. Sprawdziła się przepowiednia Mokuma. Tego dnia szczęście im sprzyjało. Zabili dwie czarne antylopy, bardzo rzadkie i trudne do podejścia. Piękne zwierzęta, wysokie na cztery stopy, z długimi, zakrzywionymi w tył rogami. Pyski wąskie, z boków ścieśnione, raciczki czarne, sierć gęsta, jedwabista, uszy wąskie i spiczaste, nadają im wygląd arcypowabny. Piersi podbrzusze okryte są włosem śnieżnej białości, mocno odbijając od czarnego grzbietu, który porasta gęsta grzywa. Słowem jest to jeden z najpiękniejszych okazów fauny południowej, który najsławniejsi myśliwi europejscy polujący w tych stronach najgoręcej pragnęliby ubijać. Zachwycenie Maria z powalenia tak pięknej zwierzyny przerwał mokum, wskazując mu na krańcu kniei w pobliżu wielkiego moczaru świeże i głębokie tropy. Serce Anglika uderzyło gwałtownie. Czyje to trapy? zapytał. — Jeżeli jutro, Brzasku, zechce wasza wielmożność tu przybyć, to radzę nie zostawiać w domu sztucera. — Skąd to wnosisz? — zagadnął Marej. — Z tych świeżych tropów wyciśniętych na tej podmokłej trawie. — na Boga, czyje to tropy. — A wreszcie, czyż te zaklęśnięcia w istocie są tropami? Bo noga zostawiająca tak ogromne ślady musiałaby mieć co najmniej dwie stopy obwodu. — Dowodzi to, że zwierzę posiadające takie nogi musi mieć co najmniej... Dziewięć stóp wysokości w kłębie. — To słoń! krzyknął John Marey. Tak mi się widzi, i to słoń zupełnie dorosły. Więc jutro Mokumie? Jutro, szlachetny panie. Myśliwi zwrócili się ku obozowi, wioząc antylopy na grzbiecie wierzchowca Maraja. Te piękne zwierzęta, tak rzadko ubijane, obudziły podziw pomiędzy obozującymi. Wszyscy szczerze mu winszowali zdobycze, wyjąwszy Mateusza Straksa który oprócz wielkiej niedźwiedzicy, centaura, koziorosta, smoka, pegaza i innej zwierzyny nie znał, a na ziemską nigdy nie polował. Na drugi dzień o czwartej godzinie z rana myśliwcy jak wrośli do siodeł, trzymając psy na sforach, czatowali w cienistym gąszczu na przebycie stadek gruboskórnych. Ze świeżych tropów poznali, że słonie przychodziły gromadnie do kałuży gasić pragnienie. Obydwaj strzelcy uzbroili się w gwintowane sztucery nabite eksplodującymi kulami. Pół godziny upłynęło na czatowaniu, gdy nagle zaszaleściły gałęzie, a o pięćdziesiąt kroków zaczęło się coś w gąszczu poruszać. Anglik pochwycił za broń, lecz Bushman powstrzymał go za ramię i dał znak, aby miarkował swoją niecierpliwość. Wkrótce ukazały się olbrzymie cienie. Słychać było, jak gąszcze rozwierały się pod naciskiem ogromnych cielsk. Drzewa trzeszczały, deptane krzaki z szalestem kładły się na ziemi, głośne sapanie przedzierało się przez gałęzie. Było to stado słoni. Pół tuzima olbrzymich zwierząt, tylko nieco ustępujących wielkością swoim indyjskim krewniakom, wolnym krokiem posuwało się ku kałuży. Rozwidniający się coraz bardziej dzień pozwalał ser Johnowi podziwiać te potężne zwierzęta, szczególnie jeden ogromny samiec zwrócił jego uwagę. Jego wypukłe czoło rozkładało się pomiędzy dwojgiem niezmiernych uszu, spadających aż do piersi. Kolosalne rozmiary zwierza mrok jeszcze zwiększał. Złoń wywijał żywo trąbą ponad krzewami, a zakrzywionymi kłami uderzał w pnie drzew, jęczących pod tymi ciosami. Zdawało się, jakby zwierz przeczuwał bliskie niebezpieczeństwo. Bushman pochyliwszy się ku sir Johnowi, szepnął mu do ucha: Czy podoba się panu ten kawaler? Anglik skinął potwierdzająco. — A więc postaramy się oddzielić go od stada. W tej chwili słonie zbliżały się do brzegu kałuży. Ich gąbczaste nogi lgnęły w błotnistym ile. Wciągały trąbami pewną ilość wody i wzniosły uszy je z głośnym gulgotaniem wlewały w gardziele. Olbrzymi samiec z wielkim niepokojem rozpatrywał się w koło i wciągał z szaleństwem powietrze, pragnąc zwietrzyć jakiś podejrzany wyziew. Nagle Bushman wydał krzyk szczególnego rodzaju. Spuszczone ze swory psy, głośno szczekając, wypadły z gąszczu i rzuciły się ku stadu słoni. Równocześnie Mokum, zaleciwszy swemu towarzyszowi, aby się nie ruszał, spiął zebre i skierował ją tak, ażeby przeciąć odwrót słoniowi. Wspaniały zwierz nie myślał wcale uciekać. Sir John, trzymając palec na cynglu, obserwował go. Słoń waląc trąbą w drzewo i wstrząsając gwałtownie ogonem, objawiał nie trwogę, ale znaki rozjuszenia. Dotąd jednak nie dostrzegł jeszcze wroga. W tej chwili ujrzał Mokuma i psy się ku niemu. Sir John, stojący o 60 kroków od zwierzęcia, skoro ten zbliżył się ku niemu, o trzecią część tej drogi dał ognia. Ale w chwili strzału słoń poruszył się. A kula przeszyła tylko miękkie części ciała, nie napotkawszy przeszkody, o którą uderzenie mogłoby sprawić wybuch masy pioronującej. Słoń rozjuszony przyspieszył biegu. Nie był to cwał, wystarczał jednak do prześcignięcia konia. Koń sir wspiał się i pomimo wszelkich usiłowań jeźdźca, wypadł z gęstwiny. Zwierzę najeżywszy uszy i wydając głos podobny do hasła trąbki pędziło za nim. Ser John, uniesiony przez konia, ściskając go silnie kolanami, usiłował otworzyć odtylcówkę i wsunąć w lufę nowy ładunek. Tymczasem słonie zbliżał się ku niemu. Obydwaj znajdowali się na równinie. Jeździec ostrogami krwawił boki wierzchowca. Dwa psy tuż obok niego uciekały co tchu przeraźliwym szczekaniem. Słoń był zaledwie o kilka sążni za koniem. Ser John słyszał jego ciężki oddech i świstanie trąby, którą wywijał w powietrzu. Co chwila spodziewał się, że wyrwie go z siodła ten żywy arkan. W tej chwili koń przysiadł na zadzie. Trąba uderzyła go w grzbiet. Zarżał boleśnie i rzucił się gwałtownie w bok. To uskoczenie ocaliło anglika. Zwierz uniesiony biegiem przeleciał dalej, bijąc trąbą o ziemię. Natrafił na psa, którego, porwawszy w górę, strząsnął z nieopisaną wściekłością. Sir Johnowi pozostawał jedyny ratunek w lesie. Koń, jakby zrozumiawszy myśl pana, biegł tam, że i w mgnieniu oka minął już brzeg zarośli z nadzwyczajnym pędem. Słonie pamiętał się i na nowo rozpoczął ściganie, unosząc wciąż nieszczęśliwego psa, któremu roztrzaskał łeb o opienie drzewa. Koń rzucił się w gąszcz zagrodzony kolczastymi lianami i stanął. Ale ser John, pomimo zadrapa, nibo krwawej, ani na chwilę nie stracił przytomności. Z zimną krwią złożył się starannie przez sieć powoju w wymierzył dobrze sztucer pod łopatkę i strzelił. Kula natrafiwszy na kość, wybuchnęła. Zwierz zachwiał się. W tejże chwili z głębi lasu padł drugi strzał i ugodził w bok słonia. Zwierz przypadł na kolana tuż pod małym stawkiem ukrytym w gęstwinie i wciągając trąbą wodę, zlewał nią swe ciężkie rany. W tejże chwili ukazał się bushman wołając. Mamy go, mamy. W samej rzeczy ogromny zwierz był raniony śmiertelnie. Wydając rozdzierające jęki, miotał się jeszcze. Oddech stawał się coraz słabszy. Ogonem bił coraz wolniej, a trąba skrapiała pobliskie krzewy purpurową czyczą, czerpaną z kałuży krwi wypływającej spod słonia. Nareszcie zupełnie brakło mu sił, upadł, ażeby już więcej nie powstać. Sir John wybiegł z zarośli. Kolce krzewów porozdzierały mu ubiór myśliwski w ale on byłby gotów okupić taki triumf nawet własną skórą. — Wspaniały zwierz! Pyszny zwierz, buszmenie! — zawołał, przypatrując się zwłokom słonia. — Chociaż nieco za ciężki do torby myśliwskiej. — Nic nie szkodzi — odrzekł Mokum. Potniemy go na części i zabierzemy co najprzydatniejsze. — Patrz, pan — dodał. — Co za prześliczne kły! A toż każdy waży kilkanaście kilogramów. Licząc po dziesięć szylingów za kilogram... Uzbiera się nie z łasunka. Tak rozprawiając, Mokum zabrał się do rozbierania zwierza. Siekierą odciął kły i odjął tylko nogi i trąbę, twierdząc, że to najsmakowitsze części słonia, którymi zamierzył dzisiaj uraczyć członków komisji naukowej. Czynność ta zajęła tyle czasu, iż myśliwcy mogli powrócić do obozu dopiero około południa. Bushman upiekł nogi słoniowe po afrykańsku. Wykopał dół, wyłożył go kamieniami i nadsypał żaru. Kiedy się dostatecznie rozpaliły, obwinął mięso w liście i włożywszy między kamienie, przysypał ziemią. Tak przygotowane pieczyste pozyskało powszechne pochwały, od których nawet zimny palander wstrzymać się nie mógł, i wybuchnął. Wyborne. Rozdział dziesiąty. Prąd. Przez cały czas pobytu w kralu pułkownik Everest i Mateusz Struks pozostali dla siebie zupełnie obcy. Znalezienie szerokości południowej zrobiono bez ich współudziału. Ponieważ kwestie naukowe nie wymagały wcale ich zejścia się z sobą, nie widywali się wcale. W przeddzień wyruszenia w dalszy pochód posłali sobie tylko karty wizytowe z wzajemnym pożegnaniem. Dnia 19 maja karawana z winą przy obóz wyruszyła ku północy. Przemierzono kąty przyległe do podstawy ósmego trójkąta, którego wierzchołek stanowił cypel góry w odległości 6 mil na lewo od południka. Pozostawało tylko dostać się do tego wzgórza, żeby rozpocząć nową pracę geodyzyjną. Od 19 do 29 maja połączono przyległą okolicę z południkiem dwoma nowymi trójkątami. Rozumie się, iż robota odbywała się ze wszystkimi ostrożnościami, jakich użyto przy pomiarze pierwszego trójkąta. Prace postępowały pomyślnie, dotąd nie napotkano nigdzie ważniejszej przeszkody. Ciągła pogoda sprzyjała pomiarom, a grunt nie przedstawiał żadnej nieprzezwyciężonej trudności, ale być może i przez zbyteczną swą równość nie był absolutnie przydatny do pomiarów. Był to jakby nieprzejrzany step zieleni. Przecięty strumieniami płynącymi między rzędami karchutów, drzew z kształtu liści podobnych do wieżby, których gałęzi, bohjesmanowie, używali nauki. Grunt ten, zasiany odłamkami skał zwietrzałych, w których skład wchodziła mieszanina glinki, piasku i rudy żelaznej, w niektórych miejscach był bardzo jałowy. W miejscach takich niknęły wszelkie ślady wilgoci. A całą roślinność stanowiły pewne krzewy gumowe, zdolne oprzeć się największej suszy. Otóż na tej rozległej równinie nie widać było żadnego wzniesienia, które by można obrać za punkt trygonometryczny. Uczeni więc musieli albo stawiać słupy lub też stawiać piramidy trójkątne wysokie na 10 do 12 metrów. To pociągało za sobą stratę czasu i wstrzymywało postęp triangulacji. Po zrobieniu pomiaru musiano piramidę rozebrać i transportować ją o kilka mil dalej, a tam wznosić znowu wierzchołek nowego trójkąta. Ściśle jednak biorąc, postępowanie to nie stanowiło znowu tak bardzo wielkich trudności. Załoga statku do tej czynności użyta wywiązała się z zadania bardzo zręcznie. Ludzie ci, dobrze obeznani, robili szybko i dobrze i zasługiwaliby na zupełną pochwałę, gdyby nie pewien rodzaj zazdrości narodowej która czasami siała między nimi ziarno niezgody. W istocie zawiść nie do wybaczenia, dzieląca dwóch naczelników wyprawy Everesta i Straxa, podbudzała także niekiedy majtków jednych przeciwko drugim. William Emery i Michał Zorn używali całej swej roztropności, dla złagodzenia tych zgubnych objawów, ale nie zawsze się to udawało. Stąd powstawały spory mogące pomiędzy tak mało określonymi ludźmi jak majtkowie przerodzić się w opłakane zatargi. Pułkownik Everest i Mateusz Struks pośredniczyli w tych razach, ale w sposób jeszcze bardziej rozjątrzający. Każdy z nich bowiem ujmował się za swoimi, nie zważając po czyjej stronie była słuszność. Od podwładnych spory przychodziły do przełożonych. i, Jak mówił Michał Zorn, powiększały się proporcjonalnie do mas. We dwa miesiące po opuszczeniu Lat Taku już tylko pomiędzy dwoma najmłodszymi członkami komisji panowała harmonia, tak potrzebna do pomyślnego ukończenia przedsięwzięcia. Sir John Murray i Mikołaj Palander, ludzie tak nieustannie zajęci, jeden swoimi cyframi, drugi przygodami łowieckimi, zaczęli się mieszać do tych wewnętrznych niezgód. Krótko mówiąc, pewnego dnia dyskusja stała się tak żywa, że Mateusz Struks uważał za obowiązek powiedzieć pułkownikowi. Racz szanowny panie nieco zniżyć głos, mówiąc do astronoma należącego do obserwatorium, gdzie znajduje się potężna luneta, za pomocą której przekonaliśmy świat uczony, że tarcza Uranusa jest zupełnie okrągła. No, a ja, odpowiedział pułkownik, mam najzupełniejsze prawo przemawiania głośniej, jako należący do obserwatorium w Cambridge gdzie znajduje się potężna luneta, za pomocą której potrafiono zaklasyfikować w mogławice Andromedy do mogławic nieregularnych. Kiedy Strax posunął uszczypliwości aż do powiedzenia, że luneta jego obserwatorium mająca soczewkę przedmiotową o 14 talach średnicy pokazuje bardzo wyraźnie gwiazdy 16 wielkości, wówczas pułkownik, odpłacając wzajemnością, odpowiedział dosadnie, że luneta w Cambridge ma soczewkę przedmiotową o 14 calach i dwóch liniach średnicy i że za jej pomocą w nocy 31 stycznia 1862 roku odkryto tajemniczego satelitę, który był powodem zaburzeń w ruchach Syriusza. No, jeżeli uczeni zaczynają sobie prawić podobne impertynencje, to o zbliżeniu się jakimkolwiek mowy być nie może zachodziła więc słuszna obawa, że z powodu tej nieuleczalnej rywalizacji przyszłość triangulacji może być zagrożona. Na szczęście spory odnosiły się dotąd wyłącznie do systematów i faktów geodezyjnych. Czasami miary zdjęte teodolitem lub kołem powtarzającym wywoływały dyskusje, ale nie gmatwały wcale obliczeń, lecz owszem doprowadziły je do daleko większej ścisłości. Co do wyboru stacji, ani razu jeszcze sporo to nie zaszedł. Dnia 31 maja pogoda dotąd prześliczna zmieniła się nagle. W każdej innej strefie można przepowiedzieć na pewno bliską burzę lub nawałnicę, lecz tutaj działo się inaczej. Niespodziewanie niebo pokryło się chmurami ciemnymi. Błyskawice bez grzmotu rozdarły kilkakrotnie obłoki ale zgęszczenie oparów w górnych strefach nie doprowadziło do deszczu. Ziemi nadzwyczaj wyschły, ani kropla wody nie ożywiła. Niebo tylko pozostało przez kilka dni zachmurzone, a tumany mgły nie dozwoliły o mile nawet dojrzeć znaków triangulacyjnych. Członkowie uczonej komisji, nie chcąc tracić czasu, postanowili ustawić światła, by pracować w nocy. Stosując się do rady Mokuma, przedsięwzięli pewne ostrożności dla zabezpieczenia się od napadu drapieżnych zwierząt, w samej bowiem rzeczy leśne bestie przywabione światłem elektrycznym, zgromadzały się stadami naokoło stacji. Uszy astronomów po całych nocach rozdzierały skomlenia zgłodniałych szakali i wyciach hien, podobne do przeraźliwego śmiechu pijanych murzynów. Pierwsze te roboty nocne nie postępowały szybko. Nieustanny wrzask drapieżnych zwierząt wyjących naokoło, przerywany niekiedy grzmotliwym rykiem zapowiadającym obecność straszliwego lwa, Mieszał i tworzył uczonych. Pracowali dokładnie, ale musieli niekiedy dwa i trzy razy robotę przerywać z powodu roztargnienia. Bo też potrzeba posiadać dziwnie zimną krew i panowanie nad sobą, żeby zdejmować kąty, celować lunetę i robić obliczenia przy podobnej muzyce, zwłaszcza gdy w niewielkiej odległości naokoło w cieniach nocnych przyświecają oczy rozżarzonych bestii. Uczonemu ciału nie zbywało jednak ani na odwadze, ani na zimnej krwi. Po kilku dniach przyzwyczaili się do nocnych serenad, Odzyskali zupełnie pewność siebie, a prace ich w pośrodku mnóstwa dzikich zwierząt odbywały się z takim spokojem, jak w sali obserwatorium. Zresztą naokoło pracujących porozstawiono strzelców, którzy ubili kilka hien za nadto chciwych nauki, pragnących, jak się zdaje, wyręczyć znużonych astronomów zbyteczne byłoby udawać, że John Murray sposób taki prowadzenia triangulacji uważał za cudowny. Podczas gdy jego oko utkwione w lunecie dopotrywało pożądanej gwiazdy, ręka ściskała sztucer godwinowski i zdarzało się, że pomiędzy dwiema obserwacjami kładł trupem szakala lub hienę. Pochmurzenie więc nieba nie przerwało prac geodezyjnych, ani też umniejszyło ich dokładności, a pomiar południka jak najregularniej posuwał się ku północy. Pomiędzy 30 maja a 17 czerwca nie zaszedł żaden wypadek. Nowe trójkąty zakładano z pomocą sztucznych celowników. Jeżeli by do końca miesiąca jaka naturalna przeszkoda nie powstrzymała pochodu uczonych, to pułkownik i struks spodziewali się pomierzyć nowy stopień 24 południka. W dniu 17 czerwca drogę zatamowała dosyć szeroka i bystra rzeka. Nie zakłopotało to członków komisji, że będą zmuszeni przeprawić się na drugą stronę. Posiadali kauczukową łódź, przeznaczoną wyłącznie do przebywania rzeki jezior mniejszych rozmiarów. Ale ani karawana, ani wozy nie mogły przeprawić się w czułnie. Należało więc poszukać brodu bądź w górze, bądź w dole rzeki. Pomimo niejakiego sprzeciwu Mateusza ostruksa. Zapadło postanowienie, aby Europejczycy wraz z instrumentami przeprawili się przez wodę, zaś prowadzona przez Mokuma karawana miała się udać kilka mil w dół rzeki dla znalezienia brodu, który Bushman spodziewał się odszukać. Dopóki tej rzeki oranien rozlewał się na pół mili szerokości. Jego wody toczyły się gwałtownie, rozbijając się o głazy i pnie drzewne starczące w łożysku, a były nieco niebezpieczne dla czułenka drobnych rozmiarów. Mateusz Druks zrobił w tym względzie kilka uwag lecz nie chcąc, aby go posądzono, że lęka się niebezpieczeństwa, któremu jego koledzy śmiało stawili czoło, przyłączył się do zadania innych. Z pomiędzy członków komisji jeden tylko palander miał zostać przy karawanie. Nie dlatego, ażeby przezacny rachmistrz doznawał uczucia trwogi. Zanad to był zajęty cyframi, iżby mógł dostrzec niebezpieczeństwo. Lecz obecność jego nie była niezbędnie potrzebna przy wymierzeniu kątów, a zachodziła obawa, a żeby w zamyśleniu zamiast trójkąta nie zmierzył głębokości rzeki, przeto postanowiono zostawić go pod opieką Mokuma. Zresztą zbyt szczupłe czółno mogłoby pomieścić tylko pewną ograniczoną liczbę osób. Należało zaś na jeden raz przewieźć osoby, instrumenty i nieco zapasy żywności. Ponieważ kierowanie czółnem na tak gwałtownym prądzie wymagało wielkiej wprawy. Miejsce uczonego zajął jeden z marynarzy, którego umiejętność kierowania czułnem stokroć w tym razie była przydatniejsza, aniżeli cały ogrom wiadomości matematycznych czcigodnego palandra. Skoro wyznaczono punkt zborny na północnym brzegu Nosobu, karawana natychmiast ruszyła w dół rzeki lewym jej brzegiem. Wkrótce ostatnie wozy zniknęły z oczu pozostałych na brzegu. W czółno mieli wsiąść pułkownik Strux, John Murray, Emery i Zorny. Wiosłowanie powierzono dwóm najlepszym majtkom, stery jednemu z krajowców, obznajmionemu wybornie z przeprawami przez swe ojczyste rzeki. Pora deszczów niedawno minęła. Strumienie i potoki uchodzące do nosobu posiadały więc jeszcze znaczny zasób wody i dlatego rzeka była wzdęta. Podczas gdy majtkowie zajmowali się rozkładaniem łódki i spuszczaniem jej na wodę, Zorn odezwał się do Williama. Piękna rzeka, nieprawdaż? Prześliczna, ale piekielne trudna do przeprawy. Wezbranym potokom niewiele już pozostaje czasu, więc używają życia. Dzisiaj Nosop pędzi z szaloną gwałtownością, ale za parę tygodni, w miarę przedłużania się pory suchej, w łożysku nie pozostanie nawet tyle wody, ażeby napoić tabor naszej karawany. Podobny ono do młodzieńca marnującego nieoględnie siły fizyczne i umysłowe, nie przeczuwającego, że wkrótce może ich zabraknąć. Ale nie pora filozofować. Czułno jest gotowe, a wcale nie gniewam się o to, że mam sposobność przekonać się, jak się też popisze nasz statek na tak gwałtownym prądzie. Kilka minut zabrało rozpięcie czółna na wewnętrznych drewnianych ramach. Majtkowie, ułożywszy podłogę na dnie, spuścili je na wodę. Łódka kołysała się lekko na fali obmywającej brzeg łagodnie spadzisty – jakby sztucznie wybrukowane głazami różowego granitu. Miejsce to zasłonięte wybiegającym od brzegu cyplem miało wodę spokojną, cichym nurtem oblewającą przybrzeżne trzciny pomieszane z wiciowatymi roślinami. Wsiadanie więc odbyło się łatwo. Przyrządy złożono na dnie czółna na podesłaniu z liści, aby zapobiec uszkodzeniu w przypadku wstrząśnięcia. Uczeni zajęli miejsca w ten sposób, ażeby nie zawadzić wieślarzom. Bohiesman usiadł w tyle i ujął ster. Krajowiec ten zwany Numba, był przewodnikiem karawany, to jest idącym na czele pochodu. Strzelec wybrał go jako człowieka zręcznego i obytego z afrykańskimi prądami. Umiał on nieco po angielsku i zalecił pasażerom milczenie podczas przeprawy przez nosob. Odwiązano czułno, a silne odepchnięcie wioseł popędziło je ku środkowi. Szybki bieg wody, zamieniający je o sto jardów od brzegu, silny prąd już się dawał uczuwać. Majtkowie dokładnie wypełniali rozkazy wydawane przez Numba. Raz podnosili wiosła dla wymienięcia pnia pogrążonego do połowy w wodzie, to znowu silnym pchnięciem przedzierali się przez wir pozostały ze starczy się dwóch przeciwnych prądów. A kiedy prąd stawał się zbyt rwący, puszczano czółno z wodą. Numba! Trzymając ster silnie, z nieruchomą głową i okiem wlepionym w rzekę, starał się omijać wszelkie niebezpieczeństwo przeprawy. Europejczycy z pewnym niepokojem śledzili bieg łodzi, czuli z jaką nieprzezwyciężoną siłą unosi ich gwałtowny prąd. Pułkownik Everest i Mateusz Struks wpatrywali się w siebie w milczeniu. Sir John Murray z nierozłączną strzelbą przyglądał się chmarom ptactwa unoszącego się nad wodami na sobą. Dwaj młodzi astronomowie bezwiednie i bez uwagi patrzyli na brzegi uciekające w tył z niezmierną szybkością. Wkrótce wątłe czółno dostało się na środek gwałtownego prądu, który należało przeciąć ukośnie, żeby spłynąć na wody spokojnie i przybyć do przeciwnego brzegu. Na komendę numba majtkowie uderzyli silniej wiosłami, lecz wbrew ich usiłowaniom czółno porwane nieprzepartą siłą powróciło do kierunku równoległego do brzegów. Pędząc jak błyskawica w dół rzeki. Ster już nie wywierał na nie wpływu. Wiosła nie mogły sprowadzić go na właściwą drogę. Niebezpieczeństwo stawało się groźne, gdyż pierwsze lepsze uderzenie łódki o pień lub skałę podwodną mogło ją w mgnieniu oka rozedrzeć. Uczeni uczuli niebezpieczeństwo, ale żaden z nich nie wyrzekł słowa. Numba wytężył wzrok i śledził bieg gwałtownie unoszonej łódki. O 200 jardów przed nią sterczał z pośrodku prądu rodzaj wysepki, niebezpieczne nastroszy skopniaków i głazów. Nie sposób by było je ominąć. Za kilka chwil czułno, musiało o nie uderzyć i niechybne się rozedrzeć. Jednakże przed osiągnięciem kępy łódź uderzyła gwałtownie o coś ukrytego pod wodą, nie tak jednak silnie, jak się można było spodziewać. Nieco wody dostało się do środka przechylonym bokiem. Podróżni zdołali się utrzymać na swoich miejscach. Spojrzeli naprzód, wypatrując przyczyny, ale zdumieni wszyscy, widząc, że skała rusza się z miejsca. Skałą tą był olbrzymi koń rzeczny, którego prąd zaniósł do kępy, skąd Atoli nie miał odwagi puścić się do jednego z dwóch brzegów. Uderzony czółnem, hipopotam podniósł łeb, wstrząsnął nim gwałtownie, szukając drobnymi oczkami, kto go uderzył, a ujrzawszy łódź pochwycił jej brzeg zębami i począł ją gryźć gwałtownie, grożąc poszarpaniem. Był to zwierz potężny, mający przeszło dziesięć stóp długości, pokryty skórą nagą i twardą, brunatnej barwy. Z rozwartej paszczy starczały je kły białe, ostre i silne. Konie rzeczny, szarpiąc czółnem, byłby je niechybnie zatopił, ale na szczęście załogi znajdował się tuż obok John Murray ze swoim sztucerem. Wymierzywszy, trafił go około ucha, lecz widząc nieskuteczność strzału, nabił szybko powtórnie i ugodził go w głowę. Tym razem cios był śmiertelny. Hipopotam, puściwszy łódź, całym brzemieniem cielska runął w wodę, która szybkim prądem uniosła go daleko. Zanim podróżni ochłonęli, łódź, porwana w kierunku ukośnym, poczęła się obracać jak fryga, zawracając się znowu za kierunkiem prądu. Nagły zakręt rzeki o kilkaset jardów dalej łamał prąd nosobu. Łódź w kilkunastu sekundach, dosięgnąwszy tego zakrętu, doznała gwałtownego uderzenia i zatrzymała się przy brzegu. Podróżni zdrowi i cali wyskoczyli na ląd o dwie mile od miejsca, gdzie wsiedli do łodzi. Rozdział jedenasty. Oszukanie Mikołaja Palandra. Po wylądowaniu niebawem zabrano się do dalszej pracy. Wytyczono dwie nowe stacje, połączono je z trzecią pozostawioną na tamtej stronie rzeki i tak powstał nowy trójkąt. Robota nie była trudna, lecz astronomowie musieli mieć się na baczności przed wężami, których w tej okolicy było mnóstwo. Krajowcy nazywają je Mambas, długość ich wynosi 10 do 12 stóp, a ukąszenie jest śmiertelne. Cztery dni po przebyciu bystrego nosobu, a więc w dniu 21 czerwca, uczeni znaleźli się w krainie lesistej. Pokrywające ją zarośla nie były zbyt wysokie, więc nie przeszkadzały trójkątowaniu. W każdym kierunku naokoło napotykało się wzniesienia, przydatne do ustawienia piramid, trygonometrycznych i rewerbów. Okolica ta, stanowiąca obszerną, wklęsłość znacznie zagłębioną w stosunku do ogólnego poziomu kraju, obfitowała w wody, więc była żyzna. Pomiędzy tysiącami drzew William dostrzegł wiele figowców, których kwaskowaty owoc krajowcy namiętnie lubią. Szerokie łysiny, rozciągające się pomiędzy zaroślami, wydawały przyjemną woń, pochodzącą od niezliczonego mnóstwa roślin z wyglądu podobnych do ziemowitu jesiennego. Zapach ten wydawały żółte owoce zwane przez tutejszych mieszkańców makranti, które są ulubionym przysmakiem dzieci. Dolina wilgotna, przerażnięta licznymi potokami, wydawała także mnóstwo kolokwint i wyborny gatunek mięty, której zaaklimatyzowanie w Anglii tak się udało. Ziemia ta, aczkolwiek żyzna i nadająca się wybornie do uprawy rolnej, była jednak mało uczęszczana przez koczujące plemiona. Ani jednego kralu, ani jednego ogniska obozowego. A jednak wody była tam obfitość. Tworzyła w wielu miejscach potoki, strumienie, kałuże, dosyć znaczne jeziorka, nawet bystre rzeczki, które spływały do rzek wpadających do Oranie. Tegoż dnia uczeni zrobili przystanek, aby oczekiwać przybycia karawany. Termin naznaczony przez strzelca upłynął. Niezwykł się on był mylić w rachubie. Jeżeli udało mu się szczęśliwie przebrodzić nosop, dziś właśnie powinien był przybyć na punkty zborny. Dzień jednak miał się ku schyłkowi, a ani jeden z boch nie pokazywał się. A zapewne ekspedycję zaskoczyła jakaś przeszkoda, nie pozwalająca przybyć na czas. Sir John Murray był zdania, że w tej porze, zbyt jeszcze obfitującej we wodę, gdy nie można było rzeki przebrodzić, buszmeni zmuszeni byli udać się jeszcze dalej w dół rzeki, by wyszukać dogodniejszą przeprawę. Przypuszczenie to przyjęto, gdyż ostatnia zima była nadzwyczaj drżysta i zapewne spowodowało niezwykłe wezbrania. Astronomowie oczekiwali. Lecz gdy i dzień 22 czerwca upłynął, a żaden z ludzi Mokuma się nie ukazał, pułkownik zaczął się niepokoić. Bez materiału eksploatacyjnego nie można było opuszczać się na północ, a dłużej trwająca zwłoka mogła narazić wyprawę na przeszkody i niepowodzenia. Mateusz Stroks, korzystając z tej sposobności, zwrócił uwagę swych towarzyszy, iż był za tym, aby towarzyszyć karawanie. Mianowicie, zaraz po obraniu dwóch stacji i połączeniu ich geodezyjnym z punktem obranym z tej strony rzeki, że gdyby wówczas usłuchano jego rady, wyprawa nie znalazłaby się w przykrym położeniu, że jeżeli przez zwłokę działania ucierpią, wina i odpowiedzialność spadnie na tych, którzy mu się sprzeciwiali. Rzecz naturalna, że pułkownik zaprotestował przeciwko tym oskarżeniom kolegi, przypominając, że decyzją przyjęto wspólną zgodą. Wdał się w tę sprawę sir John Murray, prosząc, aby zakończono niewczesną sprzeczkę. Co się stało, to się stało. Tego się już nie odrobi, zawołał, a wymówki położenia rzeczy nie zmienią. Postanowiono więc, że jeżeli karawana jutro się nie pokaże. William Emery i Michał Zorn wyruszą na jej spotkanie w stronę południowo-wschodnią. W czasie ich nieobecności pułkownik i jego koledzy pozostaną w miejscu, oczekując ich powrotu, ażeby wspólnie coś postanowić. Po tej umowie współzawodnicy przepędzili resztę dnia z dala od siebie. Sir John, dla zabicia czasu, plądrował bliższe zarośla, lecz mu się polowanie nie powiodło. Ani jednego czworonoga nie ubił. Z ptakami poszczęściło mu się cokolwiek lepiej. Od jego strzału padły dwa niezwykłe gatunki. Najpierw rodzaj jarząbka, długiego na 13 cali, o krótkich łapkach, czerwonym dziobie, którego piękne piórka miały barwę brunatno cieniowaną. Znakomity egzemplarz z rodziny grzebiących, którego pierwowzorem jest kuropatwa. Drugi ptak ubity z zadziwiającą zręcznością należał do drapieżnych. Gatunek sokoła, właściwego południowej Afryce, mający piersi czerwoną, a ogon biały, kształt jego bardzo nadobny. Numba obdarł obydwa bardzo zgrabnie ze skóry, ażeby je można było wypchać. Pierwsze godziny ranne 23 czerwca upłynęły, a karawany nie było widać. William i Michał zabierali się do odjazdu, gdy nagle usłyszano z daleka szczekanie psów. A wkrótce potem, spoza zakrętu, zarośli alesowych leżących po lewej stronie obozu ukazał się mokum, pędzący szybko na swej zebrze. Bushman wyprzedził karawanę i zbliżył się ku Europejczykom. — Przybywaj, dzielny myśliwcze! — zawołał radośnie John Murray. — Zwątpiliśmy już o tobie. Wierz mi, że byłbym niepocieszony, gdybym cię więcej nie ujrzał. Zwierzyna mnie unika, gdy nie mam przy sobie mokuma. Pójdź, uczcimy twój powrót Pucharem Szkockiego. Na te życzliwe i przyjacielskie słowa Mokum nic nie odpowiedział, lecz począł przepatrywać się twarzom wszystkich Europejczyków z pewnym rodzajem niepokoju. Pułkownik dostrzegł to natychmiast i zbliżając się do zsiadającego myśliwca, zapytał: Kogo szukasz, Mokumie? Pana Palandra. Czyż nie był z wami? Był, lecz nas opuścił i nie małem, że go tu znajdę. Usłyszawszy to, Strax, szybko się zbliżył i zawołał. Co pan palander zaginął? Uczony, powierzony tobie astronom, za którego odpowiadasz, a którego nie przyprowadziłeś? Mów natychmiast, gdzie jest, co się z nim dzieje. Słowa te Straxa obruszyły strzelca, który w tej chwili, nie będąc na polowaniu, nie potrzebował być cierpliwy. Ej, mój mości astrologu, odparł tonem rozrażnionym. Czy to Pan do mnie mówisz? Cóż to, czy ja mam strzec pańskiego towarzysza, który sam siebie upilnować nie może? Pan się mnie czepiasz, to źle robisz. Rozumiesz pan? Jeżeli pan palander zgubił się gdzie, to winien sobie sam. Najmniej dwadzieścia razy zawracałem go do karawany, gdy zatopiwszy się w swoich obliczeniach, oddalał się i nie wiedział nawet o tym a przedwczoraj pod wieczór gdzieś mi zniknął i mimo najstroskliwszych poszukiwań nie mogłem go znaleźć. Pan, co jesteś tak okrutnie mądry i wszechwiedzący, pewnie go od razu znajdziesz. Wejrzę więc lunetę, przyłóż do niej oko i szukaj swojego kolegi po stepie. To go zapewne odkryjesz jak gwiazdę. I rozjątrzony strzelec byłby prawił i bez końca tym samym tonem ku wielkiemu gniewowi szanownego Struxa który z otwartymi ustami stał, nie mogąc zdobyć się na słowo, gdyby John Murray nie ułagodził rozjątrzonego myśliwca. Struks jednak nie mógł tego strawić i z wymówkami, nie mającymi najmniejszej podstawy, zwrócił się do pułkownika, niespodziewającego się tego wcale. — Bądź co bądź — mówił tonem oschłym — nie myślę opuszczać wcale mego nieszczęśliwego kolegi w tej pustyni. A ponieważ to do mnie należy, użyję więc wszelkich środków do odszukania go. O, gdyby coś podobnego spotkało pana Emerygo lub Maraja, to jestem pewny, że pan pułkownik nie omieszkałby natychmiast zawiesić wszelkich prac geodezyjnych, żeby iść na pomoc swemu rodakowi. Otóż nie widzę przyczyny, dlaczego nie można by tego samego uczynić dla mego kolegi, co dla któregoś z pańskich. Pułkownik, napadnięty w ten sposób, nie potrafił zachować swojej zwykłej zimnej krwi. Mój panie Strax, krzyknął, założywszy ręce na piersiach i wpatrzywszy się bystro w oczy przeciwnika. Czy pan postanowiłeś sobie obrażać mnie bez powodu? Za cóż to pan nas bierzesz? Czy daliśmy panu powód do powątpiewania o naszych uczuciach w sprawach ludzkości? Cóż to pana naprowadza na domysł, że nie pójdziemy szukać twego niezdarnego towarzysza? Panie, wyjąknął Strax, zirytowany do najwyższego przydomkiem nadanym palandrowi. Tak jest. Nie zdara i jeszcze raz nie zdara! zawołał pułkownik, wymawiając dobitnie ten przydomek. A prawem odwetu powiem panu, że jeżeli nasze działania doznają przerwy lub nie dojdą do skutku, odpowiedzialność spadnie na panów, nie na nas. Pułkowniku! krzyknął Straks, którego oczy miotały błyskawice. Te słowa. Słowa te wyrzekłem z namysłem, a teraz mniemam, że należy zawiesić wszelkie roboty, dopóki się wasz rachmistrz nie znajdzie. — Czy pan jesteś gotów do odjazdu? — Byłem wprzód niż pan o tym pomyślałeś — odrzekł cierpko Strax. Po czym przeciwnicy poszli do swoich wozów, gdyż właśnie przybyła karawana. Sir John Murray, towarzyszący pułkownikowi, nie mógł się powstrzymać odpowiedzenia. — To jeszcze wielkie szczęście, jeżeli ten mazgaj nie zgubił gdzie podwójnych rejestrów. — Lękam się tego — odrzekł pułkownik. Przywoławszy Mokuma, poczęli go rozpytywać o zaginionego. Strzelec odpowiedział im, że palander znikł od dwóch dni. Ostatni raz widziano go o kilka minut karawany z boku. Dowiedziawszy się o tym, Mokum wypuścił się natychmiast na poszukiwania i to właśnie opóźniło przybycie taboru na punkt zborny. Dalej opowiadał, że nie znalazłszy go, wpadł na myśl, czy też palander nie udał się do swych kolegów znajdujących się na północy nosobu. Na gdy jednak tu go nie ma, sądzi, że trzeba robić poszukiwania ku północnemu wschodowi, w okolicach lesistych i że nie należy tracić ani chwili czasu, jeżeli chcą zastać rachmistrza przy życiu. Nie był to wcale człowiek umiejący sobie radzić w niebezpieczeństwie. Całe życie podróżował w krainie cyfr, a nigdy w świecie rzeczywistym. Każdy inny potrafiłby znaleźć jakiekolwiek pożywienie, lecz biedny Palander niezawodnie umarłby z głodu. Trzeba mu było spieszyć z pomocą. O godzinie pierwszej pułkownik Everest, Mateusz Strax i John Murray i dwaj młodzi astronomowie wyruszyli na rącznych koniach pod przewodnictwem Mokuma. Strax przylgnął do swego konia w groteskowy sposób i klął w duszę nieszczęśliwego kolegę, który go naraził na taką jazdę. Towarzysze jego, ludzie poważni i przyzwoici, udawali, że nie widzą śmiesznej postawy, jaką astronom przybierał na swym rumaku nadzwyczaj ognistym i miękkim w pysku. Przed opuszczeniem obozu Mokum wypożyczył od Numba psa. Zwieszczony, roztropny i sprytny, umiejący wybornie tropić, mógł być wielce pomocny w poszukiwaniach. Dano mu do powąchania kapelusz parandra. Ciągnąwszy wiatr, bez wahania puścił się w stronę północno-wschodnią, zachęcany gwizdaniem swego pana. Mały oddział pospieszył za psem i wkrótce zniknął w gęstych zaroślach. Przez cały dzień pędzili za tropiącym w różnych kierunkach psem. Roztropne zwierzę wiedziało dobrze, czego po nim wymagano, ale dotąd nie zdołało odnaleźć tropów zbłąkanego matematyka, ani pójść pewnie za śladem. Biegło to naprzód, to zawracało, wciąż trzymając nos przy ziemi, lecz właściwego tropu dotąd nie znalazło. Uczeni ze swej strony nie zaniedbywali dawać wszelkiego rodzaju sygnałów oznajmiających ich obecność w pustyni. Wydawali okrzyki, strzelali, spodziewając się, że ich palander usłyszy, jeżeli nie będzie roztargniony lub zamyślony. Przebiegli tym sposobem blisko pięć mil angielskich naokoło obozu, gdy wieczór zapadł i przerwał poszukiwania. Wypadało je odłożyć do świtu. Mocne legowisko brali Europejczycy pod kępą drzew, obok ognia, który mokum podtrzymywał z wielką starannością. Wycia drapieżnych zwierząt, dające się niekiedy słyszeć, trwożyły ich los palandra. Biedak ten zgłodniały, wycieńczony, przejęty do kości chłodem nocnym, wystawiony na napaść hien, tak licznych w tej stronie Afryki, czyż mógł mieć nadzieję, że go ocalą? Wszyscy myśleli tylko o tym. Całą noc prawie żaden oka nie zmrużył. Radzili, projektowali różne sposoby poszukiwania palandra. Anglicy okazali tu tyle gorliwości, że nawet zacięty i zimny struks czuł się wzruszony. Zdecydowano, że dopóki nie odnajdą palandra żywego bądź umarłego, będą szukać, choćby przeszło odłożyć pomiary na czas nieokreślony. Na koniec, po długiej nocy, która zdawała im się wiekiem, brzask rozjaśnił niebo na wschodzie. Szybko osiodłano konie i przedsięwzięto poszukiwania w daleko szerszym zakresie. Pies sunął naprzód. A jego śladem puścili się jeźdźcy. Pędząc ku północy, przebiegli okolice pod muku. Płynęły tu rzeczki wprawdzie niegłębokie, lecz częste. Przebywano je w wpław, strzegąc się krokodylów, których pierwsze próbki ser John tutaj zobaczył. Były to gady potężne niekiedy mające dwadzieścia i więcej stóp długości, straszne swą żarłocznością, mianowicie w wodzie, gdzie trudno ujść przed nimi. Bushman nie chciał tracić czasu na bójkach z krokodylami i powstrzymywał ser Johna, zawsze gotowego do strzału. Gdy który wychylił się z nadbrzeżnych zarośli, konie puszczały się cwałem, uchodziły łatwo. Na środku szerokich jeziorysk powstałych z powodzi Widać było po kilkanaście paszcz ponad wodę wyzniesionych, pożerających na wzór psów jakąkolwiek zdobycz i miażdżących ją ostrymi szczękami. Tymczasem kubka jeźdźców ożywiona wielką nadzieją prowadziła dalej poszukiwania. To śród trudnych do przejrzenia gąszczów, to znowu na równinie śród labiryntu sieci strumieni badających ziemię, wypatrujących niedojrzałych tropów. Tu gałązka ułamana we wysokości człowieka, Uwdzie trop trudny do rozpoznania, prawie zatarty, tam kępka liści świeżo zgniecionych. Nieco dalej jakiś ślad na wpół niewidoczny, którego pochodzenia dojść nie było można, zwracał ich uwagę. Nic nie mogło naprowadzić szukających na ślady palandra. W tej chwili znajdowali się o dziesięć mil na północ od ostatniego obozowiska i już za radą Bushmana mieli się zwrócić ku południowemu zachodowi, gdy nagle pies zaczął dawać znaki niepokoju. Szczekał. Kręcił ogonem. Wybiegał to w tę, to w ową stronę po kilka kroków, trzymając nos przy ziemi, odsuwając nim zeschłą trawę na boki, po czym znowu powracał na miejsce, które tylko co opuścił, jak gdyby przywabiony jakimś osobliwym zapachem. — Pułkowniku! — zawołał Mokum. — Nasz pies coś zwęszył. — Ach, mądre zwierzę! — wpadł na trop zwierzyny. — Przepraszam, chciałem powiedzieć uczonego, na którego polujemy. — Nie przeszkadzajmy pieskowi! — nie przeszkadzajmy. Tak, tak, powtarzał ser John za swoim przyjacielem. Jest już na tropie. Czy słyszycie to ciche poszczekiwanie? Zdawałoby się, że rozmawia sam ze sobą, że chce sobie zdać sprawę z tego, co poczuł. Dam pięćdziesiąt funtów szterlingów za to zwierzę, jeżeli nas zaprowadzi na miejsce, gdzie się znajduje legowisko Palandra. Mateusz Truks nie zwraca uwagi na sposób, w jakim się wyrażono jego koledze. Szło przede wszystkim o to, żeby go znaleźć. Każdy więc był gotów rzucić się za psem jak tylko ten był już na pewnym tropie. To wkrótce nastąpiło. Pies, zaskomniwszy głośno, rzucił się w krzaki i znikł w gęstwinie. Konie nie mogły się dostać w głąb tych nieprzebytych zarośli. Pułkownik i jego towarzysze byli zmuszeni objeżdżać je, kierując się za głosem psa. Promyk nadziei ich ożywił. Nie wątpili, że pies zwietrzył ślady zbłąkanego matematyka, i jeżeli tylko nie zgubi ich, powinien przybyć prosto do celu. Jedno tylko nasowało się pytanie: czy palander żyje, czy nie? Była godzina jedenasta z rana. Szczekanie, za którym dążyli od dwudziestu minut, nie dawało się słyszeć. Czy pies się zbyt oddalił, czy zbłądził? Bushman i Ser John jadący przodem doznawali srogiego niepokoju, nie wiedzieli, w którą stronę prowadzić towarzyszy, gdy wtem szczekanie dało się słyszeć na nowo, w odległości może pół mili, lecz już zewnątrz. Natychmiast konie spięte ostrogami popędziły w tę stronę. W kilkunastu skokach przybywszy przestrzeń, oddział jeźdźców dostał się w miejsce nader bagniste. Słyszeli wyraźne szczekanie, lecz nie mogli dostrzec psa. Ziemię pokryły wysokie na parę sążni trzciny. Jeźdźcy posiadali z koni, a przywiązawszy je do drzew, Przedzierali się przez trzcinę za głosem psa. Wkrótce przebyli trzcinę niezmiernie utrudniającą pochód. Przed nimi rozciągała się szeroka przestrzeń pokryta wodą i roślinami wodnymi. W najgłębszym zaklęśnięciu ziemi rozlewało swoje brunatne wody szerokie i długie na pół mil jezioro. Pies zatrzymał się nad jego brzegami i szczekał zapalczywie. Oto jest, oto jest! zawołał Mokum. Rzeczywiście na końcu półwyspu, zapuszczającego się daleko w jezioro, w odległości trzystu kroków, siedział na kłodzie nieruchomy Mikołaj Palander. Uczony matematyk nic nie wiedział, co się dookoła niego działo. Miał na kolanach tabliczkę, w ręku ołówek, całą postać nieruchomą. Zapewne zajęty był jakimś obliczaniem. Towarzysze nie mogli powstrzymać okrzyku trwogi. Naokoło mędrca czatowała liczna gromada krokodylów wzniesionych nad wodę paszczami, a on nawet nie przeczuwał ich obecności. Żarłoczne gady podsuwały się zwolna i mogły go lada chwila pochwycić. Spieszmy się! szepnął strzelec. Nie rozumiem, na co jeszcze krokodyle czekają. Czekają zapewne aż skruszeje, Zauważył Sir John Murray, robiąc aluzję do spostrzeżeń krajowców, którzy twierdzą, że gady te nie lubią świeżego mięsa. Bushman i John zalecili towarzyszom, aby na nich zaczekali w miejscu, dopóki sami nie objadą jeziora i nie dostaną się do wąskiego przesmyku, którym mogą dojść do palandra. Nie uczyli jeszcze stu kroków, gdy krokodyle opuszczając głębie zaczęły wyłazić na ląd, idąc prosto ku swej zdobyczy. Uczony nic nie widział. Oczy jego nie opuszczały tabliczki, a ręka wciąż coś na nich kreśliła. — Oko pewne, krew zimna, inaczej zginął — szepnął strzelec serdżonowi. Obydwaj przyklękli, a wycelowawszy do poczwar najbliższych palandra, dali ognia. Dwa strzały huknęły i dwa jaszczury ze zgruchotanym kręgiem pacierzowym runęły w wodę. Reszta w mgnieniu oka pogrążyła się w głębiach. Na huk broni palnej palander na koniec podniósł głowę, poznał swych towarzyszy i pobiegł ku nim, wywijając tabliczką. Znalazłem, znalazłem, mam, mam, wołał triumfującym głosem. Cóżeś to znalazł, panie palander, zapytał go John. Pomyłkę cyfry dziesiętnej w 103 logarytmie tablic Wallstona. W istocie odkrył tę pomyłkę zacny uczony. Odkrył błąd w logarytmie i zyskał prawo do nagrody stu funtów szterlingów, którą wydawca logarytmów Wolstona wyznaczył za znalezienie błędu. Otóż na takim zajęciu zeszło palandrowi czterodniowe błąkanie się. André Marie Ampère, człowiek najbardziej roztargniony na kuli ziemskiej, nie potrafiłby nic lepszego wynaleźć. Rozdział dwunasty. Stacja w Guście. Sir Johna Maraya. Znaleziono więc matematyka. Skoro go nie pytali, czym żył przez te cztery dni, nie umiał odpowiedzieć. Czy miał świadomość grożących mu niebezpieczeństw? Wątpimy bardzo. Gdy mu opowiadano wypadek z krokodylami, nie chciał uwierzyć i twierdził, że sobie z niego żartują. Czy głód mu dokuczał? Prawdopodobnie nie, gdyż żywił się przez ten czas cyframi a żywił tak dobrze. Że aż odkrył błąd w tablicach logarytmicznych. Wobec całej komisji Strax przez narodową miłość własną nie uczynił najmniejszej wymówki palandrowi. Lecz należy przypuszczać, że gdy zostali sami niezawodnie wypalił mu tęgą burę, a zarazem wezwania, żeby na przyszłość nie dał się uwodzić dociekaniom logarytmicznym. Niebawem zabrano się na nowo do pracy. Przez kilka dni roboty odbywało się bardzo dobrze. Pogoda im sprzyjała. Równie przy mierzeniu kątów stanowisk, jak i przy pomiarach zenitalnych. Nowe trójkąty przyłączono do sieci dawnych, a kąty ich oznaczono ściśle przez kilkakrotne obserwacje. Dnia 28 czerwca astronomowie otrzymali geodezyjną podstawę 15 trójkąta. Podług ich obliczeń trójkąt ten powinien był obejmować odcinek drugiego i trzeciego stopnia. A żeby uzupełnić trójkąt, należało za pomocą sygnału postawionego w jego wierzchołku pomierzyć dwa kąty w przyległe podstawie. Tutaj okazała się przeszkoda fizyczna. Okolica, jak oko zasięgnąć mogło, pokryta lasami, nie przedstawiała godnego punktu do postawienia sygnału. Ogólnie zniżanie się gruntu z południa na północ utrudniało już nie wystawienie, ale dojrzenie celownika. Jedyny tylko punkt mógł posłużyć do ustawienia rewerberu. Był to wierzchołek góry wysokiej na 1200 do 1300 stóp, który się wznosił na północnym zachodzie o mil trzydzieści. W tych warunkach boki piętnastego trójkąta musiałyby mieć przeszło po 20 tysięcy toazów. Zdarzało się przy innych pomiarach trygonometrycznych, że użytkowano czterokrotnie dłuższych boków, lecz komisja, o której piszemy, nigdy jeszcze tak wielkich boków nie używała. Po wyczerpujących rozprawach astronomowie zdecydowali się zamieścić rewerber elektryczny na rzeczonej wyżynie i postanowili zatrzymać się w miejscu, dopóki sygnał nie będzie postawiony. Pułkownik Everest, Emery i Zorn w towarzystwie trzech majtków i dwóch Bochiesmanów, prowadzeni przez Numba wydelegowani byli na to nowe stanowisko dla wystawienia elektrycznego, świetlnego sygnału do pracy nocnej. Mały ten oddział zaopatrzony w instrumenty i aparaty włożone na muły Zabrawszy zapas żywności, wyruszył z rana 28 czerwca. Ponieważ Everest spodziewał się dopiero na drugi dzień dotrzeć do stóp góry i gdy nadto wyjście na jej wierzch mogło nasuwać jakieś nieprzewidziane trudności, umówiono się, że sygnał będzie zapalony dopiero w nocy z 29 na 30. Obserwatorowie zatem przed upływem 36 godzin nie powinni byli upatrywać światła sygnałowego na wierzchołku ich 15 trójkąta. Po odjeździe wymienionych osób, strukcy palander oddali się zwykłym zajęciom, a sir John Marey ze strzelcem plądrowali okolice obozu i zastrzelili kilka sztuk z rodziny antylop, bogatej w rozmaite odmiany w tej części Afryki. Sir John dodał do swoich dotychczasowych triumfów myśliwskich upolowanie żyrawy, pięknego zwierza, dziś dość rzadko napotykanego w północnej Afryce, ale za to licznie zamieszkującego południową. Polowanie na żyrafy uważają znawcy za jedno z najpiękniejszych. Sir John Murray i Bushman napotkali gromadę tych zwierząt przeszło 20 sztuk liczącą, a tak trwożliwych, że bliżej jak na pięćset jardów podejść się nie dały. Jednak jedna samica oddzieliła się od stada, a myśliwi postanowili ją upolować przez zmęczenie. Zrazu zwierz uciekał kłusem, jakby chciał, aby go doścignięto, lecz gdy konie polujących znacznie się do żyrafy przybliżyły, Podniosłszy ogon, zaczęła umykać z niesłychaną szybkością. Ścigali ją przeszło dwie mile, aż na koniec kula wystrzelona ze sztucerem Maraja, trafiwszy w łopatkę żyrafę, powaliła ją na bok. Był to prześliczny okaz tego rodzaju. Koń z szyi, wół z nóg i goleni, wielbłąd z głowy, jak mawiali Rzymianie, pokryty skórą lamparta. Osobliwszy ten przeżuwacz od kończyn rogów do kopyt miał jedenaście stóp wysokości. Następnej nocy astronomowie pozostający w obozie zdjęli wysokość kilku gwiazd dla oznaczenia stopna szerokości południowej, pod jaką znajdował się obóz. Dzień 29 czerwca upłynął bez wypadku. Oczekiwano przybliżenia się nocy z pewnym niepokojem. Miał być oznaczony wierzchołek 15 trójkąta. Nadeszła wreszcie noc bezksiężycowa, bezgwiazdna, ale sucha, nie zmierzchła mgłą, a więc cudnie sprzyjająca zamierzonej pracy. Poczyniono potrzebne przygotowania, jewcze w dzień wycelowano ku wiadomej górze ustawioną na kole powtarzającym lunetę, która miała schwytać w swe ognisko światło rewerberu, gdyby zbytnia odległość nie dozwalała dostrzec go gołym okiem. Przez całą noc, z 29 na 30, Strux, Palander i Maryj czuwali kolejno przy otworze lunety, lecz na szczycie góry wcale nie zabłysnęło światło. Obserwatorowie wynieśli stąd, że dostanie się na szczyt góry połączone było z wielkimi trudnościami i że pułkownik Everest nie mógł dosięgnąć wierzchołka przed wieczorem. Odłożyli zatem obserwację do następnej nocy, nie wątpiąc, że w ciągu dnia aparat elektryczny zostanie ustawiony. Lecz jakże się zdziwili, gdy około drugiej godziny na nazajutrz pułkownik i jego towarzysze, nie zapowiedziawszy powrotu, ukazali się w obozie. Sir John Murray wyjechał przed nich. Pan tu, pułkowniku zawołał. Tak to my, odpowiedział werest. A więc góra jest niedostępna. Owszem, bardzo dostępna, odrzekł pułkownik. Ale zanadto dobrze strzeżona. Ręczę wam za to i przybywam po posiłki. A więc krajowcy, tak jest. Krajowcy czworonożni z czarnymi grzywami, którzy nam pożarli jednego konia. W kilku słowach pułkownik zdał relację. Podróż aż do podnóża góry udała się wybornie. Przybywszy na miejsce, przekonano się, że jest dostępna tylko przez przełęcz boczną. Właśnie na tej jednej drodze rodzina lwów założyła sobie kral, jak mówi Numba. Na pułkownik usiłował wyprzeć je z tego stanowiska. Niedostatecznie uzbrojony musiał zatrąbić na odwrót, straciwszy konia, którego olbrzymi lew ubił jednym uderzeniem łapy. Opowiadanie to rozogniło krew Maraja i Mokuma. Postanowili zdobyć Górę Lwów, to stanowisko koniecznie potrzebne do prowadzenia dalszych prac geodezyjnych. Sposobność stoczenia bitwy z kilku najstraszniejszymi zwierzętami z rodziny Kociej za nadto była ponętna dla dwóch zapalonych myśliwych, ażeby ją pominąć. Natychmiast więc zorganizowano wyprawę. Wszyscy uczeni Europejczycy, nie wyłączając nawet palandra, chcieli wziąć w niej udział, lecz dla zmierzenia kątów przyległych nowej podstawie musiał ktoś pozostać w obozie. Pułkownik Everest, udając, że dla kontrolowania ścisłości pomiaru obecności jego w obozie jest niezbędna, zdecydował się pozostać wraz ze Straxem i Palandrem. Z drugiej strony, nie było najmniejszego powodu zatrzymania Sargeona Maraja. Oddział przeznaczony do zdobycia góry miał się więc składać z Johna Maraja, Williama Ameriego i wreszcie Michała Zorna, którego prośbą Strax oprzeć się nie mógł. Bushman nie odstąpiłby za nic od wyprawy. Zabrał z sobą trzech krajowców znanych mu z odwagi i zimnej krwi. Trzej Europejczycy, pożegnawszy uściśnieniem ręki pozostałych kolegów, wyruszyli około czwartej po południu z obozu i zapuścili się w las w kierunku góry. Jazda odbyła się tak szybko, iż do godziny dziewiątej wieczór przebyli przestrzeni 30 mil angielskich. Na dwie mile pod górą posiadali skoni i urządzili nocleg. Nie rozpalono wcale ognia, gdyż Mokum nie chciał ani zwracać uwagi zwierząt, z którymi zamierzono walczyć w biały dzień, ani wywoływać napadu nocnego. W nocy bez ustanku dawały się słyszeć ryki głodnych lwów, podczas bowiem nocnych ciemności te straszliwe mięsożerne bestie zwykle opuszczają swe regowiska, by szukać żywności. Żaden z myśliwych nie przespał ani godziny, a Bushman korzystając z tej bezsenności dawał im przestrogi, które jego doświadczenie myśliwskie czyniło bardzo cennymi. — Panowie! — Mówił tonem zupełnie spokojnym. Jeżeli pułkownik Everest się nie mylił, będziemy mieli jutro do czynienia z lwami czarnogrzywymi. Należą one do gatunku najdzikszego i najniebezpieczniejszego. Musimy się tego trzymać. Zalecam wam, abyście starali się unikać pierwszego skoku tych zwierząt, które zwykle przesadzają 16 do 20 stóp. Wiem z doświadczenia, że skoro im się ten pierwszy skok nie uda, rzadko go ponawiają. Ponieważ o świcie zwykły powracać do swoich kryjówek, poprzedzimy je i tam zaatakujemy. Ale lwy się bronią. I bronią dobrze. Mogę was zapewnić, że z rana po nocnej uczcie bywają mniej srogie, a nawet mniej odważne. Jest to kwestia żołądka. Niebezpieczeństwo, większe lub mniejsze, zależy także od miejsca, w okolicach, gdzie ludzie bezustannie je ścigają, Lwy bywają trwożliwsze, ale tu, w kraju dzikim, zachowują wszelkie popędy dzikości. Zalecam Wam także, żebyście dobrze obliczyli odległość strzału. Pozwolicie im zbliżyć się dobrze i celujcie tylko pewnie, a celujcie pod łopatkę. Konie pozostawimy w tyle. Zwierzęta te przerażają się, ujrzawszy lwa, i mogą zwalić jeźdźca. Będziemy walczyć pieszo, a mam nadzieję, że nam zimnej krwi nie zabraknie. Strzelcy w głębokim milczeniu słuchali przestrug doświadczonego myśliwca. Bokum pokazał się znowu jako strzelec, który umie być cierpliwy. Wiedział, że spotkanie będzie niebezpieczne. Jeżeli lew zwykle nie rzuca się na człowieka, który go nie zaczepia, to za to wściekłość jego nie zna granic, gdy go zaatakują. Jest to wówczas zwierz groźny, obdarzony przez naturę lekkością skoku, siłą do zdruzgotania i wściekłością czyniącą go straszliwym. Bushman zalecił też Europejczykom, aby zachowywali zimną krew, a przede wszystkim ostrzegał ser John Mariah, który często pozwalał unosić się zbytniej śmiałości. — Strzelaj, pan, do lwa, jakbyś strzelał do kuropatwy bez większego wzruszenia. W tym cała sztuka. W istocie w tym cała sztuka, ale któż może zaręczyć, że namiętny myśliwiec stanąwszy pierwszy raz oko w oko z lwem potrafi zachować zimną krew? O godzinie czwartej z rana myśliwi, przywiązawszy mocno konie do drzew, opuścili nocne stanowisko. Jeszcze nie dniało, na wschodzie tylko różowawy odcień zaczynał barwić obłoki. Na ziemi panowała głęboka ciemność. Bushman polecił towarzyszom, aby przeglądnęli broni. Sztucery jego i Ser Marajan nabijały się z tyłu. Trzeba było tylko wsunąć w lufę nabój z miedzianym denkiem i spróbować, czy mechanizm dobrze działa. Zorn i Emery Uzbrojeni w gwintowane sztucery zmienili pistony, które nocna wilgoć mogła popsuć. Trzejdzicy byli zbrojni w aleesowe łuki, których z dziwną zręcznością umieli użyć. Licha to broń z pozoru, ale ile szylewów padło od strzałów Afrykanów. W sześciu myśliwych ściągniętą gromadką posuwało się naprzód, dążąc ku wąwozowi, który dwaj młodzi myśliwi, będąc tu wczoraj, wskazali jako drogę wiodącą na wierzch góry, w głębokim milczeniu na wzór czerwonoskórych Ameryki Północnej przesuwali się wszyscy zaroślami. Wkrótce mały oddział stanął przy wąskiej szyi stanowiącej wejście do wąwozu. Był to jakby wąski korytarz, przebity między dwoma granitowymi ścianami, wiodący na pierwsze wzniesienia wspomnianej przez Eweresta przełęczy. W samym prawie środku tego wąwozu, w miejscu rozszerzonym przez oberwanie się skał, było legowisko Lwów. Bushman wydał następujące rozporządzenie – Sir John Murray, jeden krajowiec i on sam mieli posuwać się lekko szczytem wąwozu. Spodziewali się oni tym sposobem dojść do jaskini lwów, wypłoszyć stamtąd straszne zwierzęta i popędzić je w dół wąwozu. Dwaj Europejczycy z dwoma bohiesmanami umieszczeni w zasadce mieli uciekające lwy przyjąć strzałami. Miejsce nadawało się wybornie do takiego manewru. Śród wąwozów wznosiła się panująca nad okolicznym lasem olbrzymia sykomora, której rozłożyste gałęzie stanowiły dla myśliwych wyborną, a dla lwów niedostępną kryjówkę. Wiadomo, że lwy umieją wdzierać się na drzewa, jak inne zwierzęta z rodziny kotów, więc strzelcy umieszczeni tam na pewnej wysokości, niedostępnej dla lwiego skoku, mogli wstrzelać w warunkach nader korzystnych. Najniebezpieczniejsze zadanie miał spełnić Mokum ze swymi towarzyszami. Na uwagę zrobioną w tej mierze przez Williama myśliwiec odpowiedział, że inaczej być nie może i plan ułożony musi być co do Joty wykonany. Emery uległ jego zdaniu. Zaczynał odnieść. Szczyt góry oświecony poranną zorzą zaromienił się jak pochodnia. Mokum, upewniony, iż czterej towarzysze umieścili się dogodnie w gałęziach Sykomory, dał znak pochodu. Bushman, ser John i krajowiec poczęli się wspinać na ścieżkę kapryśnie pokręconą na prawej ścianie wąwozu. Trzej odważni myśliwcy postępowali kilkadziesiąt kroków, zatrzymując się niekiedy i pilnie bacząc na dno parowu, którym pieli się w górę. Bushman był pewny, że lwy po nocnej wycieczce nie omieszkały wrócić do legowiska, bądź dla pożarcia zdobyczy, bądź dla odpoczynku. Może uda się je zajść śpiące i skończyć z nimi szybko. W kwadrans po przebyciu wejścia do wąwozu, Mokum i jego dwaj towarzysze dosięgnęli usypiska przed kryjówką, o której mówił im Zorn. Tu przykucnęli na ziemi i badali miejsce. Była to jaskinia dosyć duża, której głębokość trudno było ocenić. Szczątki zwierzęce, kupy kości zalegały wejście. Nie było wątpliwości, że to kryjówka lwów wskazanych przez pułkownika. Lecz w tej chwili, wbrew oczekiwaniu myśliwych, jaskinia zdawała się pusta. Mokumus odwiedzioną strzelbą posunął się ku otworowi i na kolanach pełznął ku niemu. Jednym szybkim spojrzeniem przekonał się, że była pusta. Okoliczność ta, której wcale nie przewidywał, nasunęła mu inny plan. skinieniem przyzwał towarzyszów. Sarżonie, mówił, naszej zwierzyny nie ma w legowisku, ale tylko co jej patrzeć. Mnie mam już dobrze uczynimy, zająwszy jej miejsce. Mając do czynienia z takimi żarłukami — Lepiej być oblężonym aniżeli oblegać, zwłaszcza gdy mamy armię na odciecz. Cóż myśli Wasza dostojność? Myślę tak jak ty, myśliwcze odpowiedział Mary. Rozkazuj, a będę posłuszny. Mokum, sir John i krajowiec weszli w głąb jaskini. Była to głęboka grota zapełniona kośćmi i krwawymi szczątkami zwierząt. Po przekonaniu się, że jest jeszcze zupełnie próżna, wpięli się rączo do zatarasowanego wejścia za pomocą wielkich głazów, tocząc je z niemałym wysiłkiem i piętrząc jeden na drugim. Luki między kamieniami pozatykali suchymi gałęźmi i krzewami rosnącymi w pobliżu, zostawiając tylko otwory do wysunięcia strzelb. Prace te ukończono w bardzo krótkim czasie, gdyż wejście do groty było wąskie, po czym stanęli za tą barykadą zapotrzoną w strzelnicę i oczekiwali nieprzyjaciela. Oczekiwanie to nie trwało długo. Kwadrans po piątej w odległości stu kroków od jaskini ukazał się lew i dwie lwice potężnego wzrostu. Lew wstrząsnął czarną grzywą i zamiatał ziemię ogonem. Niesuł w paszczy całą antylopę i potrząsał nią jak kot myszą. Ciężar zdobyczy nie utrudniał wcale swobody ruchów i zwierz poruszał głową z łatwością. Dwie lwice żółtej maści biegły podskakując obok niego. Sir John, jak to później sam wyznał, uczuł gwałtowne bicie serca. Oczy rozwarły mu się niezwykle, czoło zmarszczyło. Uczuł nieopisany przestrach w połączeniu ze zdziwieniem i niepokojem, lecz to nie trwało długo i wnet zapanował nad sobą. Dwaj jego towarzysze byli spokojni jak zwykle. Tymczasem lewy poczuły niebezpieczeństwo. Na widok zabarykadowanej jaskini zatrzymały się. Od strzelców dzieliła je przestrzeń sześćdziesięciu kroków. Samiec wydał chrapliwy ryk i rzucił się wraz z lwicami w gąszcz na prawo, nieco niżej miejsca, na którym poprzednio zatrzymali się myśliwi. Przez gałęzie krzaków wyraźnie przeświecały płowe boki, nastawione uszy i iskrzące oczy straszliwych zwierząt. Otóż i kuropatwy, szepnął sir John do Mokuma. Dalej każdy do swojej. Nie, odrzekł Mokum bardzo cicho. Nie ma ich wszystkich, a strzały sposzłyby resztę. Po czym, zwracając się do dzikiego, zapytał: Czy jesteś pewny strzału na tę odległość? Tak, Mokumie. A więc poślij strzałę w lewy bok samca, a celuj w serce. Bokiesman napiął łuk i mierzył z wielką uwagą przez krzewy. Strzała wypadła świszcząc. Ryk zagrzmiał, lew podskoczył i runął o trzydzieści kroków od jaskini. — Dobrze! — rzekł Mokum. Lew leżał bez ruchu. Ostre kły bieliły się z rozwartej i zakrwawionej paszczy. Lwice, opuściwszy zarośle, rzuciły się na samca. Na ich rozdzierające ryki ukazały się na zakręcie parowu dwa inne lwy. Stary samiec z żółtymi pazurami, trzecia lwica. Pod wpływem straszliwej wściekłości wstrząsały czarnymi grzywami. Zdawało się, że ich ciała zolbrzymiały. Rzucając się, wydawały ryk podobnie do grzmotu. Na strzelby kolej! zawołał Bushman. — Palić w lot, gdy stanąć nie chcą. Dwa strzały padły. Jeden z lwów, trafiony kulą eksplodującą, Bushmana w krzyż, padł bez życia, drugi lew, z łapą strzaskaną wystrzałem. Johna rzucił się ku barykadzie. Rozjuszone lwice pędziły za nim. Straszliwe bestie chciały zdobyć jaskinię. I mogłyby tego dokazać, gdyby ich nie zatrzymały kule. Bushman, Johnny, i krajowiec cofnęli się w głąbiami. Broń szybko nabito. Parę celnych strzałów powinno było zwalić napastników, i zwierzęta byłyby niechybnie ubite, gdyby nie zaszedł wypadek całkiem nieprzewidziany, który wprawił strzelców w okropne położenie. Naraz gęsty dym zapełnił jaskinie. Tlejąca przybitka, rzucona na suche liście, zapaliła je. A wkrótce ognisty pas odgrodził myśliwych od zwierząt. Lwy cofnęły się, lecz strzelcy nie mogli dłużej pozostać w legowisku, bo ich dym wkrótce podusił. Położenie było przerażające. Nie można się wahać. Wychodzimy, wychodzimy! zawołał mokum, dusząc się od dymu. I razem odrzuciwszy kolbami palące się liście, rozepnąwszy kamienie barykady, strzelcy na wpół dymem zduszeni wypadli z jaskini. Krajowiec i Sir John jeszcze nie zdołali ochłonąć, gdy potężna siła zwaliła ich na ziemię. Afrykanin uderzeniem łba, Anglik ogonem lwicy jeszcze nienaruszonej, krajowiec ugodzony w środek piersi leżał bez ruchu. Sir John, mniemając, że ma roztrzaskaną nogę, przypadł na kolana, lecz gdy zwierz chciał rzucić się na niego powtórnie, strzał Bushmana powstrzymał go. Kula piorunująca, natrafiwszy na kość, roztrzaskała się wewnątrz ciała. W tej chwili Zorn, Emery i dwóch pochiesmanów ukazali się w zakręcie wąwozu, biegnąc szybko dla wzięcia udziału w walce. Dwa lwy i lwica legły już od kul i strzału, lecz pozostałe przy życiu dwie lwice i samiec, któremu ser John strzaskał łapę, były jeszcze straszne dla myśliwych. Gwintówki atoli, kierowane pewną ręką, zrobiły swą powinność. Druga lewica dwiema kulami w boki, głowę ugodzona, padła na miejscu. Raniony lew i trzecia samica, szalonym rzutem przesadziwszy głowy młodzieńców, znikły na zakręcie wąwozu, poczęstowane na pożegnanie dwiema kulami i dwiema strzałami. Sir John wydał okrzyk zwycięski. Lewy zostały pokonane. Cztery trupy leżały na ziemi. Pospieszono ku marajowi. Przy pomocy przyjaciół zdołał się podnieść. Noga, szczęściem, nie była zgruchotana. Krajowiec ugodzony łbem zwolna odzyskiwał zmysły. Gwałtowne uderzenie tylko go ogłuszyło. A W godzinę później mały oddział dostał się do miejsca, gdzie były przywiązane konie, nie spotkawszy uchodzącej pary. Cóż, czy Wasza dostojność jest zadowolona z kuropat afrykańskich? zapytał Mokum. Zachwycony, zachwycony, mój drogi! mówił sir John, pocierając potłuczoną nogę. Ależ co za ogony, zacny myśliwcze! Co za ogony! Rozdział XIII. Za pomocą ognia. Tymczasem pułkownik z towarzyszami z bardzo naturalną niecierpliwością oczekiwali w obozie na wypadek walki. Jeżeli strzelcom się powiodło, to w nocy zabłyśnie sygnał świetlny. Łatwo pojąć niepokój, w jakim uczeni przepędzili dzień. Ich matematyczne narzędzia były w pogotowiu. Wymierzyli lunetę szczytowi góry w ten sposób, aby nimi uchwycić choćby najmniejsze światełko, lecz czy to światełko zabłeśnie? Pułkownik i Strax nie mieli chwili spokojnej. Sam tylko palander zawsze zamyślony, zapomniał nawet wśród rachunków o niebezpieczeństwie grożącym kolegom. Nie należy go obwiniać o oryginalny egoizm. Można by o nim powiedzieć, co niegdyś powiedziano o matematyku Bowardzie nie przestanie liczyć, dopóki nie przestanie żyć. A być może, że Mikołaj Palander przestałby żyć, gdyby przestał rachować. Wyznać jednak należy, że Everest i Strux miotali niepokojem, więcej myśleli o uzupełnieniu swoich prac jako o niebezpieczeństwie przyjaciół. Byliby chętnie stawili czoło temu niebezpieczeństwu, bo nie zapominali wcale, że służą nauce, która prowadzi zaciętą wojnę z przyrodą, ale wypadek jej mocno ich niepokoił. Gdyby przeszkoda fizyczna nie została zwyciężona, powstrzymałaby ich pracę lub w najlepszym razie znacznie opóźniła. Łatwo więc pojąć niepokój astronomów w tym dniu wlokącym się bez końca. Na koniec noc nadeszła. Everest i Mateusz Straks luzowali się co pół godziny przy lunecie. Wśród cieniów nocy nie przemawiali do siebie ani słowa. A zmieniali się z chronometryczną punktualnością. Szło o to kto pierwszy spostrzeże upragniony sygnał. Godziny upływały, północ minęła, nic nie ukazywało się na ciemnym szczycie. Na koniec, trzy kwadranse po drugiej, pułkownik podnosząc się z wolna, wyrzekł chłodno tylko jedno słowo: sygnał. Przypadek sprzyjał Anglikowi. Ku wielkiemu niezadowoleniu uczonego kolegi, który jednak musiał stwierdzić ukazanie się sygnału. Ale Mateusz Straks zemścił się. Nie odpowiedział ani słówka. Zdjęcie kąta odbyło się z drobiazgową ścisłością. Po obserwacjach kilkakrotnie powtórzonych okazało się, że kąt mierzył 78 minut 58 stopni, 42 setne i 413 tysięcznych. Widzimy, że ścisłość posunięto aż do tysięcznych części sekundy. Nazajutrz, 2 lipca, zwinięto to ze świcie. Nawet pragnął jak najprędzej połączyć się z towarzyszami. Rad był dowiedzieć się, czy zdobycie góry nie było połączone z wielkimi ofiarami. Wozy ruszyły pod przewodnictwem Numba, a w południe połączyli się wszyscy członkowie uczonej komisji. Po opowiedzeniu szczegółów walki koledzy winszowali im zwycięstwa. W ciągu poranka John Murray, Emery i Zorn zmierzyli z wierzchołka góry odległość kątową nowego stanowiska, leżącego o kilka mil na zachód od południka. Astronomowie zdjęli nadto wysokości kilku gwiazd dla oznaczenia szerokości, pod którą leżał ich sygnał, z czego polander obliczył, że za pomocą ostatnich pomiarów otrzymano drugą część południka, odpowiadającą jednemu stopniowi. Zmierzono więc dotąd dwa stopnie, wyprowadzone od podstawy za pomocą piętnastu trójkątów. Prace rozpoczęto na nowo w warunkach zadowalających, i należało się spodziewać, iż żadna przeszkoda fizyczna nie powstrzyma ich ukończenia. Przez całe pięć tygodni pogoda sprzyjała uczonym, okolica nieco falista pozwalała stawiać sygnały. Pod dyrekcją buszmena obozowiska zakładono porządnie. Żywności nie brakło, bo ser John na czele strzelców zaopatrywało w nią obficie. Szanowny Anglik stracił już rachubę odmian bawołów i antylop padających pod jego strzałami. Wszystko szło pomyślnie. Stan zdrowia zadowalający. Woda jeszcze nie powysychała w kałużach gruntu. Everest i Strax ku wielkiej radości kolegów mitygowali się. Prześcigano się wzajemnie w gorliwości i można już było przewidzieć ostateczne powodzenie przedsięwzięcia, gdy niespodziewanie nowa przeszkoda miejscowa zagroziła przerwaniem prac i rozbudziła uśpiona niechęci. Było to 11 sierpnia. Od poprzedniego dnia karawana ciągnęła krainą lesistą. Tego poronka wstrzymał pochód ogromny bur okopienny, którego granic dostrzec nie było można na widnokręgu. Nic wspanialszego nad te masy zieleni, tworzące jakby olbrzymi szpaler o ścianie wzniesionej 100 stóp nad ziemię. Rozmaitości i piękności drzew tej puszczy nie sposób oddać słowami. Mieszały się tu najrozliczniejsze gatunki, gądy, mosokosów i mukomdów. Drzew poszukiwanych do budowy okrętów, chybany niezmiernie grube, których treść była czarna jak węgiel. Bochinie o żelaznej mocy włóknach, buchnerie z pomarańczowym kwiatem, wspaniałe czerwonolisty z pniem białawym a karłatnym kwieciem, tysiące wajaków, między którymi wiele miało pnie piętnasto-stopowego obwodu. Z głębokich tych mas wydobywały się dziwne szmery, niby szum morskiej fali rozbijającej się na piaszczystym brzegu. Wiatr przedzierający się przez ten ocean gałęzi konał na krańcach lasu. Zapytany przez pułkownika, Mokum odpowiedział. To jest las Rowuma. Jak daleko się ciągnie ze wschodu na zachód? Na 45 mil. A z południa na północ? Około dziesięciu mil. A jakimże sposobem przedrzemy się przez te puszczę? Przebyć się jej nie da, bo nie ma przez nią żadnej drogi. Jedyny sposób objechać ze wschodu lub z zachodu. Naczelnicy wyprawy usłyszawszy stanowczą odpowiedź Bushmana, wielce się zakłopotali. Nie można było stawiać sygnałów w lesie zalegającym równinę. Obejść ją to znaczyło oddalić się na 20 do 25 mil od linii południowej, a więc nadzwyczajnie powiększyć roboty i dodać do istniejących przynajmniej tuzin nowych trójkątów. Trudność prawdziwa. Przeszkoda naturalna istniała. Kwestia była ważna i trudna do rozwiązania. Jak tylko założono obóz wśród kępy drzew o 400 sążni od lesistej ściany, zeszli się wszyscy astronomowie na naradę w celu podjęcia decyzji. Myśl trójkątowania pośród nieprzebytej puszczy odrzucono z góry. Pracować w podobnych warunkach oczywiście się nie dało. Pozostawało tylko obejść las z nałożeniem dwudziestu kilku mil po prawej lub lewej stronie południka, który przechodził środkiem. Członkowie Międzynarodowej Komisji zadecydowali wreszcie obejście puszczy, Mniejsze, o to, na wschód czy na zachód. Jednak właśnie to ostatnie błahe pytanie wywołało gwałtowną sprzeczkę pomiędzy Sztruksem i Everestem. Dwaj rywale, powściągający się od niejakiego czasu, wybuchnęli przy tej sposobności na nowo z całą gwałtownością długo tajonej niechęci. Na próżno koledzy chcieli ich umitygować. Naczelnicy nie chcieli ich słuchać. Everest był za obejściem lasu na prawo, bo tym sposobem ekspedycja zbliżała się ku drodze, którą David Livingstone zdążał w pierwszej swojej podróży do wodospadów Zambezi. Był to wzgląd ważny, ponieważ kraj w tej stronie był bardziej znany i bardziej uczęszczany, nastręczał więc pewne korzyści. Struks upierał się przy lewej, widocznie dlatego tylko, żeby się sprzeciwić pułkownikowi. Gdyby ten był obrał kierunek na lewo, tamten głosowałby za prawym. Sprzeczka wzmagała się coraz bardziej i można było przewidywać, że nastąpi rozdwojenie komisji. Zorn, Emery, Mary i Palander, widząc, że nic nie poradzą, opuścili naradę, pozostawiając naczelników w zapasach. Obydwaj tak się zawzięli, że można było nawet obawiać się przerwania prac i prowadzenia dalszej triangulacji przez obydwu oddzielnie. Dzień minął, nie sprawdziwszy porozumienia pomiędzy dwiema sprzecznymi opiniami. Na drugi dzień sir John Marey, przewidując, że i przez dziś jeszcze nie nastąpi zgoda, zaproponował Mokumowi wycieczkę myśliwską. Może tymczasem dwaj naczelnicy pogodzą się, a w każdym razie kawał świeżej dziczyzny był nie do pogardzenia. Mokum zawsze gotów gwizdnął na psa, i dwaj myśliwcy zapuścili się w gęstwinę, przetrząsali brzegi lasu, to gawędząc, to tropiąc na kilka mil dokoła obozu. Rzecz prosta, że rozmowa toczyła się głównie około wypadku, który przeszkodził prowadzeniu dalszych prac. — Jestem prawie pewny — odezwał się Bushman — że będziemy sobie długo biwakować pod lasem Rowumy. Nasi naczelnicy nie ustąpią sobie i bez urazy pańskiej podobni są dwom znarowionym koniom, z których każdy ciągnie w inną stronę. — A to fatalna historia — odpowiedział Maryj. I bardzo się boję, żeby to poróżnienie nie doprowadziło do zupełnego rozdziału. Gdyby nie interes nauki, niechby sobie głowy pourywali. nie dbałbym o to wcale mój dzielnym okumie. Obfitość zwierzyny afrykańskiej dostarcza im rozrywki. Niechże się kłócą, a dopóki zgoda nie nastąpi, będę ze strzelbą w ręku uwijał się po lasach. Ba, tylko czy się pogodzą, ja się tego bynajmniej nie spodziewam jestem pewny, że nasz pobyt tutaj Bóg wie, jak długo potrwa. Może być, może być. Nasi naczelnicy spierają się o rzecz błahą, której na drodze naukowej nie sposób rozstrzygnąć. Obydwa mają słuszność i obydwaj się mylą. Pułkownik oświadczył stanowczo, że nie myśli ustąpić. Struks przysiągł, że się będzie opierać przywidzeniom Everesta, a dwaj uczeni, którzy by niezawodnie ulegli racjom naukowym, nie nakłonią się nigdy do ustępstw w kwestii, która jest czysto kwestią miłości własnej. W interesie prac naukowych jest to rzecz miła, że południk przechodzi środkiem tej puszczy. — Pal diabli las, kiedy idzie o pracę naukową! — krzyknął Bushman. — No ale bo też co za niedorzeczność mierzyć ziemię wzdłuż lub wszerz. Na co się komu przyda, że ją pomierzą na stopy i cale? Co do mnie wolę o niczym nie wiedzieć. Wolę mniewać, że ziemia, na której mieszkam, jest niezmierna, nieskończona — Zdaje mi się, że zmniejszyłbym ją, gdybym pomierzył dokładnie. — Nie, nie, ser Johnie, choćbym jeszcze sto lat żył, nigdy nie przyznam, aby ta wasza robota na co się zdała. Ser John nie mógł się powstrzymać od uśmiechu. Często podobne dysputy wszczynały się między nim i Mokumem, lecz to nieświadome dziecię natury ten swobodny włóczęga leśny, nieustraszony pogromca drapieżnych zwierząt, Widocznie nie mógł pojąć ważności naukowej związanej z triangulacją. Kilkakrotnie ser John usiłował objaśnić, przekonać, ale Bushman odpierał jego wywody argumentami nazechowanymi tak czystą filozofią przyrody. Na swe zdania popierał nieuczoną, ale ognistą wymową, że Anglik na próżno silił się je odeprzeć. Rozmawiając w ten sposób, myśliwi uganiali się za drobną zwierzyną, bijąc to zające skalne to nowy gatunek gryzoni, Oznaczonych Orzilię jego pod nazwą Gryfacerus elegans, piskliwe siewki i stada kuropat mających pierze brunatne pomieszane z czarno-żółtym. Można powiedzieć, że Sir John sam dostarczał zwierzyny, gdyż Mokum mało strzelał. Myśl jego zajmował spór dwóch uczonych, mogących zniwaczyć całą wyprawę. Ten bur daleko bardziej go niepokoił, aniżeli Ser Johna. Zwierzyna choćby najpiękniejsza nie zwracała jego uwagi, co oznaczało nadzwyczajne natężenie umysłu naszego nemroda. W istocie myśl jedna, jeszcze nieskrystalizowana, zajmowała umysł myśliwca, z nabierając coraz większej jasności. Sir John zauważył, że sam ze sobą rozmawiał. Spuściwszy strzelbę do nogi, nie bacząc na zwierzę, stał nieporuszony, zagłębiony w myślach, jak palander zajęty sprawdzaniem logarytmów. Anglik szanował tę pracę umysłową swego towarzysza i nie chciał mu przeszkadzać w tak ważnym zajęciu. Dwa lub trzy razy w ciągu dnia Mokum, przybliżywszy się do serdżona, zapytywał. — Więc wasza dostojność sądzi, że pułkownik i pan Struks nie zgodzą się na jedno? — Gotów jestem przysiąc — odrzekł tamten. Pod wieczór o kilka mil od obozu Mokum ponowił raz jeszcze to samo pytanie i odebrał tę samą odpowiedź. A usłyszawszy ją, rzekł — a niech więc się wasza dostojność uspokoi. Znalazłem sposób przyznania słuszności obydwu uczonym. Czy może być? Przezacny myśliwcze? Zawołał Anglik zdziwiony. Nie inaczej. Nim zabuśnie jutrzejszy ranek, pułkownik Everest i pan Struks nie będą już mieli powodu do kłótni, jeżeli wiatr mi dopomoże. Co chcesz przez to powiedzieć? To już moja rzecz. Dobrze, Mokumie, rób, co zechcesz. A jeżeli tego dokonasz, to zasłużysz się wielce uczonej Europie, a nazwisko Twe będzie uwiecznione w rocznikach nauki. To byłoby za wiele honoru dla mnie, Serżonie. Nie obchodzi mnie wcale wasza uczona Europa. Pragnę tylko przywrócić zgodę. I zapewne przeżuwając myśl swoją, odtąd nie wyrzekł ani słowa Sir John uszanował to milczenie, ale na próżno starał się odgadnąć, jakim sposobem myśliwy zamierzał pogodzić dwóch uczonych tak zawziętych na siebie, że gotowi byli narazić powodzenie tak ważnej i długiej pracy, byle sobie nie ustąpić nawzajem. Około piątej przed wieczorem myśliwi powrócili do obozu. Podczas ich nieobecności nie tylko nie przyszło do zgody, ale nawet zajączenie się wzmogło. Usiłowania Williama i Zorna, aby ich pogodzić, spełzły na niczym. Współzawodnicy kilkakrotnie na nowo wszczynali dysputę. Lecz ostre przymówki, których sobie nie żałowali, pogorszyły jeszcze stan rzeczy. Lękano się nawet, iżby sprzeczka coraz drażliwsza nie doprowadziła do wyzwania. Przyszłość triangulacji była zagrożona, bo w razie zupełnego poróżnienia każdy z naczelników musiałby ją skończyć na własną rękę. Wtedy musiałby nastąpić rozdział. A myśl o nim najbardziej zasmucała dwóch najmłodszych członków komisji, którzy przywykli do siebie i byli połączeni z sobą serdeczną sympatią. Sir John wiedział dobrze, co się działo w ich duszy i odgadł przyczynę smutku. Mógłby ich wprawdzie uspokoić, opowiadając o jakimś projekcie Mokuma, lecz nie chciał łudzić ich za wcześnie, nie wiedząc sam, co on zamierza zrobić, i postanowił oczekiwać do jutra spełnienia obietnicy myśliwca. Bushman podczas wieczoru nie zmienił w niczym swoich zwykłych zajęć. Rozstawił czaty obozowe jak zwykle, czuwał, aby zachowano porządek z wozami i użył wszelkich środków dla zachowania bezpieczeństwa karawany. Sir John zaczął przepuszczać, że Mokum zapomniał przyżyczenia. Zanim udał się na spoczynek, usiłował zbadać usposobienie pułkownika względem pana Mateusza Straxa. Teweres był niewzruszony, nieugięty w poczuciu swoich praw i napomknął, że w razie, jeżeli mu sztruks nie chce ustąpić. Postanowił rozdzielić się z nim i jego towarzyszami. Są bowiem rzeczy, dodał, których się nawet od przyjaciół nie znosi. John Mary bardzo niespokojny, a przy tym mocno zmęczony poszedł się położyć i wkrótce usnął. Około jedenastej przerwano mu sen. Widocznie coś zaszło w obozie. Krajowcy przybiegli z wielką wrzawą. Zerwał się i zastał swych towarzyszów na nogach. Szkarłatne światło olśniło mu wzrok. Wybiegł z wozu i ujrzał ogromny las w płomieniach. Co za widok! Cała północ zamieniła się w ocean ognia. Płomienie biły w obłoki. Spadał z nich ognisty deszcz iskier. Kłęby czarno-purpurowego dymu bałwaniły się nad lasem. Kilkanaście mil puszczy ogarnął pożar. John Murray spojrzał na Mokuma, który nieruchomy stał przy nim, ale na zapytanie uczynione wzrokiem Bushman nie odpowiedział żadnym znakiem. Anglik zrozumiał, że ten pożar miał utorować drogę uczonym na północ. Południowy wiatr był silnym sprzymierzeńcem Mokuma. Jego silne dęcie podsycało coraz gwałtowniej pożar, niosąc rozrażone węgle w głębi puszczy i zarzegając miejsca nietknięte, z których wnet wybuchały nowe słupy ognia. Ogniste morze coraz bardziej rozszerzało swe fale. Suche gałęzie i uschłe pnie trzeszczą. Z oceanu pożaru wybuchają niekiedy żywe kolumny ognia. Od drzewa na wskroś, przesiąknięte żywicą. Trzaski, jakby nieustannej kanonady zagłusza powietrze. Potężne olbrzymy leśne roztrzaskują się z hukiem grzmotu. Na niemi odbijają się olśniewające łony. Zdaje się, że płomienie zapalą obłoki, że niszczący żywioł tam sięgnie. Że wszczyna się zapowiedziany pismem koniec świata. I z innej strony chaos nie do opisania. Ryki i wycia uchodzących przed ogniem zwierząt rozlegających się naokoło. Na tle ognistego pasa widać czarne cienie uciekających, niby piekielnych potworów wynurzających się z płomieni. Ostrożność i nienawiść wzajemna, drapieżność jednych, trwoga innych, znikły gdzieś wobec wspólnego niebezpieczeństwa, wobec straszliwego żywiołu niosącego zatratę. Lwy i gazele, nosorożce, żyrafy, hieny i szakale pomieszane z antylopami uchodzą w jedną stronę, a nie trwożąc się nawet ludzi, przelatują środkiem obozu. Pożar szalał przez resztę nocy, dzień i noc następną. Poranek. 14 sierpnia ukazał patrzącym obszerną przestrzeń pożartą przez płomienie. Zgliszczona na kilka mil szerokie otworzyło przejście przez niemożliwą przez wczoraj do przebycia dziewiczą puszczę. Przejście dla południka otwarto. Śmiały, acz barbarzyński czyn Mokuma ocalił triangulację. Rozdział 14. Wojna! Tego samego dnia rozpoczęto roboty. Wszystkie preteksty do nieporozumienia zniknęły. Pułkownik Ewerest i Strux nie przebaczyli sobie, ale mimo to pracowali wspólnie. Po lewej stronie ucznionej przez pożar szerokiej przerwy wznosiło się wzgórze bardzo widoczne z odległości pięciu mil. Szczyt jego mógł zostać użyty na wierzchołek nowego trójkąta. Zmierzono kąt pomiędzy nimi ostatnią stacją, a na drugi dzień karawana wyruszyła środkiem wypalonego lasu. Całą drogę zaścielał węgiel. Ziemia była jeszcze mocno rozpalona. Pnie dymiły się tu i ówdzie, nad kałużami unosiły się gęste tumany pary. W wielu miejscach walały się zwęglone trupy zaskoczonych zwierząt w ucieczce, których szybki bieg nie zdołał ocalić od rozwścieczonego żywiołu. Czarne dymy, wznoszące się w niektórych miejscach, zdradzały istnienie ognia. Pożar jeszcze nie był zupełnie ugaszony, a lada podmuch wiatru mógł go rozniecić na nowo i obrócić w pyrzynę resztę lasu. Z tego powodu komisja uczonych przyspieszyła swój pochód. W przypadku wznowienia się pożaru karawana uległaby zniszczeniu. Należało spiesznie przebyć po gorzelisko, tym bardziej, że po bokach las jeszcze gorzał. Mokum nalegał na woźniców, aby się spieszyli. Na w południe roztoczono obóz u stóp wzgórza, o którym tylko co mówiliśmy. Skaliste bryły zakończające te wyniosłość zdawały się ułożone ludzką ręką. Były podobne do ołtarza druidów, a znalezienie ich w tym miejscu zadziwiłoby niezmiernie archeologa. Ogromny, spiczasty głaz wieńczył szczyt i zakończył ten pomnik będący ołtarzem pogan afrykańskich. Dwaj młodzi astronomowie i Sir John Murray chcieli obejrzeć z bliska tę osobliwą budowę, w towarzystwie więc Mokuma wdrapali się na szczyt pagórka. Już tylko dwadzieścia kroków oddzielało ich od głazu, gdy spoza niego wypadł człowiek, dotąd za kamieniami ukryty. Mignął szybko i zbiegł, a raczej stoczył się z góry i w jednej chwili zniknął w zaroślach oszczędzonych przez pożar. Bushman widział go tylko przez chwilkę, lecz to mu wystarczyło, żeby go poznał. Makalolo! zawołał, rzucając się w ślad za zbiegiem. Sarżono druchowo pobiegł za swym przyjacielem. Obaj przeszukali gąszcze, ale nie mogli znaleźć krajowca, który dopadł uszy lasu, a znając wszystkie manowce, tak dobrze zmykał, że nikt nie byłby go w stanie wytropić. Pułkownik Everest, zawiadomiony o tym wypadku, zawołał mu kuma i wypytywał go o zbiega. Kto to był? Co robił w tym miejscu? Dlaczego Bushman puścił się za nim? — Jest to Makololo — odpowiedział myśliwy. Dziki, należący do plemion północnych, które plądrują nadbrzeża rzek uchodzących do Zambezi. Makololowie nie tylko są naszymi wrogami, ale rabusiami groźnymi dla wszystkich zapuszczających się w środek Afryki. Człowiek ten nas szpiegował i bardzo żałuję, żebym go nie zdołał pojmać albo zabić. Ależ mokumie. Dlaczego mamy się lękać bandy takich opryszków? Jesteśmy dosyć liczni, aż ich pokonać. Tutaj zapewne, ale tam na północy Napotyka się ich w znacznej liczbie i trudno im się wymknąć. Jeżeli ten Makololo jest szpiegiem, o czym wcale nie wątpię, to niezawodnie sprowadzi nam na kark z kilkuset drabusiów. A jeżeli to nastąpi, to nie dam złamanego szelonga za wszystkie wasze trójkąty. Pułkownik zaniepokoił się wielce tym spotkaniem. Wiedział, że Bushman nie należy do ludzi przesadzających niebezpieczeństwa i że trzeba było liczyć się z tym, co powiedział. Zamiary dzikiego były podejrzane. Nagłe pojawienie się i szybka ucieczka pokazywały, iż był szpiegiem schwytanym na gorącym uczynku. Niepodobna, aby zdoławszy się wymknąć, nie powiadomił swoich o pobycie karawany w pustyni. W każdym razie nie można już było cofnąć złego. Ograniczono się więc do wysyłania częstszych zwiadów, a triangulacje prowadzono dalej. W dnia 17 sierpnia. Został ukończony pomiar 3 stopnia południka i oznaczona szerokość geograficzna stacji. Astronomowie zmierzyli już więc 3 stopnie południka, na co trzeba było 22 trójkątów od obranej podstawy. Po sprawdzeniu mapy okazało się, że osada Kolobęg nie była dalej jak około 100 mil angielskich od południka na północny wschód od obozu. Astronomowie, naradziwszy się, postanowili w tej osadzie wypocząć przez kilka dni, a oprócz czego dowiedzieć się jakichś nowin z Europy. Pół roku minęło, jak opuścili brzegi Oranie, a zagłębieni w pustyni Afryki Południowej nie mieli związków ze światem cywilizowanym. W Kolobęgu, osadzie dosyć znacznej, głównej stacji misjonarzy mogli znowu nawiązać zerwaną nić z Europą. Karawana wypocznie tam po tylu trudach i będzie mogła odnowić swoje zapasy. Stojący na szczycie wzgórza niewzruszony głaz miał posłużyć na oznaczenie punktu, na którym przerwano roboty. Od niego postanowiono rozpocząć dalsze prace. Jego szerokość geograficzną wyznaczono dokładnie. Pułkownik, mając zapewniony w ten sposób stały punkt, kazał wyruszyć w pochód ku Kolobęgowi. Europejczycy przybyli do tej osady dnia 22 sierpnia, nie doznawszy najmniejszego wypadku. Kolobęg składa się z gromady chat krajowców, ponad którymi wznoszą się zabudowania stacji misjonarskiej. Wieś ta oznaczona na niektórych mapach nazwą Litu Baruba niegdyś nazywała się Lepelole. W tym miejscu w roku 1843 przepędził kilka miesięcy Livingstone dla zaznajomienia się z obyczajami Beshuanów noszących w tych stronach Afryki nazwę Bakainów. Misjonarze przyjęli nadzwyczaj gościnnie członków Komisji Naukowej i oddali do ich rozporządzenia wszystkie środki, jakie znajdowały się w tym kraju. Widać tam jeszcze było dom Livingstona w tym stanie, w jakim go oglądał myśliwiec Baldwin, gdyż burowie, napadłszy to miejsce w roku 1852, nie uszanowali pamiątki wielkiego podróżnika. Zaledwie astronomowie rozgościli się w domu szanownych ojców, zaczęli się zaraz dopytywać o nowiny z Europy. Przełożony nie mógł zaspokoić ich ciekawości. Od pół roku żaden kurier nie przybył do misji, lecz oczekiwano chwili przybycia krajowca przynoszącego depesze i nowe dzienniki, o których nadesłaniu przed niedawnym czasem donoszono z górnej Zambezji. Według zdania ojców, kurier nie mógł opóźnić się w drodze więcej jak tydzień. Tyleż właśnie czasu uczeni umyślili poświęcić na wypoczynek. Przez tydzień więc musieli używać słodkiego farnięte. Jeden tylko palander nie korzystał z tego czasu. Po całych dniach siedział zatopiony w rejestrach. Ponury Struks unikał Anglików i trzymał się od nich z daleka. William i Zorn spędzali czas jak najprzyjemniej na wspólnych wycieczkach w okolice Kolobęgu. Najserdeczniejsza przyjaźń łączyła tych dwóch młodych ludzi, której, jak się spodziewali, nic w świecie rozerwać nie zdoła, gdyż polegała na wzajemnym poznaniu się i szczerej sympatii tak serc, jak i umysłów, a głównie na młodości. Dnia 30 sierpnia przybył tak niecierpliwie oczekiwany posłaniec. Był to krajowiec z miasta Kilimani, położonego nad jednym z ujść Zambezi. Statek kupiecki z Mauritiusa, handlujący gumą i kością słoniową, dotarł do wschodnich wybrzeży Afryki i złożył w Kilimani depesze, listy i dzienniki przeznaczone dla misjonarzy z Kolobęgu. Depesze te pozostawały w drodze ponad dwa miesiące, gdyż sam posłaniec spędził cztery tygodnie na podróży w górę Zambezi. W tym dniu zaszedł wypadek, który musimy opowiedzieć nieco obszerniej, gdyż jego następstwa srodze zagroziły przyszłości ekspedycji. Przełożony misji natychmiast po przybyciu posłańca oddał pułkownikowi cały pakiet dzienników europejskich. Zbiór ten stanowiły przeważnie Times, Daily News i Journal de Debats. Nowiny w nich zawarte miały dla wyprawy naukowej, jak się o tym zaraz przekonamy, niezmierną doniosłość. Członkowie komisji zgromadzili się w głównej sali misji. Pułkownik, otworzywszy pakę z dziennikami, wyjął numer Daily News z 13 maja 1854 roku, by odczytać go swoim kolegom. Zaledwie jednak odczytał nagłówek wstępnego artykułu, gdy rysy jego nagle się zmieniły. Czoło zmarszczyło się, a ręka trzymająca dziennik zadrżała. Po chwili odzyskał zimną krew i zapanował nad sobą. Sir John Murray, spostrzegłszy wzruszenie pułkownika, zwrócił się do niego i zapytał: Jakież nowości, sir Wiadomości bardzo ważne, nadzwyczaj ważne, których panom natychmiast udzielę, odpowiedział. Pułkownik wciąż wpatrywał się w Daily News. Koledzy, wlepiwszy wzrok w niego, oczekiwali niecierpliwie, aż przemówi. Wreszcie, powstawszy ku wielkiemu zdziwieniu wszystkich, a szczególnie tego, ku któremu zwrócił swoją mowę, Everest poszedł prosto ku Mateuszowi Struksowi i rzekł do niego. Zanim zakomunikuję panom wiadomości zawarte w tym dzienniku, pragnę zrobić pewne uwagi. Słucham pana, odpowiedział Straks. Aż dotąd, panie Sztraks, współzawodnictwo więcej osobiste aniżeli naukowe rozdzieliło nas, utrudniając pracę, które przedsiębraliśmy w interesie dobra powszechnego. Wynikało to, jak mniemam stąd, że nas obydwóch w równym charakterze postawiono na czele ekspedycji. Położenie takie wywoływało pomiędzy nami nieustanne scysje. Każde jakiegokolwiek rodzaju przedsięwzięcie powinno mieć jednego naczelnika. Mateusz Straks kiwnął głową na znak, że jest tego samego zdania. Panie Straks, skutkiem obecnie zachodzących okoliczności, położenie to dla nas obydwóch przykre zmieni się. Zanim jednak okoliczności te wymienię, pozwól pan, ażebym cię zapewnił, że mam dla pana szacunek głęboki, szacunek, na który zasłużyłaś swymi znakomitymi pracami naukowymi. Chciej pan wierzyć, iż mocno żałuję wszystkiego, co dotąd między nami zaszło. Słowa powyższe wypowiedział pułkownik z wielką godnością, a nawet z pewnym rodzajem jakiejś dumy. W tym tłumaczeniu się, wyrażonym szlachetnie, nie przebijało najmniejsze upokorzenie się. Nikt z obecnych nie mógł zrozumieć, do czego zmierzała przemowa pułkownika. Nie mogli odgadnąć jej powodu. Może nawet Mateusz Straks, nie mając powodu do podobnych oświadczeń, mniej był sposobny do puszczenia w niepamięć zajść osobistych. Niemniej powstrzymał swą antypatię i odpowiedział. Pułkowniku, mnie mam podobnie jak pan, że nasze osobiste nieporozumienia nie powinny bynajmniej szkodzić wielkiemu dziełu naukowemu, nad którym pracujemy wspólnie. Wyznaję również już niezmiernie pana poważam jako człowieka tak zasłużonego nauce. O ile to będzie w mojej mocy, dołożę starań, ażeby w przyszłości niechęcie osobiste znikły z naszych relacji. Co zaś do zmian w położeniu naszym, o których pan wspomniałeś, nic nie rozumiem. Zrozumiesz pan zaraz, odrzekł pułkownik z pewnym odcieniem smutku. Lecz zanim dam objaśnienie, chciej mi podać rękę. Oto jest. Zawołał Strux podając dłoń nie bez niejakiego wahania. Dwaj astronomowie w milczeniu podali sobie ręce. W końcu przecież jesteście przyjaciółmi! wykrzyknął sir John z radością. Nie, Johnie, odpowiedział pułkownik, puszczając rękę astronoma. Odtąd jesteśmy otwartymi nieprzyjaciółmi, rozdzielonymi nieprzebytą przepaścią. Nieprzyjaciółmi, którzy się schodzić nie mogą nawet na polu naukowym. Potem zwracając się do swych kolegów dodał: Panowie, pomiędzy Rosją i Anglią wybuchła wojna. Oto dzienniki donoszące nam tę wiadomość. W istocie wojna już się toczyła. Anglicy w połączeniu z Francją, Turcją i Włochami oblegli Sewastopol, a na wodach Morza Czarnego rozległ się huk armat. Ostatnie słowa pułkownika jak grom uderzyły słuchaczy. Obydwie strony uległy ogromnemu wrażeniu. Jedno słowo, wojna, sprawiło niewypowiedziany skutek. Wszyscy porwali się z miejsc. Nie byli to już uczeni koledzy, towarzysze wspólnych prac i trudów, ale wrogowie mierzący się nieprzyjaznym wzrokiem. Podstąpili wzajem od siebie, a nawet poczciwy palander cofnął się na bok. Tylko William Emery i Michał Zorn spoglądali na siebie ze smutkiem, żałując, że przed oświadczeniem pułkownika nie uściskali się serdecznie. To nowe położenie, rozdzielenie dotychczas pracujących wspólnie utrudniło dalsze roboty pomiarowe, lecz nie miało ich zupełnie przerwać. W każdym razie wypadało oddzielnie zdejmować pomierłku. Pułkownik i Sztruk porozumieli się w tym względzie. Każdy z nich w interesie powszechnym chciał dokończyć rozpoczętą pracę. Losowano. Sztruk i jego towarzysze mieli utrzymać się przy wykonywanych już pracach. Anglicy, uważając je za własność wspólną, postanowili w dalszym ciągu mierzyć inny południk o 60 mil angielskich ku zachodowi, połączywszy go z poprzednio mierzonym siecią trójkątów i prowadzić swoją pracę aż do 20 stopnia szerokości południowej. Wszystkie te kwestie rozstrzygnęli pomiędzy sobą dwaj naczelnicy w przyzwoitym porozumieniu – Współzawodnictwo osobiste ustąpiło wielkiemu współzawodnictwu narodów. Strukcji pułkownik podczas narad najmniejszym słówkiem nie uchybili sobie wzajemnie. Cały tabor miał być podzielony między obie strony na dwie równe połowy. O rzeczy, których nie można było podzielić, losowano. Los sprzyjał w tym przypadku Rosjanom, przyznając im szalupę parową. Mokum, szczerze przywiązany do Anglików, szczególnie do Sir Johna, pozostał przy przewodnictwie ich połowy karawany. Numba, równie znający kraj przy Struxie. Podzielono się instrumentami i wręczono sobie po egzemplarzu potwierdzonych podpisami rejestrów. W dniu 31 sierpnia rozłączyli się członkowie komisji. Anglicy wyruszyli pierwsi w drogę, pomierzywszy wprzód kąty ostatniej stacji. O ósmej z rana opuścili Kolobeng. Podziękowawszy misjonarzom za gościnne przyjęcie. Gdyby który z zacnych misjonarzy wszedł niespodziewanie do pokoju Zorna, byłby z zadziwieniem ujrzał, jak obydwaj z Williamem Emerym ściskali się serdecznie. Prawda, że ci dwaj przyjaciele dopiero przed paru godzinami zostali nieprzyjaciółmi z wyższych rozkazów. Rozdział 15. Jeden stopień dalej. Obydwa więc towarzystwa rozdzieliły się. Uczeni musieli teraz podwójnie pracować, ale dokładność w pracy bynajmniej na tym nie ucierpiała. Anglicy mieli rozpocząć pomiar nowego południka i zabrali się do niego z równą ścisłością jak dotąd. Praca postępowała wolniej. A z wielką trudnością, jak poprzednio, lecz uczeni nie oszczędzali się wcale i starali się na nowym łuku dokonać tego, czego ich współzawodnicy dokonywali na swoim. Boćtem w tym szlachetnym współzawodnictwie na polu naukowym była narodowa miłość własna. Oba oddziały starały się przewyższać nawzajem dokładnością i ścisłością pracy i wywiązać jak najlepiej z trudnego zadania. Z każdej strony trzech pracowników pracowało teraz za sześciu. Odkąd więc musieli oni poświęcić wszystek swój czas, wszystkie myśli pomiarowi, William Emery musiał się rozstać z ulubionymi dumaniami, a sir John Murray rozkoszne wycieczki myśliwskie zamienić na nudne obserwacje astronomiczne. Na wstępie ułożono nowy program pracy, dzieląc ją pomiędzy trzech: pułkownik Everest i sir John Murray zajmowali się mierzeniem kątów trygonometrycznych i zenitalnych. William Emery zastąpił w zapisywaniu i rachunkach Mikołaja Palandra. Nie potrzebujemy nadmieniać, że obieranie stacji i miejsca na ustawienie celowników trygonometrycznych odbywało się za wspólnym porozumieniem i że nie zachodziła najmniejsza obawa, żeby pomiędzy pracownikami mogło przyjść kiedykolwiek do sprzeczki, bo już Truxa z nimi nie było. Dzielnym Mokum stał się głównym dostarczycielem zwierzyny. Sześciu majtków angielskich, to jest połowa załogi parowca, towarzyszyło swoim zwierzchnikom. A chociaż szalupa dostała się losem uczonym rosyjskim, to pozostawało im czółno kołczukowe, wystarczające do przeprawienia się przez rzeki i jeziora przeżynające kraj. Obie karawany podzieliły się równowozami. Tym sposobem oba oddziały miały zapewnione prowiantowanie się i wygodę. Krajowców towarzyszących wyprawie także rozdzielono na dwa równe oddziały. Nie ukrywali się oni z tym, że im się ten podział sił wcale nie podoba. Buszmani wyprowadzeni z okolic rodzinnych, z dala od znajomych pastwisk i rzek, pośród których zwykli byli koczować, zapędzeni na północ pomiędzy dzikie i nieprzyjazne plemiona ludności południowej Afryki, słusznie zatrwożyli się rozdziałem sił. Udało się jednak Mokumowi i Numbowi przekonać ich, że niebezpieczeństwo nie było znowu tak bardzo groźne, gdyż obydwa oddziały pracować miały w jednej okolicy i w niezbyt wielkim oddaleniu od siebie. Oddział pułkownika Everesta opuszczając w dniu 31 sierpnia Koloberg wyruszył spalonym lasem ku wzgórzu, na którym podczas ostatniego pomiaru umieszczony był znak trygonometryczny. Od niego to w dniu 2 września rozpoczęto wyteczanie nowego trójkąta, którego wierzchołek stanowił właśnie wspomniany punkt. Boki tego trójkąta rozciągnięto na 10 do 12 mil angielskich na zachód od dawnego południka. W sześć dni później, 8 września, ukończono sieć trójkątów pomocniczych, a wtedy pułkownik Everest, za zgodą swoich uczonych współtowarzyszy, po sprawdzeniu miejsca z kartą geograficzną oznaczył nowy południk, którego następne pomiary miano posunąć aż do 20 równoleżnika. Nowy południk oddalony był od poprzedniego mierzonego o jeden stopień, był on XXIII, 23, licząc od w Wschodowi. Anglicy mieli więc pracować o 60 mil angielskich od swych dawnych kolegów. Odległość ta była dostateczna, żeby trójkąty wytykane przez oba oddziały nie mieszały się ze sobą i ażeby punkty trygonometryczne przez nie oznaczone nie dawały powodu do zajść niemiłych dla obu uczonych komisji. Kraina, w której Anglicy rozpoczęli nowe roboty, była pagórkowata, żyzna i mało zaludniona. Co wielce ułatwiało prace pomiarowe. Nieprzerwana pogoda, niezmącona najmniejszą chmurką, sprzyjała robotom. Nieprzejrzane łąki i pola, rozmaicone niezbyt rozległymi lasami, wzgórki przydatne do ustawiania celowników trygonometrycznych, wszystko to w połączeniu z piękną pogodą pozwalało prowadzić pracę wedle upodobania w dzień lub w nocy. Cała okolica odznaczała się dziwną rozmaitością płodów. Roślinność bogata, kwiecista nęciła pszczoły, które bądź w dziuplach drzewnych, bądź w szczelinach skał zakładały barcie, wydające w obfitości biały wonny miód. Nie brakło i zwierza. Żyrafy, gazele, antylopy, najrozmaitszych gatunków podchodziły czasami zwłaszcza w nocy pod samo obozowisko. Hieny i pomniejsze dzikie bestie snuły się w gąszczach, a niekiedy w oddaleniu ukazywały się słonie i nosorożce. Można sobie wyobrazić, jaka to była pokusa dla biednego Johna Maraja. Wyznać jednak trzeba, że zacny dżentelmen stawił potężny opór pokusom, a ręko jego zamiast ulubionej strzelby ściskała wciąż i wytrwale lunetę astronomiczną. Za to Mokum wraz ze swoimi dzikimi współrodokami tym gorliwiej zajmował się polowaniem. Można sobie wyobrazić, jak gwałtownie uderzało serce biednego Maraja ilekroć dobiegał do jego uszu oddalony huk strzałów myśliwskich. Pomiędzy inną zwierzyną Bushman ubił parę bawołów zwanych przez Bushmanów bokolokolo. Colo. Straszliwe te zwierzęta mierzyły od końca pyska do ogona cztery blisko metry, od racicy do szczytu grzbietowego około dwóch metrów. Ich krępe i muskularne ciała, małe łuby uzbrojone w czarne, rozłożyste rogi, czarna sierść wpadająca w granat i srogie wejrzenie – nabawiały trwogą najodważniejszych myśliwców. Z drugiej jednak strony polowano na nie zapamiętale, gdyż mięso tych zwierząt jest nadzwyczaj smaczne. Anglicy byli bardzo radzi z tej odmiany pożywienia. Płowa zwierzyna już im się przejadła. Krajowcy przygotowali mięso bawałów na podobieństwo pemikanu przyrządzonego przez Indian północnoamerykańskich, który daje się przechowywać przez czas nieograniczony. Europejczycy z zajęciem przyglądali się tym kucharskim działaniom, zrazu okazując jednak pewien wstręt. Mięso bawałów krajano w długie i cienkie pasy. Po wysuszeniu go na słońcu dzicy pakowali je w wyprawione skóry, a następnie bijąc cepami prawie proszkowali. Robił się więc z tego proszek mięsny. Proszek ten kładziono w wory skórzane, zalewając roztopionym tłuszczem. Krajowcy dodawali nadto trochę roztopionego szpiku i nieco jagód zawierających składnik cukrowy, prawdopodobnie niezgodny z azotową naturą mięsa. Następnie masę tę gnieciono, ubijano i formowano z niej rodzaj twardych jak kamień placków. Skoro ukończono przyrządzanie, Mokom prosił astronomów, aby skosztowali tej mieszaniny. Europejczycy ulegli prośbom Bushmana, uważającego swój pemikan za potrawę narodową. Pierwsze kąski spożyli z wstrętem, lecz wkrótce przyzwyczaili się do tego pudingu afrykańskiego, a z czasem uznali go nawet za wyśmienity. Pokarm ten w istocie był bardzo pożywny, bardzo stosowny dla potrzeb karawany, rzuconej w nieznany kraj, w którym często się dawał odczuwać brak świeżej żywności. Pamikan dający się wygodnie transportować, nie ulegający zepsuciu a w stosunku małej objętości bardzo pożywny, był nieocenionym skarbem w pustyni. Dzięki strzelcowi zapas jego doszedł wkrótce do kilku centnarów, a tak potrzeby spiżarne karawany były zaspokojone na dłuższy czas. W ten sposób upływały dnie. Nocy poświęcono częstokroć obserwacjom. William był smutny. Wciąż myślał o ozornie i złożyczył okolicznościom, które w jednej chwili rozerwały ścisły węzeł przyjaźni. Brakowało mu Michała. Nie miał komu spowiadać się z uczuć, rodzących się w tych wielkich, dzikich przestrzeniach. Zatapiał się w rachunkach. Chronił się pomiędzy cyfry z wytrwałością palandra, aby tylko zabić tęskne godziny. Pułkownik Everest był zawsze jednym i tym samym człowiekiem zimnym, zajętym namiętnie pracami trygonometrycznymi. Co do sir Johna Maraja to ten szczerze żałował dawnej połowicznej swobody, lecz nie użalał się na to przed nikim. Czasami jednak los dozwalał jego wielmożności powetować straty swobody. Jeżeli nie miał czasu uganiać się za płową zwierzyną po okolicznych gąszczach, to znowu zwierzyna sama podchodziła pod obozowisko, jakby dla kuszenia zacnego dżentelmena i odrywania go od prac matematycznych. Wówczas uczony przemieniał się nagle w myśliwca. Toż napadnięty miał zupełne prawo bronić się przed napastnikami i w istocie w dniu 12 września wdał się w awanturkę ze starym nosorożcem, która, jak zaraz się przekonamy, kosztowała go niemało. Od niejakiego czasu zwieszczan kręcił się w pobliżu karawany. Był to potężny kawaler, mający około 14 stóp długości, a przeszło sążeń wysokości. Jego czarna skóra nie miała tak wyraźnych fałdów jak u azjatyckich współplemieńców. Mokum twierdził, że to zwierz bardzo niebezpieczny. W samej rzeczy czarne nosorożce są daleko zuchwalsze i ruchliwsze od jasnych, i bez zaczepki uderzają na ludzi i zwierzęta. We wspomnianym dniu sir John Murray w towarzystwie Mokuma udał się na rozpoznanie stanowiska odległości o 6 mil od stacji, gdzie pułkownik postanowił założyć nowy celownik pomiarowy. Jakby w przyczuciu sir John zabrał ze sobą, zamiast zwykłej dubeltówki, sztucer. Jakkolwiek od dwóch dni nie widziano nosorożca, wszelako sir John nie chciał źle uzbrojony zapuszczać się w nieznaną Ukrainę. Mokum i jego towarzysze ścigali wprawdzie gruboskóra, ale go nie dogonili, a można było łatwo przypuścić, że olbrzymi zwierz nie porzucił swych zamiarów. Sir John Marey nie pożałował swej przezorności. Przybył ze swym towarzyszem bez najmniejszego wypadku na wierzchołek wzgórza, gdy nagle u stóp jego, na krawędzi lasku, ukazał się nosorożec. Nigdy jeszcze lord nie widział tak blisko potwornego zwierza. W istocie był on straszliwy. Maleńkie jego oczka iskrzyły się. Wstrząsał nozdrzami, ponad którymi wznosiły się jeden za drugim dwa rogi, prawdzie równej wysokości, długie blisko na dwie stopy i silnie osadzone w chrząstkowatej masie nozdrzy, broń nader niebezpieczna. Bushman pierwszy dostrzegł nosorożca przytulonego do krzewu mastyksowego. Milordzie, rzekł do niego, fortuna sprzyja Waszej Wielmożności. No to nosorożec. No zawołał Jones iskrzącym okiem. Tak, Johnie, odpowiedział mokum. Jest to, jak pan widzisz wspaniałe zwierzę, które, jak mi się zdaje, ma ochotę przeciąć nam odwrót. Nie pojmuję, dlaczego to stworzenie roślinne zawzięło się na nas. Lecz koniec końców trzeba je stąd wyprzeć. Czy może się wedrzeć tutaj do nas? Zapytał Mary. Nie ma obawy. Pochyłość zanadto spadzista dla jego krótkich a grubych kończyn, więc będzie czekał na nas. Niech więc czeka, a skoro zbadamy naszą stację pomiarową, postaramy się wyprosić stąd niewygodnego sąsiada. Sir John Murray z Bushmanem poczęli prowadzić dalej przerwane chwilowo badanie. Z drobiazgową dokładnością obejrzeli wzgórek, wybrali punkt do postawienia znaku trigonometrycznego upatrzyli ze szczytu dwa inne wzniesienia, mogące posłużyć za punkty wytyczne nowego trójkąta. A po ukończeniu wreszcie tych robót, ser John Murray zwróciwszy się do Bushmana zapytał — No i cóż, czy możemy wziąć się do nosorożca? — Jestem na usługi waszej dostojności — odpowiedział Mokum: A czy groboskóru oczekuje nas? — Ani się ruszył z miejsca. — A więc zajdźmy ku niemu — a jakkolwiek zwierz to potężny, jestem pewny, że kula mego sztucera powali go od razu. — Jedna kula! — wykrzyknął strzelec. — Wasza dostojność, jak uważam, ma błędne wyobrażenie o nosorożcu. Zwierz to arcytwardy i nie widziano jeszcze, żeby padł od jednej kuli, chociażby najsilniej wymierzonej. — Ba! — rzekł ser bo też nie strzelano do niego eksplodującym stożkowym pociskiem. Staszkowy czy okrągły, na jedno wychodzi, nigdy pierwsza kula nie zwali nosorożca. Ech, mój drogi! zawołał Anglik zadraśnięty w miłości własnej myśliwca. Ja ci pokażę, co może broń Europejczyka. I mówiąc to, odwiódł kurek i zamierzał wystrzelić z odległości, która mu się wydawała wystarczająca. Jeszcze słówko! zawołał Bushman nieco dotknięty, powstrzymując Anglika. Czy wasza dostojność nie raczyłby się ze mną założyć? Dlaczegożby nie, zacny mój myśliwcze? Nie jestem bogaty, lecz z chęcią zaryzykuję funt szterling przeciwko pierwszej kuli. Trzymam, odparł ser John. A więc otrzymasz funta, jeżeli nosorożec nie padnie od pierwszego strzału. Zgoda, zawołał Mokum. Zgoda. Dwaj myśliwi puścili się z północnego stoku wzgórza i zatrzymali się od dwieście kroków od nosorożca. Zwierz pozostał wciąż bez ruchu a przedstawiał swe cielsko tak korzystnie strzelcowi, że serdżon mógł jak najswobodniej wybierać miejsce do zadania śmiertelnej rany. Anglik tak był pewny strzału, że wymierzywszy sztucer odwrócił głowę do mokuma i zapytał. — A może chcesz się cofnąć? Jeszcze czas. No cóż. — Trzymam zakład — odpowiedział Bushman. Nosorożec stał spokojnie jak głaz. Sergion wybrał miejsce, któremu się zdawało najpewniejsze do zadania śmiertelnej rany. Zdecydował się ugodzić w nozdrze, a podniecone miłością własną mierzył z nadzwyczajną starannością, której z pomocą przyjść miała wyborna broń. Rozległ się wystrzał. Lecz kula zamiast ugodzić w ciało roztrzaskała koniec rogu. Zwierzy, zdawał się nie czuć strzału. Tego strzału nie będziemy liczyć. Wasza dostojność nie ugodziłeś w ciało! zawołał strzelec. Czy tak? odrzekł Mary nieco obrażony. Przedziwnie, mój strzelcze. Strzał się liczy. Przegrałem funta, ale trzymam dalej. Dwa funty lub kwita. Jak się Waszej dostojności podoba, ale szkoda pieniędzy, bo pan przegrasz. Anglik bardzo starannie nabił sztucer, wymierzył celnie pod łopatkę i wypalił lecz kula ugodziła w miejsce, gdzie gruba, jakby rogowata skóra zachodzi jedna na drugą. Pocisk odbił się jakby od żelaznej tarczy i upadł na ziemię. Dorsorożec posunął się i cofnął o kilka kroków. Dwa funty, liczył Mokum. Czy trzymasz zakład dalej? Z największą chęcią. Tym razem ser John, czując, że nim owłada gniew, całą siłą starał się zapanować nad sobą i wymierzył w samo czoło. Kula uderzyła w wybrane miejsce, lecz odbiła się od twardej czaszki i upadła bez skutku. — Cztery funty! — zawołał Mokum z nietajoną radością. — I jeszcze cztery! — zawołał Sir John zdesperowany. Pocisk trafił w biodro, ale nosorożec zamiast lec trupem rzucił się jak szalony naprzód i począł z wściekłością druzgotać krzewy napotkane na drodze. — Zdaje mi się, że nosorożec jeszcze cokolwiek się porusza — rzekł z udaną prostotą Bushman. Sir John tracił prawie zmysły od gniewu. Osiem funtów, które był już winien strzelcowi, zaryzykował na piątą kulę. Przegrał i jeszcze raz podwoił stawkę. Dopiero szósta kula ugodziła w serce, a zwierz upadł, ażeby się więcej nie podnieść. Jego dostojność wydała okrzyk zwycięski. Chybione strzały, zakład chwilowo poszły w niepamięć. Zabił przecież nosorożca ale było to zwierzę arcydrogie. Trzydzieści dwa funty szterlingi, to jest osiemset franków. Sir John odliczył je natychmiast, a na Mokum ze zwykłą zimną krwią zgarnął do kieszeni. Rozdział 16. Rozmaite przygody. W końcu miesiąca września astronomowie posunęli się o jeden stopień dalej ku północy. Część południka zmierzona dotąd za pomocą 32 trójkątów obejmowała 4 stopnie. Dzieła więc dokonano w połowie. Trzej uczeni pracując z niezwykłym wytężeniem doznawali czasami tak wielkiego otrudzenia, że przerywali robotę na kilka dni. Przyczyniały się do tego nadzwyczaj duszące upały. Wiadomo, że wrzesień odpowiada kwietniowi na półkuli północnej, na której pod tym samym stopniem szerokości leży Sahara i Górny Egipt. W godzinach przypołudniowych niepodobno było pracować. Pomiar więc przedłużał się, co wielce niepokoiło Bushmana z następujących powodów. Na północ, wymierzenie obecnego południka, o jakie sto mil angielskich od ostatniej stacji zajmowanej przez astronomów, mierzony łuk przecina osobliwszą okolicę w języku krajowców zwaną Karru, podobną do pustyni rozciągającej się u stóp gór Roggeveld w kolonii przylądkowej. Okolica rzeczona w czasie pory dżdżystej nosi znamiona najurodzajniejszej ziemi. Po kilku dniach deszczu ziemia pokrywa się prześliczną roślinnością, różnobarwne kwiaty wdzięczą się obficie dokoła. Rośliny w bardzo krótkim czasie rozrastają się, a jak okiem sięgnąć wszędzie bujne pastwiska, obfite potoki zraszają ziemię. Stada antylop spuszczają się z gór i obejmują w posiadanie te zaimprowizowane łąki. Lecz cudowne działanie przyrody trwa krótko. Po miesiącu, a najwyżej po sześciu tygodniach palące promienie słońca wypijają wszelką wilgoć, zamieniając ją w pary i mgły. Stwardniała ziemia nie jest w stanie utrzymać roślinności. Wszystko więdnie i usycha. Zwierz uchodzi w rodzajniejsze okolice, a w miejsca bogatej i żyznej okolicy zastępuje głucha pustynia. Taką to ziemię miała przebywać wyprawa angielska przed osiągnięciem prawdziwej pustyni graniczącej z jeziorem Negami. Łatwo pojąć, dlaczego Bushman pragnął przebyć te okolice, zanim susza zniweczy wszelkie żywotne źródła. Swoje zdanie przedłużył pułkownikowi, który zrozumiał doniosłość uwag strzelca i przyrzekł, o ile można, pospieszać z robotami. Ale pośpiech ten nie powinien był szkodzić dokładności pomiaru. Obliczanie kątów nie jest łatwe i nie zawsze da się wykonywać. Praca ta wymaga pięknej pogody. Pomimo nalegania mokuma, roboty nie szły tak spiesznie, jak należało i myśliwiec był pewny, że zanim zostaną ukończone, chwilowa żyzność krainy Karru zniknie pod działaniem ognistych promieni słońca. Trykontowanie odbyło się na granicy tej ziemi. Astronomowie mieli jeszcze sposobność podziwiania cudownej żywności krainy, ku której się zbliżali. Nigdy jeszcze nie oglądali tak bujnej wegetacji łąkowej. Pomimo palących upałów, liczne strumienie rozszerzały dokoła przyjemnych chłód. Nieprzeliczone stale zwierzyny znajdowały tu obfitą paszę. Miejscami zielone gaje urozmaicały okolice, nadając jej podobieństwo do angielskiego parku. Pułkownik Everest nie zachwycał się pięknością przyrody, ale za to sir John Murray, a nade wszystko William Emery. Uczuli żywo wdzięk poetycznej okolicy rozciągającej się przed ich oknem. William tym silniej uczuwał teraz brak przyjaciela Michała Zorna, z którym w podobnych razach podzielał doznawane wrażenia. O jakżeby teraz mile im schodził czas wolny od pracy na podziwianiu przecudnych wdzięków przyrody? Karawana posuwała się naprzód wśród tej czarownej krainy. Niezliczone zada ptactwa, śpiewem i lotem ożywiały łąki i gaje. Myśliwi oddziału nie tracili daremnie czasu, bijąc wielkie korany, podobne do dropiów, a zamieszkujące licznie południową Afrykę, lub grubogłowy, mające delikatne i wytworne mięso. Inne jeszcze ptaki zwracały uwagę Europejczyków, chociaż nie ze względów gastronomicznych. Nad brzegami strumieni, ponad licznymi potokami, większe ptaki upędzały się za żarłocznymi wronami, które im wypijały jaja składane w nadbrzeżnych piaskach. Błękitne żurawie z białą szyją, szkarłatne czerwonaki, przechadzające się jak ogniste duchy pomiędzy zaroślami. Czaple, krzyki, bekasy i kalasy przysiadające na grzbietach bawałów rozciągniętych na murawie. Siewki i bisy egipskie, pelikany maszerujące szeregami jak wojsko wszystko to ożywiało na dobną krainę, której jeszcze tylko brakowało człowieka. Ze wszystkich jednak mieszkańców skrzydlatych. Najbardziej zajmowały oka zmyślne tkaczyki, których zielone gniazdka niby olbrzymie gruszki zwieszały się z gałązek wierzb płaczących. William wziął je zrazu za płód roślinny. Jakże się zadziwił, zerwawszy parę i znalazłszy wewnątrz zielonej powłoki pisklęta. A jednak niezawodnie wzruszyłby ramionami z politowaniem, gdyby był wyczytał w opisach którego ze starożytnych podróżników że w Afryce znajdują się drzewa, których owoc wydaje żywe ptaki. Karu więc przedstawiało w obecnej chwili bajecznie żyzną krainę. Eldorado paszy dla przeżuwaczy. Gnu o spiczastych kopytach, kamy, o których Harry stwierdził, że składają się z trójkątów. Łosie, kozice, gazele przesuwały się licznymi stadami. Co za rozmaitość zwierzyny, jaka nęcąca pokusa dla zapolonego myśliwca – nie mógł jej się oprzeć ser John Murray, i uzyskawszy dwudniowy urlop od pułkownika Everesta, udał się natychmiast na polowanie wraz z Bushmanem, a William Emery przyłączył się do nich jako amator. Ileż tu pomyślnych strzałów przybyło do księgi myśliwskiej zacnego dżentelmena. ileż trofeów myśliwskich zdobył dla przyozdobienia swego zamku w górach szkockich. W tych dwóch rozkosznych dniach polowania. Wywieszały mu zupełnie z głowy triangulacje, południki, zenity i wszystkie tym podobne nudne zajęcia. Dzierżąc strzelbę silną i pewną dłonią zapomniał, że wczoraj jeszcze trzymał ją na lunecie południkowej. Oko znużone widokiem gwiazd szukało wytchnienia, spoczywając na celu sztucera lub dubeltówki ścigało migającą, sążnistymi susami antylopę, zamiast wpatrywać się w leniwie przesuwającą się gwiazdę stałą trzynastej wielkości. W tych dwóch dniach Sir John Murray przemienił się w tak zapalonego myśliwca, tak głęboko pogrzebał nudnego astronoma, iż zachodziła obawa, że może ten pedant już nigdy więcej się nie ukaże. Jednak podczas tych rozkosznych dni poświęconych łowiectwu zaszło pewne wcale niespodziane zdarzenie, które mocno zaniepokoiło Mokuma. Wypadek ten usprawiedliwiał jego niecierpliwość z jaką przynaglał pułkownika do przyspieszenia robót. W dniu 15 października drugiemu właśnie namiętnych łowów Maraja dano znać Mokumowi, że w odległości dwóch mil angielskich na prawo od obozowiska wytropiono stado pięknych antylop. O zwierzęta te nie było trudno, Lecz właśnie owo stado złożone było z antylop z rodzaju oryx, bardzo trudnych do podejścia, a z tego powodu ponętnych dla myśliwców afrykańskich, którzy ubicie ich uważają za wielki triumf łowiecki. Bushman natychmiast zawiadomił o tym serdżona i nalegał na nie silnie, aby korzystał z nadarzającej się, a tak rzadkiej sposobności. Powiedział mu przy tym, że antylopa oryx ma nadzwyczajnie szybki bieg i rącznością prześciga najlepsze konie, że sławny myśliwiec Cumming, który całe życie spędził na łowach polując w krainie na maka, na antylopy, pomimo używania najroślejszych i najszybszych koni, zdołał upolować zaledwie cztery. Opowiadanie to podnieciło mareja do najwyższego stopnia. Oświadczył więc, że natychmiast uda się na ściganie Oryksów. Nie czekając na Mokuma, dosiadł najszybszego konia, wybrał najlepsze psy i wyprzedziwszy Bushmana, Puścił się ku zaroślom, w których dostrzeżono antylopy. Mokum wkrótce go dopędził. Po półgodzinnej jeździe zatrzymali się obydwaj za kępą drzew. Puszman wskazał Anglikowi grupę zwierząt pasących się pod wiatr o kilkaset kroków. Nie dostrzegł jeszcze myśliwych i bez obawy pasły się na bujnej łące. Jedno wszakże stało jakby na czatach, na co Afrykanin zwrócił uwagę serżona. To czata szepnął. Stary samiec czuwający nad bezpieczeństwem stada. W razie dostrzeżenia czegoś wyda świst, a natychmiast stado pierzchnie z niezmierną szybkością. Należy go więc ubić z takiej odległości, ażeby od celnego strzału padł na miejscu. Anglik odpowiedział skinieniem i posuwał się zwolna, żeby zająć jak najdogodniejsze stanowiska. Oryksy nie przestawały skubać trawy. Samiec-naczelnik, do którego zapewne dobiegła z wiatrem jakaś podejrzana woni, Podniósł głowę do góry i zaczął okazywać pewien niepokój, ale myśliwi zbyt oddaleni od niego nie mogli strzelać. O szczuciu psami na tak rozległej równinie nie można było ani marzyć. Jedynie tylko zbliżenie się stadeku zaroślom, w których kryli się strzelcy, dozwoliłoby wybrać i powalić po jednej szczuce. Przypadek zdawał się sprzyjać myśliwcom. Stado pod przewodnictwem starego samca zwolna posuwało się ku kępie drzew ukrywających zasadzkę. Antylopy bez wątpienia czuły się bezpiecznie na otwartej równinie. Skoro Mokum nabrał pewności, że stado przybliża się, zsiadł z konia i dał znać Anglikowi, by uczynił to samo. Konie przywiązano do pni komor. Bushman zawiązał im oczy i pokrył głowy derkami dla zapewnienia ich milczenia i nieruchomości, po czym trzymając psy u nogi, Obydwaj zaczęli się z wielką przezornością podsuwać zachodzącym daleko w pole klinem lasu, którego ostatnie drzewa nie były dalej jak 300 kroków odległe od antylop. Tam przypadli, jakby na zasadzce, oczekując odwiedzioną bronią przyjaznej chwili do strzału. Z tego miejsca można było doskonale obserwować stado i podziwiać wytworną budowę zwierząt. Samce mało się różniły od samic które dziwną igraszką przyrody były, co się rzadko pomiędzy zwierzętami zdarza, a daleko lepiej uzbrojone. Rogi ich wysmukłe, łukiem w tył zagięte, zwężały się regularnie ku końcowi. Trudno znaleźć zwierzę, które by wdziękiem postaci przewyższało Oryksy. Żadne nie posiada pstrokacizny czarnej, tak regularnie porozkładanej na płowej sierści. Pęk włosów zwiesza się im spod gardła, grzywa jeży się równo, a bujny ogon spływa ku samej ziemi. Tymczasem stado złożone z dwudziestu kilku antylop zbliżyło się ku zaroślom i zaczęło paść spokojnie. Samiec widocznie chciał skłonić je do opuszczenia otwartej równiny. Obchodził wysokie trawy, pośród których znajdowało się stado i na wzór psa owczarskiego spędzał rozpierzchnięte antylopy w jedną gromadkę. Ale znać nie miały one ochoty uczynić zadość woli swego przewodnika i opuszczać bujnej łąki. Opierały się, wymykały, skacząc i powracały paść się nieco dalej. Te ich manewry zdziwiły Bushmana. Zwrócił na nie uwagę sergeona, nie umiejąc jednak wytłumaczyć ani uporu starego samca, ani powodu, dla jakiego usiłował statko wprowadzić w gąszcz. Postępowanie to powtarzało się ciągle bez zmiany. Anglik niecierpliwił się, ściskając zamek swego sztucera. To chciał strzelać, to wysunąć się naprzód. Mokum z trudnością go powstrzymywał. Godzina już upłynęła i nie można było przewidzieć, jak długo jeszcze potrwają manewry, gdy jeden z psów Anglika. Tak niecierpliwy, jak jego pan zaszczekał przeraźliwie i puścił się jak strzała ku antylopom. Rozjątrzony Bushman chętnie posłałby za nim kule, lecz stado uciekało już z niewypowiedzianą szybkością, a ser John przekonał się teraz, że najprędszy koni nie byłby w stanie doścignąć Oleksów. Wkrótce wydawały się już czarnymi punkcikami skaczącymi między wysokimi trawami. Jednak Ku wielkiemu zdziwieniu Bushmana stary samiec nie dał im znaku do ucieczki. Wbrew zwyczajowitego rodzaju zwierząt pozostał na dotychczasowym stanowisku, nie myśląc wcale pospieszać za swoim stadem. Starał się nawet ukryć w trawie, jakby zamierzając dostać się do lasu. — Rzecz arcy ciekawa, odezwał się Mokum. — Czego chce ten stary Oryks? Ruchy jego są szczególniejsze. Czyżby był ranny lub bardzo stary, że nie ucieka? Dowiemy się wkrótce, odpowiedział Mary, puszczając się ku antylopie z bronią gotową do strzału. W miarę zbliżania się myśliwca, kozioł coraz bardziej poczynał przypadać do ziemi. Wkrótce widać już było tylko zakrzywione rogi wystające wysoko nad trawą. Nie starał się uchodzić, ale tylko ukryć. Mógł więc ser John łatwo zbliżyć się do osobliwego zwierzęcia. Z odległości stu kroków posłał mu kulę musiała utkwić w głowie, bo wzniesione dotąd drogi opadły w trawę. Sir John z mokumem przypadli do Oryksa. Bushman trzymał w pogotowie nóż myśliwski, aby go przeszyć, gdyby żył jeszcze. Ostrożność jednak była zbyteczna. Oryks nie żył i był do tego stopnia martwy, że skoro go Sir John ujął za rogi, zwiesiła się obdarta skóra, w środku której nie było ani mięsa, ani kości. Na świętego Patryka, zawołał. Nic mi się podobnego w życiu nie wydarzyło. Wymówił to tak komicznym tonem, że każdy oprócz Bushmana byłby wybuchnął uśmiechem. Ale Mokum wcale się nie śmiał. Zaciśnięte usta, zmarszczone brwi i zaiskrzone oczy je jasno okazywały, że go owładnął niepokój. Założył ręce i począł oglądać się na wszystkie strony. Nagle jakiś przedmiot zwrócił jego uwagę. Był to skórzany woreczek wyszywany w czerwone wzory. Bushman podniósł go i zaczął uważnie oglądać. Co to jest? Zagadnął serżon. To odrzekł Mokum, jest woreczek makolola. A skądże on się tu wziął? Właściciel jego zgubił go widocznie uciekając szybko. A więc ten makololo. — Siedział w skórze Oryksa. — I do niego to pan strzelałeś. Ser John nie miał jeszcze czasu do okazywania swego zdziwienia, gdy Mokum dostrzegł jakieś poruszenie w wysokiej trawie. Złożył się szybko i wypalił. Obydwaj popędzili ku podejrzanemu przedmiotowi, ale miejsce było próżne, tylko wydeptane trawy okazywały, że przeszła tamtędy żyjąca istota. Makololo zniknął. Trzeba było zrezygnować ze ścigania za nim po nieprzejrzanym stepie, rozciągającym się aż do granic Widnokręgu. Myśliwi powrócili mocno zaniepokojeni tym wypadkiem i nie bez słuszności. Spotkanie Makolola przy kamienistej piramidzie na wzgórzu, a obecnie jego powtórne pojawienie się w skórze Oryksa dowodziło, że krajowiec uporczywie śledził przebywający pustynię oddział pułkownika Aweresta. Nie bez powodu dziki należący do upieszczego plemienia makololów szpiegował Europejczyków i ich eskortę. A im dalej zapuszczali się na północ, tym bardziej wzrastało niebezpieczeństwo napadu przez tych rabusiów pustyni. Star John Mary i Mokum powrócili do obozu. A zawiedziona jego dostojność nie mogła się powstrzymać, ażeby nie szepnąć Williamowi Emery. — Doprawdy, mój kochany Williamie, że to już potrzeba mojego szczęścia, aby pierwszy Oryks, do którego strzeliłem, już nie żył, zanim go ugodziła moja kula. Rozdział siedemnasty W pustyni Bushman po polowaniu na Oryksy miał długą rozprawę z pułkownikiem. Zdaniem Mokuma, opartym na doświadczeniu, mały oddział był tropiony i szpiegowany, a więc zagrożony. Jeżeli go dotąd nie napadli, to tylko dlatego, że im było daleko, dogodniej zwabić Europejczyków dalej na północ, w okolice, w której krążyły głównie ich drapieżne hordy. Czy wobec takiego niebezpieczeństwa należało zwrócić się i przerwać pomiary prowadzone dotąd tak znakomicie? Czyż zwalczywszy przeszkody natury, mieli ustąpić ludziom? Czyż krajowcy mieli przeszkodzić uczonym angielskim w dokonaniu ich zadania naukowego? Były to nadzwyczaj ważne pytania, które należało rozwiązać. Pułkownik prosił Bushmena, aby mu powiedział wszystko, cokolwiek było mu wiadome o makololach i oto treść tego, co mu strzelec opowiedział szeroko. Makololowie należą do wielkiego plemienia Beshuanów, które rozciąga się aż ku równikowi. W roku 1850 David Livingstone podczas swojej pierwszej podróży w porzecze Zambezi przyjmowany był w Seszekę, zwykłej rezydencji Sebituana, naówczas najpotężniejszego naczelnika Makololów. Krajowiec ten był straszliwym wojownikiem, który w roku 1824 zagroził granicą kolonii przylądkowej. Sebituan, obdarzony znakomitą inteligencją, potrafił wolna opanować najwyższą władzę nad rozproszonymi plemenami Afryki Środkowej i stworzyć z nich hordę potężną – a panowania nader chciwą. W roku 1853, to jest przed rokiem, ten naczelnik krajowców umarł na ręku Livingstona, a po nim nastąpił jego syn Sekeletu. Sekeletu zrazu okazywał nader żywą sympatię Europejczykom przebywającym nad brzeg Zambezi. Livingston szczególnie mu się podobał, ale sposób postępowania króla afrykańskiego zmienił się po odjeździe wielkiego podróżnika. Nie tylko cudzoziemcom, ale i krajowcom dokuczał sekeletu wraz ze swoimi hordami. Po gnębieniu nastąpiły napady i rabunki odbywające się na wielką skalę. Mokololowie snuli się nieustannie, mianowicie też w krainie leżącej pomiędzy jeziorem Ngami a górnym biegiem Zambezi. Było więc bardzo niebezpieczne zapuszczać się w te okolice nielicznej karawanie, zwłaszcza też, że ją od dawna uporczywie śledzono. Należało więc spodziewać się lada dzień napadu dzikich hord. Tej treści raport zdał Bushman Everestowi. Dodał, iż uważa za święty obowiązek przedstawić mu zupełną prawdę. Co do siebie samego, zapewnił, że wypełni wszelkie rozkazy pułkownika i uda się z nim, jeżeli poprowadzi karawanę ku północy. Pułkownik odbył naradę z ser Johnem i Williamem, której wynikiem było postanowienie, a żeby cokolwiek by zajść mogło, prowadzić wciąż roboty. Blisko pięć ósmych łuku było dotąd zmierzonych, uważali więc za święty obowiązek dokończyć rozpoczęte dzieło. Anglicy sami sobie i ojczyźnie swej winni byli wytrwać do końca. Po zapadnięciu tej uchwały rozpoczęto na nowo trójkątowanie. W dniu 27 października komisja przecięła prostopadle zwrotnik koziorożca, a w sześć dni później po obliczeniu 43 trójkąta i zdjęciu wysokości zenitalnej stwierdzono, że pomierzenie dotychczasowe łuku powiększyło się o jeden stopień. Przez cały listopad prowadzono gorliwe roboty, nie napotykając żadnej przeszkody naturalnej. Kraj ten jest piękny, a tak szczęśliwie położony, że na całej przestrzeni nie znajdowały się większe rzeki do przebywania. Astronomowie mogli pracować łatwo i szybko. Mokum, czuwający bez przerwy, nie przepatrywał okolice na przodzie i po bokach karawany, i nie pozwalał strzelcom od niej się oddalać. Dotąd żadne niebezpieczeństwo nie zdawało się zagrażać karawanie, i nic nie usprawiedliwiło obaw bushmena. W ciągu listopada nie pojawiły się nigdzie hordy Makololów, ani nie natrafiono na ślady krajowca, który począwszy od piramidy w spalonym lesie tak uporczywie szedł za karawaną. A jednak pomimo, że niebezpieczeństwo zdawało się przemijać, Mokum dostrzegł kilkakrotnie pomiędzy dowodzonymi przez siebie bohiesmanami pewne wahanie się. Nie można było ukryć przed nimi wypadków zaszłych w Spalonym Lesie i podczas polowania na Oryksy. Oczekiwali nieuniknionych spotkań z Makololami, Na dwa te plemiona są sobie wrogie i nieprzejednane. Zwyciężony nie może się spodziewać najmniejszej litości od zwycięzcy. Szczupła liczba bohiesmanów, zwolnieszona jeszcze do połowy po rozdzieleniu się karawany, doznawała usprawiedliwionej obawy. Bohiesmanowie, oddaleni o od 300 mil angielskich od Oranie, mieli jeszcze posunąć się o 200 mil dalej na północ. To im dawało wiele do myślenia. Wprawdzie przed zaciągnięciem Mokum nie ukrywał przed nimi ani trudów, ani odległości wyprawy. A ludzie ci nie lękali się wcale, lecz odkąd z trudami poczęło łączyć się niebezpieczeństwo spotkania ze śmiertelnymi wrogami, zmieniło się ich usposobienie. Zaczęli szemrać, wyrzekać i okazywać złą wolę. Mokum udawał wprawdzie, iż tego wszystkiego nie widzi, lecz niepokoił się bardzo o los wyprawy. Wypadek zaszły w dniu 2 grudnia podniecił jeszcze złe usposobienie zabobonnych bohiesmanów – i wywołał pomiędzy nimi pewien rodzaj buntu przeciw zwierzchnikom. Niebo dotąd cudnie, pogodne zachmurzyło się. Pod wpływem upałów podzwrotnikowych powietrze, przesycone parą, wskazywało wysokie napięcie elektryczne. Można było na pewno zapowiedzieć burzę, która w tutejszym klimacie prawie zawsze wybucha z niewypowiedzianą gwałtownością samej rzeczy zaraz z rana niebo pokryło się ciemnymi chmurami, z których meteorolog z łatwością przepowiedziałby burze. Były to chmury kłębiaste, bałwanowate, jakby ułożone z nastraszonej bawełny, ciemno z żółtym odcieniem. Słońce pobladło, cisza zapanowała w powietrzu. Nagłe od wczoraj spadanie barometru zatrzymało się nagle, ani jeden listek nie zadrżał w tej ciężkiej atmosferze. Astronomowie zbadali stan nieba, lecz nie uważali za potrzebne przerywać robot. W tej chwili William Emery z dwoma majtkami i czterema krajowcami znajdowały się o dwie milia angielskie na wschód od południka w celu ustawienia celownika trygonometrycznego. Zajmował się właśnie tą pracą, gdy nagle pod wpływem silnego, zimnego prądu zgęszczona para dała początek rozwinięciu się zjawisk elektrycznych. Gwałtowny grad zaczął padać obficie. Połączyło się z tym nader rzadkie zjawisko, gdyż każda kulka gradu świeciła mocno, jak gdyby padały krople roztopionego cynku. Każde uderzenie gradowej bryłki wywoływało z ziemi iskrę, a ze wszystkich okuć wozów wylatywały snopy światła. Wkrótce objętość brył gradowych zwiększyła się. Padał jakby deszcz kamienny, na który wystawić się nie można było bez niebezpieczeństwa. Podobny grad padał podczas pobytu Livingstona w Kolombengu. Pogruchotał szyby w domu misyjnym, pozabijał konie i mnóstwo antylop zaskoczonych w polu. William natychmiast przerwał robotę, zwołał ludzi, rozkazawszy im schronić się pod wozy stojące u stóp wzgórza. Ale zaledwie opuścili szczyt pagórka, gdy olśniewające błyskawice z przerażającym hukiem gromu rozdarły powietrze. William padł. Majtkowie zrazu, oleśnieni blaskiem, rzucili się ku niemu. Na szczęście młodzieniec uszedł śmierci. Dziwnym, a prawie niewytłumaczonym zdarzeniem, jakie czasami pojawiają się przy uderzeniu gromu, fluid elektryczny ześlizgnął się, że tak powiemy, po ciele Emeriego. Ale śladu przejścia dowodziły stopione końce cyrkla, który miał w ręku. Podniesiony przez Majtków, szybko przyszedł do siebie. Lecz nie tylko on był ofiarą piorunu. Pod tyką umieszczoną na szczycie wzgórza dwóch krajowców leżało bez życia, w odległości dwudziestu kroków jeden od drugiego. Jednego grom poszarpał i spalił prawie na węgiel, drugi ugodzony w czaszkę zdawał się być nienaruszony, niemniej przecież nie żył. Tak więc trzech ludzi, Williama Emerego i dwóch krajowców ugrodził grom rozdzielony na trzy iskry. Zjawisko rzadkie, lecz kilkakrotnie obserwowane, rozdzielenia się iskry piorunowej na trzy części pod kątem znacznie rozwartym. Bokiesmanowie przerażeni śmiercią swych współradaków, zaczęli uciekać, nie zważając wcale na wołanie majtków, którzy ich usiłowali zatrzymać, ani też bacząc na to, że szybkim biegiem mogą wzruszyć powietrze i przyciągnąć piorun. Umykali z ogromną szybkością ku obozowi. Dwaj marynarze zanieśli Williama na wóz i złożyli obok niego ciała dwóch zabitych, a wreszcie sami tam się schronili. Obydwaj otrzymali mocne kontuzje od spadających brył gradu, padającego jak deszcz kamienny. Przez trzy kwadranse trwała szalona burza, po czym zaczęła łagodnieć. Grat ustał a schronieni mogli się puścić w drogę. Wiadomość o śmierci krajowców wyprzedziła przybywających. Wywarła ona okropne wrażenie na bohiesmanach, którzy i tak już od dawna z nieufnością przyglądali się pracom Europejczyków zupełnie dla nich niepojętym. Zaczęli się naradzać, a kilka najbardziej zdemoralizowanych oświadczyło stanowczo, że krokiem dalej nie ruszą. Był to początek buntu, mogącego przybrać groźne rozmiary. Bogum zaledwie zdołał użyciem całego swego wpływu powstrzymać wybuch. Pułkownik wziął żywy udział w uspokojeniu tych biedaków – i przyrzekł im powiększyć płace dla nakłonienia, aby zostali w służbie. Zgodzono się nie bez trudności. Długo opierali się i o mało nie zostało zagrożone dalsze prowadzenie robót. W samej rzeczy, cóż by poczęli członkowie komisji wśród pustyni z dala od osad ludzkich, nie mając ani eskorty, ani woźniców. W końcu jednak udało się nawiązać stosunki, a po pogrzebie dwóch zabitych oddział wyruszył naprzód w wzgórzu, na którym zaszedł straszliwy wypadek. William Emery po kilku dniach zaledwie odzyskał siły po doznanym wstrząśnieniu. Ręka, w której trzymał cyrkiel, była dość długo bezwładna, jakby sparaliżowana. Lecz zwolna odzyskał w niej władzę i mógł powrócić do swych zajęć. W ciągu następnych dni, aż do 20 grudnia, nie zaszło nic godnego uwagi. Makolowie nie pokazywali się. Namokum, chociaż zawsze nieufny, począł się uspokajać. Około 50 mil angielskich oddzielało wyprawę od granic pustyni. A Karru aż do tego czasu zachowywało pozór i przymioty urodzajnej krainy. Roślinność jej, zasycana wciąż potokami, zachowywała nieporównaną świeżość. Można było przypuszczać, że aż do krańca pustyni nie zabraknie ani ludziom zwierzyny ani paszy bydłu, brodzącemu w pas po bujnej i soczystej trawie. Zapomnieli jednak nasi podróżni o burzy innego rodzaju, której pojawienie się zagraża wiecznie rolniczym okolicom Afryki. Wieczorem 20 grudnia, na godzinę przed zachodem słońca, Anglicy i Bushmen wypoczywali po całodziennych trudach pod rozłożystymi gałęziami drzewa i rozprawiali o przyszłych zamiarach, gdy począł zrywać się wiatr północny i ochładzać nieco atmosferę. Astronomowie ułożyli się, że tej nocy wymierzą położenie i wysokość niektórych gwiazd w celu oznaczenia szerokości geograficznej miejsca zajmowanego obecnie przez obóz. Pogoda była cudowna, księżyc na nowiu, spodziewać się więc należało, że gwiazdy świetnie zajaśnieją, że zatem wymierzenie ich wysokości uda się przedziwnie. Ale radość te pułkownika i serdżona zmącił William Emery, wskazując w stronę północną i mówiąc Patrzcie, panowie, na krańcu widnokręgu chmurzy się. Nie najlepsza to wróżba dla nas. Prawda, zawołał ser John. Lękam się, aby wiatr powstający nie napędził nam tych chmur i nie zasłonił całego nieba. Czyżby znów miała powstać burza? Zagadnął pułkownik. Jesteśmy w krainach podzwrotnikowych i można się obawiać, że z naszej dzisiejszej pracy nic nie będzie. Co myślisz, kumie? Spytał pułkownik, zwracając się do niego. Bushmanem począł się pilnie wpatrywać w północną stronę nieba. Krańce chmury stanowiła linia krzywa, bardzo wydłużona, tak czysto odkrojona, jakby ją nożem oderznięto. Długość jej wynosić mogła 3-4 mil angielskich. Ta czarna chmura uderzyła mokuma swym dziwnym kształtem. Niekiedy odbijał się na niej szkarłatny odblask zachodzącego słońca, lecz całkiem odmiennie od wieczornej zorzy chmur przy zachodzie. Szczególniejsza chmura! — zauważył Bushman, wpatrując się w nią bez przerwy. W kilka chwil potem nadbiegł jeden z dzikich z doniesieniem, że konie, woły i psy należące do karawany okazują dziwny niepokój, że rozpraszają się po pastwisku i nie chcą iść do zagrodzenia. — Niech więc zostaną przez noc poza ogrodzeniem — rzekł Bushman. — A dzikie zwierzęta? — Och, te wkrótce będą miały tyle do roboty, że im czasu nie stanie na zajmowanie się naszym bydłem — Bohiesman odszedł. Pułkownik zapytał Bushmana, jakie miała znaczenie jego osobliwsza odpowiedź. Ale Mokum odszedł już o kilka kroków dalej, nie przestawał wpatrywać się w dziwną chmurę, z której zjawienia się widocznie zdawał sobie sprawę. Zbliżała się bardzo szybko. Z łatwością można było poznać, że wznosi się zaledwie na paręset stóp nad ziemią. Coraz bardziej wzmagający się wiatr przynosił od niej jakiś dziwny szmer, jakiś złowróżbny szelest. W tej chwili poniżej chmury na bladawym tle nieba ukazał się rój czarnych punktów, wynurzających się z łona chmury i tonący w niej znowu. Można je było liczyć na tysiące. Co to są za czarne punkty? zapytał Marej. Są to sępy, orły, sokoły, kanie. Ciągną one z dala za tą chmurą i nie opuszczają jej, dopóki nie ulegnie rozproszeniu lub zniszczeniu. Lecz cóż to za osobliwsza chmura? To nie chmura! rzekł Mokum, wyciągając rękę w kierunku nadlatującej czarnej masy, która już zakryła czwartą część nieba. To żywy obłok szarańcza! Bushman nie mylił się wcale. Europejczycy mieli zobaczyć straszne, a na nieszczęście w tych stronach często powtarzające zjawisko, które w przeciągu jednej nocy najżyźniejszą okolicę zmienia w pustynię. Szarańcza ta liczy się na miliardy. Zalega ona czasami na 4 do 5 mil wszerz i wzdłuż okolice, na której padnie, a pokrywa ziemię na parę stóp grubości. Tak, mówił buszman. Chmury te są straszliwym nieszczęściem dla okolic, na które spadają. Daj Boże, abyśmy od nich nie doznali ciężkiej klęski. Alboż jesteśmy właścicielami pól obsianych lub pastwisk, czegóż możemy się obawiać od tych owadów? Niczego, jeżeli przelecą nad naszymi głowami. Wszystkiego. Jeżeli spadną na dół, wtedy nie pozostanie jeden listek na drzewie, jedność bełko trawy na ziemi. A pamiętaj o tym, pułkowniku, że my żywność wieziemy z sobą, ale nasze konie, woły i muły, cóż się stanie z nimi, jeżeli pastwiska ulegną zniszczeniu? Wszyscy nagle zamilkli. Wpatrywali się ze zgrodzą w nadciągającą chmurę szarańczy. Złowrogi szelest zwiększał się coraz bardziej, pomnażany wrzaskiem dzikiego ptactwa, Pożerającego milionami owady. Czy mniemasz, że spadną w tej okolicy? zapytał William Mokuma. Lękam się, odpowiedział strzelec. Wiatr niesie je tutaj. Nadto słońce zachodzi. Chłodny wiatr ocięży ich skrzydła. Wtedy opuszczą się na drzewa, krzaki i łąki, a wtedy. Bushman nie dokończył swoich słów, a już spełniła się jego przepowiednia. Straszliwa chmura z powietrza opuściła się na ziemię. Wtedy cała powierzchnia ziemi aż do granic w kręgu pokryła się masą żyjącą i ruchliwą szkaradnego robactwa. Cały obóz został nim dosłownie zalany. Namioty, konie, wozy, wszystko znikło pod tym żywym gradem. Zaległ on na stopę wysoko. Anglicy, brnąc po kostki w szarańczy, gnietli je za każdym krokiem setkami, ale cóż to znaczy w porównaniu z padłych miliardów. Obrzydliwe obady miały licznych nieprzyjaciół. Ptaki z chrapliwym krzykiem rzucały się na nie i pożerały tysiącami. Spodem węże, przynęcone smacznym pokarmem, połykały ich mnóstwo. Konie, woły, psy i muły nie gardziły tą strawą. Dzikie zwierzęta, osobliwe też słonie i nosorożce, gniotły i pożerały mazy szoręczy. manowie, wreszcie, lubiący namiętnie te napowietrzne krewetki, raczyli się nimi dowoli. Wreszcie i sama szarańcza niszczyła się, gdyż w braku innej strawy mocniejsze owady pożarają słabsze. Jednak wszystkie te środki zniszczenia nic nie znaczyły. Ubytek ten był żaden w porównaniu do ogromnej ilości spadłej z powietrza. Bushman mimo wstrętu Anglików wymógł na nich, żeby skosztowali szarańczy. Na pokarm użyto jedynie młodej, gdyż stara zielona jest za twarda. Ugotowano ją z pieprzem i zocnem. Owady te długie na dwadzieścia linii grubości gęsiego pióra mają według twierdzenia krajowców przed zniesieniem jaj wyborny smak. Po półgodzinnym gotowaniu Bushman podał Anglikom półmisek tej osobliwszej potrawy. Obłamiono głowy, nóżki i skrzydła szarańczy. Sir John Murray zasmakował w niej i zalecił swym ludziom, aby się w nią na dłuższy czas zaopatrzyli. Zbiór nie zadał wiele trudu, Potrzeba było tylko schylić się i brać. Nadeszła noc. Wszyscy udali się na spoczynek, ale że i wozy uległy najściu, nie można więc było inaczej dostać się, jak tylko gniotąc tysiące owadów. Spoczynek w takich warunkach był niemożliwy. Ponieważ niebo było bardzo pogodne, przeto postanowiono zająć się pomiarami. Gwiazdy błyszczały cudownie, więc trzej astronomowie spędzili noc na mierzeniu wysokości zenitalnych. Niewątpliwie było to przyjemniej, aniżeli zatapiać się w obrzydłej, ruchomej pościeli. Wreszcie Europejczycy i tak nie mogli zmrużyć oka wobec nieustannego wycia drapieżnych zwierząt, które się zbiegły zewsząd, by pożreć szarańcze. Nazajutrz słońce zajaśniało w ciemnym blasku, zapowiadając gorący dzień. Promienie jego ogrzały powietrze. A pośród mas szarańczy wszczął się dziwny szelest, zapowiadający, że wkrótce wzleci w górę, by nieść spustoszenie w inne strony. Około godziny ósmej rozwinęła się jakby ogromna chmura i zaciemniła blask słońca. Całą okolicę ogarnęły ciemności. Zdawało się, że noc rozpoczyna swe panowanie. Powstający wiatr popędził szarańcze ku zachodowi. Przez dwie godziny, wśród głuszącego szelestu ciągnęła chmura ponad pogrążonym w cieniach obozem. Skoro światło znów zajaśniało, Anglicy przekonali się o prawdzie słów Mokuma. Ani jednego listka na drzewie, ani jednego źdźbęka trawy na polach wszystko zniknęło. Powierzchnia gruntu była żółtawa i ziemista. Z gałęzi okrytych wczoraj jeszcze bujną zielenią pozostały tylko szkielety. W jednym dniu okolica letnia przybrała postać zimowej. Żyzna oaza zmieniła się w nagą pustynię. I sprowadziło się co do Joty przysłowie wschodnie, wywołane zaborczością i łupieństwem wyznawców Koranu: Kędy przejdzie stopa tatara, trawa tam nie rośnie, Kędy spadnie szaręcza, trawa tam nie rośnie. Rozdział osiemnasty: Brak wody. Tak, w samej rzeczy głucha pustynia otaczała teraz karawany. Po zmierzeniu nowego stopnia południka i wytyczeniu 48 trójkąta pułkownik Everest ze swymi towarzyszami dosięgnął w dniu 25 grudnia północnych granic pustyni Karru. Ale nie dostrzegli najmniejszej różnicy pomiędzy krainą przebytą a nową do przebycia. Jak tam, tak i tutaj ziemia była wyschła i spalona. Zwierzęta pociągowe ucierpiały bardzo od głodu. Paszy brakło, a i wody nie dostawało. Kałuże powstały skutkiem ostatnich deszczów wyschły. Ziemia piaszczysta nie wydawała roślin reszta wody znikła w przepuszczalnym piasku. Ziemia pokryta żwirem i mnóstwem głazów nie była przydatna do zatrzymania najmniejszej wilgoci. Była to jedna z tych płonnych okolic, jakie nieraz Livingston przebywał w swych niebezpiecznych wędrówkach. Nie tylko ziemia, ale i powietrze było tak suche, że narzędzia żelazne pozostawione pod gołym niebem nie rdzewiały. Uczony doktor twierdzi, że podczas tej pory liście wszystkich roślin marszczyły się, a mimozy czułki po całych dniach miały listki stulone. Chrząszcze wyszedłszy na powierzchnię ziemi, po kilku sekundach zdychały. Na koniec po zagłębieniu termometru na trzy cale w ziemię wskazał on 134 stopnie Fahrenheita, czyli 56 stopni termometru 100 stopniowego Celsjusza. Takimi przedstawiały się pewne okolice południowej Afryki sławnemu wędrowcowi. Taką okazała się astronomom angielskim kraina rozciągająca się pomiędzy granicami Karru a jeziorem Negami. Trudy ich były niezmierne. Cierpienia dokuczliwe, a między nimi najstroższy brak wody. Dokuczał on najbardziej zwierzątom pociągowym. Rzadka, sucha i przykurzona trawa zaledwie mogła zabezpieczyć je od śmierci głodowej. Rozległa ta kraina nie tylko dla swej jałowości była pustynią, ale także z tego powodu, że żadne żyjące stworzenie nie śmiało się w nią zapuszczać. Ptaki odleciały ku Zambezi, spodziewając się tam znaleźć drzewa i kwiaty. Zwierz drapieżny omijał zdale puste przestwory, bo nie spodziewał się znaleźć w nich łupu. W ciągu pierwszej połowy stycznia myśliwi karawany napotkali zaledwie kilka antylop z rodzaju tych, które są w stanie przez dłuższy czas wytrzymać bez wody. Były między nimi i oryksy, które na ostatnim polowaniu tyle krwi napsyły serdżonowi Marejowi, a ponadto kamy o łagodnym wzroku, o sierści popielatej, zwierzętka niewinne i bardzo poszukiwane dla smacznego i delikatnego mięsa. Zwierzęta te, nie wiadomo dlaczego, zdają się przekładać jałowe pustynie na te żyzne okolice. Tymczasem astronomowie doznawali wielkiego wycieńczenia pod wpływem palących promieni Słońca atmosferze pozbawionej wilgoci. Prace w dzień i w nocy wśród upałów, których nie ochładzał najmniejszy wietrzyk, męczyły ich bardzo. Zapas wody zachowanej w baryłkach zmniejszał się z każdym dniem. Musiano więc zmniejszyć rację, na czym wszyscy bardzo cierpieli. Jednak ich odwaga i gorliwość nie upadały. Bez względu na trudy i braki pracowali wytrwale, z drobiazgową ścisłością, bez przerwy. W dniu 5 stycznia ukończono pomiar siódmej cząstki południka za pomocą wytyczenia i obliczenia dziewięciu nowych trójkątów. Tak więc dotąd uczeni pomierzyli siódmy stopień i wytyczyli 57 trójkątów. Astronomowie mieli już tylko zdjąć jeden stopień, a według zdania Bushmana powinni byli przybyć przed końcem stycznia nad brzegi jeziora Nagami. Pułkownik i jego towarzysze mogli odpowiedzieć za siebie, że wytrwają do końca. Ale najemnych bohiesmanów nie ożywiał ten zapał. Nie pojmowali oni wcale naukowych celów wyprawy, i nie mieli chęci zapuszczać się dalej w pustynię. Okazywali się coraz drażliwsi na brak wody. Niektóre ze zwierząt pociągowych, osłabione brakiem pokarmu i napoju, musiano dorżnąć lub pozostawić w stepie. Zachodziła obawa, aby i reszta nie uległa trudom. Szemranie pomiędzy krajowcami stawało się coraz większe. Zadanie Mokuma stawało się coraz trudniejsze, a wpływ jego upadał. Wkrótce przekonano się, że z powodu braku wody trzeba będzie wstrzymać pochód na północy i zmienić kierunek, choćby nawet przyszło zetknąć się z dawnymi towarzyszami i że koniecznie należy zbliżyć się ku okolicom zamieszkałym i obfitującym w wodę. Dnia 15 stycznia Mokum oświadczył stanowczo pułkownikowi, że nie zdoła pokonać wciąż rosnących trudności. Woźnicy wypowiedzieli mu posłuszeństwo. Co rano przy zwijaniu obozu zachodziły wypadki niesubordynacji, w których brała udział większa część krajowców. Nie można było im tego brać za złe, ale raczej należało litować się nad ludźmi dręczonymi głodem i pragnieniem. Poza tym zwierzęta żyjące trawą, suchą i ostrą, a nie otrzymujące prawie napoju iść nie chciały. Pułkownik Everest znał doskonale stan rzeczy. Ale szczery dla siebie był taki i dla innych. Za żadną cenę nie chciał porzucić pomiarów i oświadczył, że chociażby miał pozostać sam jeden, dokończyć ich musi. Zresztą i koledzy zgadzali się z jego zdaniem i postanowili udać się dokąd ich poprowadzi. Nadzwyczajnym usiłowaniem udało się Bushmanowi wyjednać u współrodaków przyrzeczenie, że jeszcze przez jakiś czas będą towarzyszyć karawanie. Zdaniem Mokuma. Około pięciu dni podróży oddzielało ich od wybrzeży jeziora nogami. Tam bydło i konie znaleźć miały cieniste lasy i obfitą paszę. Był gdzie całe morze wód słodkich dla orzeźwienia się. Bushman zwołał starszyznę krajowców. Przedstawił im tę okoliczność i przekonał, że najkrótszą drogą dojścia w żyzne te strony jest posuwanie się na północ. Igląc ku zachodowi, puszczano się na niepewne. Wracać? Znaczyło zapuścić się znów w straszną pustynię, gdzie już ani jednego strumyka nie sposób napotkać. Dzicy, przekonani tymi dowodami, zgodzili się i ruszono w stronę północną. Szczęśliwym trafem pomiary dały się łatwo wykonywać za pomocą tyklub piramid geodezyjnych. Dla oszczędzenia czasu uczeni pracowali nocą, robiąc sygnały ze światła elektrycznego. Otrzymywali pomiar kątów nadzwyczaj ścisły i dokładny. Prace szły dawnym porządkiem a sieć trójkątów wciąż się połnażała. 16 stycznia z nieopisaną radością dostrzeżono na końcu widnokręgu jezioro długie i szerokie na mile. Można sobie wyobrazić wzruszenie, jakie opanowało nieszczęśliwych. Karawana wyruszyła szybkim pochodem w stronę, kędy zwierciadło wody odbijało blaski słoneczne. Około piątej wieczór dosięgli wreszcie jeziora. Kilka koni zerwawszy się z uździenic Popędziło cwałem ku w wodzie, jak szalone rzuciły się w nurty. Ale wkrótce biedne zwierzęta wróciły ze zwieszoną głową do karawany. Wnet Bochiesmani dobiegli do brzegu, niestety, woda była tak przesycona solą, że o jej piciu nie mogło być mowy. Rozczarowanie, że nie powiemy rozpacz, było zbyt okrutne. Nic straszliwego, jak zawiedziona nadzieja. Mokum zwątpił teraz zupełnie, aby mu się udało nakłonić współziomków do dalszego pochodu. Szczęściem dla losów wyprawy znajdowała się ona bliżej jeziora nogami i dopływu w Zambezji, aniżeli mniemano, aniżeli jakiejkolwiek okolicy obfitującej we wodę. Ocalenie wszystkich zależało teraz od szybkiego pochodu naprzód, a jeżeli by go nie opóźniły prace geodyzyjne, spragnieni mogli w czterech dniach dostać się na brzegi jeziora. Puszczono się w drogę. Pułkownik Everest, korzystając z położenia gruntu, mógł wyznaczać trójkąty znaczących rozmiarów, przez co było można ustawiać celowniki rzadziej. W nocy, znów wśród pięknej pogody, światła elektryczne doskonale dawały się widzieć, z wielką więc łatwością i ścisłością zdejmowano rozwartość kątów za pomocą teodolitu lub koła powtarzającego. Tym sposobem oszczędzono wiele czasów i trudów. Należało jednak pospieszyć nad brzegi jeziora. Uczeni, pomimo zapału naukowego, doznawali wielkiego zmęczenia. Krajowcy upadali z pragnienia pod palącymi promieniami słońca. Zwierzęta zaledwie mogły się poruszać. W takich warunkach nie zdołałby nikt i jednego tygodnia dłużej wytrzymać. Dnia 21 stycznia grunt dotąd płaski, wyraźnie począł zmieniać się w pagórkowaty. Około dziesiątej z rana ukazało się wzgórze na 500 do 600 stóp wysokie, w stronie zachodnio-północnej, w odległości piętnastu mil angielskich. Była to góra Scorsiu. Bushman zbadał dokładnie okolice, a wyciągnąwszy rękę ku północy, zawołał. – Tam jest N'gami! 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 – krzyknęli krajowcy z oznakami największej radości – jasmanowie chcieli się puścić naprzód, ażeby biegiem przebyć piętnastomilową przestrzeń dzielącą ich od jeziora. Bokum jednak powstrzymał ich przestrogą, że niebezpiecznie było rozproszyć się w tej okolicy zamieszkanej przez makololów. Tymczasem pułkownik, ażeby przyspieszyć przybycie oddziału nad brzegi jeziora, połączył za pomocą jednego trójkąta punkt obecnie zajmowany z górą Scorsiu. Wierzchołek wzgórza zakończony stożkiem bardzo wyraźnym mógł przewybornie posłużyć za celownik. Nie czekano więc nocy i nie tracono czasu na wysyłanie majtków i krajowców dla osadzenia światła elektrycznego na wspomnianej górze. Ustawiono instrumenty. Zmierzony od południka kąt ostatniego trójkąta zdjęto dla dokładności powtórnie. Bukum zbyt niecierpliwy jak najprędszego dostania się nad brzegi jeziora nie zakładał jak zwykle obozu, lecz tylko tymczasowo. Miał nadzieję, że jeszcze przed wieczorem dosięgną upragnionego celu. Nie zaniedbał wszakże zwyczajowych ostrożności i wyprawił kilku jezdnych na przejrzenie okolicy. Po obu stronach obozu rozciągały się lasy, które należało zbadać. Wprawdzie od polowania na Oryksy nie dostrzeżono nigdzie śladu makalolów i zdawało się, że zaprzestali szpiegowania karawany. Niemniej jednak niedowierzający Bushman chciał być przygotowany na wszystko. Tymczasem astronomowie zajmowali się zdejmowaniem pomiaru. Trójkąt ten według obserwacji Williama sięgał prawie 20 równoleżnika, który miał właśnie stanowić koniec łuku południkowego, jaki mierzono w tej części Afryki. Należało robić jeszcze kilka obserwacji po drugiej stronie jeziora, aby otrzymać ósmy i ostatni wycinek. Następnie trzeba było jeszcze pomierzyć na gruncie nową podstawę, sprawdzić za jej pomocą dotychczasowe obliczenia, a dzieło będzie skończone. Łatwo wyobrazić sobie radość uczonych na myśl o tak bliskim ukończeniu ważnej pracy. Lecz czego w czasie tym dokonywała druga połowa wyprawy? Pięć miesięcy, jak członkowie Komisji Międzynarodowej rozłączyli się. Gdzież znajdowali się tamci w tej chwili, co porabiali Mateusz Struks, Mikołaj Palander i Michał Zorn. Czy doznawali takichże trudów jak Anglicy? Czy cierpieli również brak wody pośród zabijającego skwaru? Czy okolica, którą przebywali, a leżąca na drodze szlaku Livingstone'a, również była jałowa? Być może, że znajdowali się w lepszym położeniu, gdyż poza Kolobęgiem na drodze tej leżały liczne osady Beszuanów, gdzie karawana ich mogła zaopatrzyć się w żywność. Z drugiej jednak strony należało się obawiać, iż w okolicy gęściej zamieszkałej można było łatwo napotkać łupieszcze bandy, a szczupły oddział Struxa był narażony na ich napady. Ponieważ makololowie przestali ścigać wyprawę angielską, być może, że zamierzyli uderzyć na oddział Struxa. Pułkownik Everest, wiecznie zajęty, nie miał czasu o tym rozmyślać, ale John Murray często z Williamem rozprawiał o losie dawnych kolegów. Czy też ujrzą ich jeszcze kiedy? Czy dokonali swego zadania? Czy otrzymali ten sam rezultat swych obserwacji? Czy matematyczny wynik ich prac będzie zupełnie zgodny z wynikiem otrzymanym przez Anglików? To jest, czy długość mierzonego łuku będzie ta sama? William Emery myślał nad to wciąż o przyjacielu Zornie, którego nieobecność czuł dotkliwie, a był pewny, że go nigdy nie zapomni. Rozpoczęto mierzenie kątów. Dla otrzymania miary kąta mającego wierzchołek w obecnie zajmowanym obozie należało celować ku dwóm punktom, z których jeden stanowił szczyt skorściwu. Za drugi cel obrano pieszczyste wzgórze odległe na cztery mile angielskie od obozu. Położenie jego oznaczono za pomocą lunety i koła powtarzającego. Scorsio był w istocie zanadto oddalony. Astronomowie nie mieli wyboru, gdyż był to punkt najwznioślejszy w całej okolicy. Ani na zachodzie, ani na północy, ani poza jeziorem negami, którego jeszcze nie można było dostrzec, nie pokazywała się żadna wyniosłość ziemi. Zbytnia odległość rzeczonej góry zmusiła astronomów do znacznego zboczenia w prawo od południka. Lecz po dojrzałej rozwadze przekonali się, że można w inny sposób zaradzić trudności. Wymierzyli drugą lunetę ku drugiej górze. A rozwartość obydwóch lunet dała im miarę kąta. Dla jak najściślejszego pomiaru pułkownik powtórzył 20 razy operację przy zmienianiu wciąż ustawienia lunet na kole powtarzającym a ze sumowanych wyników pomiaru wziął zamiarę kąta średnią, czyli przeciętną, spodziewając się tym sposobem otrzymać jak najściślejszy wymiar. Pułkownik pomimo szemrania krajowców zajmował się tymi rozmaitymi pracami z taką pedanterią, jak gdyby znajdował się w Obserwatorium w Cambridge. Cały dzień 21 stycznia zeszedł na nich i dopiero o godzinie w pół do szóstej a więc przy schyłku dnia, kiedy już odczytywanie na podziałkach nie było możliwe, zakończył robotę. Jestem na twe rozkazy, mokumie, rzekł do buszmena. — Już za późno, pułkowniku. Wielka szkoda, że pan tak długo przeciągnąłeś roboty. Gdyby nie to, obozowalibyśmy już nad brzegami jeziora. A cóż nam przeszkadza puścić się w drogę? Czyż piętnastu mil nie da się przebyć nocą? Droga jest prosta, równina przed nami, nie ma więc obawy zabłąkania się. — W istocie można by — mówił Bushman, jakby naradzając się sam z sobą. — Moglibyśmy zdać się na los. Zawsze jednak wolałbym podróżować w okolicy jeziora Nagami w jasny dzień. Lecz nasi ludzie pragną dostać się tam jak najprędzej, więc, pułkowniku, ruszajmy. — Dobrze, Mokumie. Wszyscy z radością usłyszeli o nocnej podróży. Zaprzężono woły do wozów, jeźdźcy dosiedli koni i mów, Układano przyrządy i o godzinie siódmej wieczór na znak Buszmana wyprawa ruszyła w pochód ku Negami. Bokum wiedziony jakby przeczuciem prosił trzech Europejczyków, aby żeby dobrze się uzbroili i wzięli amunicję. Sam uzbroił się w sztucar otrzymany od serżona i napełnił ładownicę nabojami. Ruszono z miejsca. Noc była ciemna, a gwiazdy zasłonięte chmurami. Ponad ziemią jedynie mgły się nie snuły. Mokum obdarzony nadzwyczaj bystrym wzrokiem śledził wciąż okolice na przedzie i po bokach karawany. Z kilku słów, jakie wyrzekł do ser Johna, należało wnosić, że okolice nie uważał za pewną. Ser John trzymał broń w pogotowiu. Oddział przez trzy godziny posuwał się w stronę północną, lecz postępowano z wolna, bo wszyscy byli mocno strudzeni. Nieraz trzeba było oczekiwać z opóźniających się. Przebywano zaledwie trzy mile angielskie na godzinę, a o dziesiątej wieczorem jedynie sześć mil oddzielało ich od jeziora. Bydlęta z trudnością oddychały duszącym powietrzem. Pomimo najtroskliwszych zaleceń buszmana, oddział nie stanowił zbitej masy. Ludzie i zwierzęta rozciągnęli się w długą linię. Niektóre woły utraciły siłę, legły na drodze. Jeźdźcy, zsiadłszy z koni, wlekli się powoli, a najmniejsza gromadka dzikich mogła ich uprowadzić z łatwością. Zaniepokojony tym Bushman nie szczędził im słów i zachęty, biegając od jednego do drugiego i próbując zgromadzić do kupy rozpierzchłych, ale mu się to nie udawało, i ani się spostrzegł, jak ubyła mu znaczna liczba ludzi. O godzinie 11 wozy idące na czele karawany znajdowały się już tylko o dwie mile angielskie od góry z Corsją. Pomimo ciemności, wyniosła i odosobniona góra wznosiła się w oddaleniu, jak ogromna piramida. Ciemność nocy powiększała jeszcze jej rozmiary. Jeżeli Mokum się nie mylił, to jezioro Ngami leżało po drugiej stronie tej góry. Należało więc obejść ją najkrótszą drogą, aby dostać się do słodkiej wody. Co chwila przybliżano się ku niej. Bushman właśnie zamierzał z trzema Europejczykami wyruszyć przodem w lewą stronę, gdy strzały ze znacznej odległości, lecz wyraźne nagle go wstrzymały. Anglicy natychmiast wstrzymali konie. Przysłuchując się z łatwą do pojęcia obawą, w kraju, którego mieszkańcy używają tylko strzały dzirytów, odgłos broni ognistej musiał ich dziwić i zatrwożyć. — Co to jest? — zapytał pułkownik. — Huk broni ognistej — odrzekł star John. — Broni ognistej? — krzyknął pułkownik. — W której stronie? Zagadnięty Bushman odpowiedział. — Wystrzały te pochodzą ze szczytu Scorsiowa. Czy widzisz pan błyski ukazujące się na nim? Tam się biją. Niezawodnie Makololowie uderzyli na Europejczyków. Na Europejczyków? zawołał William Emery. Tak, panie odpowiedział Mokum. Ten huk może jedynie pochodzić z udoskonalonej broni europejskiej. A więc Europejczycy byliby tam, mówił pułkownik. Jakiejkolwiek byliby oni narodowości, należy pospieszyć im z pomocą. Tak, tak, naprzód, naprzód. Zawołał William Emery, którego serce ścisnęło się boleśnie. Przed udaniem się ku górze Bushman usiłował po raz ostatni zgromadzić rozpieszchnięty oddział, który nieprzyjaciele z łatwością mogliby otoczyć i zabrać. Lecz gdy przybył na tył karawany, znalazł wozy wyprzężone i opuszczone. Tu i ówdzie tylko dostrzec można było cienie bohiesmanów umykających na północ. — Tchórze! — wykrzyknął. Zapominają o wszystkim, o trudach, o pragnieniu, byle tylko ujść. Po czemu zwróciwszy się ku Anglikom i dzielnym majtkom zawołał. Naprzód, chociażby sami. I nagląd zmęczone konie do ostatnich sił pędzili ku górze, ile tchu starczyło. W dwadzieścia minut później doszły ich uszu okrzyki wojenne makololów. Rozbójnicy widocznie szturmowali górę, na szczycie której błyskał raz po raz ogień strzałów. Po bokach góry pięły się gromadki dzikich ku wierzchołkowi. W mgnieniu oka pułkownik z towarzyszami świetli za zmęczonych koni, zajęli tyły dzikim, a wydawszy okrzyk, zaczęli sypać nieustannym ogniem w hordę pieszców. Na odgłos strzał makololowie mniemali, że uderzył na nich liczny oddział. Ten gwałtowny napad przeraził ich i cofnęli się, nie używszy ani strzału, ani dzirytów. Europejczycy strzelali celnie i wnet kilkunastu dzikich legło trupem. Makololowie rozstąpili się, a Europejczycy, korzystając z tego, rzucili się w lukę i gruchocząc wszystkich spotkanych na drodze, pieli się w górę. W dziesięć minut wdarli się na pogrążony w ciemnościach szczyt. Oblężeni powstrzymali ogień, lękając się ugodzić którego z tych, którzy przybywali im z tak niespodziewaną odsieczą. Znaleźli się tu wszyscy: Mateusz Straks, Mikołaj Palander, Michał Zorn i pięciu majtków. Z pomiędzy towarzyszących im Bohjesmanów pozostał tylko wierny numbo. Nędzni opuścili ich również w chwili niebezpieczeństwa. Właśnie gdy przybywający stanęli na szczycie, Strux wyskoczył z poza ścianki wieńczącej brzeg góry i zawołał: A więc to wy, panowie Anglicy! My sami, panowie. Lecz nie ma tu dziś żadnej narodowości, są tylko Europejczycy, zjednoczeni dla wspólnej obrony. Rozdział dziewiętnasty Mierzyć lub zginąć Okrzyk powszechny odpowiedział na słowa pułkownika. Wobec wrogich makololów, wobec niebezpieczeństwa, wszyscy zapomnieli o waśniach międzynarodowych i zjednoczyli się dla wspólnej obrony. Położenie samo się stworzyło. Rozdzielona komisja jednoczyła się silniej niż kiedykolwiek. William Emery i Michał Zorn powitali się gorącym uściskiem – Inni uściśnieniem dłoni stwierdzili nowe przymierze. Pierwszą czynnością Anglików było ugaszenie pragnienia. W bliskości jeziora nie brakowało wody w obozie. Następnie, schroniwszy się pod kazamaty forteczki opuszczonej na szczycie Skorsyła, Europejczycy opowiadali sobie nawzajem, co zaszło od chwili opuszczenia kolobęgu. Tymczasem marynarze czuwali nad ruchami makololów, którzy chwilowo zaprzestali ataku. Anglicy przede wszystkim byli ciekawi dowiedzieć się, skąd się wziął sztrak z towarzyszami na górze Skorsiu, o tyle właśnie na zachód mierzonego przez nich południka, o ile Anglicy zboczyli na wschód od swojego. Góra ta bowiem leży w połowie odległości od obydwu, a jest jedynym miejscem w tej okolicy, które można obrać za punkt trygonometryczny w okolicach jeziora Nagami. Była to jednak rzecz łatwo do wytłumaczenia – że dwie wyprawy zetknęły się na jednej górze przydatnej do obserwacji. Oba bowiem południki dotykały jeziora w dwóch punktach dość od siebie odległych. Stąd okazała się dla astronomów niezbędna potrzeba połączenia geodyzyjnie północnego i południowego brzegu jeziora. Strux opowiedział Anglikom pewne szczegóły wykonywanych przez siebie obserwacji. Od czasu wyjazdu z Kolombergu triangulacja odbywała się bez przeszkody. Mierzony przez niego pułk pułkownika przeżynał krainę urodzajną, nieco wzniesioną, na której z łatwością dawało się urządzić sieć trójkątów. Astronomowie wprawdzie wycierpili dużo od skwaru upałów, lecz nie brakowało im wody. Liczne strumienie zaopatrywały obficie kraj w wodę. Konie i woły odbywały więc, że się tak wyrazimy, przechadzkę śród bujnych pastwisk poprzeżynanych zaroślami i lasami. Rozpalane co noc ogniska trzymały w przyzwoitej odległości gromadzące się dzikie zwierzęta. Okolice zamieszkiwali krajowcy łagodni i spokojni, których gościnność wychwalał Livingstone. Bohiezmani tworzący eskortę karawany, mając pod dostatkiem żywności i napoju, a nie doznając wielkich trudności, nie szemrali. Dnia 20 stycznia wyprawa doszła do góry z Korsją. I obozowała tam od 36 godzin, gdy nagle na równinie przyległej ukazała się horda makololów licząca około tysiąca ludzi. Bohiezmani stworzeni pieschli, pozostawiając Europejczyków na pastwę losu. Makololowie przede wszystkim zrabowali wozy. Szczęściem instrumenty znajdowały się już w murach opuszczonej forteczki. Nadto ocalała szalupa parowca, gdyż jeszcze przed napadem rozbójników złożono ją i spuszczono na wodę w małej zatoce jeziora Nagami. Od tej strony brzeg spadzisty góry dostatecznie ją zabezpiecza od napadu wroga, lecz z przeciwnej stok jest lekki i niezawodnie udałoby się rabusiom zdobycie forteczki, gdyby nie cudowna prawie odsiecz, z jaką na czas przypadli Anglicy. Następnie pułkownik Everest opowiedział Struxowi i jego towarzyszom wypadki, jakich od czasu rozłączenia doznała ekspedycja angielska: trudy i cierpienia, bunt, boki i przeszkody, jakie musiono zwalczyć. Opowiadanie to okazywało, że od czasu rozłączenia los mniej sprzyjał noglikom. Reszta nocy minęła bez wypadku. Buszmeny z marynarzami czuwał nad bezpieczeństwem ogólnym. Makololowie nie ponowili napadu, lecz ich gęste ogniska rozłożone u stóp góry dowodziły, że nie zrzekli się złych zamiarów. Obrazku Europejczycy poczęli badać rozłożoną u ich stóp równinę. Pierwsze promienie zorzy oświeciły całą tę niezmierną przestrzeń. Na południe rozciągała się ponura pustynia, okryta spalonymi trawami. U stóp góry półkolem zalegało ozbowisko makololów, wśród którego roiło się 400 do 500 dzikich. Ogniska obozowe jeszcze gorzały, ćwierci zwierzyny dopalały się na węglach. Widocznie dzicy, pomimo, że cały tabor, wszystkie narzędzia, zwierzęta i zapasy wpadły im w ręce, postanowili wymordować Europejczyków, ażeby zdobyć ich broń, o której skuteczności przekonali się wczoraj z własną szkodą. Uczeni po przejrzeniu stanowiska dzikich odbyli długą naradę z Bushmanem. Należało postanowić coś, lecz to postanowienie zależało od wielu zewnętrznych okoliczności. Nadto w interesie pomiaru południka trzeba było przede wszystkim oznaczyć ściśle położenie geograficzne Skorsiła. Góra ta panowała swym wzniesieniem nad nieprzejrzaną równiną rozciągającą się na południe aż do granicy pustyni Karru. Na wschód i na zachód przestrzeń pustyni nie dosięgała zbyt daleko. Ku zachodowi grunt zaczynał się w niewielkim oddaleniu podnosić, tworząc wzgórza ziemi makololów, których stolica Maketo leży o 100 mil angielskich od jeziora nogami. Na północ z Korsiła zupełnie inny kraj, stanowiący zupełne przeciwieństwo z pustynią. Obfitość wód przenikających niemal każdy sążeń kwadratowej ziemi, bujne pastwiska, liczne lasy. Wody pięknego jeziora zaległy najmniej 100 mil angielskich długości od wschodu na zachód. Największa długość jeziora rozciągała się w poprzek ziem afrykańskich w kierunku równoleżników – ale szerokość jego nie wynosiła więcej niż 30 do 40 mil angielskich. Poza jeziorem ciągnie się kraina lekko falista, przepysznie, urozmaicona lasami i gajkami. Mnóstwo rzek, rzeczek i strumieni niesie stąd wody udownicze królowej rzek tutejszych Zambezi, zwanej przez krajowców Liambią. Ten piękny obraz zamyka łańcuch wysokich wzgórz w odległości 80 mil od jeziora. Ta urocza kraina. Jest jakby oazą rzuconą w pustynię Afryki Południowej. Gęsta sieć żywych wód przyodziewa ją zieloną szatą żyzności. To Zambezi sprawia urodzajność ziemi. Ta potężna wodna arteria jest tym dla podzwrotnikowej Afryki, czym Dunaj dla Europy, a Maranon dla Ameryki Południowej. Panujący nad piękną tą krainą skarcił ma, jak już powiedzieliśmy, nagły spadek ku brzegu jeziora. Jednakże nie tak stromy, ażeby zręczni marynarze nie mogli schodzić na dół i wspinać się na górę. Przy ich pomocy utrzymano związek z szalupą i dostawano wodę. Europejczycy mogli się bronić więc w forteczce tak długo, dokąd by im starczyło żywności. Co jednak dziwiło wszystkich, to pytanie, skąd na szczycie Skorseu wzięła się opuszczona forteczka. Jedynie zapytany Mokum mógł kwestię tę objaśnić, gdyż towarzyszył Livingstonowi w jego podróżach. W okolicie jeziora nogami zapuszczali się często handlarze hebanu i kości słoniowej. Ostatni dostarczają słonie, ale hebanem nie zowią tu znanego drzewa, lecz czarnych niewolników, którymi wrymarczą handlarze. W krainach przerzniętych przez Zambezi roją się jeszcze ci nikczemni spekulanci, podniecając drobnych królików afrykańskich do nieustannych wojen, napadów i rabunków, mających na celu jedynie schwytanie i sprzedanie nieszczęsnych jeńców. Otóż właśnie południowym brzegiem jeziora ciągnęli zwykle drapieżni spekulanci ze swym czarnym towarem. Skorciu niezbyt jeszcze dawno służył im za stację, w której spoczywali przed zapuszczeniem się w dół Zambezi. Ufortykowali oni szczyt góry dla zabezpieczenia zakupionych niewolników i siebie przed napadem tutejszych łupieszczych plemion. Zdarzało się to bowiem, że nieraz tracili nie tylko towar, ale nawet i własne życie. Taki był początek fortecy rozsypującej się dziś w gruzy. Ze zmianą szlaku handlowego forteczka przestała być stacją i nikt nie myślał o jej podtrzymywaniu. Z całych umocnień pozostał tylko półkolisty mur, wygięty łukiem ku południowi, a cięciwą zwrócony ku jezioru. W samym środku tego okolenia wznosiła się reduta z kazamatowym urządzeniem i strzelnicami, ponad którą sterczała drewniana baszta. Ona to posłużyła pułkownikowi za celownik przy ostatnim pomiarze. Forteczka pomimo zniszczenia zapewniała Europejczykom bezpieczne schronienie. Poza grubymi murami, mając wyborną broń od tylcochą, mogli bronić się skutecznie całej armii Makololów, a nawet uczynić pomiar, jeżeli by im tylko nie zabrakło żywności. Amunicji było pod dostatkiem, znajdowała się ona bowiem w skrzynce na wozie przeznaczonym do transportowania szalupy, a to wóz ten, jak wiadomo, nie wpadł w ręce rabusiów, więc ocalała ale daleko gorzej było z żywnością. Wszystkie jej zapasy dostały się w moc makololów, a forteczka była w nią zaopatrzona zaledwie na dwa dni. Trzeba było żywić osiemnastu ludzi, sześciu uczonych, dziesięciu majtków i dwóch przewodników. Taki był stan rzeczy. Po otrzymanych wyjaśnieniach uczeni udali się z Mokumem do Kazamat, marynarze zaś zaciągnęli warty na murach. Na śniadanie wszyscy otrzymali bardzo szczupłą rację pokarmów. Radzono nad groźnym położeniem, w jakie wprawiał oddział brak żywności, a nikt nie umiał dać rady odpowiedniej, aby zapobiec zbliżającemu się głodowi, gdy wreszcie głos zabrał Mokum: Trwoży panów brak żywności, mogącej starczyć zaledwie na dwa dni. Ale pytam się was, co nas zmusza tak długo pozostać w jej murach? Czyż nie możemy opuścić jej jutro, dziś nawet? Cóż nam przeszkadza? Makolelowie? Ależ oni nie umieją biegać po wodzie. A ja was w paru godzinach przywiozę parowcem na północny brzeg jeziora. Na ten wniosek uczeni spojrzeli po sobie i po Mokumie, dziwiąc się, że na myśl im nie przyszedł ten tak prosty sposób ratunku. W samej rzeczy nie mogli wpaść na ten pomysł i nie powinni byli o nim myśleć, gdyż ci bohaterowie nauki zanadto to byli zajęci szczytnym celem pamiętnej wyprawy, ażeby mogli pomyśleć o własnym bezpieczeństwie. Sir John Murray pierwszy zabrał głos, odpowiadając Bushmanowi. Mój zacny mokumie, jeszcześmy nie ukończyli prac naszych. Jakich prac? Pomiaru południka. Sądzisz więc pan, że makololowie troszczą się o wasz południk? Prawdopodobnie nie troszczą się wcale, odpowiedział John, ale za to my się troszczymy i nie oddalimy się stąd bez osiągnięcia naszego celu, nieprawdaż koledzy? Nie inaczej odrzekł pułkownik w imieniu wszystkich. Nie zaprzestaniemy pomiaru, dopóki chociaż jeden z nas pozostanie przy życiu, dopóki jeden będzie w stanie przyłożyć oko do lunety i zapisywać miary kątów. Z lunetą w jednej, ze sztucerem w drugiej ręce będziemy pracowali aż do ostatniego tchnienia. Hucznym okrzykiem powitali uczeni tę przemowę, stawiając interes nauki ponad bezpieczeństwo życia. Bushman popatrzył chwilę na uczonych, Wzruszył ramionami, ale nie zdobył się na odpowiedź. Pojął ich wybornie. Zgodzono się więc, aby bądź co bądź prowadzić dalej prace geodezyjne. Lękano się jednak, czy nie stanie im na przeszkodzie położenie miejscowe mianowicie niemożność obrania punktu celowego za jeziorem Nygami. Zwrócono się w tej kwestii do Mateusza Struxa, który, przebywając od dwóch dni na szczycie góry, powinien by dotąd zastanowić się nad tą okolicznością. Panowie, odrzekł, czeka nas praca trudna i drobiazgowa, wymagająca cierpliwości i gorliwości, możemy ją wszakże dokonać. Idzie nam o połączenie Scorsiła z jakimś punktem trygonometrycznym poza jeziorem. Punkt taki rzeczywiście istnieje i obrałem go. Wznosi się on na północnym zachodzie jeziora, takiż obok nowego trójkąta przetnie w kierunku skośnym. Jeżeli więc jest taki punkt, na czymże więc polega trudność? zapytał pułkownik. Na zbyt wielkiej odległości pomiędzy nimi a skorsiłem. Jak wielka jest ta odległość? Najmniej 120 mil angielskich No, przecież nasza luneta na tę odległość wystarczy wiem o tym, lecz potrzeba zapalić sygnał na szczycie A więc go zapalimy lecz trzeba tam zanieść przyrząd elektryczny do wzniesienia światła zaniesiemy go. Ale w czasie tego wypadnie bronić się przeciwko makololom, zarzucił Mokum. Będziemy się bronili. I cóż, Mokumie? Panowie, jestem na Wasze rozkazy, rzekł Mokum. Spełnię, co rozkażecie. Człowiek więc pełen poświęcenia dzielny Bushman zakończył naradę, od wyniku której zawisła cała przyszłość wyprawy. Uczeni zgodni pomiędzy sobą i gotowi na wszystko poświęcać dla nauki, wyszli z kazamaty dla rozpoznania kraju rozciągającego się poza jeziorem Negami. Mateusz Stroks wskazał im szczyt przed siebie wybrany. Był to wierzchołek góry Volkiri, mający kształt kręgla, a tak oddalony, że go zaledwie dostrzec można było w niezmiernej odległości. Góra ta bardzo wysoka, lecz mimo oddalenia sygnału elektryczny dałby się widzieć przez wyborne szkła lunet, jakie posiadała ekspedycja. Największa jednak trudność zachodziła w tym, że baterię elektryczną trzeba było zanieść i wywindować na górę. Kąt utworzony przez Walkiri i Scorsję, a przez tę ostatnią górę z punktem zajmowanym poprzednio przez Anglików, zakończyłby pomiar, gdyż szczyt Walkirii leżał poza dwudziestym równoleżnikiem. Łatwo pojąć wielką doniosłość tej operacji i zapał, z jakim uczeni starali się przełamać tę ostatnią trudność. Należało przede wszystkim postarać się o przeniesienie baterii. Znaczyło to przebyć 100 mil nieznanego kraju. William Emery i Michał Zorn podjęli się tego zadania. Ofiary te przyjęto, a miał im towarzyszyć naczelnik bohiesmanów towarzyszących karawani Struxa. Natychmiast przygotowali się do podróży. Szło o przebycie jeziora. Ochotnicy nie chcieli zabierać parowca, bo potrzebny był dla pozostałych kolegów na wypadek, gdyby byli zmuszeni oddalić się nagle po skończeniu prac. Jezioro można było przepłynąć w z skory lekkiej, a trwałej, jakie krajowcy bardzo szybko umieją sporządzić. Mokum z Numbem spuścili się na brzeg jeziora, gdzie rosły drzewa skorą przydatną do zbudowania czółna. Zajęli się więc pracą i wkrótce ją ukończyli. O godzinie ósmej wieczorem włożono na członko baterię elektryczną, potrzebne narzędzia, broń, amunicję i cokolwiek żywności. Umówiono się, że punktem zbornym będzie mała zatoka na południowym brzegu jeziora, którą Mokum znał dobrze. Na koniec postanowiono, żeby skoro tylko zabuśnie sygnał na Wolkili, pułkownik rozpalił takiż sam na Skorsuje, iżby dwaj młodzi astronomowie mogli nawzajem zdjąć rozwartość kąta. Pożegnawszy kolegów, dwaj młodzi przyjaciele spuścili się na brzeg jeziora. Poprzedzał ich przewodnik i dwóch majtków. Ciemność zaległa okolice. Odwiązano czółno, a lekki statek pod naciskiem wioseł w cichości zaczął próć czarne wody jeziora. Rozdział 20. Dziesięć dni oblężenia. Ze ściśniętym sercem przyglądali się pozostali odpłynięciu dwóch młodych towarzyszów. Ileż trudów, ileż niebezpieczeństw czekało tych odważnych młodzieńców mających przebyć sto mil nieznanego kraju. Bushman pocieszał ich, wychwalając przebiegłość i odwagę przewodnika. Należało się spodziewać, że makololowie, zbyt zajęci oblężeniem z nie pomyślą nawet o północnych brzegach jeziora. Twierdził on, że pozostali w forteczce narażeni są na daleko większe niebezpieczeństwo aniżeli dwaj młodzi astronomowie w drodze do Wolkirii. Przez całą noc Mokum i marynarze zmieniali się na czatach. Ciemność sprzyjała zdradzieckim zamiarom dzikich, lecz płazy te, jakich Mokum nazywał, nie mieli odwagi wdzierać się na górę. Być może, że oczekiwali posiłków, ażeby potem wedrzeć się na wierzchołek jednocześnie ze wszystkich stron – i ogromną liczbą przezwyciężyć wszelki opór oblężonych. Strzelec nie pomylił się w przypuszczeniach. Nazajutrz rano pułkownik dostrzegł, że hordy dzikich znacznie się powiększyły. Obozowisko ich, doskonale rozłożone u stóp góry, nie dopuszczało myśleć o ucieczce. Na szczęście nie mogli rozstawić czat od strony jeziora z powodu niedostępności brzegu, a w razie konieczności oblężeni mogli tamtędy uchodzić lecz o ucieczce nikt nie myślał. Europejczycy zajmowali posterunek naukowy. Szło o ich honor, nie mogli go opuścić. Pod tym względem zgadzali się ze sobą zupełnie. Ślady dawnych właśnie między Sztruksem a Everestem zniknęły. Nigdy nie wspomniano o wojnie toczonej przez dwa mocarstwa. Obydwaj uczeni zmierzali do jednego celu. Obaj pragnęli dojść do niego i spełnić zadanie naukowe należące do całego cywilizowanego świata. Oczekując na zapalenie sygnału, astronomowie zajęli się ukończeniem obliczeń poprzedniego pomiaru. Czynność ta polegała na zmierzeniu dwoma lunetami pod kątem dwóch poprzednich punktów trygonometrycznych. Dokonywano jej łatwo, a Mikołaj Palander zapisał wynik obliczeń. W czasie następnych nocy miano przedsiębrać liczne obserwacje wysokości gwiazd stałych dla otrzymania jak najdokładniejszej szerokości geograficznej, pod którą leżał Skorsiu. Zachodziło jeszcze jedno ważne pytanie, do rozwiązania którego zawezwano pomocy Mokuma, a mianowicie o obliczenie, jak prędko Zorn i Emery będą mogli dostać się na górę Walkiri i zapalić sygnał mający być ostatnim punktem trygonometrycznym robionych pomiarów. Bushman twierdził, że aby dostać się na miejsce, potrzeba pięciu dni. W samej rzeczy, na przebycie 100 mil angielskich, idąc pieszo i przebywając często strumienie przerzynające okolice za jeziorne. Pięć dni nie było za wiele. Przyjęto więc sześć dni jako maksimum i na tej podstawie postanowiono rozdzielać racje żywności. Pozostała żywność znajdowała się w bardzo małym zapasie. Częściej musiano dać wyprawionym, aby mieli czym żyć, zanim im uda się coś upalować. Reszta zaledwie wystarczała na dwie zwykłe racje dzienne dla wszystkich z załogi. Było tam kilka funtów sucharów, nieco mięsa suszonego i pemikanu. Pułkownik Everest za zgodą kolegów zdecydował, żeby rację zmniejszyć do jednej trzeciej. Tak żyjąc można było doczekać się chwili, w której oczekiwanie światło zabłyśnie na kręcach winokręgu. Czterech uczonych Europejczyków, ośmiu ich majtków i buszmen zapewne ucierpią na tym niedostatecznym pożywieniu, ale ludzie pci byli wyższymi na te zwykłe ludzkie cierpienia. — Zresztą nikt nam nie zabroni polować — dorzucił ser John Murray — Bushman wstrząsnął głową z niedowierzaniem. Niepodobna, aby na górę tę odosobnioną mogła się zabłąkać zwierzyna. Nie szkodziło jednak mieć broń w pogotowiu na wypadek, gdyby się coś trafiło. Po tym postanowieniu trzej astronomowie zajęli się porównywaniem i sprawdzaniem cyfr zapisanych przez Mikołaja Palandra. Sir John Murray zaś w towarzystwie Mokuma opuścił forteczkę i przedsięwziął zbadać stoki góry, na której stała. Makololowie, obozujący spokojnie o stóp skorsiła, nie spieszyli się wcale z atakiem. Być może, że mieli zamiar ogłodzić oblężonych. Pozycie góry zbadano w krótkim czasie. Płaskowyż, na którym wznosiła się zrujnowana forteczka, miała zaledwie parę set sążni największej średnicy. Ziemię pokrywały dość bujne zioła pomieszane z gęstą krzewiną. Rosły tu mieczyki, wrzosy i inne górskie rośliny. Na spadzistych bokach, przerywanych starczącymi załomami skał, były zarośla tarniny, obsypane białym kwieciem. Zwierząt nie dostrzeżono zupełnie. Po całogodzinnym oczekiwaniu nic się nie ukazało. Kilka ptaszy na czerwonych dziobkach i ciemnym upierzeniu przelatywało z gałązki na gałązkę. Sir John nie dał do nich ognia, bo za pierwszym strzałem pierzchnęłoby niezawodnie całe statko. Nie było więc nadziei, ażeby polowanie mogło powiększyć zapasy spiżarniowe. Będziemy łowili ryby w jeziorze! odezwał się sir John, wpatrując się we wspaniałe zwierciadło wody u stóp góry roztoczone. Łowić ryby bez sieci i wędek, odparł buszman, znaczy to samo, co chcieć chwytać ptaki rękami. Lecz nie rozpaczajmy. Wydobyliśmy się już z niejednego kłopotu, a może przypadek i tym razem nam poszczęści. Przypadek, mówił sir John, przypadek dobry, jeżeli Bóg go nastręczy. Ach, ten przypadek to najlepszy aprowizator, najdoskonalszy geniusz opiekuńczy. On to połączył nas z przyjaciółmi, on ich doprowadził tam, gdzie my musieliśmy iść koniecznie. A da Bóg wszystkich nas zawiedzie do upragnionego celu. I on nas wyżywi! Nie inaczej, mój dzielny przyjacielu, on nas wyżywi, a dokonawszy tego, spełni tylko swoją powinność. Słowa szlachetnego anglika nie zupełnie trafiły do przekonania Bushmana. Wprawdzie przypadek niekiedy czynił ludziom przysługi, wszelako należało mu dopomagać i strzelec postanowił dopomagać mu. Dnia 25 stycznia nie zaszła żadna zmiana w położeniu naszych przyjaciół ani ich wrogów. Makolelowie obozowali spokojnie. Stada ich wołów i owiec pasły się na pięknych pastwiskach, zasinanych pod skórnymi wodami. Złupione wozy umieszczono w koczowisku. Niewiasty i dzieci dzikich przybyły tu za wojownikami, zajmowały się wykonywaniem prac domowych. Niekiedy któryś z ich wodzów, łatwy do rozpoznania po bogatym odzieniu, podchodził ku górze i rozpytywał najdostępniejsze ścieżki prowadzące na szczyt góry. Ale kura posłana ze szczytu wnet mu odbierała ochotę do dalszych badań. Makololowie na każdy strzał odpowiadali wojennym okrzykiem, wstrząsali asagajami, Wypuszczali kilka nieszkodliwych strzałów i wszystko znów powracało do dawnego spokoju. Nazajutrz jednak dzicy przedsięwzięli napad. W liczbie pięćdziesięciu poczęli równocześnie z trzech stron wdrapywać się na górę. Natychmiast cała załoga udała się na mury. Europejska broń odtylcowa, szybko nabijana, zrządziła spustoszenie w szeregach napastników. Około piętnastu ubito, a reszta pierzchła w nieładzie. Atak ten jednak zaniepokoił oblężonych. Pomimo szybkości strzałów, widoczne było, że liczba zdoła przemoc. Gdyby równocześnie kilkuset makololów rzuciło się ze wszech stron na górę, nie sposób byłoby ich odeprzeć. Niebezpieczeństwo to nasunęło ser Maryjowi myśl, żeby użyć do obrony karteczownicy, która stanowiła potężne uzbrojenie szalupy parowej. Trudno jednakże wywlec taki ciężar na górę, po skalistym i nagłym stoku. Jednak marynarze okazali tyle zapału i zręczności, że to straszliwe wojenne narzędzie zostało w nocy 26 stycznia wywindowane i ustawione w strzelnicy muru otaczającego forteczkę. Dwadzieścia pięć wachlarzowato rozłożonych lów mogło swym ogniem ostrzeliwać cały front fortyfikacji. Makolololowie pierwsi w Afryce mieli się zapoznać z tą niszczącą bronią, którą w kilkanaście lat później ucywilizowane narody europejskie sprawiały straszne rzezie. Od chwili swojej przymusowej bezczynności astronomowie poświęcali cały czas na pomiar wysokości gwiazd. Czyste niebo i nadzwyczaj suche powietrze pozwoliły im robić wyborne obserwacje. Szerokość geograficzna Scorsiła wynosiła 20 stopni, 37 minut, 18 setnych i 268 tysięcznych. Wynik dochodzący aż do jednej tysięcznej sekundy odpowiadającej jednej trzeciej sążnia na powierzchni Ziemi. Nie można życzyć sobie większej dokładności. Pomiar ten przekonał ich, że nie znajdowali się dalej jako pół stopnia od północnego końca południka, że trójkąt, za którego wierzchołek obrali górę Volkiri, zakończy sieć trygonometryczną. Noc z 26 na 27 przeszła spokojnie. Następny dzień wydawał się obężonym nadzwyczajnie długi. Piąty to dzień od czasu odpłynięcia dwóch astronomów. Jeżeli im się powodziła podróż, powinni by dziś właśnie dotrzeć do podnóża góry Wolkiri. Wypadało więc przez całą noc wytężać wzrok w tę stronę, czy nie zajaśnie je sygnał. Pułkownik Averest i Mateusz Straks jeszcze za dnia wycelowali lunetę tak, aby sam szczyt padał na ognisko szkła. Ostrożność ta zabezpieczała od wyszukiwania śród nocy oznaczonego punktu, co byłoby nadzwyczaj trudne. Przy jej zachowaniu, skoro by tylko zabłysło światło na wierzchołku, w tejże samej chwili doszłoby do oka obserwatora i pozwoliło oznaczyć otrzymany kąt. W ciągu rzecznego dnia ser John Murray na próżno przebiegał boki góry ze strzelbą. Nie ukazało się najmniejsze zwierzątko. Nawet spłoszone przez niego ptaki pouciekały na brzeg jeziora schronić się w gajach. Zrzymał się szlachetny myśliwiec. Irytowało go to niepospolicie, bo teraz nie dla rozrywki, jak najczęściej, ale z potrzeby polował. Pragnął złagodzić głód swych towarzyszów, a ma się rozumieć, że i swój także, gdyż potężna budowa ser Johna wymagała niemałego paliwa. I na jednej trzeciej części racji, nie mogąc obstać, doznawał strogiego głodu. Jego towarzysze okazywali się mniej drażliwi na niedostatek pokarmu, bądź że ich żołądki mniejsze i organizm szczuplejszy, bądź też, że niektórym, jak na przykład niezrównanemu palandrowi, dokładne obliczenie kąta optycznego doskonale zastępowało bewsztyk, a wygrowana gwiazda na zenicie soczysty rozbew. Marynarze i Bushman podobnież doznawali głodu jak wielce szanowany dżentelmen, dającego się tym bardziej uczuć, że żywność była na schyłku. Dzień jeszcze jeden, a nie zostanie jedna okruszyna suchera. Jeżeli więc wyprawieni opóźnili się w drodze, to załoga zostanie doprowadzona do ostateczności. Cała noc z 27 na 28 stycznia zeszła na obserwowanie Walkiri. Widnokrąg pozostawał ciemny. Światełko nie zabłysło. Oznaczony przez astronomów dla Williama i Zorna termin zaledwie dobiegł. Nie pozostawało więc, jak tylko czekać cierpliwie. W dniu 28 stycznia garnizon spożył ostatni sucher i ostatni kęs mięsa. Zwątpienie jednak nie ogarnęło tych dzielnych ludzi. Postanowili żywić się ziołami, a wytrwać na stanowisku. Noc z 28 na 29 nie wydała żadnego rezultatu. Raz albo dwa. Zdawało się obserwatorom, że widzą światło, lecz po sprawdzeniu przekonali się, że pochodzi ono od gwiazdy wynurzającej się spod winnokręgu. Cały dzień następny wszyscy nic nie jedli. Kilkudniowe przyzwyczajenie do małej ilości pokarmu znać zwęziło takich żołądki, że głód niezbyt im dokuczał, ale jeżeli opatrzność nie ześle im na zajutrz jakiej pomocy, to ulegną srogim cierpieniom. Lecz opatrzność następnego dnia nie zesłała im pożywienia. Na próżno sir John Mary wytężonym wzrokiem upatrywał jakiejkolwiek zwierzyny. Nic się nie nasuwało na strzał celnego myśliwca, a jakże załoga pragnęła choćby najmniejszej odrobinki pokarmu. Sir John i Mokum, dręczeni głodem, który im szerpał wnętrzności, poczęli krążyć pod szczytem Skorsiła. Szukali czegoś, czyżby zamyślali spróbować trawy tam obficie rosnącej? Ach, czemuż nie jesteśmy bydlętami! Zawołał ser John, jakżebyśmy mogli najeść się na tym pastwisku, a tu ani zwierzęcia, ani ptaszyny. Cóż bym dał za to, gdybym mógł na kwadrans zostać bydlęciem? Mówiąc to, rzucił się na obszerną płaszczyznę wód rozlaną pod jego stopami. Majtkowie próbowali złowić ryby, ale nadaremnie. Ptactwo wodne za ich zbliżeniem się ulatywało w dal. Biedny ser John, biedny mokum zaledwie powłóczyli nogami. Zmęczeni do najwyższego stopnia rzucili się na ziemię o stóp pagórka na kilka stóp wysokiego. Niby sen a raczej odrętwienia ogarnęło ich z wolna, tak że sami nie wiedzieli, kiedy im się ociężałe powieki zamknęły. Z wolna zapadali w stan zupełnego odrętwienia. Próżnia, którą uczuwali wewnątrz, odbierała im ostatnie siły, doznawali przy tym dziwnej jakiejś boleści, której przecież poddawali się obojętnie. Jak długo trwał ten stan odrętwienia, ani sir John, ani Bushman nie potrafiliby powiedzieć. Lecz w godzinę później zbudziły Anglika liczne i dokuczliwe ukłucia. Otrząsnął się, przewrócił i usiłował zasnąć, ale zniecierpliwiony ustawicznym kłóciem zmuszony został do otworzenia oczu. Roje białych mrówek, czyli termitów, literalnie go obsiadły. Ręce, twarz, całe ciało było nimi pokryte. Na widok ten zerwał się na nogi. I tym gwałtownym ruchem zbudził Mokuma, lecz Bushman zamiast opędzać się od mrówek, zaczął je zbierać garściami i chciwie pożerać. — Co robisz, Mokumie? — zawołał ze wstrętem Anglik. — Jedz, panie, jedz jak ja! — mówił Bushman, nie przerywając uczty. — To ryż manów. Mokum nazwał mrówki ryżem, jak je zowią bohiesmanowie, uważający owad ten za przysmak. Pożerają oni zarówno czarne jak i białe mrówki, lecz ostatnie cenią bardziej niż pierwsze. Pożywienie to ma tę tylko wadę, że dla nasycenia trzeba spożyć ogromne masy mrówek. Dla zaradzenia tej niedogodności krajowcy dodają do mrówek nieco gumy arabskiej, lecz ponieważ na skorsiły nie rosły mimozy wydające gumę, przeto Mokum zmuszony był spożywać je bez przyprawy. Głód szarpiący wnętrznościami serdżona i widok buszmena raczącego się z takim apetytem skłoniły serdżona do przezwyciężenia wstrętu i naśladowania strzelca. Mrówki rojami wychodziły z wielkiego mrowiska, a raczej kopca, pod którym spali dwaj myśliwi. Serdżon garściami wsypywał je do ust i wkrótce zasmakował w tej osobliwej potrawie. Kwaś z przenikające owady miał przyjemny smak, a zwolna Sir John uczuł ustępujące boleści głodu. Mokum nie zapomniał o towarzyszach niedoli, pobiegł do forteczki i sprowadził cały garnizon. Majtkowie bez wahania poczęli pożerać mrówki. Everest, Strax i Palander chwilowo wstrzymywali się, ale przykład ser Johna Maria zachęcił ich i biedni uczeni na wpół martwi z wycięczenia rzucili się na termity i zaczęli zajadać je z apetytem, oszukując próżny żołądek. Przypadek jednak dostarczył im wkrótce jędrniejszego pożywienia. Mokum, chcąc dostarczyć większą ilość pokarmu, postanowił rozburzyć mrowisko. Był to kopiec stożkowaty, około którego znajdowało się kilka innych pomniejszych. Strzelec zadał już kilka potężnych ciosów siekierą, gdy nagle usłyszał wewnątrz jakieś dziwne mruczenie. Natychmiast przestał uderzać i nadsłuchiwał. Wszyscy zachowując jak najgłębsze milczenie naśladowali go. Mruk dochodził coraz wyraźniej. Bushman zatarł ręce z radości. Nie wyrzekł ani słowa, ale oczy jego dziwnie błyszczały. Uderzając raz po raz w tego gniazdo termitów, usiłował wybić w nim otwór na stopę kwadratową. Mrówki uciekały we wszystkie strony, ale strzelec bynajmniej na to nie zważał i podczas gdy inni napychali nimi worki, wyrąbywał ścianę. Naraz w otworze pojawiło się dziwaczne, kudłate zwierzę. Był to czworonuk z długim, wydłużonym ryjem, niewielką paszczą z wysuwalnym językiem, uszy miał stojące, ogon długi, spiczasty. popielato rudawe kudły pokrywały jego ciało o krótkich nogach zakończonych długimi i ostrymi szponami. Jedno uderzenie siekierą w ryj powaliło go trupem. Otóż mamy i pieczęć, moi panowie, na którą już dłużej czekaliście. Tym wam lepiej będzie smakować. Dalej rozpalić ogień, stempel od strzelby posłuży nam za rożen. Będziemy mieli ucztę, jakiej nie mieliśmy jeszcze nigdy. Bushman nie przesadzał wcale. Ubity zwierz, którego szybko odprawił i obdarował ze skóry, był mrówkojadem. Holendrzy nazywają go świnią ziemną. Jest to najstraszliwszy nieprzyjaciel mrówek. Burzy on ich gniazda, a jeżeli uda mu się zakraść w mrowisko, wsuwa w nie długi, lepki język, a gdy go mrówki oblegną, wyciąga i połyka. Pieczeń wkrótce była gotowa. Może należałoby jeszcze kilkanaście razy obrócić ją narożnie, lecz zgłodniałem zabrakło cierpliwości. Mięso przesiąknięte kwasem mrówkowym wydawało mi się bardzo smaczne, drugą połowę zachowano na później. Po tej uczcie wraz z odzyskanymi siłami energia ożywiła tych dzielnych ludzi. A zaprawdę potrzeba im było tej energii, bo i następnej nocy zbawienne światło nie zabłysło na szczycie Walkirii. Rozdział 21. Fiat Lux. William i jego mały oddział od ośmiu dni opuścił obóz. Jakież przygody opóźniły ich pochód? Czyż wstrzymała ich jaka nieprzezwyciężona zapora? Skąd pochodzi to opóźnienie? Czyżby dwaj astronomowie ulegli jakiemu wypadkowi? Czy ich śmierć spotkała? Łatwo pojąć przejście od nadziei do zwątpienia, a od tego do rozpaczy. Uczuć tych kolejno doświadczyli zamknięci w Forterce. Ich koledzy, ich przyjaciele już przeszło tydzień byli w drodze, a przecież w pięciu, a najdalej w sześciu dniach winni byli stanąć na górze. Nie można ich przecież posądzać o brak odwagi, energii i wytrwałości. Wiedzieli dobrze, że od dostania się na ich szczyt wolkiri zależało powodzenie wyprawy, powodzenie się wielkiego przedsięwzięcia. Skoro więc wiedzieli, któż by odważył się przypuścić, że zaniedbali się w czymkolwiek. Takiego podejrzenia nikt nie śmiałby na nich rzucić. Jeżeli więc dotąd nie zabłysnęło światło na szczycie walki, znać, że zginęli, lub też popadli w jazer koczujących plemion. Te smutne myśli zajmowały bez przerwy czterech uczonych. Z gorączkową niecierpliwością oczekiwali nadejścia nocy, ażeby jak najprędzej rozpocząć obserwację, aby stanąwszy przy lunecie z okiem wlepionym w oddolony punkt, nie oddychając, prawie oczekiwać sygnału. Wszystkie nadzieje, wszystkie oczekiwania, całe ich życie skupiło się na tym maleńkim szkiełku lunety, przez które miało zabłysnąć zbawcze światło. Przez cały tedy dzień błądzili w milczeniu po stokach góry, zatopieni w jednej tylko myśli. Zaprawdę, ani dotychczasowe trudy, nieznośne upały, dzikie zwierzęta, ni pragnienie i głód nie dokuczały im tyle, ile ta chwila niecierpliwego oczekiwania. W dniu tym spożyto resztę mrówkojada. Kto się dostatecznie nie nasycił, szedł do mrowiska dopełnić obiadu termitami. Na koniec zapadła noc ciemna, bezksiężycowa, cicha, wyporna do obserwacji. Światło jednak nie ukazało się na Walkini. Już zorze zarumieniły niebo na wschodzie, już zabłysły pierwsze promienie słońca, a jeszcze astronomowie stali przy lunecie z wytężonym wzrokiem. Pułkownik i Struks niezmordowanie wytrwali. Na koniec słońce zajaśniało w całym blasku, dalsza obserwacja stała się niemożliwa. Ze strony dzikich nie zachodziła najmniejsza obawa. Makolalowie postanowili głodem zmusić załogę do poddania się. W istocie łatwo to mogło nastąpić. Przez cały następny dzień głód zadawał męczarnie załodze uwięzionej na skorzyły. a nieszczęśni Europejczycy starali się go ukoić rzuciem korzeni mieczyka rosnącego obficie na stokach góry. Więźnie? Alboż nimi nie byli? Nie dopóki szalupa parowa mogła ich przewieźć na drugi brzeg jeziora w okolice Rzyzny, gdzie by im nie zabrakło ani zwierzyni, ani soczystych owoców, ani dziko rosnących warzyw. Nie myślano o tym, żeby wyprawić mokuma na północny brzeg jeziora, iżby tam zapolował i dostarczył żywności. Nieraz myślano o tym, aby wyprawić mokuma na północny brzeg jeziora, iżby tam zapolował i dostarczył żywności. Lecz cóż by się stało, gdyby makulolowie dostrzegli ten ruch, lub gdyby na przeciwnym brzegu strzelec dostał się w ręce koczownych rabusiów? Stracono by łódź, a z nią ostatni środek ratunku. Odrzucono więc ten projekt. Postanowili ocalić się lub umrzeć razem. O opuszczeniu skorsyła przed dokonaniem pomiaru południka nawet mowy nie było. Należało czekać aż do zniknięcia ostatniej nadziei. Wreszcie szło o cierpliwość, a te mieli. Kiedy Arago, Biot i Rodríguez, mówił pułkownik do zgromadzonych towarzyszy, postanowili przedłużyć pomiar południka Dunkierki aż do Ibizy, znajdowali się w położeniu naszym podobnym. Chodziło o połączenie wyspy tej z lądem hiszpańskim za pomocą trójkąta, którego boki wynosiły przeszło 120 mil angielskich. Astronom Rodríguez zajął najwyższy szczyt wyspy i utrzymywał na nim płonący ogień. W tym samym czasie francuscy uczeni przepędzali czas pod namiotami o 100 mil lodniego w Puszczy de las Palmas. Przez 60 nocy Arago i Biot czatowali na sygnał, który mieli zdjąć. Zrozpaczeni mieli już zaprzestać roboty, gdy w 61 nocy zabłysło wyglądane światło, które tylko stałą nieruchomością odróżniało się od gwiazd. Jak to panowie? Oni oczekiwali 61 nocy. Czego astronomowie francuscy i hiszpańscy dokazali dla dobra nauki, czyż my dokonać nie zdołamy? Okrzyku niesienia odpowiedział na ze przemowę, a jednak mogli odpowiedzieć pułkownikowi, że ani Biot ani Arago nie doznawali męczarni głodu przez cały czas pobytu w puszczy Las Palmas. W ciągu dnia pojawił się ruch niezwykły w obozie Mokololów. Biegali oni szybko tu i ówdzie, co wielce zaniepokoiło Bushmana. Czyżby w nocy zamierzali uderzyć na fortyczkę, albo też zwinąć obóz. Po dokładnym rozpatrzeniu się doszedł do przekonania, że ułożyli napad. Wojownicy gotowali broń, kobiety zaś dzieci do obozu przybyły, opuściły go i pod dowództwem kilku zbrojnych udały się ku zachodniemu brzegowi jeziora. Prawdopodobnie oblegający postanowili raz jeszcze popróbować zdobycia szturmem twierzy przed powrotem do swej stolicy Maketo. Bushman zawiadomił Europejczyków o wypadku swoich spostrzeżeń. Postanowiono więc podwoić czujność podczas nocy i trzymać broń w pogotowiu. Liczba wrogów była bardzo znaczna. Nic im nie przeszkadzało z dwóch stron po kilkaset rzucić się na stoki góry. Mury forteczki w wielu miejscach rozwalone nie wytrzymałyby ich postępu. Pułkownik uważał za potrzebne wydać pierwsze rozporządzenie na wypadek, gdyby oblężeni zostali zmuszeni do cofnięcia się i chwilowego opuszczenia stanowiska. Parowiec powinien był być gotowy do wyruszenia na wodę za pierwszym znakiem. Jeden z marynarzy otrzymał rozkaz rozniecenia ognia pod kotłem i przysposobienia pary na przypadek ucieczki, lecz polecono mu wstrzymać się z tym aż do zachodu słońca inaczej bowiem nieprzyjaciel dowiedziałby się o istnieniu statku. Wieczerza składała się z termitów i cebulek Smutne pożywienie dla ludzi mających się bić, lecz to bynajmniej nie osłabiło mężnych i gotowych na wszystko. Po godzinie szóstej, gdy noc zapadła z szybkością właściwą Ukrainą podzwrotnikowym, marynarz spuścił się po urwiskach skalnych na dół, ażeby rozpalić ogień pod kotłem maszyny. Rozumie się, że pułkownik postanowił chodzić dopiero w razie ostatecznym, gdyby już dłużej niepodobne było trzymać się w fortecy. Nie miał siły do opuszczenia jej, bo lada chwila mógł zabłysnąć ogień wzniecony przez wysłańców. Innych marynarzy rozstawiono poza murem opasającym forteczkę, polecając bronić wyłomów do ostateczności. Broni przygotowano. Kartaczownica nabita i zaopatrzona w zapasowe naboje wystawiała swe straszliwe lufy z otworu strzelnicy. Na oczekiwaniu zeszło kilka godzin. Pułkownik Everest i Strux naprzemian czuwali przy szkle nety umieszczonej na szczycie baszty, wyczekując pojawienia się sygnału. Krańce widnokręgu pogrążone były w cieniu, lecz za to na zenicie błyszczały konstelacje w całej świetności. Najmniejszy wietrzyk nie wzruszał powietrza, cisza uroczysta panowała dokoła. Tymczasem Bushman, zajmujący wyskok skały, przysłuchiwał się szmerowi, który głucho podchodził z doliny. Zwolna szmer stawał się coraz wyraźniejszy. Mokum nie zawiodł się na swoich przypuszczeniach. Makololowie gotowali się do ostatecznego szturmu. Aż do dziesiątej atakujący nie poruszyli się. Ognie ich obozowiska zwolna gasły. Pola i równiny pogrążyły się w ciemnościach. Naraz Bushman dostrzegł cienie poruszające się po bokach góry. Dzicy byli już zaledwie o stu stóp poniżej muru. — Dobroni! Dobroni! — wrzasnął Bushman — Natychmiast szczupła załoga wysunęła się przed południowy front i rzęsistym ogniem powitała napastników. Dzicy odpowiedzieli na to okrzykiem wojennym i, pomimo celnego ognia, nie przestawali piąć się do góry. Przy świetle strzałów, prostrzeżono takie mnóstwo dzikich, że wszelki opór zdawał się niemożliwy. Jednak celne i niechybiające kule sprawiały straszliwą rzeź w ich gromadach. Makolelowie padali kupami i jeden przez drugiego staczali się na sam dół. W krótkich przerwach pomiędzy strzałami można było słyszeć ich krzyk, jakby dzikich zwierząt. Mimo to szli naprzód wytrwale, w ścieśnionych szeregach, coraz wyżej i wyżej, nie wypuszczając ani jednej strzały, gdyż zbyt im było spieszno dostać się na wierzch. Pułkownik strzelał na czele oddziału. Jego towarzysze dzielnie go wspierali swym ogniem, nie wyłączając palandra – który może po raz pierwszy w życiu miał broń w ręku. Sir John dawał dowody cudów zręczności. To na tej, to na owej skale stawał, przyklękał, schylając się, dając tak szybko ognia, że mu się sztucer od gęstych strzałów rozpalił. Bushman zachowywał zimną krew, strzelał ze spokojem i był pewny siebie, śmiały i cierpliwy, jakim go znamy. Lecz ani nadzwyczajna odwaga, ani pewność strzału, ani doskonałość broni nie mogły podołać liczbie. Każdego z poległych zastępowało dwudziestu nowych wojowników. Za wiele ich było na trzynastu ludzi broniących forteczki. Po półgodzinnym oporze pułkownik uznał, że dłużej trudno się bronić, że liczba go zgniecie. W samej rzeczy nie tylko frontem góry, ale i bokiem wdzierały się tłumy dzikich. Trupy jednych służyły za stopnie drugim. Niektórzy porywali trupy w ręce, i zasłaniając się nimi jak puklerze, mępieli się w górę. Scena ta oświetlona krótkimi czerwonymi odbłyskami strzałów była przerażająca. Europejczycy wiedzieli o tym dobrze, że nie mogą spodziewać się żadnej litości od okrutnych wrogów. Niczym były najstraszliwsze zwierzęta afrykańskie w porównaniu z zażartymi makololami. Okrucieństwem zawstydziliby tygrysy, gdyby szczęściem Afryka ich nie wydawała. O wpół do jedenastej pierwsze zastępy dzikich wdarły się na płaskowyż tworzący wierzch góry. Oblężeni nie mogli wdać się w bój ręczny z hordą rozbójników, bo broń palna w tym przypadku była nieużyteczna, a liczba by ich zgniotła. Należało szukać schronienia za murem. Na szczęście mały oddziałek był jeszcze nietknięty, bo makololowie, jak już mówiliśmy, nie używali ani strzał, ni dzirytów. — Za mury! — potężnym głosem pułkownik. Jeszcze raz dawszy ognia, oblężeni idąc za przykładem wodza schronili się za mury. Dzieci powitali odwrót radosnym okrzykiem wojennym i poczęli się cisnąć ku wyłomowi w murze, aby przezeń dostać się w obręb twierdzy. Nagle zabrzmiał straszliwy huk, niby trzask pioruna rozdrabniający się na mnóstwo gromów pojedynczych. To kartaczownica zakręcona ręką serdżona zabrała głos w bitwie. Dwadzieścia pięć lówek armatnich, rozłożonych w wachlarzowato, sypnęło gradem kulne gromady dzikich, cisnących się w wyłom. Deszcz ołowiu zdruzgotał rozbójników i zmiatał ich setkami. W mgnieniu oka oczyścił plac boju. Straszliwe wycie makolololów odpowiedziało na huk kartaczownicy, lecz okrzyk ten słabnął, a wreszcie ucichł. Zrazu wypuścili chmurę strzał, lecz te nikogo nie dosięgły. Przewybornie sprawia się maleńka! zawołał buszman zbliżając się do serdżona. Gdy się pan zmęczysz wygrywaniem na tej katarynce, to pozwolisz, ażebym jadał koncert. Lecz kartaczownica zamilkła. Makololowie, przerażeni straszliwym skutkiem śmiertelnego narzędzia, pierzchali na obie strony, szukając gdzie można schronienia, pozostawiając paskowisz gęsto pokryty trupem. Zaledwie atak dzikich zelżał. A natychmiast pułkownik Eweres i Mateusz Struks, korzystając z chwilowej przerwy, pobiegli na basztę, by spojrzeć w lunetę. Ani wycia dzikich, ani grożące niebezpieczeństwo nie przeraziło ich. Bez najmniejszego wzruszenia, a z dziwnie zimną krwią wpatrywali się kolejno w otwór lunety tak spokojnie, jak gdyby znajdowali się w swoich uniwersyteckich obserwatoriach. Za chwilę okrzyki znowu zabrzmiały, oznajmiając ponowienie się walki, lecz dwaj uczeni pilnowali po kolei swego stanowiska, nie zwracając uwagi na dzikich. W istocie zacięta walka zawrzała z nową gwałtownością. Już nawet i kartaczownica nie mogła poradzić tłumom pchających się ślepo wszystkimi wyłomami ze straszliwym wyciem. Jeszcze przez pół godziny Europejczycy bronili im każdej stopy ziemi. Oblężeni, Broni, zawdzięczając opór, dotąd otrzymali zaledwie kilka lekkich draśnięć asagajami. Mimo kilkuset poległych, zajadli dzicy cisnęli się naprzód. Broniący się dotrzymywali placu. Zażartość obu stron wzrastała. Nagle około w pół do dwunastej Mateusz Struks, stojąc według kolei przy lunecie, przypadł bez tchu do pułkownika strzelającego do dzikich. Twarz Mateusza okazywała silne wzruszenie. Malowało się na niej zachwycenie połączone z pomieszaniem. W jego kapeluszu drgała jeszcze świeżo wypuszczona strzała. Ujrzawszy Everesta, zawołał drżącym głosem. — Sygnał! Sygnał! — Co? Co? — krzyknął pułkownik, nabijając broń. — Sygnał! Widziałeś go? — Widziałem! Everest, wypaliwszy do jednego z wodzów nieprzyjacielskich, wydał okrzyk triumfu i popędził ku baszcie, a zanim sztruk zbladły od wzruszenia — tam ukląkł przy lunecie i powstrzymując bicie serca, patrzył w nią. Patrzył, zapominając o śmierci wiszącej mu nad głową, o całym świecie. Na szczycie wolkili jaśniał sygnał. Widział go wyraźnie między kratkami włosów rozciągniętych przed soczewką lunety. Ostatni trójkąt otrzymał nareszcie punkt oparcia. Zaiste wzniosły to widok. Wśród grzmotu strzałów, pośród wycia rozżartej hordy dzikich i zgiełku bojowego, Dwóch uczonych przy szkle lunety, obojętnych na śmierć, pamiętających tylko o spełnieniu naukowego zadania, gdy lada chwila mógł ich ugodzić morderczy pocisk, albowiem właśnie tłumy makolalów sforsowały wyłom, i gdyby nie kartaczownica, gdyby nie ser John Bushman i majtkowie, już by cały garnizon legł pod ich ciosami. A kiedy załoga z ostatnim wysiłkiem broniła każdej pięć ziemi. Everest i Strux schyleni nad kołem powtarzającym bez przerwy mierzyli rozwartość kąta. Powtarzali kilkakrotnie jeden i ten sam pomiar, ażeby uniknąć błędu. Balander zaś z największą flegmą zapisywał w rejestr wyniki ich obserwacji. Niejednokrotnie strzała zadrasnęła głowę któregoś z uczonych i ugrzęzła w ścianie drewnianej baszty. Lecz uczeni zatopieni w pracy nawet o tym nie wiedzieli. Jeden patrzył na gorące światło, drugi odczytywał podziałkę przez lupę na kole, a trzeci pisał. Jeszcze jedna obserwacja zawołał Strux, przesuwając lunetę. Wtem wielki kamień wyrzucony silną ręką wytrącił rejestr z ręki palandra i o mało nie zgruchotał lunety. Lecz właśnie operacje zostały ukończone i położenie sygnału oznaczone z dokładnością jednej tysięcznej sekundy. Pozostało tylko uchodzić, by zachować rezultaty znakomitej pracy. Dzicy zaczynali się cisnąć do kazamat i lada chwila mieli opanować basztę. Pułkownik Everest i jego koledzy pochwycili broń. Palander porwał narzędzia i rejestry i wybiegli poza obręb baszty wyłomem prowadzącym na ścieżkę, którą się można było dostać do szalupy. Ale w chwili, gdy zaczęli na dół zstępować, Struks zawołał. A nasz sygnał! w rzeczy samej należało odpowiedzieć na sygnał dwóch młodych astronomów, bo dla dokładności przedsięwziętego pomiaru trzeba było, ażeby William Emery z Zornem ze swej strony otaczali kąt rozwartości i niezawodnie na szczycie Walkir niecierpliwie oczekiwali ukazania się ognia na Skorsuwie. Jeszcze jeden wysiłek, zawołał pułkownik. I podczas gdy jego towarzysz z największą trudnością powstrzymywali nawałę dziki Everest wpadł do baszty. Była to budowa z drzewa wysuszonego na skwerze słonecznym. Dość było jednej iskry, aby zajęła się płomieniem. Awerest, zapaliwszy zwitek papieru, rzucił go na leżącą w kącie kupę wiórów. Buchnęły płomienie. A dzielny astronom wypadł z baszty w celu połączenia się z towarzyszami. Nagły pożar zwrócił całą uwagę dzikich. Korzystając z tego, załoga spuszczała się stromą ścieżką, unosząc wspólnymi siłami kartaczownicę, której nie chcieli porzucić. Dostrzegli ich Makolelowie, ale za późno, bo już byli na łodzi. Maszynista stosownie do rozkazów trzymał parę w pogotowiu, puszczono w ruch maszynę, a statek natychmiast odbił od brzegu i posunął się na otwarte jezioro. Posłano dzikim, stojącym w osłupieniu na krańcu góry Salwę, która jeszcze kilkunastu zwaliła. Wkrótce szalupa odpłynęła tak daleko, że można było dojrzeć pożar na szczycie Skorsiła. Baszta płonęła jak pochodnia, a światło jej niezawodnie było widać z wierzchołka Potężnym okrzykiem powitała załoga statku pożar baszty, która jak latarnia morska rozrzucała daleko w przestrzeń snopy światła. William i Zorn posłali swym kolegom gwiazdę, a ci odpowiedzieli im słońcem. Rozdział dwudziesty Nowe zniknięcie palandra O świcie parowiec przybił do północnego brzegu jeziora. Nie dostrzeżono tu śladu makololów. Pułkownik i jego towarzysze, trzymający dotąd broń w pogotowiu do strzału, spuścili kurki. Statek spłynął do wąskiej przystani, jakby wydrążonej pomiędzy dwiema wysokimi skałami. Bushman, Sir John i jeden z majtków poszli na polowanie. Okolica była zupełnie pusta, nie śladu dzikich. Natomiast na wielką pociechę zgłodniałych snuło się mnóstwo zwierzyny. Wśród wysokich traw i gęstych zarośli przemykały rącze antylopy. Na jeziorze pływały stada dzikich kaczek i innych ptaków wodnych. Myśliwi powrócili z bogatym łupem. Pułkownik i jego towarzysze mogli po długim głodzie odżywić się zwierzyną, której im już nie miało zabraknąć. Tegoż dnia, 5 lutego, rozbito obóz na brzegach jeziora Nagami nad wpadającym do nich strumieniem w cieniu rozłożystych drzew. Było to miejsce zborne, wspólnie naznaczone, gdyż NUMBO wyraźnie zapowiedział, aby na nich czekano nad brzegami jeziora przy strumieniu. Everest i Strux rozgościli się tu, wyglądając powrotu kolegów, który niezawodnie miał być łatwiejszy, aniżeli wyprawa na Walkiri. Po przebytych trudach kilka dni wypoczynku było im bardzo na rękę. Balander korzystał z tego czasu, żeby obliczyć wyniki ostatniego pomiaru trygonometrycznego. Mokum i sir John rozkoszowali się, polując zapalczywie w okolicy tak obfitej w Wielce szanowany Anglik chętnie zakupiłby to Eldorado myśliwskie, gdyby je tylko można było przenieść do Szkocji. Dnia 8 lutego usłyszano wystrzały. Był to sygnał zapowiadający powrót oddziału Williama. Wnet ich ujrzano. Wszyscy mieli się wybornie. Odnieśli Teodolit, jedyny nieuszkodzony, jaki teraz posiadała Międzynarodowa Komisja. Nie potrzebujemy nadmieniać, z jaką radością witano przybywających. Nieszczędzono sobie nawzajem powiększowań. W kilku słowach opowiedzieli swoją wyprawę. Droga była nadzwyczaj mozolna. Najpierw zmarnowali dwa dni na błądzeniu w rozległej puszczy rozłożonej u stóp góry. Igła magnesu była ich jedynym przewodnikiem. Nie mogąc znaleźć punktu orientacyjnego. Nie doszliby nigdy do Walkiri, gdyby nie nadzwyczajna roztropność Numba. Ukazywał on zawsze i wszędzie poświęcenie. Droga na wysoki szczyt była bardzo niedostępna, stąd nastąpiło opóźnienie równie dla nich, jak i dla pozostałych na Skorsiu bardzo przykre. Na koniec udało im się dosięgnąć szczytu Walkiri. Ustawiono sygnał i w nocy z 4 na 5 lutego wzniecono światło elektryczne. Światło to wzmocnione potężnym reflektorem było tak silne, że natychmiast po zabłyśnięciu dostrzeżono je w lunecie Scorsiua. William i Michał z równą łatwością zobaczyli płynącą basztę. Za pomocą teodolitu i koła powtarzającego zdjąwszy położenie skorsiła, dopełnili pomiaru ostatniego trójkąta, którego wierzchołek stanowił szczyt Walkiri. A czy oznaczyliście szerokość geograficzną tej góry? — zagadnął pułkownik Williama. — Jak najdokładniej? — Odparł Emery. Za pomocą zmierzenia gwiazd w Zenicie. Więc szczyt znajduje się pod 19 stopniem, 37 minutą, 35 sekundą i 337 tysięcznych, odparł Zorn. Bardzo dobrze, moi panowie. Zadanie nasze można uważać za spełnione. Zmierzyliśmy łuk południka na przestrzeni 8 stopni za pomocą 63 trójkątów, a skoro ostatecznie sprawdzimy nasze obliczenia, — Będziemy mogli oznaczyć wartość stopnia, a zatem i długość metra w tej części kuli ziemskiej. Okrzyk radości wydarł się z piersi członków komisji na tę pomyślną wiadomość. — Teraz nie pozostaje nam nic więcej — dodał pułkownik — jak dostać się rzeką Zambezi do Oceanu Indyjskiego. — Wszak pan się na to zgadzasz, panie Struks. — Nie inaczej — odrzekł astronom — Lecz podważę się nadmienić, że działanie nasze należy sprawdzić. Proponuję więc, abyśmy jeszcze poprowadzili dalej sieć trójkątów ku wschodowi, aż do znalezienia miejsca stosownego do założenia nowej podstawy na gruncie. Tylko tym sposobem nasz pomiar będzie mógł być skontrolowany. Wniosek Sztraksa przyjęto bez sprzeciwu. Uznano, że skontrolowanie dotychczasowych prac, począwszy od pierwszej podstawy, jest niezbędne. Postanowiono więc rozciągnąć ku wschodowi sieć trójkątów pomocniczych aż do chwili, gdy jeden z boków tych trójkątów będzie mógł być pomierzony na gruncie platynowymi sztabkami. Parowiec miano wyprawić przodem, ażeby oczekiwał astronomów poniżej sławnych wodospadów w Wiktorii na Zambezi. Po umówieniu się czterej majtkowie wsiedli na szalupę i puścili się jednym z dopływów Zambezi. Zmniejszony zaś oddział pod przewodnictwem Bushmana puścił się ku północnemu wschodowi i rozpoczął dalsze prace. Nowe punkty łatwo się nastręczały. Ustawiono więc celowniki, zakładano nawet trójkąty i mierzono je dokładnie. Bushmanowi powiodło się schwytać kwagę, którą poskromiwszy użył do przenoszenia reszty instrumentów, mianowicie teodolitu, sztabek platynowych, listewek i drewnianych podstawek mających posłużyć do pomiaru podstawy, na które szczęście ocalały wraz z szalupą. Pochód odbywał się dosyć szybko. Obserwacje mało go opóźniały – Łatwo było w tym górzystym kraju wynajdować miejsca wznieślejsze do ustawienia celowników. Jasna pogoda uwolniała astronomów od obserwacji nocnych. Wędrowcy znajdowali schronienie w cieniu ogromnych drzew obfitych w tej okolicy przed upałem słonecznym, który łagodził wpływ licznych strumieni przeżynających przebywaną Ukrainę. Polowanie obficie zaspokajało potrzeby małego oddziałku. Krajowcy nie ukazywali się wcale. Prawdopodobnie hordy Makololów plądrowały południowy brzeg jeziora na na próżno szukając łupu, który im umknął. Stosunki między pułkownikiem a Struksem były bardzo dobre. Zdaje się, że o dawnym współzawodnictwie osobistym zapomnieli. Nie było wprawdzie pomiędzy nimi szczerej przyjaźni, lecz byli względem siebie nader uprzedzający. Przez dwadzieścia jeden dni, aż do drugiego marca, nie zaszło nic godnego wspomnienia. Próżno starano się znaleźć miejsce dogodne do wymierzenia podstawy. Nigdzie dotąd nie natrafiono na teren płaski, jakiego wymaga pomiar. O ile dość było wzgórz potrzebnych do triangulacji, o tyle znów zbywało na równinach. Oddział posuwał się wciąż w kierunku wschodnio północnym trzymając się prawego brzegu rzeki Szobbe, jednego z najznakomitszych dopływów Zambezi, starając się wszelako ominąć Maketo, główną osadę makololów. Wszystko więc sprzyjało uczonym i pewni już byli, że powrót odbędzie się szczęśliwie, że nie natrafiając na przeszkody wynikające z powodu gruntu lub braku pożywienia, nie będą dalej wystawiani na przykre próby, jakich dotąd doznawali. Wyprawa przebywała obecnie okolice znane już europejczykom i powinna była wkrótce przybyć do osad zwiedzanych już przez Livingstona. Nie bez słuszności więc przypuszczali, że największe trudy już się skończyły. Nikt jednak nie jest w stanie przewidzieć, co go może spotkać. W istocie zaszedł wypadek, który o mało nie naraził wyprawy na zupełne i niczym niewynagrodzone straty. Mikołaj Polander był bohaterem, a raczej ofiarą tej przygody. Wiadomo, że nieustraszony, ale nadzwyczaj roztargniony matematyk, zwykł był częstokroć zapędzać się gdzieś daleko od swoich towarzyszy. Na równinach zapominanie się to nie pociągało za sobą niebezpieczeństwa, bo bardzo prędko odnajdywano zbłąkanego. Lecz w okolicach lesistych roztargnienie palandra mogło sprowadzić następstwa bardzo groźne. Dlatego też strukcji Bushman tysiąckrotnie upominali go, ażeby nie odchodził od karawany. Palander obiecywał stosować się do przeszkód i nie niecierpliwił się nawet tą zbytnią troskliwością. Czcigodny ten mąż nie domyślał się nawet, że jest roztargniony. Otóż właśnie w dniu 2 marca nagle spostrzeżono nieobecność palandra. Po wzajemnych wypytywaniach się i objaśnieniach okazało się, że nie ma go od kilku godzin. Oddziałek przebywał właśnie w wielkie knieje podszyte krzewinami, nie dopuszczające daleko sięgać wzrokiem. Należało się trzymać w ściśniętej gromadce, gdyż w gąszczu z trudnością przyszłoby odszukać śladów zbłąkanego. Andrzej, jak zwykle zatopiony w rachubach, szedł z ołówkiem w jednej, a rejestrami w drugiej ręce, a nie zauważając tego, odłączył się od gromadki i zniknął w zaroślach. Można sobie wyobrazić niepokój wszystkich, gdy około czwartej z południa zatrzymawszy się na spoczynek, ujrzeli, że palandra nie ma. Przygoda z krokodylami tkwiła jeszcze żywo w pamięci i sam chyba rachmistrz zdołał o niej zapomnieć. Trwoga opanowała wszystkich i niepodobieństwem było iść dalej, dopóki nie odnalazłby się palander. Zaczęli wydawać krzyki, ale nikt nic nie odpowiadał. Bushman i marynarze rozbiegli się naokoło, przetrząsając w półmilowym promieniu krzaki, badając gąszcze, strzelając z fuzji daremnie. Palander się nie zjawił. Niepokój wszystkich był nadzwyczaj żywy, a struks nadto irytował się niezmiernie niedołężnością niezaradnego towarzysza. To już po raz drugi powtarzał się z winy palandra nieprzyjemny dla wszystkich wypadek i gdyby z tego powodu pułkownik okazał Struksowi niezadowolenie, on nie mógłby nawet tłumaczyć się. W tak przykrych okolicznościach nie pozostawało nic innego, jak rozbić obóz w tym miejscu i zająć się jak najtroskliwiej odszukaniem zaginionego. Pułkownik i jego towarzysze zamierzali właśnie rozbić na łące leśne namioty, gdy nagle usłyszeli dziwny jakiś krzyk nie mający w sobie nic ludzkiego. Krzyk ten doszedł ich uszu z zarośli odległych o paręset kroków od obozowiska. A zaraz potem wybiegł z nich palander, pędząc bez tchu z głową gołą, włosami roztarganymi w podartych sukniach, których strzępy zwieszały się dokoła. Skoro nieszczęsny dobiegł do towarzyszów, zarzucono go zewsząd pytaniami. Matematyk był drżący i nieprzytomny. Z wytrzeszczonymi oczyma, zmienioną twarzą, blady, wystraszony, sapał straszliwie i bez ruchu. Na próżno silił się przemówić. Słowa nie mogły się wydobyć z bełkocących ust. Cóż się więc stało? Skąd to przerażenie? Dlaczego Palander odszedł od przytomności? Nikt nie umiał sobie wytłumaczyć. Na koniec z największym wysiłkiem zdołał wyrzec rejestry, rejestry. Słowa te przejęły astronomów dreszczem. Zrozumieli ich straszne znaczenie. Dwa rejestry, zawierające rezultat całorocznej pracy i niewypowiedzianych trudów. Rejestry, zawierające wyniki wszystkich obliczeń trygonometrycznych. Rejestry, z którymi uczony rachmistrz nie rozłączał się na chwilę, z którymi nawet sypiał, zaginęły. Palander ich nie miał. Czy je zgubił, czy mu je skradziono, mniejsza o to, zginęły. Wszystko więc wypadało robić od początku na nowo. W czasie, gdy towarzysze otaczali go w ponurym milczeniu, z wybuchnął. Zapomniał zupełnie, że to kolega, przyjaciel, człowiek uczony, bez względu na wszystko, wymyślał mu najobelżywszymi wyrazami, groził chłostą i wygnaniem, i o mało, że czynnie nie obraził. Ale palander na groźby i obelgi nic nie odpowiadał. Kiwał tylko głową. Jak gdyby potwierdzając ich słuszność, jak gdyby przeświadczał, że za popełnioną winę był jeszcze zbyt łagodny. A więc okradziono tego nieszczęśliwego? zapytał na koniec pułkownik. A diabeł go tam wie! krzyknął Strux z największym rozjątrzeniem. — Po cóż ten bałwan odchodził od nas, kiedy mu sto razy tego zakazywałem? Co się stało, to się stało, zauważył sir John. Przede wszystkim trzeba się dowiedzieć, czy zgubił rejestry, czy mu je ukradziono. — Czy panu kto ukradł rejestry? — zapytał, zwracając się do Palandra, który w niemej rozpaczy rzucił się na ziemię i pięściami walił po głowie. — Mówże pan, czy cię okradziono? — Palander kiwnął potwierdzająco. — A któż je skradł? Może Makolelowie? — Palander pokręcił głową na znak przeczenia. — Więc Europejczycy? — Nie — odrzekł matematyk przetłumionym głosem. — A więc któż? — — I gadaj, że dokroć set diabłów, ty głupcze! — krzyknął Sztruks, przeskakując z pięściami zaciśniętymi. — Pawiany! Pomimo okropnych skutków dla całej wyprawy, jakie zgubienie rejestrów pociągało za sobą, uczenie z wyjątkiem Sztrukso o mało nie parsknęli śmiechem. Palandre ukradły małpy. Bushman objaśnił, że podobne wypadki zdarzały się często. Widział on kilkakrotnie podróżnych okradanych przez pawiany. Małpy te licznymi stadami przebiegają lasy Afryki Południowej. Czwororęczni złodzieje okradli matematyka. Widać jednak, że się bronił zacięcia, jak świadczyła podarta w strzępy odzież, lecz to go nie uniewinniało. Gdyby był nie oddalał się, pawiany nie byłyby go splądrowały i nie wyrządziłyby niepowetowanej straty uczonej ekspedycji. Ileż walki, ileż trudów, cierpień i niebezpieczeństw przebyto, aby ułożyć owe rejestry, a jedno roztargnienie stało się przyczyną tak ogromnej szkody. Czyż warto było przedsiębrać podróż na południową półkulę i mierzyć południk na to tylko, aby jeden nie zdara? To mówiąc, pułkownik wstrzymał się, nie chcąc się znęcać nad nieszczęśliwym zgnębionym, tym bardziej, że Struks zapomniałszy z rozjętrzenia imienia i nazwiska Palandra, zastępował je najgrubszymi przydomkami. Trzeba było przecież coś radzić, a Bushman pierwszy o tym pomyślał. Ponieważ strata najmniej go dotykała, przeto w tym zamieszaniu sam jeden zachował zimną krew, gdyż wszyscy Europejczycy potracili głowy. — Panowie — odrzekł Mokum — pojmuję waszą rozpacz, ale nie traćmy drogich chwil. Pawiany okradły pana palandra, więc puśćmy się w pogoń za złodziejami — Małpy te nie zachowują skradzione przedmioty. Rejestrów nie zjedzą. Jeżeli więc wyśledzimy złodziei, to i rejestry się znajdą. Rada była dobra. Należało ją tylko jak najprędzej wykonać. Na tle propozycję palander odżył. Wziął kurtkę od jednego majtka, od drugiego kapelusz i oświadczył, że doprowadzi ścigających do miejsca, gdzie go napadnięto. Stosownie do udzielonych objaśnień zmieniono kierunek drogi i jeszcze tego wieczora oddziałek zwrócił się ku zachodowi. Maszerowali przez większą część nocy i cały dzień następny, ale nie natrafili na ślady rabusiów. Dopiero ku schyłkowi dnia Bushman po tropach i zadraśnięciach drzew rozpoznał, że niedawno przeszły tędy małpy. Palander oświadczył, że napastników było około dziesięciu. Myśliwi puścili się za świeżym tropem z nadzwyczajną ostrożnością gdyż pawiany są nader roztropne i przebiegłe i niełatwo się dają podejść. Bushman liczył tylko na to, że je zaskoczy niespodzianie. Na drugi dzień z rana jeden z marynarzy idący przodem dostrzegł jednego pawiana i cofnąwszy się ostrożnie, dał znać o tym Mokumowi. Ten dał znak, aby się zatrzymano w miejscu, a wziąwszy z sobą sergeona i Numba udał się z nimi na miejsce, gdzie Majtek dostrzegł pawiana. Wszyscy trzej posuwali się ostrożnie naprzód, ukrywając za drzewami. Wkrótce jeden, a potem cała gromada ukazała się pośród gąszczu. Trzej myśliwcy, ukryci za krzakami, śledzili je z natężoną uwagą. Było to stado pawianów o brudno-zielonej sierści. Cechowały je czarne uszy i twarz i długi, ruchliwy ogon. Zwierzęta te spore i silne, mają muskularne ciało. Szczęki wystające na kształt psich, uzbrojone w ostre zęby, które wraz z długimi pazurami stanowią ich broń, groźną nawet dla zwierząt drapieżnych. Ten rodzaj małp lubi się bezustannie włóczyć. Pustoszą pola obsiane kukurydzą i są postrachem burów, to jest dawnych osadników holenderskich na przylądku Dobrej Nadziei, napadając często gromadnie ich odsady. Pawiany dostrzeżone przez myśliwych były w nieustannym ruchu. Szczekały, skomniły jak psy, a żaden nie dostrzegł zaczajonych strzelców. Najważniejsze było pytanie, czy złodziej palandra znajduje się między nimi. Lecz Mokum dostrzegł na jednym z nich szczątki sukien matematyka. Nadzieja ożywiła Johna maraja. Nie wątpił, że rejestry skradła ta wielka małpa. Należało ją koniecznie dostać, lecz to wymagało niezmiernej przezorności. Tylko nieostrożne poruszenie mogło małpy spłożyć, a gdyby raz umknęły. Dopędzenie ich byłoby niemożliwe. Zostań tu, szepnął Mokum przewodnikowi. Jego dostojność i ja połączymy się z resztą towarzystwa i obmyślimy, jak osaczyć małpy. Lecz nie spuszczaj z oka tych włóczęgów. Nambo został na wyznaczonym miejscu. Bushman z serdżonem wrócili do pułkownika. Jedynym sposobem schwytania złoczyńcy było osaczenie stada. Europejczycy podzielili się na dwa oddziały. Jeden stanowił Strux emery i zorn oraz trzech majtków, którzy mieli połączyć się z numbem i podchodzić z nim półkręgiem drugi złożony z Mokuma, Sergiona, Pułkownika, Palandra i trzech innych marynarzy udał się w lewo, ażeby zająć tyły pawionom. Stosownie do zalecenia Bushmana posuwano się naprzód bardzo przezornie, z gotową do strzału bronią. Wszyscy mieli celować do pawiana złodzieja, którego łatwo było rozróżnić od innych pozdobytych na palandrzełach łachmanach. Palander był w dziwnym usposobieniu. Zamyślenie, flegma i zwykła nieprzytomność opuściły go. Rozjuszony, zapalony, darł naprzód i mokum zadawał sobie niemało trudów, aby powstrzymać jego zapał i nie dopuścić, żeby popełnił jaką niedorzeczność. Nic dziwnego. Dla samego astronoma odzyskanie rejestrów było kwestią życia lub śmierci. Myśliwi otaczali stanowisko pawianów rozległym kręgiem. Po dwudziestominutowym pochodzie Bushman uznał, że można już się zwrócić i, ścieśniając coraz bardziej koło, osaczyć małpy. Szli więc na powrót w odległości od 10 do 15 kroków, jeden od drugiego, zachowując jak najgłębsze milczenie, unikając zdeptania suchej gałęzi, wszelkiego szelestu, aby nie zwrócić uwagi zwierząt. Zdawało się, że to oddział północnoamerykańskich Indian tropiących wroga. Nagle na skinieniem okuma zatrzymali się wszyscy z bronią na oku, z palcem na cęglu. Stado pejonów ukazało się. Zdawało się że coś ich niepokoi. Stały na czatach. Stary wielki samieców, rabuś rejestrów, dawał niedwuznaczne oznaki obawy. Palander poznał go natychmiast. Małpa jednak nie miała przy sobie najmniejszego skrawka papieru. Ha. Łotr, rabuś, murknął uczony, zaledwie powstrzymując się. Wielka małpa, przelękniona i niespokojna, dawała jakieś znaki towarzyszom. Samice zarzuciły młode na plecy, zbiły się w gromadkę, samce krążyły około nich z niepokojem. Strzelcy podsuwali się coraz bliżej. Każdy z nich brał na cel dużego powiana, oczekując dogodnej chwili do strzału. Tym skutkiem mimowolnego poruszenia strzelba palandra wypaliła. Przekleństwo! krzyknął sir John, dając ognia ze sztucera — Odpowiedziało mu kilka strzałów, trzymał wypadły trupem, reszta szalonymi skukami, jakby na skrzydłach, przesadziła przez głowę myśliwych. Jeden tylko pawian, zamiast uciekać wraz z innymi, podskoczył ku ogromnej sykomorze. Ze zręcznością akrobaty wdarał się na jej pień i zniknął w gęstwinie konarów. Był to właśnie sprawca kradzieży. Tam są skradzione rejestry, zawołał Mokum i nie mylił się. Zachodziła obawa, żeby pawian nie uszedł, przeskakując z gałęzi na gałąź, lecz Mokum, celując z zimną krwią, dał ognia. Raniona w nogę małpa obsunęła się z gałęzi na gałąź, trzymając w ręce papiery wydobyte z dziupli drzewa. Palander dostrzegł je, rzucił się z wściekłością na pawiana i powstała walka. Ale jaka walka? Wściekłość ogarnęła matematyka. Na wycia małpy odpowiedział rykiem gniewu. Wzniosły się wrzaski rozdzierające. Nie można było wśród zapasów rozpoznać uczonego od małpy. Nie można było strzelać do pawiana z obawy ubicia matematyka. Strzelajcie, strzelajcie do obydwóch! — krzyczał Mateusz Sztruks. Pal diabli tego safanduę. I byłby niezawodnie sam wypalił, gdyby nie to, że broń miał rozładowaną. Walka toczyła się bez przerwy. Raz palander był na wierzchu, drugi raz pawian. Matematyk starał się zdusić małpę, a ta pazurami rozdzierała plecy, nie mogąc z zębami dosięgnąć, aż wreszcie Bushman, upatrzywszy stosowną chwilę, jednym uderzeniem siekiery rozpłatał jej łeb. Palander omdlał. Towarzysze cucili go i zaledwie z trudem wydobyli z zaciśniętych konwulsyjnie rąk rejestry, które cisnął do piersi. Ubite małpy zabrano do obozu. Złodziej rejestrów dostarczał bardzo smacznej pieczenie, którą astronomowie, być może, że przez uczucie zemsty, spożyli z wielkim smakiem. Rozdział 23. Wodospady Zambezi Rany palandra nie były ciężkie. Bushman, wielki znawca uzdrawiających właściwości roślin południowoafrykańskich, Obkładał mu plecy papką ze świeżych ziół z tak pomyślnym skutkiem, że matematyk mógł wyruszyć w dalszy pochód. Odniesione nad pawianem zwycięstwo dodawało mu sił. Przez pięć dni był człowiekiem dorzecznym i rozsądnym, lecz zwolna zaczął znów zapadać w roztargnienie i często zamiast odpowiedzieć na zadane pytanie, wymieniał szybko jakąś cyfrę logarytmiczną lub paralaksę, którejś z gwiazd stałych. Na no silne próby pozwolono mu zatrzymać jeden z rejestrów, ale drugi powierzono Williamowi i Zobaw, aby palander nie wpadł znów w jaką awanturę i obydwóch nie stracił. Proceszły szły szybko i dobrze. Chodziło już tylko o wynalezienie dogodnego miejsca, a mianowicie obszernej równiny dobrze zniwelowanej, na której można by wymierzyć drugą podstawę. Dnia 1 kwietnia wyprawa natrafiła na ogromne bagna, których przebycie opóźniło pochód. Za nimi znów napotkano liczne stawy, których woda mocno trąciła siarką. Naczelnik wyprawy, chcąc jak najprędzej wyprowadzić ją z tych niezdrowych okolic, nadał trójkątom znacznie większe rozmiary. Pomimo tych przeszkód, usposobienie i zdrowie wszystkich było wyborne. William, Emery i Michał Zorn cieszyli się bardzo, że naczelnicy ich żyli w tak dobrym jak nigdy porozumieniu. Zdawało się, że zapomnieli o zajściach międzynarodowych. Mój drogi mówił Zorn do Williama. Zdaje mi się, że po powrocie do Europy zastaniemy zawarty pokój, a więc będziemy mogli pozostać nadal przyjaciółmi, tak jak jesteśmy tu w Afryce. Ja także podzielam te nadzieje. Wojny dzisiejsze trwają krótko. Po paru bitwach zawiera się pokój. Wojna trwa już od roku, a więc niezawodnie powróciwszy do Europy zastaniemy ją skończoną. Ale nie masz zamiaru wracać zaraz do Cape Town? tam tamtejsze obserwatorium nie potrzebuje cię tak nagle i może przejedziesz się do Europy, a przy sposobności odwiedzisz mnie i obejrzysz nasze obserwatorium. Z największą chęcią, pod warunkiem jednak, że postarasz się potem o urlop i odwiedzisz mnie w Cape Town. Pokażę ci południowy firmament aż ku samemu biegunowi. Co to za śliczne konstelacje! Jakie niebo piękne! Mam właśnie sprawić paralaksę gwiazdy Krzyża Południa. Będziemy ją razem mierzyć. Nie rozpocznę tej pracy bez ciebie. A więc słowo? Słowo! Ale ty mi znowu pokażesz twoją mgławicę, o której twój czytałem wyborny artykuł zeszłego roku. Poczciwi chłopcy rozporządzali gwiazdami jakby swoją własnością. Czyją, że by jednak one były, jeżeli nie pracowitych uczonych, którzy poświęcają całe życie badaniu tych niezgłębionych przestrzeni. Do spełnienia jednak naszych życzeń, mówił William, trzeba przede wszystkim zakończenia wojny, Zdaje mi się, że prędzej nastąpi zgoda między państwami aniżeli zawarcie szczerego pokoju między Ewerestem a Straksem. Nie wierzysz więc w szczerość ich pojednania? Po tylu wspólnie przebytych pracach i niebezpieczeństwach? zapytał Zorn. Nie przysiągłbym na nią, mój kochany. Niczym współzawodnictwo narodów wobec współzawodnictwa uczonych i to jeszcze ciężko uczonych ludzi. Ponieważ jednak my nie dostąpiliśmy jeszcze tego stopnia uczoności. Możemy więc pozostać szczerymi przyjaciółmi. Zostaniemy i będziemy się kochać zawsze, odrzekł William, ściskając serdecznie przyjaciela. W jedenaście dni po stoczeniu walki z pawianami wyprawa dosięgła równiny rozciągającej się na kilka mil kwadratowych, należącej w pobliżu wodospadów Zembezi. Grunt nadawał się wybornie do zamierzonej operacji. W pobliżu znajdowała się wioska. Z kilkunastu zaledwie chady złożona zamieszkała przez plemię łagodne i spokojne. Przyjęło ono bardzo gościnnie Europejczyków, co było dla nich wielkim szczęściem, gdyż pozbawieni wozów, namiotów, bagaży, z trudnością mogliby się tutaj urządzić na dłuższy pobyt. Pomiar podstawy wymagał co najmniej miesiąca czasu, a koczowanie pod gołym niebem, choćby nawet pod konarami drzew lub w szałacach gałęzi, przedstawiało bardzo smutną perspektywę. Komisja naukowa zakwaterowała się więc w chatach krajowców wyprzątniętych na ich przyjęcie. Uczeni umieli bardzo dobrze przestawać na małym i byli bardzo zadowoleni. Chodziło jeszcze o jedną rzecz. O sprawdzenie poprzednich pomiarów to jest to zmierzenie jednego boku ostatniego trójkąta z jak największą ścisłością, którą jedynie otrzymać można było przez pomierzenie nowej podstawy na gruncie. W samej rzeczy po obliczaniu bok ten miał już matematycznie wyliczoną wartość. Im więc bardziej zbliżały się ta wartość do wartości otrzymanej z pomierzenia platynowymi sztabkami na gruncie, tym można by za doskonalszy uważać pomiar południka. Astronomowie zajęli się pomiarem bezpośrednim. Ustawiono jak poprzednio podstawki, pokładziono na nich drewniane listwy, a sztabki platynowe na tym doskonałym poziomie. Mierzący zachowywali przy tym drobiazkową ostrożność, jak przy pierwszym pomiarze, z uwzględnieniem wszelkich wpływów atmosferycznych, zmian termometru, staraniem się o jak najdoskonalszy poziom. Słowem, przy ostatnim pomiarze nie zaniedbali niczego, aby jak najsumienniej dokonać pracy mającej rozstrzygnąć o całym przedsięwzięciu. Pięć tygodni zajęła ta praca i dopiero w dniu 10 maja ukończono ją. Otrzymane rezultaty zapisywali palander i Emery. Im bardziej zbliżał się pomiar do końca, tym większy niepokój ogarniał członków komisji. Jakżeż sowicie byliby wynagrodzeni za swoje trudy, gdyby sprawdzenie pokazało, że ich dotychczasowe prace były dokładne i że wywiązali się dobrze z trudnego zadania. Po otrzymaniu długości pomiaru i zredukowaniu go do poziomu morza i do ciepłoty plus 16 stopni termometru 100 stopniowego, Mikołaj Palander i William Emery przedstawili komisji następujące liczby. Długość zmierzonej obecnie podstawy wynosi. 575,25 sążnia. Długość tejże podstawy z obliczenia według pierwszej podstawy i całej sieci trójkątów 575,11 sążnia. Różnica pomiędzy obliczeniem i pomiarem 14 setnych sążnia. A zatem tylko 14 setnych sążnia to jest mniej niż 10 cali, a jedna podstawa była odległa od drugiej. O 600 mil angielskich. Gdy wykonywano pomiar południka francuskiego pomiędzy Dunkierką a Perpignan, różnica pomiędzy podstawą w Melun a Perpignan wynosiła 11 cali. Zgodność liczb otrzymanych przez Komisję Afrykańską była jeszcze znakomitsza, trzeba zauważyć, że się odbywała w bardzo trudnych warunkach, w pustyniach afrykańskich, pośród niebezpieczeństw wszelkiego rodzaju. Co też tym bardziej podnosiło jej wartość. Potrójny okrzyk zabrzmiał na cześć tego pomiaru, jednego z najdokładniejszych w dziejach nauki. Jakaż więc była wartość południka w tej części kuli ziemskiej? Według ścisłego matematycznego obliczenia Mikołaj Palander oznajmił, że stopień południka zmierzonego przez połączonych uczonych wynosił 57 037 Toazów, czyli sążni francuskich. W roku 1752 uczony Francuz Lacalle wykonał pomiar na przylądku Dobrej Nadziei i obliczył, że długość jednego stopnia południka wynosi w tej części kuli ziemskiej 57 036 sążni francuskich. A więc pomimo przeszło 100 lat, jakie minęły między jednym a drugim pomiarem, różnica wynosiła zaledwie jeden sążeń, a wyniki otrzymane z dwóch pomiarów były do siebie bardzo zbliżone. Co do oznaczenia wartości metra, postanowiono wstrzymać się do nowego pomiaru, jaki zamierzono zrobić w przyszłości na półkuli północnej. Wartość metra powinna równać się jednej dziesięcio-milionowej części ćwierci południka ziemskiego. Według poprzednich obliczeń spłaszczenie ziemi przy biegunach wynosi 1,299 średnicy równikowej, czyli że osie zenitu jest krótszą o 1,299 część od osi równikowej. Że więc metr równa się 0,513108 sążnia francuskiego. Czy liczba ta jest ścisła? Wykażą to kiedyś dalsze pomiary, jakie mają przedsięwziąć nasi astronomowie. Prace geodyzyjne ukończono. Uczeni spełnili swoje zadanie. Należało wracać do Europy rzeką Zambezi, płynącą w kierunku odwrotnym do drogi, jaką miał przebyć Livingstone w swojej nowej podróży w latach 1858-1864. Podróżni puścili się w drogę i po przebyciu krainy przerażniętej licznymi potokami dostali się do wodospadów Zambezi, którym nadano nazwę Wodospadów Wiktorii. Wspaniałe to igrzysko przyrody zasługuje za miar na podziw. Wody Zambezi toczące się na milę angielską szeroko rzucają się nagle z wysokości dwakroć wyższej niż wodospad Niagary w czarną bazaltową przepaść. Z jej głębi wydobywa się przerażający huk, jakby spotężnione gromy niebieskie straszliwym grzmotem rozdzierały powietrze. Ponad wodospadem w tumanach mgły kroplistej drży w blaskach słonecznych przecudna podwójna tęcza. Przerażenie i zachwyt ogarnia widza napawającego się tym czarownym widokiem. Poniżej wodospadu, na gładkim już zwierciadle wód, kołysała się szalupa parowa, która przebyła tutaj przed dwoma tygodniami jedynym z dopływów Zambezi. Wszyscy się znaleźli tutaj i wszyscy wsiedli na statek. Nie wszyscy jednak. Na brzegu pozostali Mokum i Numbo. Mokum był więcej aniżeli przewodnikiem. Był on przyjacielem Anglików – Szczególnie z ser Johnem Maryjem bo kochali się serdecznie. Wspólne całoroczne pożycie, wspólne niebezpieczeństwa i wspólna obunamiętność myśliwska połączyła ich silnym węzłem. Ser John namawiał Bushmana, żeby popłynął z nim do Szkocji, ofiarując mu gościnność, choćby na całe życie. Ale Mokum nie był wolny. Przyjął zobowiązanie, że będzie towarzyszył Livingstonowi w nowej wyprawie, którą ten odważny wędrowiec zamierzał wkrótce rozpocząć, puszczając się w górę Zambezi. Mokun, wierny danemu przyrzeczeniu, nie mógł go złamać. Strzelec został dobrze wynagrodzony, lecz przyjemność sprawiły mu nie tyle pieniądze, ile upominki w broni i amunicji, a co więcej, ile serdeczne uściski, jakimi żegna jego Europejczycy. Szalupa puściła się z nurtem wód rzeki, wydostała się na środek koryta, a Sir John stał na tyle statku, powiewając to chustką, to kapeluszem, to Wreszcie wystrzałami żegnając swego przyjaciela Mokuma, dopóki nie zniknął mu z oczu. Mały parowiec szybko przeżynał fale Zambezi. Po obu brzegach leżało liczne osady krajowców, którzy wybiegali z chat i z zabobonnym przestrachem przypatrywali się dymiącemu potworowi, pierwszy raz widzianemu w tych stronach. Nikt nie śmiał nie tylko zaczepiać, ale nawet okazywać nieprzyjaźni płynącym, obawiając się ich gniewu. W dniu 15 czerwca statek zawinął do portu Kilimani, miasta na wybrzeżach Mozambiku, leżącego przy ujściu jednego z największych ramion Zambezi, w dziesięć miesięcy po opuszczeniu Kolombengu, w którym odebrali ostatnie wiadomości z Europy. Pułkownik Everest natychmiast po wylądowaniu złożył wizytę konsulowi angielskiemu dla zasiągnięcia wiadomości, co się dzieje w świecie. Nowiny nie były pomyślne, wojna ciągnęła się jeszcze z całym wysiłkiem obu stron wojujących. Wiadomość ta zrobiła przykre wrażenie na Europejczykach, tak ściśle z sobą połączonych interesem naukowym. Nie mówili nic o wojnie, lecz wybierali się w drogę do Europy. Statek kupiecki austriacki Santa Lucia miał odpłynąć do Suezu. Komisja naukowa postanowiła na nim odbyć żeglugę. W dniu 18 czerwca, w chwili wsiadania pułkownik Everest, zgromadziwszy swych towarzyszy, ze zwykłym spokojem przemówił do nich w te słowa: Panowie, po 18-miesięcznym wspólnym pożyciu, po wspólnym przejściu i zwyciężeniu różnych niebezpieczeństw, dokonaliśmy trudnego dzieła któremu uczona Europa przyklaśnie. Życie to i praca powinny związać nas dozgonną przyjaźnią. Mateusz Struks skłonił się pułkownikowi, nic nie odpowiadając. Dopóki jednak wojna się nie ukończy, mówił dalej pułkownik, musimy trzymać się z daleka, jako należący do państw z sobą wojujących. Płyniemy na jednym statku, lecz gdy prace dalsze nas obecnie nie łączą. Uważajmy się za płynących na dwóch odrębnych okrętach i unikajmy się wzajem. Toż samo miałem zaproponować pułkownikowi odrzekł zimno Mateusz Struks. Położenie wzajemne zostało więc jasno określone. Członkowie komisji płynęli na jednym parowcu, lecz nie widywali się z sobą, pędząc dnie i jedząc osobno. W kilkanaście dni potem Santa Lucia zarzuciła kotwicę w porcie Suezu. Astronomowie wysiedli z osobna, nie widząc się. Tylko William Emery zaczaił się poza maszczem, a gdy Zorn koło niego przechodził, zatrzymał go, uścisnął za rękę i rzekł: Ale my zawsze pozostaniemy przyjaciółmi, pomimo toczącej się wojny. Zawsze. Zaczekaj tylko, niech się raz skończy a wówczas zrobimy wspólną wyprawę na konstelację Krzyża Południowego. Koniec. Szanowny słuchaczu, dziękuję serdecznie za wysłuchanie kolejnej książki na kanale Audiobook Przygoda z Książką. Tylko przypomnę, szanowny słuchaczu, że jeśli chciałbyś się stać częścią tej przygody, możesz mnie wesprzeć, chociażby na Patronite lub na BuyCoffee. Szczegóły w opisie filmu. Pozdrawiam.